Juliusz Wern. Keraban Uparty. Czyta Robert Fraś. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Van Mitten i Lokaj i jego Brunon przypatrują się i rozmawiają, nie mogąc zrozumieć, co się to znaczy. Dnia 16 sierpnia o godzinie 6 wieczorem Wielki Plac Tophane w Konstantynopolu zazwyczaj tak ludny i gwarny był, cichy, posępny, prawie pusty. Zaledwie tu i ówdzie przesunęło się kilku cudzoziemców zdążających ku wąskim, ciemnym, błotnistym, pełnym żółtych psów uliczkom prowadzącym do przedmieścia Pera. Jest to dzielnica wyłącznie niemal zamieszkana przez Europejczyków. Białe jej domy silnie odbijają od czarnego tła cyprysów rosnących na wzgórzach. Gdzież się podziały te tłumy zwykle plac ten zalegające? Ci Persowie w czapkach z Astrachanu, Grecy tak elegancko noszący fałdziaste fustanelle, Czerkesi w wojskowym ubiorze, Gruzjanie w rosyjskim, Arnauci w haftanowych kaftanach i nareszcie Turcy – ci Osmanlisowie, ci potomkowie starożytnego Bizancjum i Starego Stambułu. Gdzież się podzieli? Nie na ten koniec. Jak na to tak taki za portem w właściwym mieście turysta spotkałby też samą ciszę i toż samo opustoszenie. I z drugiej strony Złotego Rogu takież panowało milczenie. Cały amfiteatr Konstantynopola zdawał się w śnie pogrążonym. Czyż nikt tam nie czuwał? Jestże tu ów przechwalony Konstantynopol, to marzenie wschodu urzeczywistnione wolą Konstantyna i Mohameda IV? Takie pytanie zadało sobie dwóch cudzoziemców chodzących po Topchanę. Byli to Holendrzy przybyli z Rotterdamu: Jan van Mitten i służący jego Brunon, dziwnym zrządzeniem losu zagnani na krańce Europy. Któż nie zna van Mitena, prawdziwego typu Holendra? Lat 45, blondyn. Oczy niebieskie, broda i faworyty żółte. Twarz mocno rumiana. Nos nieco za krótki odnośnie do rozmiarów twarzy. Duża głowa, szerokie ramiona, wzrost nieco więcej niż średni. Brzuch zaczynający się mocno zaokrąglać. Nogi więcej zalecające się siłą niż wytwornym kształtem. Wyraz twarzy zapowiadający poczciwego człowieka. Pod względem moralnym, van Mitten nie odznaczał się mocą charakteru. Humor jego był jednostajny, usposobienie łagodne. Lubił towarzystwo, unikając sprzeczek. Należał do tych ludzi, o których mówią, że nie umieją mieć woli własnej. Wtedy nawet gdy im się zdaje, że się nią wyłącznie rządzą. Gdy weszli na plac topchane, Brunon rzekł do pana: Więc wtedy, panie, jesteśmy w Konstantynopolu? Tak, Brunonie, a zatem kilka tysięcy mil od Rotterdamu. Czy uznaje pan, że nareszcie dostatecznie jesteśmy oddaleni od Holandii? A, nigdy nie mogę być za daleko od niej, odrzekł van Mitten półgłosem, jak gdyby bojąc się, aby go nie usłyszano w Holandii. Brunon był wiernym i pełnym poświęcania sługom. Nie opuszczał pana swego od lat dwudziestu i to ciągłe pożycie wyrobiło w nim pewne podobieństwo. Był niby mniej niż przyjacielem domu, ale więcej niż sługą i z tego tytułu pozwalał sobie udzielać dobrych rad swemu panu, a czasami nawet i strofować, gdyż oburzało go, że ten że wszystkim pozwalał rządzić sobą, nie umiejąc oprzeć się nikomu. Dodać trzeba, że już czterdziestoletni i ciężki z natury Bruno unikał ruchu, nie cierpiał zmiany miejsca pobytu. Przez takie męczenie się, mówił, narusza się równowagę organizmu, osłabia się i chudnie, a ważył się co tydzień i bardzo chodziło mu o to, aby czasem nie stracił coś na wadze. Gorąco przywiązany do rodzinnego miasta i do Holandii, nigdy bez ważnych powodów nie byłby opuścił swego mieszkania przy kanale New Haven, bo nie wierzył, aby gdzie bądź na świecie mógł istnieć kraj piękniejszy od jego ojczyzny. A jednak dnia tego znalazł się w Konstantynopolu, dawnym Bizancjum, zwanym przez Turków Stambułem i będącym stolicą Turcji. Van Metten był bogatym kupcem z Rotterdamu, handlującym tytoniem i tabaką. Od lat dwudziestu był w ciągłych stosunkach z domem Karaban w Konstantynopolu, rozsyłającym do wszystkich części świata swe sławne, gwarantowane tytonie, cygara i tabakę. Skutkiem tak długich stosunków z tym znakomitym domem i nieustannej korespondencji, nauczył się dobrze języka tureckiego, którym władał jak najwierniejszy poddany padiszacha. Brunon, dobrze znający interesy handlowe swego pana, przez przywiązanie do niego, nauczył się także po turecku, aby mógł być mu pomocnym w stosunkach handlowych. Postanowili sobie wzajemnie, aby podczas pobytu w Turcji nie rozmawiać z sobą inaczej jak po turecku. A mówili tak płynnie, iż gdyby nie strój ich europejski, łatwo mogliby uchodzić za dwóch osmanliców starej daty. Gniewało to trochę Brunona, ale jako posłuszny sługa stosował się do woli pana i codziennie rano zapytywał go. Efendu z Nedir? Co znaczy, co pan rozkaże? A Van mi ten odpowiadał. pantalony pantalonymi forta. Co znaczy, oczyść mi sukni i pantaliony. Po tym objaśnieniu łatwo domyślić się, że Van Mitten i Bruno mogli swobodnie chodzić po Konstantynopolu, raz dlatego, że znali język turecki, a powtórę, iż nie wątpili, że czeka ich gościnne przyjęcie w domu Karabana, który dawniej odbył podróż do Holandii i zaprzyjaźnił się serdecznie ze swoim rotterdamskim korespondentem. I to właśnie było głównym powodem, że po opuszczeniu rodzinnego kraju, Van Mitten powziął myśl zamieszkania w Konstantynopolu. A Bruno choć z bólem serca, nie omieszkał mu towarzyszyć. Powoli na placu Topchane zaczęli ukazywać się nieliczni przechodnie, ale po większej części sami cudzoziemcy. Nareszcie pojawiło się kilku turków, którzy szli rozmawiając z sobą, a właściciel kawiarni istniejącej w środku placu, zaczął powoli, wcale się nie spiesząc, ustawiać niezajęte dotąd stoliki. Niem godzina upłynie. Mówił do towarzysza jeden z przechodzących turków. Słońce ukryje się w falach bosforu, a wtedy Wtedy będziemy mogli jeść, pić, a nade wszystko palić do woli, odrzekł drugi. Strasznie długi ten post ramadanu. Jak zwyczajnie, post! I przeszli. Dwóch cudzoziemców przechadzało się przed kawiarnią. Zabawni są ci turcy, mówił jeden z nich. Cudzoziemcy przybywający do Konstantynopola podczas tego nudnego postu musieliby powziąć nie bardzo korzystne wyobrażenie o tej stolicy Mahometa. Ba! odrzekł drugi, niby to Londyn zabawniejszym jest co niedziela. Turcy poszczą w dzień, ale umartwienie to wynagradzają sobie w nocy, i gdy tylko wystrzał armatni zwiastuje zachód słońca. Wraz z nim da się czuć zapach pieczonego mięsiwa, różnych napoi, dym z cybuchów i cygaretek, a ulice się zapełniają, przybierając zwykłą, ożywioną postać. Widać, cudzoziemcy ci mieli słuszność, gdyż w tejże chwili właściciel kawiarni przywołał Garsona rozkazując: Niech wszystko będzie gotowe. Za godzinę zgłodzeni postęp tłum nie cisnąć się będą na kawiarni. Trudno będzie dać sobie radę. Dwa i cudzoziemcy prowadzili z sobą dalszą rozmowę. Według mnie właśnie podczas tego ramadanu Konstantynopol najciekawszy przedstawia widok. Wprawdzie w dzień jest pusty i posępny jak środa popielcowa, ale za to noce są gwarne, hulaszcze, wesołe. Tak, sprzeczność jest rażąca. Gdy tak rozmawiali z sobą, Turcy spoglądali na nich z pewną zazdrością. — Szczęśliwi ci cudzoziemcy — rzekł jeden. — Mogą jeść, pić, palić, jak i co im się podoba. — Zapewne — odrzekł drugi. — Tylko że w całym mieście nie dostaliby teraz nic do zjedzenia lub picia. — Ba, bo nie wiedzą, gdzie się udać. — Kto tylko ma kilka piastrów w kieszeni, zawsze znajdzie usłużonego handlarza, który sprzeda mu co zechce, na mocy dyspenzy udzielonej przez Mahometa. — Przez Allaha! Zawołał jeden z Turków. Cygaretki na nic wyschnął mi w kieszeni, a nie mogę przecież zmarnować dobrowolnie doskonałego tytoniu za kilka parasów. I nie zważając, że ktoś może zobaczyć, Turek zapalił cygaretkę i puścił parę kłębów dymu. Ostrożnie! Zawołał jego towarzysz, gdyby nadszedł jakiś surowy ulema, mógłbyś... Eee, w najgorszym razie połknąłbym dym i nic by nie zobaczył. I przeszli w przyległą ulicę prowadzącą do przedmieść Pera i Galata. A, proszę pana, zawołał Bruno. Cóż to za szczególniejsze miasto? Oglądam się ciągle na prawo i na lewo, i od samego hotelu spotykamy zaledwie jakby cienie mieszkańców. Wszyscy dokoła śpią na ulicach, wybrzeżach, placach, nie wyłączając nawet żółtych wychudłych psów, którym nie chce się poruszyć, aby nas ukąsić. No, niech co chcą, prawią zapaleni podróżnicy. Włóczenie się po świecie nic nie warte. Stokroć wolę nasz ukochany Rotterdam i szare niebo starej naszej Holandii. Cierpliwości, Brunonie, cierpliwości, odrzekł spokojnie Van Mitten. Przecież zaledwie kilka dopiero godzin tu jesteśmy. Przyznaję, że Konstantynopol nie jest takim, jak marzyłem. Wyobraziliśmy sobie, że ujrzymy tu wschód w całej pełni. — Urzeczywistnienie z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, a tu jesteśmy jakby uwięzieni w głębi. — Olbrzymiego klasztoru, w pośród ludzi smutnych i ponurych jak więźnie — dodał Brunon. — Mój przyjaciel Karaban wytłumaczy nam, co to znaczy — rzekł Van Mitten. No Ale gdzież jesteśmy teraz? Jak się nazywa ten plac? Co to za wybrzeże? — pytał Brunon. O ile mi się zdaje, jesteśmy na placu Topchane przy końcu Złotego Rogu. Oto bosfor oblewający wybrzeże Azji. Piękny widok! odrzekł Brunon. A zwracając się ku pustej zawsze kawiarni, dodał: Zmęczyliśmy się bardzo chodząc na przedmieście, Pera. Słońce tureckie piecze jak ogień, i zdaje mi się, że koniecznie potrzebuje panu chłodzić się trochę. Ma to znaczyć, że ci się pić chce. Wejdźmy więc do tej kawiarni. I usiedli na ławeczce przed stolikiem stojącym przed wystawą zakładu. Garcą! krzyknął Brunon, po europejsku ręką w stół uderzając. Nikt się nie pokazał. Krzyknął drugi raz głośniej. Właściciel ukazał się w głębi zakładu, ale nie spieszył się przyjść. Cudzoziemcy! szepnął, zobaczywszy dwóch gości siedzących przy stoliku. Czy myślą, że. I dokończywszy, zbliżył się do nich. Kawadzi, podaj nam butelkę świeżej wody wiśniowej, rzekł Van Mitten. Wraz z wystrzałem armatnim, odrzekł spokojnie. Co? Woda wiśniowa z wystrzałem armatnim? Jakże jej nie słyszałem o takim napoju, zawołał Brunon. Jeśli jej nie ma, podaj jaki inny orzeźwiający napój, rzekł Van Mitten. — Z wystrzałem armatnim. — powtórzył Turek, wzruszając ramionami. — Czy oszalał ze swoim wystrzałem armatnim? — zawołał Brunon po holendersku. — Toć przecież musisz mieć kawę, sorbet. — Z wystrzałem armatnim. — Ani minuty prędzej. — I to powiedziawszy wszedł do zakładu. — Chodźmy stąd, proszę pana. Nie mamy co tu robić. Ten gbur Turek częstuje tylko wystrzałem z armat. — Chodźmy, może jaki inny będzie grzeczniejszy. Jaka szkoda, że nie zastaliśmy przyjaciela pana, rzekł Bruno, gdy powrócili na plac. Byłby nas objaśnił, co to ma znaczyć. Cierpliwości, Bruno, nie. Wszak powiedziano nam w kantorze, iż na tym placu spotkamy Karabana. Tak, ale dopiero o siódmej kajich jego ma tu przypłynąć, aby go przewieźć na drugą stronę Bosforu, do jego willi w Skutarii. O, jak tylko szanowny mój przyjaciel przybędzie, wytłumaczy nam wszystko, rzekł Van Mitten. Jest to prawdziwy Osmanlis, jeden z tych Turków starej daty nie chcący ani słyszeć o żadnych nowościach, o zmianie pojęć i zwyczajów, protestujących przeciw wszelkim wynalazkom nowoczesnego przemysłu. Wolą oni jechać dyliżansem niż koleją żelazną, płynąć tartanem niż statkiem parowym. Od lat dwudziestu, jak prowadzę z nim interesa handlowe, nie dostrzegłem ani cienia zmiany w pojęciach i poglądach mego przyjaciela. Gdy przed trzema laty odwiedził mnie w Rotterdamie, przyjechał tam pocztą i zamiast ośmiu dni podróż ta zajęła miesiąc czasu. Znałem wielu ludzi upartych, ale o takim jego uporze pojęcia nawet nie miałem. Dopiero się zdziwi zobaczywszy pana w Konstantynopolu, rzekł Brunon. Spodziewam się, bo też chciałem sprawić mu niespodziankę. W jego domu będziemy dopiero w prawdziwej Turcji. — O, keraban za nic na świecie nie przywdziałby błękitnej zwierzchniej szaty i czerwonego fezu, tego stroju w nowych turków. — Co to, jak się kłaniają, wyglądają jak odetkane butelki? — rzekł Brunon. — Och, ten kochany, niezrównany keraban. Pewny jestem, że i teraz będzie ubrany tak samo, jak kiedy był u mnie w Rotterdamie. Turban ogromny, kaftan żółty lub cynamonowy. — Tak jakby jaki handlarz daktyli — zawołał Brunon. Tak, tylko że keraban mógłby sprzedawać nawet jadać szczerozłote dektyle. Handluje on tytoniem i tabaką, a więc najwłaściwszym w tym kraju towarem. Tu, gdzie palą od rana do wieczora i od wieczora do rana, sprzedaż tytonu musi kolosalne przynosić zyski. A gdzież są owi palacze? Nie spotkaliśmy ani jednego, a ja wystawiłem sobie, że co krok zobaczę gromadki Turków siedzących przed domami z ogromnymi cybuchami w ustach. A tu nigdzie, ani jednego palącego choćby cygaro, choćby cygaretkę. Ja sam pojąć tego nie mogę, Bruno, nie. Co prawda nasze rotterdamskie ulice daleko więcej zadymione są tytoniem niż ulice Konstantynopola. Czy tylko pewny pan jest, żeśmy nie zabłądzili? Czy rzeczywiście jesteśmy w stolicy Turcji? Założyłbym się, żeśmy przeciwną udali się drogą, że to nie złoty róg, ale tamiza z tysiącem swych statków parowych. Nie zapędzaj się tak, Bruno. Nie. nie przystoi to rodowi temu Holendrowi. Bądź spokojny, cierpliwy, flegmatyczny, jak twój pan, i nie dziw się niczemu. Wiesz, że opuściliśmy Rotterdam z powodu. Tak, tak, potwierdził Bruno potrząsając głową. Nie odezwij się z niczym podobnym wobec przyjaciela mego karabana. Mógłby się rozgniewać. Niech pan będzie spokojny. Będę się mieć na baczności. Ale kiedy już nie można się niczym ochłodzić, toć wolno przynajmniej zapalić fajkę. Mówiąc to, nakładał ogromną porcelanową fajkę i zapaliwszy ją zapałką, pociągnął kilka razy z widocznym zadowoleniem. Lecz w tejże chwili ukazało się znów na placu owych dwóch Turków, tak narzekających na umartwienia Ramadanu i ten właśnie, który bez skrupu zapalił cygaretkę, postrzegł Bruno idącego z fajką w ustach. Na lacha, zawołał. Otóż znów jeden z tych przeklętych cudzoziemców, pozwalających sobie lekceważyć zakaz koranu. O, tego nie ścierpię. Zgaś, że przynajmniej pierw twoją cygaretkę. Naturalnie. I rzuciwszy cygaretkę, podszedł wprost do poczciwego holendra niespodziewającego się bynajmniej podobnej zaczepki i wyrywając mu fajkę, zawołał. Jak usłyszysz wystrzał armatni? Moja fajka! krzyknął Brunon z gniewem. Jak usłyszysz wystrzał armatni, psie giałże. Ty sam pies, Turek, wrzasnął Brunon. Uspokój się, Brunonie, rzekł Van Mitten. To niechże mi przynajmniej odda fajkę, odrzekł z gniewem Brunon. Jak usłyszysz wystrzał, powtórzył Turek po raz trzeci, wsuwając fajkę do kieszeni kaftana. Chodź, Brunonie, rzekł Van Mitten. Nie należy ubliżać zwyczajom krajów, które zwiedzamy. Zwyczają złodziei? Chodź, mówię ci, mój przyjaciel Keraban dopiero o siódmej ma przybyć na ten plac. Pójdźmy się przejść dalej. Wrócimy tu w oznaczonym czasie. I pociągnął za sobą Brunona, mocno strapionego utratą ulubionej fajki. Gdy się oddalili, Turcy mówili sobie. Doprawdy, ci cudzoziemcy myślą, że im wszystko wolno. Nawet palić przed zachodem słońca. Chcesz ognia? Zapytał pierwszy, zapalając cygaro. I owszem, odrzekł drugi. Rozdział drugi. Intendent Skarpante i kapitan Jarchut rozmawiają o zamiarze, który poznać warto. Gdy Van Mitten i Brunon zwrócili się ku wybrzeżu, spoza meczetu Mahmuda wyszedł jakiś Turek i zatrzymał się na placu. Była godzina szósta. Po raz czwarty dnia tego Młedcini wychodzili na balkon minaretów, których nie może być mniej jak cztery w meczetach wznoszonych przez sułtanów. Głosy ich rozległy się zwolna ponad miastem, zwołując wiernych na modlitwę tą uświęconą formułą. La la ilallah, we Mohamed reku lallach. nie ma Boga jak Bóg, a Mohamed jest Boga tego prorokiem którego obejrzał się dookoła, popatrzył na nielicznych przechodniów, po czym z pewnymi oznakami zniecierpliwienia zaglądał w przyległe po placu ulice, chcąc zobaczyć, czy ktoś oczekiwany nie nadchodzi. Czyż ten Jarhut nie przyjdzie? mruczał. Wie przecież, że czekam go o oznaczonej godzinie. Przeszedł znów parę razy po placu i doszedł do kawiarni, w której Van Mitten i Brunon nic dostać nie mogli. Zasiadł przy stoliku, nic nie żądając od właściciela kawiarni ściśle zachowującego post ramadanu, gdyż wiedział, że nie nadeszła jeszcze godzina sprzedaży przeróżnych napoi rozrabianych w destylarniach otomańskich. Turek ten był to skarpanta intendent bogacza Safara, zamieszkałego w Trebizondzie w Anatolii, w owej części Turcji Azjatyckiej tworzącej południowe wybrzeże Morza Czarnego. Obecnie magnat Safar zwiedzał południowe prowincje Rosji, po czym miał przez Kaukas powrócić do Trebizondy, nie wątpiąc nawet, że intendent jego skarpant przeprowadzi pomyślnie polecone mu przedsięwzięcie. Był to człowiek śmiały, zdolny do wszystkiego, choćby do najniecniejszych czynów, byle zadowolić wszelkie zachciewki swego pana. I obecnie w podobnym celu przybył do Konstantynopola i oczekiwał na pewnego kapitana maltańskiego, takiego jak i on niego dziwca. Kapitan ten nazywający się Jarhut dowodził statkiem Guidare, żeglującym zwykle po Morzu Czarnym. Oprócz przemytnictwa, trudnił się ochodniejszym jeszcze handlem, to jest sprzedażą czarnych niewolników z Sudanu, Etiopii, Egiptu, na co rząd turecki dobrowolnie zamyka oczy. Skarpant niecierpliwił się coraz więcej, a Jarchut nie przychodził. Czy ten pies nie przychodzi? mruczał. Czy mu to wypadło? Onegdaj musiał opuścić Odessę. Powinien więc był przybyć do tej kawiarni o oznaczonej przeze mnie godzinie. W tejże chwili oczekiwany Jarhud pokazał się na wybrzeżu. Spojrzał prawo i na lewo i zobaczył Skarpanta, który natychmiast wstał i poszedł ku niemu. Nie mam zwyczaju czekać, Jarhudzie, krzyknął. Niech mi Skarpant przebaczy, ale zrobiłem co było tylko w mojej mocy, aby się stawić na wyznaczoną schadzkę. Przybywam w tej chwili koleją, pociąg się nieco spóźnił. Kiedy wyjechałeś z Odesy? Onegdaj. A twój statek? Czeka w porcie Odeskim. A czy możesz liczyć na załogę? Najzupełniej. Są to także Maltańczycy, całkiem oddani temu, co im hojnie płaci. Dobrze. Jakież przywozisz wiadomości, Archudzie? Złe i dobre zarazem, odrzekł, zniżając głos. Powiedz, że najpierw złe. Złą jest wiadomość, że Amazja, córka bankiera Selisna z ma narzeczonego. A zatem porwanie jej stanie się daleko trudniejszym i wymaga większego pośpiechu, mówił zniżając głos. Co za jeden jest ten narzeczony Amazji? spytał Skarpant. Młody turek z Konstantynopola, nazwiskiem Achmed, siostrzeniec i spadkobierca bogatego kupca z Galata, Karabana. Czymże handluje ten karaban? Tytoniem i na tym handlu zrobił ogromny majątek. Nie ma więc chwili czasu do stracenia. Gdzież jest obecnie Ahmed? W się. A w Keraban W Konstantynopolu. Czy znasz tego Ahmeda, Jarkudzie? Cóż to za człowiek? Młody, ma być bardzo odważny i niełatwa będzie z nim sprawa. Czy jest zupełnie niezależnym? Nie. Zależny jest od swego wuja i opiekuna, bogatego karabana, który kocha go jak syna i podobno niedługo ma przybyć do Odessy, aby być na jego weselu. Czyż nie można by jakimś sposobem opóźnić wyjazdu karabana? Byłoby to nader pożądane, gdyż mielibyśmy więcej czasu, ale jak tego dokazać? To już twoja rzecz, Jarchudzie, odrzekł Skarpant. Pamiętaj tylko, że wola mego pana Safara musi być spełniona. I młoda Amazja powinna być odstawiona do Trebizondy. Nie pierwszy to już raz Guidara opłynie w jego interesie wybrzeża Morza Czarnego. Wiesz więc, jak hojnie płaci za oddane mu usługi. Ba, wiem z doświadczenia. Mimo jednak tego radbym wiedzieć, co safara skłania do wykonania tak drażliwej i niebezpiecznej awantury. Powiadają, odrzekł Skarpant że to wszystko przez zemstę, jaką Safar przejęty jest zarówno dla Selima, jak i Karabana. Zresztą, co nas to obchodzi? Gdy głupi z gniewu wścieka się i wyrzuca pieniądze, dlaczegożby mędrszy nie ma z tego korzystać? Zapewne, zapewne, potwierdził Jarchut. Ale mówiąc między nami, jeżeli zamierzone małżeństwo utrudnia tę sprawę, to z drugiej strony nastręcza mi sposobność wejścia do domu bankiera Selima. Jestem także ich handlującym. Mam na statku bogaty zbiór najpiękniejszych materii jedwabnych i przeróżnych przedmiotów, mogących łatwo w młodej, narzeczonej wzbudzić chęć ich posiadania. Liczę więc na to, że uda mi się ściągnąć ją na pokład i, korzystając z tej sposobności, odpłynąć, zanim dowiedzą się o porwaniu. Doskonały pomysł i powinien by się udać, tylko staraj się dokonać tego w największej tajemnicy. Bądź spokojny odrzekł Maltańczyk. Działaj więc niezwłocznie. Ale wiele potrzebujesz czasu, aby z odescy przybyć do Trebizondy? Biorąc w rachubę brak przyjaznego wiatru i burze miewające miejsce na Morzu Czarnym, żegluga może potrwać trzy tygodnie. Około tego czasu będę już w Trebizondzie, a i mój pan także tam przybędzie. Nie zapominaj, że rozkazał najsurowiej, abyś z tą młodą dziewczyną obchodził się z jak największym uszanowaniem i wysokimi otaczał względami. Pragnie zemścić się, ale nie dręczeniem niewinnej dziewczyny. Spełnię wolę twego pana. Pragnąłbym gorąco, żeby mi się powiodło, co wtedy jedynie nastąpi, jeżeli zajdzie jaka przeszkoda niedozwalająca karabanowi wyjechać niezwłocznie. Czy znasz tego kupca? Znam! I nagle, zbliżając się do Jarchuda, dodał cicho. O wilku mowa. A wilk tu? Co takiego? Czy widzisz tego otłego mężczyznę wychodzącego z pera? To keraban. Odsuńmy się na bok i nie traćmy go z oczu. Wiem, iż codziennie odpływa do swej willi w Skutari. Jeśli będzie trzeba, udam się drugą stroną Bosforu, aby się dowiedzieć, kiedy zamierza wyjeżdżać. Wmieszawszy się w tłumy coraz więcej napływających przychodniów, Skarpant i jarduch umieścili się tak, aby mogli wszystko widzieć i słyszeć. Co nie było trudnem, gdyż karaban miał zwyczaj mówić głośno, nie troszcząc się o to wcale, że zwraca powszechną uwagę. Rozdział trzeci. Karaban zdziwił się niewymownie, spotkawszy przyjaciela swego Wanmitena. Karaban wyglądał z twarzy na lat czterdzieści, stuszy przynajmniej na pięćdziesiąt, a w rzeczywistości miał czterdzieści pięć. Ruchy miał bardzo poważne, niezbyt długą, siwiejącą już brodę, czarne, bystre i przenikliwe oczy, podbródek czworograniasty, nos zagięty jak dziób papugi, usta zaciśnięte za otwarciem których ukazywały się śnieżnej białości zęby. Wysokie czoło, środkiem którego rysowała się prostopadle głęboka zmarszczka zdradzająca upór charakteru. Wszystko to połączone nadawało mu całkiem odrębną postać, którą raz zobaczywszy, zapomnieć nie można było. Miał na sobie ubiór starych turków zachowujących starodawny strój z czasów janczarów, wielki zwężony u dołu a rozszerzony u górze turban. Szerokie, bufiaste pantaliony opadające na safinowe papucie, kaftan bez rękawów, zdobny wielkimi guzami, pas z bogatego szala i żółtą zwierzchnią suknię, drapującą się okazale. Ubiór ten starodawny różnił się najzupełniej odnoszonego obecnie przez tak zwanych młodych Turków przejmujących zwyczaje europejskie. I sługa jego, dwudziestosiedmioletni Nizip, Nosił strój staroturecki, jak w niczem, taki w tem nie ważyłby się sprzeciwiać panu. Wierny i nieograniczenie oddany panu nie miał żadnych pojęć ani zdań osobistych. Obydwaj wchodzili na plac topchany i karaban swoim zwyczajem rozprawiał głośno, nie troszcząc się, czy go kto słyszy, czy nie. Otóż nie! wołał. Niech sallach ma w swej opiece. Ale za czasów janczarów, gdy tylko wieczór zapadał, każdy mógł robić, co mu się podobało. Nie, za nic w świecie nie poddam się nowym wymysłom policyjnym i jak mi przyjdzie chęć, będę robił po ulicach bez latarki w ręku, choćbym miał wpaść w dół i rozbić sobie nos, lub zostać szarpanym przez włóczące się psy. Włóczące się psy? powtórzył Nizib. I nie męcz mnie daremnie twemi niedorzecznymi namowami, bo przez Mahometa tak wyciągnę twoje uszy, że ich wielkości będą ci mogli pozazdrościć sam oślarz i jego osioł. Oślarz i jego osieł powtórzył Nizip, który, jak łatwo się domyślić, nie namawiał pana do niczego. I jeśli naczelnik policji skaże mnie na karę pieniężną, to ją zapłacę, ale nie ustąpię! wołał uparciuch. Jeśli każe wziąć mnie do kozy, ale nic i w niczym nie ustąpię. Tym razem Nizip skinął tylko potwierdzająco głową. Gdyby do tego przyszło, gotów był iść z panem do więzienia. — A, panowie nowi Turcy! — wołał, spostrzegłszy przechodzących kilku konstantynopolitańczyków przybranych w długie surduty i czerwone fezy. — A, chcielibyście narzucić nam prawa, sponiewierać dawne nasze obyczaje i zwyczaje. — Nic z tego! — nie zgodzę się na to do ostatniej chwili życia. Nizip, czy powiedziałeś memu Kademu, aby oczekiwał z Kajikiem o godzinie siódmej? Tak, panie. Więc czemuż nie ma go jeszcze? Nie wiem, panie, odrzekł Nizip. Nie dołęgo. Czyż nie wiesz, że jeszcze nie ma siódmej? A tak, nie ma jeszcze siódmej. Skądże wiesz o tym? Wiem, bo mój pan tak mówi. A gdybym powiedział, że jest godzina piąta? Byłaby godzina piąta, odpowiedział Nizip. Przez Mahometa. Trudno być większym głupcem. Tak, panie, potwierdził wierny sługa. A, mruknął keraban. Ten wiecznym potakiwaniem Gamon ten rozzłościł mnie nareszcie. W tejże chwili Van Mitten i Brunon znów powrócili na plac. A że wieczór zapadł i słońce kryło się poza wyżyny Starego Stambułu, dlatego Van Mitten nie poznał mijającego się z nim kerabana, który zmierzał ku wybrzeżu Galata ponieważ szli w przeciwnym kierunku, spotkali się z sobą, a pragnąc ominąć się, zwracali się raz na prawo, to znów na lewo. — Ależ, panie, ja chcę przejść i przejdę! — krzyknął Keraban, nie mający zwyczaju ustępować komukolwiek. — Owszem — odrzekł Van Mitten, próbując usunąć mu się grzecznie. — Przejdę, choćby nie wiedzieć co! — Ależ — odrzekł znów Van Mitten, aż nagle poznając, z kim ma do czynienia, zawołał. Tak, mój przyjaciel Karaban. A to ty, Van Mitten! zawołał zdziwiony niewymownie Karaban. Ty, tu, w Konstantynopolu? Ja, w mej własnej osobie. Kiedyż przyjechałeś? Dziś rano, przyjacielu Karabanie. I nie do mnie skierowałeś pierwsze twoje kroki? Owszem, przyjacielu, odrzekł holender. Poszedłem wprost do twego kantoru, ale nie zastałem cię już i powiedziano mi, że o siódmej będziesz na tym placu. Prawdę powiedzieli, kochany valmiten, zawołał Karaban. Nigdy nie spodziewałem się zobaczyć cię w Konstantynopolu. Dlaczego nie uprzedziłeś mnie? Tak nagle opuściłem Rotterdam. Jakiś ważny interes? Nie, odjazd dla przyjemności. Nie znałem ani Konstantynopola ani Turcji, a potem chciałem ci się odwzajemnić za odwiedzenie mnie w Rotterdamie. Jak to dobrze z twej strony, ale nie widzę pani van Mitten. Bo została w domu, odrzekł. Żona moja nie lubi wyjeżdżać i dlatego przyjechałem tylko z moim służącym Brunonem. Z tym oto tam, zawołał Keraban, wskazując ręką Brunona, który uznał za stosowne skłonić mu się po turecku, to jest obie ręce podnieść do kapelusza. Wystaw sobie, przyjacielu Karabanie, Brunon chciał opuścić mnie i odjechać, tak posępną, pustą i niewesołą wydawała się stolica Cesarstwa Otomańskiego. Chciał odjechać, nie prosząc mnie o pozwolenie, zawołał Keraban, marszcząc z brwi. Ależ bo miasto to wygląda jak cmentarz, rzekł Brunon. Sklepy puste, nie widać ani jednego powozu. Po ulicach przesuwają się tylko jakby cienie, a co gorsza, cienie te kradną fajki. Bo teraz Ramadan, kochany van Mitten, powiedział Keraban. Aha, teraz Ramadan, rozumiem, zawołał Brunon. Ale jeśli łaska, powiedz mi pan, co to jest Ramadan? Czas postu i umartwień, rzekł Keraban. Przez czas jego trwania od wschodu do zachodu słońca nie wolno jeść, pić ani palić. Ale za pół godziny, gdy wystrzał armatni, zwiastuje koniec dnia. Aha, teraz rozumiem, dlaczego wszyscy gadali mi o wystrzałach z armaty, zawołał Brunon. Ale jak słońce zajdzie, zobaczysz, kochany van Mitel, jaka czarodziejska zajdzie zmiana, mówił Karaban. Obumarłe miasto ożyje nagle. O, panowie nowi turcy nie zdołali jeszcze niemądremi swymi nowościami wyrugować starodawnych naszych zwyczajów. Niech ich mahomet wydusi. Widzę, przyjacielu Karabanie, że pozostajesz wiernym starodawnym obyczajom. Nie dość powiedzieć, że pozostałem wiernym, bo trzymam się ich uparcie. Ale wszak kilka dni zabawisz w Konstantynopolu. Tak, a nawet doskonale! Przez cały czas pobytu do mnie wyłącznie należysz. Nie opuścisz mnie ani na chwilę. Jesteś moją własnością. Zgoda, kochany przyjacielu, odpowiedział van mitten. Ty, Nizibie, zajmij się Brunonem. Rozkazuje abyś go zniewolił zmienić zdanie o prześlicznej naszej stolicy. Spełniając rozkaz, Nizip wciągnął Bruno na w tłum coraz liczny i plac zapełniający. A wiesz co, kochany przyjacielu, mówił Keraban, w sam czas przyjechałeś. Za sześć tygodni już byś mnie nie został w Konstantynopolu. Mam wyjechać do Odessy. Ale prawda, jeśli będziesz tu jeszcze, dlaczego nie miałbyś jechać ze mną? Kiedy bo. Mówię ci, że pojedziesz! zawołał Keraban. Zamyślałem odpocząć tu po znużeniu podróżą. Dobrze więc, odpoczniesz sobie tu, a potem przez jakie trzy tygodnie będziesz odpoczywać znów w Odeście. Przyjacielu Karabanie, ale to postanowione, przerwał Karaban. Przecież zaledwie przyjechawszy, nie zechcesz robić mi na przekór. Wiesz, iż mając słuszność, nie lubię robić ustępstw. Tak, wiem o tym, przyjacielu Karabanie. A potem trzeba przecież, żebyś poznał siostrzeńca mego Achmyta. Uważam go jak syna, gdyż nie mam własnych dzieci. To szkoda więc wtedy w Odeście poznasz Achmeta. Dziarski chłopiec, powiadam ci. Trochę artysta, trochę poeta, tylko co prawda nie cierpi handlu, w czym wcale niepodobny do mnie. Pojedziemy więc do Odessy na jego wesele. Więc się żeni? Tak, z Amazją, córką bankiera Salima, zarówno jak ja prawdziwego Turka. Uroczystość obchodzona będzie bardzo świetnie i wystawnie. Kochany Karabanie, wolałbym... Sądzę, że nie masz zamiaru sprzeciwiać mi się... — rzekł ostro Keraban. — Choćbym chciał, toś byś nie mógł — dodał Keraban. W tej chwili Jarduch i Skarpant przesunęli się bliżej i słyszeli, jak Keraban mówił do przyjaciela. — Tak więc stanęło na tym, że najdalej za sześć tygodni obydwa wyjeżdżamy do Odessy. — A wesele odbędzie się? — zapytał Van ten. — Zaraz jak przyjedziemy — odpowiedział Keraban. Jarduch pochylił się do ucha Skarpanta, mówiąc cicho. Sześć tygodni, mamy dość czasu. I nie opuszczając swego stanowiska, podsłuchiwali i podglądali dalej, a Keraban mówił jeszcze. Przyjaciel mój Selim, któremu zawsze pilno, i niecierpliwszy od niego, Ahmed, chcieli, aby małżeństwo niezwłocznie zostało zawarte. W czym co prawda mają zupełnie słuszny powód. Trzeba koniecznie, aby Amazja poszła za mąż przed skończeniem lat osiemnastu, bo straciłaby znaczną sumę, którą z tym warunkiem zapisała jej stara dziwaczka ciotka. Lecz ponieważ za sześć tygodni zacznie rok osiemnasty, napisałem więc im, że nic nie nagli i dość czasu odbyć wesele przed końcem przyszłego miesiąca. I zgodzili się na to? A jakże? Achmed tylko się niecierpliwi, ale darmo, musi słuchać. Co do mnie, nie puszczę cię już, mój przyjacielu. Kajkiem moim przepłyniemy Bosfor i będziemy obiadować w mojej willi w Skutarii. Zobaczysz jakie to śliczne mieszkanie. Pałacyk stoi na wzgórzu otoczony Cyprysami, a widok z niego na Bofor i Konstantynopol. O, prawdziwa Turcja jest tam, na brzegu azjatyckim. Tu to Europa, tam Azja. Tam nieprędko nasi surdutowi postępowicze przeprowadzą swoje nowości. Potoną wprzód w Bosforze, zanim tam dopłynął. Ale gdzież Nizip? — dodał oglądając się i wołając. Nizib! Nizib! Nizip przechadzał się z Brunonem na wołanie karabana, obaj przybiegli. Czemu kajdż nie przepłynął z kajkiem? zapytał karaban. Z kajkiem, powtórzył Nizip. Nie minie niego bastonada. Każe wyliczyć mu sto batów. Och! zawołał von Mitten. Pięćset! wołał karaban. Och! zawołał Brunon. Jak będziecie mi przeczyć, dostanie tysiąc. Panie mój, Rzekł Nizip, spostrzegam twego kajdziego. Opłynął szczyt seraju i dopłynie tu za kilka minut. Karaban ujął pod rękę Wanmitena, a jarduch i Skarpant, stojąc w pobliżu nie spuszczali ich z oczu. Rozdział czwarty. Karaban najupartszy z upartych stawia się hardo władzom otomańskim. Kadzi przybył zawiadomić pana swego, że kaik jego oczekuje w porcie. Kajków takich uwija się tysiące po wodach bosforu i złotego rogu. Są to łodzie dwuwiosłowe, ostro zakończone z obu stron, aby można było kierować nimi w podwójnym kierunku. Mają kształt łyżw 15 do 20 stóp długich, zbudowane są z drzewa bukszpanowego lub cyprysowego, a wewnątrz rzeźbione lub malowane. Szybko i nader zręcznie łodzie te płynąc, krzyżują się i wymijają w pięknej cieśninie oddzielającej wybrzeża dwóch lądów. Keraban z Van mittenem a za nimi Brunon i Nizip, skierowali swe kroki ku statkowi, gdy dał się widzieć ruch jakiś w tłumie zalegającym topane. Keraban zatrzymał się, pytając: Co się tam stało? W tejże chwili wchodził na plac naczelnik policji przedmieścia Galata otoczony strażą. Przed nim szedł doboż z bębnem i trębacz. Jeden uderzył w bęben, drugi zatrąbił i powoli nastała cisza. Zapewne znów jakie niemądre postanowienie zamruczał Keraban tonem człowieka umiejącego zawsze i wszędzie bronić swoich praw. Naczelnik policji rozwinął papier z urzędowymi pieczęciami i odczytał głośno następujące postanowienie. Z rozkazu Muszyra, przewodniczącego w Radzie Policyjnej, od dnia dzisiejszego nakłada się podatek 10 parasów na każdego przepływającego Bosfor, czy to z Konstantynopola do Skutarii, czy ze Skutarii do Konstantynopola, bez względu, czy płynąć będzie kajkiem, czy jakim bądź statkiem parowym lub żeglowcem. Każdy odmawiający opłaty tego podatku ulegnie karze pieniężnej lub więzieniu. Dan w pałacu 10 miesiąca Szabanu podpisano: Muszyr. Szmer niedowierzania powitał nowy ten podatek, wynoszący niecałe trzy grosze. Znowu nowy haracz! zawołał stary jakiś turek, który powinien był przecie oswoić się z finansowymi wymaganiami padiszacha. Dziesięć parasów. Cena pół filiżanki kawy, rzekł inny. Naczelnik, ogłosiwszy rozkaz, chciał pójść dalej, gdy wtem keraban zbliżył się do niego. Tak więc? Rzekł. Nowy znów podatek dotknie przepływających Bosfor. Taki jest rozkaz Muszyna. A postanowienie to kiedy wchodzi w wykonanie? Od chwili ogłoszenia. Więc, jeślibym, jak to mam zwyczaj codziennie, Dziś wieczorem udał się do Skutari, zapłaci pan dziesięć parasów. Tak pan sądzi? Zapytał keraban i, skrzyżowawszy ręce na piersiach, popatrzył śmiało w oczy naczelnikowi policji, mówiąc dalej głosem zdradzającym gniewne rozdrażnienie. Kajk mój oczekuje na mnie, a ponieważ zabieram ze sobą przyjaciela Van Mitena oraz mego i jego służącego, więc razem zapłacisz panu czterdzieści parasów. Ale cóż to dla niego znaczy? Nie o to chodzi, czy mi co to znaczy zapłacić czterdzieści parasów. Czy choćby sto, 100, tysiąc, czy sto tysięcy, czy pięćkroć. Dość, że odpłynę i nie zapłacę. Przykro mi, że muszę sprzeciwić się panu karabanowi, ale powtarzam, że nie dostaniesz się do skutarii, nie zapłaciwszy podatku. Otóż dostanie się, krzyczał. Nie. Tak mówię. Przyjacielu Karabanie, zaczął van mitten chcąc go odciągnąć. Dajże mi pokój, odrzekł gniewnie. Podatek ten jest niesłuszny. Któremu poddawać się nie należy. No, nigdy, przenigdy rząd starych Turków nie byłby obciążał podatkiem kajków Bosforu. Być może. Ale rząd Nowych Turków, potrzebując pieniędzy, nie waha się tego uczynić, odrzekł naczelnik policji. Zobaczymy! krzyknął Keraban. Żołnierze, zawołał naczelnik policji do towarzyszącej mu straży, rozkazuję wam czuwać nad wykonaniem nowego postanowienia. Chodź, van mitten! zawołał Keraban. Nizibie, Brunonie, idźcie za nami! Lecz jak tylko zwrócił się ku zejściu do portu, żołnierze zagrodzili mu drogę i musiał się zatrzymać. Z drogi! krzyknął przez Allaha! Przejdę i nie dam ani parasa! Pójdziesz pan, ale do więzienia i nie wyjdziesz z niego, póki nie zapłacisz wysokiej kary pieniężnej krzyknął zniecierpliwiony nareszcie naczelnik policji. Udam się do Skutarii! wrzeszczał Keraban. Nic z tego. Bez zapłaty podatku nie przepłyniesz w Bosforu. A do skutari niepodobna dostać się inaczej. — Tak sądzisz? — odparł keraban zacisnął przy pięście, czerwony jak burak. — Otóż mówię ci, że nie przepłynę Bosforu, nie zapłacę i nie będę w skutarii. — Doprawdy? — Tak, choćbym miał... choćbym miał opłynąć Morze Czarne. — Odbyć siedemset mil drogi, aby nie zapłacić dziesięciu parasów — zawołał naczelnik policji, wzruszając ramionami. Wolę przebyć tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy mil, niźli zapłacić niesłusznie choćby jeden, choćby pół parasa. Ależ mój przyjacielu, wtrącił van mitten. Dajże mi pokój! krzyknął Keraban. Dobrego piwa sobie naważył, rzekł Brunon do Niziba. Przyjadę przez Turcję, Charsonę, Kaukas, Anatolię i przybędę do Skutari, nie opłaciwszy ani parasa waszego niecnego podatku. Zobaczymy odrzegł z szyderskim uśmiechem naczelnik policji Nie zaczekasz pan na to długo krzyczał keraban rozzłoszczony do najwyższego stopnia Wyjadę dziś wieczorem Ależ przyjacielu kerabanie odezwał się znów van mitten pragnący odwieść go od tak szalonego zamiaru Cóż będzie z weselem siostrzeńca twego Achmeta Właśnie mi teraz wesele w głowie oburknął się keraban Skarpant szepnął Jarchudowi. — Chodź, nie mamy godziny do stracenia. — Rzeczywiście — odrzekł Maltenczyk. — Jutro pierwszym rannym pociągiem kolei andrynopolskiej jadę do Odessy. I obydwa odeszli. Jednocześnie keraban zwrócił się nagle do swego sługi. — Nizip! — słucham, panie. — Pójdź ze mną do kantoru. Chodzi ty, Van Mitten, i ty, Brunonie. Jedziemy razem. — Co? — zapytali oba z największym zdziwieniem. Nie inaczej. Zaprosiłem cię, przyjacielu, na obiad do Skutari, więc przez Mahometa. Będziesz obiadował tam ze mną, za powrotem. Jakże to prędko nastąpi? Zapytał zdziwiony van Mitten. Za miesiąc, za rok, za dziesięć, mniejsza o to. Przyjąłeś zaproszenie na obiad? Musisz zjeść go ze mną, odrzekł głosem niedopuszczającym zaprzeczenia. Pozwól, przyjacielu, karabanie. Nie, Van Mitten, nic nie pozwalam. I to powiedziawszy zwrócił się ku placowi Diabeł nie człowiek, rzekł Van Mitten do Brunona. Niepodobna mu się oprzeć. Jak to? Ulegniemy dziwactwu tego upartego fantastyka? Podobno to nastąpi, bo mniejsza gdzie będę, tu czy gdzie indziej, byle nie w Rotterdamie, odpowiedział. Ależ, panie... A skoro ja towarzyszę memu przyjacielowi, i ty musisz jechać, Brunonie. — Masz tobie, odpowiedział. No, chodźmy, zawołał keraban, a zwracając się do naczelnika policji, spoglądającego na niego z drwiącym uśmiechem, dodał. Wyjeżdżam dziś jeszcze. I na przekór wszelkim waszym postanowieniom dostanę się do Skutary, nie przepływając Bosforu, nie płacąc wam ani jednego parasa. Szczęśliwej drogi. Bardzo bym pragnął widzieć pana wracającego z tak ciekawej podróży, rzekł mu naczelnik policji. Wielką by mi to sprawiło przyjemność spotkać tu pana, gdy powrócę, odrzekł Karabana. Muszę jednak uprzedzić, iż jeśli opłata będzie jeszcze obowiązująca, nie pozwolę panu przepłynąć Bosforu, aby wrócić do Konstantynopola, jak tylko za uiszczeniem po dziesięć parasów od osoby, rzekł naczelnik policji. Jeśli ta niesłuszna opłata nie będzie zniesioną, potrafię wrócić do Konstantynopola, nie dawszy wam ani jednego parasa odrzekł Keraban. To powiedziawszy, wziął pod rękę van Mittena, skinął na Niziba i Brunona, aby szli za nimi i znikli w tłumie, przyklaskującym głośno temu stronnikowi starych Turków tak zawzięcie broniącemu praw swoich. W tejże chwili rozległ się wystrzał armatni. Słońce zaszło pod horyzont Morza Marmona, skończył się post Ramadanu, wierni poddani Padiszacha mogli wynagrodzić sobie długi dzień umartwień. Cały Konstantynopol zmienił się jak scena w teatrze. Głośne śmiechy i okrzyki radości zastąpiły ciszę zalegającą dotąd topanę. W mgnieniu oka rozpalono fajki, cygaretki, nargile, woń ich i dym rozchodziły się w powietrzu. Kawiarnie zapełniły się głodnymi i spragnionymi gośćmi. Ulubione na wschodzie potrawy pojawiły się na stołach i wystawach sklepowych. A małe lampki, przytwierdzone do miedzianych drutów, podnosiły się w górę i opuszczały na dół poruszane ręką właścicieli kawiarni. Stare miasto i nowe dzielnice świetnym zajaśniały blaskiem. Meczety, świętej Zofii, sulejmana Sułtana Achmeta, wszystkie gmachy religijne i świeckie błyszczały różnokolorowymi ogniami. Od jednego do drugiego minaretu ciągnęły się iluminowane ustępy z Koranu, jakby kreśląc jego zasady na ciemnym tle nieba. Przesuwające się po bosforze kajki z płonącymi lampkami, które fale poruszały nieustannie, migotały fantastycznie tak, iż zdać się mogło, iż gwiazdy ze sklepienia niebios spadły w jego łożysko. Wznoszące się na wybrzeżach pałace, wille stojące od strony Azji i Europy, Skutarii, dawne Chryzopolis i jego amfiteatr, piętrzące się domy, przedstawiały jakby rzędy ogni, których blask podwajał się przez odbicie w wodzie. Z dala dochodziły odgłosy tamborin, gitar. Taburek, fletów, rebelów połączone ze śpiewaniem psalmów wieczornych, a z wyżyn mineratów przeciągły głos muezinów rzucał rozbawionemu miastu ostatnie wezwanie do wieczornej modlitwy, składające się z jednego wyrazu tureckiego i dwóch arabskich. Allah Hekbir, Bóg jest wielki. Rozdział 5. Pan Keraban wypowiada swój pogląd na podróże i opuszcza Konstantynopol. Ponieważ Karaban zamierzał okrążyć Morze Czarne, musiał więc najpierw przebyć wybrzeża Rumelii, Bułgarii i Rumunii, aby dostać się do granicy rosyjskiej. Stamtąd należało przejechać Besarabię, Hersones, Taurydę, Kaukas, okrążyć północne i wschodnie wybrzeża Starego Pontus Euksinus, aż do granicy oddzielającej Rosją od cesarstwa otomańskiego. Na koniec wybrzeżami Anatolii na południe Morza Czarnego najupartszy z Osmanlisów dostałby się do Bosforu i skutary nie opłacając nowego podatku. Taka podróż obejmowała 650 agacz tureckich, czyli 2800 kilometrów. A licząc na mile tureckie, to jest na odległość, jaką koń pociągowy zwykłą jazdą może przebyć w godzinę, stanowiło to odległość 700 mil 25 stopniowych. Był to 17 sierpnia szabanu, zatem do 30 września ramadanu pozostało 45 dni. Tak więc, chcąc wrócić na tenże dzień, trzeba było odbywać po 15 mil na każde 24 godziny, gdyż w przeciwnym razie Amazja straciłaby prawo do spadku po ciotce. Bądź co bądź, keraban i gości jego nie mogli zasiąść do obiadu w willi w skutarii przed upływem 45 dni. Jednakże, korzystając z różnych istniejących na tej przestrzeni kolei żelaznych, można by zyskać na czasie i skrócić sobie drogę. Ale ani marzyć nie można było, aby ktoś zdołał namówić karabana do zajęcia miejsca w wagonie kolei, a tem samemu znania dobrodziejstw tego przemysłu i postępu, przeciw któremu on, stary turek, od czterdziestu lat walczył tak zawzięcie. Wolałby raczej całą tę drogę odbyć piechotą, niż zaprzestać powstawać przeciw pożyteczności wszelkich wynalazków europejskich. Toteż, gdy wieczorem, przybywszy do kantoru jego w Galata, van mitten nadmienił mu o kolejach otomańskich i rosyjskich, wzruszył ramionami i słuchać nawet o nich nie chciał. Zdobywszy się na odwagę, van mitten próbował go przekonać. Daremnie. Kiedy raz powiedziałem, że nie, to nie! krzyknął Karaban. Zresztą jesteś moim gościem, należysz do mnie. Powinienem więc myśleć i mieć staranie o tobie, a ty poddać się i słuchać. Niechże i tak będzie, odrzekł Holender. Nie mówmy więc o kolejach, ale jest to bardzo prosty środek dostania się do Skutarii, nie przepływając Bosforu i nie okrążając Morza Czarnego. Na przykład? Odpowiedział marszcząc z brwi. Jeśli dobry, zgodzę się. Jeśli zły, odtrącę. Doskonały, rzekł van Mitten. Więc mów prędko. Nie mamy czasu do stracenia. Trzeba się zająć przygotowaniami do podróży. Otóż, przyjacielu Karabanie, udajmy się do najbliższego od Konstantynopola portu na Morzu Czarnym. Tam wynajmiemy statek parowy. Statek parowy krzyknął Karaban, którego sama nazwa statek parowy doprowadzała do wściekłości. No, nie parowy. Prosty żaglowiec, szebek, tartan, karawel, jaki zechcesz. Dopłyniemy nim do jednego z portów Anatolii, na przykład do Kirpich, a stamtąd już spokojnie lądem dostaniemy się do Skutarii. I przez drwiny wypijemy zdrowie Muszyra. Keraban nie przerywał przyjacielowi i tenże mógł przypuszczać, że zgadza się na jego propozycję. Zresztą bardzo rozsądną i zadość uczyniającą jego miłości własnej. Lecz słuchając jej oczy, upartego turka zaiskrzyły się. Palce rąk kurczały i rozkładały, i nareszcie zacisnął pięście w sposób dość groźny, jakby powiedział Nizip. — Tak więc radzisz mi, abym unikając przepłynięcia Bosforu puścił się statkiem na Morze Czarne. Rzekł surowo. Zdaje mi się, że wypłatałbyś im dobrego figla. Odrzekł Van Mitten. A czy słyszałeś kiedy o pewnej chorobie, zwanej chorobą morską? Któż nie wie o niej? Pewnie sam nigdy na nią nie cierpiałeś. Masz słuszność, ale ta żegluga trwa tak krótko. Tak krótko. Wszak, zdaje mi się, powiedziałeś tak krótko? Niecałe sześćdziesiąt mil, odpowiedział Van Mitten. A choćby było pięćdziesiąt. Dwadzieścia, dziesięć, pięć, choćby nawet tylko jedna. I tego dla mnie za wiele, odpowiedział unosząc się karaban. Czy znasz Bosfor? Naturalnie, że znam. Wszak pod skutar i miał ja zaledwie pół mili szerokości. Rzeczywiście. Otóż, aby tylko najlżejszy wiatr się podniósł, gdy go przepływam w moim kajku, dostanę choroby morskiej. I dostałbym jej choćby na stawie, choćby w wannie. Czyż więc odważy się jeszcze doradzać mi podróż wodną, czy to szebekiem, tartaną, karawelną lub innym jakim podobnie zgubnym wymysłem? Ma się rozumieć, że poczciwy holender już ani pisnął i nie wspomniano już o morskiej podróży. Ale jakże odbyć zamierzoną drogę? W właściwej Turcji komunikacja jest bardzo trudną, przecież niezupełnie niemożebną. Na zwykłych drogach są stacje pocztowe i nic nie przeszkadza podróżnemu jechać konno ze swoją służbą, prowiantami i przewodnikiem, albo też trzymać się kuriera odbywającego podróż pocztową. Lecz że ten obowiązany jest pędzić i nie zatrzymywać się nigdzie, podróż zatem jest nadzwyczaj męcząca, prawie niemożliwa dla nienawykłego do niej. To też łatwo pojąć, że karaban nie zamierzał tym sposobem okrążać Morza Czarnego. Chciał jechać prędko, ale wygodnie. A więc zapytał po chwili przygotowany na wszystko Van Mitten: Skoro nie mamy jechać koleją ani płynąć statkiem, w jakiż sposób odbędziemy podróż, przyjacielu Kerabanie? Własnym powozem odpowiedział. Czyli i swymi końmi? Nie, końmi pocztowymi. Jeśli będą do wzięcia przez całą drogę. Znajdą się odrzekł Keraban. Ależ będzie cię to kosztować bajeczne sumy. Niech kosztuje co chce, odpowiedział zniecierpliwiony. Co najmniej tysiąc, a może i tysiąc pięćset lirów tureckich. A choćby i milion! krzyknął. Czy nareszcie skończyłeś już wynajdować zarzuty i trudności? Tak, odrzekł holender, skończyłem. Przecież! Ostatnie słowa wypowiedział takim tonem, że van Mitten nie śmiał żadnych już czynić przełożeń. Nadmienił tylko delikatnie, iż wprawdzie kazał przysłać sobie z Rotterdamu znaczną sumę, którą zamierza złożyć w banku konstantynopolskim. Ale przy sobie nie ma dość pieniędzy na taką kosztowną podróż. Że więc. Keraban nie dozwolił mu skończyć, mówiąc, że koszta podróży nic go nie mogą obchodzić, ponieważ jest jego gościem a on nie ma w zwyczaju kazać sobie płacić z zaproszonym gościom, etc., etc. Gdyby nie to, że bogacz z Galata posiadał stary, wypróbowany już powóz z fabryki angielskiej, musiałby chyba odbyć trudną tej daleką podróż turecką Arabą zaprzężoną w woły. Ale w wozowni jego stał doskonale utrzymany ów powóz, którym odbył już drogę do Rotterdamu. Był urządzony na trzech już podróżnych – na przodzie między rosarami było miejsce na wielki kufer i pakunki. Poza podłem był drugi duży kufer, a ponad nim kabriolet z wygodnym miejscem na dwóch służących. Ponieważ poczty powożą z konia, więc nie było kozła. Była to landara starego fasonu. Wyglądała dosyć śmiesznie dla obeznanych z tego powozami, ale nader trwała i mocna, mogąca wytrzymać najgorsze drogi. Keraban i Van Mitten mogli usadowić się wygodnie w głębi oszklonego powozu, a Brunon i Nizip w kabriolecie opatrzonym szybami i fartuchem. Przystąpiono niezwłocznie do przygotowań podróżnych. Wprawdzie Karaban nie mógł wyjechać tego wieczora, jak to powiedział, w zapale sprzeczki, ale pragnął przynajmniej na zajutrz równo ze światem opuścić Konstantynopol. Tak więc jedna noc tylko pozostawała na wybranie się w długą podróż i uregulowanie interesów. Przywołano pracowników kantorów w chwili, gdy ugodzeni postem mieli właśnie powetować sobie w jakiejś gar kuchni, a Inizip w takich razach był tak czynny i sprytny, iż za trzech mógł starczyć. Brunon wrócił do hotelu peszteńskiego stojącego w Pera, przy ulicy Wielkiej, gdzie stanęli przejechawszy... Aby zająć się przeniesieniem do kantoru pakunków pana i swoich, sam van mitten, widząc, że karaban nie spuszcza z niego oczu, nie śmiał się oddalić. Więc stanowczo już pan jedzie? zapytał go Bruno, odchodząc. A cóż nam robić? To szatan, nie człowiek, odpowiedział van mitten. I mamy objechać Morze Czarne? Tak, jeśli przyjaciel mój Karaban nie zmieni zamiaru, ale to nieprawdopodobne. Widziałem na jarmarkach kuglarzy pokazujących drewniane głowy Turków, ale żadna nie była tak twarda jak tego pańskiego przyjaciela, rzekł Brunon. Słuszne porównanie, choć nie bardzo grzeczne. A ja, proszę pana, cieszyłem się, że sobie odpocznę w Konstantynopolu, a tu znów nieprzewidziana podróż. Nie jest to podróż, Brunonie. To tylko przyjaciel mój Keraban inną niż zwykle drogą wraca do domu. Wytłumaczenie to nie uspokoiło jakoś Brunona, nie lubił zmieniać miejsca pobytu. A oto przez całe tygodnie, a może i miesiące, miał przebywać różne kraje, których wcale nie był ciekaw poznać, i może narazić się na niewygody i niebezpieczeństwa, czego wcale nie pragnął. To też z płaczliwą miną przekładał panu, aby zaniechał tej podróży, kończąc przerażającą przepowiednią. Zobaczy Pan, że spotka go jakie nieszczęście. Brunon udał się do hotelu i za parę godzin powrócił z tragarzami, którzy na plecach przynieśli pakunki. Ustawiono je w dziedzińcu dla upakowania, w powozie wytoczonym już z wozowni. Jednocześnie karaban porządkował interesa, wydawał rozporządzenia, sprawdzał stan kasy, napisał kilka listów i polecił zabrać znaczny zapas żywności, nie zapominając także o broni, aby być przygotowanym na wszelki wypadek. Zamówione konie pocztowe miały być przyprowadzone równo ze świtem, Godziny zaś oczekiwania do świtu przeznaczono na wieczerze i krótki odpoczynek. A gdy karaban dał znak wstawania, wszyscy zerwali się i ubrali w jednej chwili. Powóz upakowany i zaprzężony oczekiwał na podróżnych. Keraban powtórzył niektóre rozporządzenia pracownikom kantoru i wskazał Van Mittenowi otwarte drzwiczki powozu. Gdy ten zajął miejsce po lewej stronie, karaban siadł po prawej, a Brunon i Nizip weszli do kabrioletu. — Ach, mój list! — zawołał keraban w chwili, gdy już powóz miał ruszyć i spuszczając szybkę skinął na jednego z podwładnych, rozkazując, aby zaraz rano oddał go na pocztę. Był to list do kucharza, zawarty w tych słowach. — Obiad odłożony do mego powrotu. Niech będzie wytworny i nieprzegotowany. Powóz ruszył. Minął ulicę Przedmieścia. Przebył złoty róg mostem sułtanki Walidy i wyjechał przez nową bramę Jeni Kapussi. Karaban puścił się w drogę, niech go Allah strzeże. Rozdział szósty. Nasi podróżni zaczynają doznawać pewnych trudności, szczególnie w delcie Dunaju. Pod względem administracyjnym Turcja podzielona jest na wilajety, gubernatorstwa administrowane przez Walego, czyli gubernatora generalnego. Wilajety znów dzielą się na Sanjaki, czyli obwody rządzone przez Muste Sarifa, na Kazasy, czyli kantory administrowane przez Kajmakanów, na Hie, czyli gminy, którymi zarządza Mudir, czyli Wójt Wybieralny. Ale z tymi wszystkimi władzami keraban prawie nie potrzebował mieć żadnych stosunków przejeżdżając wilajety Rumeli, przez które ciągnie się droga wiodąca z Konstantynopola do granicy. Droga ta była najbliższą wybrzeży Morza Czarnego i przez to o ile było możebnym skrócała podróż. Czas był prześliczny, ochładzał powietrze wietrzyk wiejący od morza, mogący bez przeszkody latać po tym płaskim kraju. Dokoła roztaczały się wielkie łany kukurydzy, jęczmienia i żyta oraz piękne winnice utrzymujące się dobrze w południowych częściach Cesarstwa Ottomańskiego. Poza nimi wznosiły się piękne lasy dębowe, jodłowe, bukowe, brzozowe. Dalej rozrzucone tu i ówdzie kępy platanów, laurów, fig, karubi, a w miejscowościach bliskich morza drzewa granatowe i oliwne i inne właściwe tęże szerokością niższej Europy. Wyjechawszy bramą Jeni, udali się drogą wiodącą z Konstantynopola do Szumli, a stamtąd przez kilkillise do Adrianopola, z drugiej stolicy Turcji europejskiej. Gdy przejeżdżali około kolei żelaznej, pociąg właśnie przechodził. Jeden z podróżnych, wyglądających z wagonu, zobaczył powóz karabana ciągniony przez dzielne rumaki. Był to kapitan Jarduch, jadący do Odessy gdzie dzięki szybkości kolei będzie mógł stanąć daleko prędzej niż wuj młodego Achmeta. Zobaczywszy pociąg pędzony siłą pary, Van Mitten nie mógł się powstrzymać, aby nie wskazać go kerabanowi, mówiąc – Ech, przyjacielu, jadąc z koleją przejeżdża się prędko. – Jeśli się dojedzie, – odpowiedział keraban, wzruszając ramionami. W pierwszym dniu podróży nie stracili ani godziny czasu. Pieniądze usuwały wszelkie trudności na stacjach pocztowych. Konie i pocztylioni pędzili chętnie z podróżnym, płacącym tak hojnie. Dnia 12 sierpnia późnym już bardzo wieczorem przybyli do Burgas i musieli przenocować w tak zwanym Kani, bardzo nędznym zajeździe, gdzie spali daleko niewygodniej niż w powozie. Dnia 13 dojechali do Bułgarii, na południe poza Dobrucze, u stóp łańcucha Bałkanów. Tu już droga wielkie nastręczała trudności, ciągnąc się to przez bagniste doliny, to przez lasy roślin wodnych tak rozgałęzionych, że powóz zaledwie przedrzeć się przez nie zdołał, płosząc tysięczne stada słomek, bekasów i różnego ptactwa osiedlonego na tych górzastych przestrzeniach. Cierpliwość kerabana na ciężką tu wystawiona była próbę. Gdy trzeba było przybywać koniec łańcuchów Bałkanów, aby się dostać do Dobruczy przez tak strome pochyłości i załomy, że konie nie mogły ciągnąć razem. To też nie obeszło się bez narzekań, wygadywań i licznych oznak złego humoru. Szczególnie miejscami droga była tak niebezpieczną i trudną do przebycia, iż trzeba było przepłacać pocztynionów, aby jechali dalej, gdyż co chwila odgrażali się, że wyprzęgną konie i wrócą na stację. Dopiero to Keraban miał sposobność wymyślać i złożeczyć tego rządowi, tak źle utrzymującemu drogi, tak niedbającemu o wygodę poddanych, który umiał tylko doskonale nakładać przeróżne opłaty i podatki, obmyślać rozmaite zdzierstwa. Dziesięć parasów za przepłynięcie Bosforu. Dziesięć parasów, powtarzał jakby dotknięty monomanią. Van Mitten nic mu nie odpowiadał, widząc już z doświadczenia, że najlepsze zaprzeczenie pobudzało go do niepochabowanego gniewu. Z powodu braku zajazdów, w tym na wpółdzikim kraju, noce 19 i 20 sierpnia przepędzono w powozie. Dopiero nad ranem, przebywszy ostatnie odnogi Bałkanów, minęli granicę rumuńską i znaleźli się na gruntach Dobruczy, więcej nadających się na drogi powozowe. Turcy urodzajną tę okolicę Dobruczy nazywają dobrym krajem, w którym ziemia staje się własnością pierwszego, co ją zajmie. Jest ona zamieszkana, a przynajmniej przebiegana przez pasterzy tatarskich, a w części bliższej Dunaju zaludniona przez Wołochów. Ogromne te przestrzenie należące do Turcji stanowią niezliczony szereg płaszczyzn rozciągających się aż do lasów rozłożonych przy ujściu Dunaju, a rozpoczynających się u stóp ostatnich ogniw łańcucha Bałkanów. Na tym gruncie drogi wolne od stromych brzegów i raptownych spadków dozoliły jechać prędko. To też 20 sierpnia wieczorem stanęli w Barzdziku, gdzie karaban postanowił przenocować dla wypoczynku z wielkim zadowoleniem Brunona. Nazajutrz wyruszyli równo ze dniem i ujechawszy 24 mile w przeciągu 12 godzin, około ósmej wieczorem dojechali do kolei idącej z Kustenzji do Czarnej Wody. Jest to miasto nowe jeszcze, ale liczy już 20 tysięcy mieszkańców i zapewne w niedługim czasie stanie się jednym z ważniejszych. Tu z wielkim niezadowoleniem karabana nie mogli zaraz przejechać przez drogę kolejową, ponieważ pociąg nadchodził, i trzeba było czekać dobry kwadrans, zanim przeleciał długi szereg wagonów. Było co słuchać, jak zrzymający się stary turek piorunował na zarząd kolei żelaznych. Urzędnicy jego, mówił, utroili sobie, że im wszystko wolno, nie tylko rozmiażdżyć podróżnych, tak niemądrych, że zajmują miejsce w ich budach, ale i opóźniać podróż rozumnych, co wsiadać do nich nie chcą. — Ale zjedzą licha, dodał, jeśli potrafią dokazać tego, żebym nie spotkał kiedy jaki wypadek na ich kolejach. — Kto wie? — rzekł nierozważnie poczciwy Holender. Ja wiem, krzyknął z gniewem karaban. Nazajutrz cały dzień jechali pustą płaszczyzną, nie zatrzymując się na noc. Minęli Babadach, przybywszy Dunaj pod Tulczą, dostali się na deltę tej rzeki utworzoną z dwóch jej wielkich ramion. Poza koleją i granicą roztacza się bez Sarbia. ciągnie się ku północno-wschodowi na długość piętnastu mil, zrywając nieco wybrzeża Morza Czarnego. Pochodzenie nazwy Dunaju, o której już tyle prowadzono sporów, wywołało rozprawę geograficzną między Karabanem a Van Mittenem. Ale ostatnie słowo zostało jak zawsze przy Karabanie, utrzymującego, że nazwa Dunaj pochodzi od wyrazu zendyjskiego azdanu, znaczącego bystra rzeka. I Van Mitten, choć nieprzekonany, ustąpił jak zawsze. Lecz pomimo bystrości prądu, nie jest on w stanie pociągnąć i unieść całej masy wód rzeki i zawrzeć ich w licznych, wyżłobionych przez nie łożyskach i stąd trafiają się wielkie powodzie, z którymi liczyć się należy. Uparty Karaban nie chciał tego uczynić, pomimo udzielanych mu przestróg, i kazał jechać przez rozległą deltę. Nie był w niej zupełnie osamotniony. Towarzyszył mu liczny orszak dzikich gęsi, kaczek, hibisów, czapli, łabędzi i pelikanów. Karaban nie pamiętał o tym, że przyroda dlatego obdarzyła te wodne ptaki płetwami i wysokimi nogami, że trzeba posiadać płetwy lub szczudła, chcąc przebywać te przestrzenie tak często zalane w porze deszczowej, podczas wielkich przyborów wody. Otóż koniom zaprzężonym do jego powozu nie przyprawiono do nóg płetwa niż szczudę, aby mogły stąpać po ziemi przysiąkłej wodą skutkiem ostatniej powodzi. Poza ramieniem Dunaju, wpadającym do Morza Czarnego w Sulinie, grunt zamienił się w ogromne bagnisko, wśród którego zaledwie rysowała się droga prawie niepodobna do przebycia. Pomimo rad pocztylionów, do których przyłączył się van mitten, karaban kazał jechać i musiano spełnić jego rozkaz. Skończyło się na tym, że powóz zagręznął w błocie, tak że konie wyciągnąć go nie mogły. Jakież tu złe drogi i jak źle utrzymane! rzekł van mitten. Są jakie są i jakie być mogą pod tym rządem, mruknął Keraban. Może lepiej zawrócić i pojechać inną drogą. Lepiej jechać dalej tą, którą jedziemy. Ale jakimże sposobem? Bardzo prostym. Posłać do najbliższej wsi po więcej koni, odrzekł Keraban. A przecież wszystko nam jedno, czy przenosujemy w powozie, czy w jakim zajeździe. Nie było rady. Kazał Nizibowi i pocztyljonowi udać się do najbliższej wsi. Najbliższe jednak były tak daleko, już nie mogli wrócić prędzej niż przed wschodem słońca. Tak więc Karaban, Van Mitten i Brunon zmuszeni byli przebywać całą noc w tym ogromnym stepie, tak osamotnieni jak gdyby w najdalszych pustyniach środkowej Australii. Szczęściem, że powóz zagrzęźnięty do połowy kół nie zapadał głębiej. Noc była bardzo ciemna. Ciężkie, nisko opadające chmury pędzone wiatrem wiejącym od Morza Czarnego unosiły się w powietrzu. Deszcz nie padał, ale wilgoć unosząca się z gruntu napojonego wodą mokra była jak mogła polarna. O dziesięć kroków nic widać nie było. Dwie latarnie powozu rzucały blade światło przyćmione gęstą parą wydobywającą się z bagniska. A kto wie, czy jeszcze i tych nie należało zgasić, aby blask światła nie naprowadził na nich jakichś nieproszonych gości. Van Mitten zrobił tę uwagę, ale uparty Karaban nie chciał słuchać i latarnie nie przestały się palić. Rozdział Siódmy. Konie robią to nareszcie ze strachu, czego nie zdołał na nich wymóc bat pocztyliona. Była dziesiąta wieczór. Karaban, Van Mitten i Brunon, posiliwszy się częścią zapasów żywności zachowanych w kutrze powozowym, zapalili fajki i zaczęli przechadzać się po kawałku wąskiej ścieżki, której grunt nie ustępował pod nogami. — Zapewne nie masz nic przeciw temu, przyjacielu karabanie, abyśmy wsiedli do powozu i przespali się, zanim konie nadejdą. — Nie mam nic przeciw temu — odrzekł po głębokim namyśle co u niego było rzeczą niezwykłą. — Chcę wierzyć, że nie mamy się czego obawiać w pośród tej bezludnej płaszczyzny. — Ja chcę temu wierzyć — odrzekł Karaban. — Napaść jakaś jest prawie niepodobna — rzekł znowu holender. Prawie niepodobna — odpowiedział Karaban. — Z wyjątkiem napaści mustyków — zawołał Brunon, który klapnął się porządnie w czoło — aby zgnieść z tych natrętnych owadów. I rzeczywiście chmary tych żarłocznych owadów zaczęły gromadzić się koło powozu, zwabione zapewne światłem latarni. A jakże to niezliczona moc tych niegodziwców, rzekł van mitten. Wsiądźmy lepiej do powozu, bo nas zjedzą żywcem. Masz słuszność. Cała okolica dolnego Dunaju trapiona jest tymi żarłocznymi owadami. Aby się od nich uchronić, trzeba we dnie koszule i w ponczochy a w nocy całe łóżko obsypać proszkiem wyrabianym z pewnego gatunku rumianku, rzekł keraban. A nie mamy go na nieszczęście, rzekł Brunon. Któż mógł przewidzieć, że ulegniemy w bagnach do Bruczy? Odrzekł keraban. Mówiono mi, przyjacielu Van Mitten, że osiedliła się tu kolonia Tatarów Krymskich, którym rząd nadał rozległe grunta i przywileje, i owady te zmusiły ich do opuszczenia swych siedzib. — To, co teraz doświadczam, każe temu wierzyć. Wsiadajmy co prędzej — mówił Van Mitten, opędzając się chustką. Wsiadając do powozu, Karaban rzekł. — Jakkolwiek nie ma się czego obawiać. Dobrze przecież byłoby, żeby Brunon czuwał do czasu powrotu Nisbę i Pocztyliona. Nie obawiaj się jednak tych przechlętych komarów, gdyż powszechnie utrzymują, że nie kują nigdy dwa razy w jedno miejsce. Zapewne więc już niedługo dadzą ci spokój — rzekł Karaban. Tak, jak mnie zakują, ale przynajmniej niech mi wolno będzie czuwać w kabriolecie, odrzekł Brunon. Dobrze, bylebyś nie zasnął. Wsiadłszy do kabrioletu, spuścił oszklony fordekiel, dozwalający mu widzieć przestrzeń oświetloną światłem latarni i walcząc ze snem, rozmyślał nad dziwnym zbiegiem okoliczności, który jego dziecię starej Bastawi rzucił na drugi koniec Europy. I oto, mówił, Mam odbyć podróż okoła Morza Czarnego, dlatego że przyjaciel mego pana nie chciał zapłacić dziesięć parasów, które najchętniej dałbym z własnej kieszeni. A znowu te łotry mustyki. Choć pan karaban utrzymuje, że to komary. Wyjął tedy fajkę, nałożył ją, jakby nabijał broń palną, z której miał dać ognia. Zapalił, wciągnął dym całymi piersiami i wypuszczał kłębami. Roje mustyków zaczęły brzęczeć mocniej i nareszcie uciekły kryjąc się w najciemniejszych kątach kabrioletu. Nie chcąc ich więzić, opuścił ferdekiel i wszystkie uleciały, a inne, odstraszone dymem, nie śmiały się zbliżyć. Pozbywszy się groźnych nieprzyjaciół, Bruno odważył się wychylić głowę i rozejrzeć dokoła. Chwilami zrywał się wiatr gwałtowny i mocno wstrząsał powozem, ale ten tak przykuty był do gruntu iż można było nie bać się obalenia. Wpatrywał się w oddal, czy nie ujrzą światła zwiasującego powrót Niziba i Pocztyliona z końmi, ale noc czarna nic widzieć nie dozwalała. Jednak wpatrzywszy się bacznie w jedną stronę, zdawało mu się, że w odległości jakichś 60 kroków dostrzega jakieś iskrzące punkciki, prędko i cicho poruszające się już tu nad ziemią, już o parę stóp wyżej. Myślał z początku, że może jest to fosforencja błędnych ogników, wydobywających się z ognisk. Ale jednocześnie zwróciło jego uwagę, że konie zaczynają objawiać pewien niepokój. Wietrzyły i parskały silnie. Co to być może? myślał sobie. Nowy jakiś kłopot. Czyżby to były wilki? Nie było to niepodobnem. W delcie Dunaju znajdują się liczne gromady tych zwierząt zawsze zgłodniałych. Mogłyby więc zwęszyć konie powozu. Tam do licha, szepnął Brunon. Byłaby to gorsza sprawa niż z tymi mustykami. Dym swajki by ich nie odstraszył. Konie zaczęły objawiać coraz większy niepokój. Spinały się, chciały zerwać, silnie wstrząsały powozem. Świetlaste punkta zdawały się zbliżać. Jakieś głuche mruczenie mieszało się ze świstem wiatru. Zdaje mi się, że trzeba zawiadomić o tem mego pana i kerabana rzekł Brunon. Wyszedł więc z kabrioletu i otworzywszy drzwiczki, wsunął się do wnętrza powozu i zamknął je co prędzej. Obaj przyjaciele spali spokojnie obok siebie. Panie, panie! zawołał cicho, dotykając ramienia van Mittena. Palicho, natrętnika, co mnie budzi krzyknął zaspany holender, przecierając oczy. Proszę pana! Nie trzeba przyzywać licha, a szczególnie wtedy, gdy może jest bardzo blisko, rzekł Brunon. Kim jesteś? Brunon, sługa pański. A, to ty, Brunonie. Co tam zaszło nowego? Chciej pan, jeśli łaska, obudzić pana karabana, tylko nie tracąc czasu. Nie pytając o powód, wpół śpiący van Mitten wstrząsnął ręką towarzysza podróży. Bodaj to sen Turka, który ma zdrowy żołądek i czyste sumienie, a w tym właśnie wypadku znajdował się przyjaciel Van Mittena. To też nie od razu ten, że zdołał go obudzić. Nie podnosząc powiek, Keraban mruczał, jakby dając temu znać, że nie chce być obudzonym, a jeśliby i we śnie był tak uparty, jak na jawie, to chyba daremnie sililiby się, żeby go obudzić. Jednakże Van Mitten i Brunon tak nalegająco nim wstrząsali, iż nareszcie przebudził się. Przeciągnął, otworzył oczy i przemówił ospałym głosem. O, czy nareszcie niezypi pocztyli on przyprowadzili konie? Nie jeszcze, odpowiedział Van Mitten. Więc po cóż mnie budzicie? Bo choć nie ma koni, nadchodzą za to inne, bardzo podejrzane zwierzęta, zamierzające na nas napaść, rzekł Brunon. Co za zwierzęta? Chcieli pan wyjrzeć. Spuszczono szybę i Karaban wychylił głowę z powozu. Niech nas Allah strzeże! zawołał. Całe stado dzików! Keraban nie mylił się. W całej tej nadduńskiej okolicy znajdują się niezliczone stada dzików. Napad ich jest bardzo groźny i niebezpieczny. Cóż mamy robić? zapytał wadmiten. Siedzieć spokojnie, jeśli nas nie zaczepią. Bronić się, jeśli napadną. Ale dlaczego zwierzęta te miałoby na nas napaść? Przecież dziki nie są drapieżne ani mięsożerne, rzekł Van Mitten. Być może, odpowiedział karaban, więc może nie pojrzą nas, tylko rozszarpią. Trzeba zatem na wszelki wypadek przygotować się, odrzekł karaban. Obejrzeli i nabili broń. Van Mitten i Brunon mieli sześciostrzałowe rewolwery i pewną liczbę ładunków, ale stary Turek... Zacięty nieprzyjaciel wszelkich nowych wynalazków posiadał dwa pistolety tureckiego wyrobu, wysadzone drogimi kamieniami, pięknie wyglądające zapasem bogatego agi, ale niewiele warte. Dwudziestu dzików otoczyło powóz. Światło latarni, które zapewne ich zwabiło, dozwalało widzieć, jak się rzucały i ryły ziemię kłami. Były to zwierzęta ogromne i nadzwyczaj silne. Każdy z osobna mógłby rozszarpać całą sworę psów. "Czuły to dobrze konie, jak tylko posłyszały krzątanie licznego stada, zaczęły zrywać się, szarpać, rzucać w bok, tak, że trzeba było się obawiać, że złamią dyszel i porozrywają zaprząg." Wtem rozległo się kilka wystrzałów. To van Mitten i Bruno was strzały. Ugodzone kulami dziki rzuciły się na ziemię z wściekłym rykiem, a inne, rozwścieczone gorzej, uderzały na powóz, gwałtownie bijąc w niego kłami." W kilku miejscach przedziurawili drzwiczki i łatwo było przewidzieć, że mogą rozbić cały powóz. Źle z nami do set tysięcy! zawołał Brunon. Strzelać! krzyknął Karaban. I zaczął dawać ognia z pistoletów, na cztery razy, raz zaledwie trafiając. Czego przecież przyznać nie chciał. Bruno i van Mitten ranili znów kilka dzików. Te rzuciły się na konie, które, nie mogąc ruszyć się z miejsca, broniły się tylko kopytami. Szarpały silnie, chcąc zerwać postronki, ale te, zrobione z nadzwyczaj grubej i mocnej liny, oparły się ich usiłowaniom. Wtem nagle uczuli tak gwałtowne wstrząśnienie, jak gdyby oderwał się cały przód powozu. Może to i lepiej, rzekł Keraban, jeśli konie zbiegane popędzą stepem. Dziki pogonią za nimi i dadzą nam spokój. Ale przód powozu oparł się wstrząśnieniom, dając tem dobre świadectwo angielskim fabrykantom pojazdów. Przód tedy nie oderwał się, ale powóz się poruszył, i po kilku szarpnięciach rozpaczliwych konie wydobyły go z błota, w którym zagrzązł aż po osie i galopem wraz z nim popędziły. Dziki jednak nie dały za wygraną. Biegły za powozem, rzucając się już to na niego, już na konie, które dotąd nie zdołały ich wyprzedzić. Keraban, Van Miten i Brunon schronili się w głąb wozu. Albo powóz się przewróci, zaczął Van Miten. Albo nie, dodał Keraban. Trzeba by pochwycić lejce, rzekł przezorny Brunon. Spuścił przednią szybę i wysuwając rękę, próbował, czy mu się ich nie uda dosięgnąć. Ale widać konie porywały je, szarpiąc się. Trzeba więc było zdać się na ślepy los i czekać, na czym się skończy ta szalona jazda po nieznanej, bagnistej okolicy. Za każdym wstrząśnieniem powozu podróżni nasi uderzali u siebie jak piłki. Keraban jak dobry muzułmanin, z obojętnością poddawał się swemu przeznaczeniu. Van Mitten i Brunon, flegmatyczni jak zazwyczaj Holendrzy, nie mówili ani słówka. Upłynęło sporo czasu. Konie nie przestawały pędzić galopem, dziki nie przestawały ich ścigać i podróżni mogli mieć nadzieję ocalenia, jeśli nie zajdzie jakiś wypadek, jeśli koło nie złamie się albo nie spadnie, lub powóz nie uderzy o pień lub kamień i nie wywróci się w bagnie. Kierując się wrodzonym instynktem, konie trzymały się tej części stepu, którą przebywać nawykły, i pędziły wprost ku stacji pocztowej. I gdy pierwsze brzaski dnia świtać zaczynały, już tylko kilka wiorst były od niej oddalone. Dziki powoli zaczęły zostawać w tyle, mimo to konie nie zwolniły biegu, pędząc do pokąd, nie padły o jakie parę set kroków od domu pocztowego. Tak więc karaban i jego towarzysze zostali ocaleni. W chwili gdy powóz przybył do stacji, Nizip i Pocztylion mieli z niej dopiero odjeżdżać, gdyż pierwej wśród tak czarnej nocy nie mogli puszczać się w drogę. Po założeniu świeżych koni, za które Karaban grubo zapłacił, i po naprawieniu urządzeń na zaprzęgu i powozu puszczono się zaraz drogą wiodącą do kilni Nazajutrz, wyjechawszy równo ze dniem, dojechali niedługo do granicy rosyjskiej. Tu zaszły pewne trudności z urzędnikami na komorze, gdyż Karaban odmawiał im prawa rewidowania jego poczty i rzeczy. Byłoby to może pociągnęło jakie niemiłe następstwa, ale cudem jakimś udało się Van Mitenowi nakłonić go do ustępstw i uiszczenia żądanej opłaty celnej. Nie powstrzymał się jednak od wypowiedzenia. Za wszystkie rządy, podobno niewarte upiny tureckiego orzecha. Przebyli prędko granicę rumuńską i powóz sunął się częścią bez ciągnącej się na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Teraz znajdowali się już tylko 20 mil od Odessy. Rozdział ósmy, w którym przedstawi się czytelnikom młoda Amazja i narzeczony jej Ahmed. Młoda Amazja, jedyna córka bankiera Selima i służebna jej Nedia, przechadzały się rozmawiając po galerii ślicznego domu, którego ogrody spuszczając się tarasowato dosięgały wybrzeży Morza Czarnego. Z najniższego tarasu, którego stopnie oblewały, spokojne dnia tego, ale miotane wichrem wschodnim wody starożytnego Pontus Euxinus, może Czarne, Odessa, odległa o jakie pół mili, wspaniale się przedstawiała. Miasto to, oaza w pośród niezmierzonego otaczającego ją stepu, przedstawia przepyszną panoramę pałaców, kościołów, hoteli, domów zbudowanych na stromym wybrzeżu morskim. Z mieszkania bankiera Selima można było dojrzeć wielki plac ozdobiony drzewami i pomnikiem księcia de Richelieu, który był założycielem i przez wiele lat administratorem tego miasta. Północne i wschodnie wiatry niekorzystnie oddziaływają na klimat, zbyt wysuszając powietrze, co zniewala bogatych mieszkańców Odessy, że w porze gorącej szukają cienia i chłodów w pięknych willach podmiejskich. Do najpiękniejszych należała willa bankiera Selima. Odesca liczy sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców składających się z Rosjan, Turków, Greków, Armenian i różnych narodowości, a większość ich zajmuje się głównie handlem, przemysłem i najrozmaitszymi interesami. Każdy w ogóle handel, a szczególnie wywozy, potrzebuje koniecznie agentów i bankierów, i dlatego powstały tu liczne domy bankowe, w początkach w skromnych działających rozmiarach a następnie zaliczające się do miejscowych potęg finansowych, do jakich to należy dom bankowy Selima. Bankier Selim był wdowcem i miał tylko jedynaczkę córkę Amazję, narzeczoną Achmeta, siostrzeńca Karabana, z którym od lat najmłodszych wychowana uważała go jak brata rodzonego. Małżeństwo Achmeta i Amazji miało być zawarte w Odessie. Jak wiadomo, ciotka Amazji zapisała jej znaczną sumę z warunkiem, aby poszła za mąż przed skończeniem lat 18, a oznaczony termin upływał za sześć tygodni. Jeśli w tym przeciągu czasu warunek zastrzeżony w testamencie nie byłby spełniony, wtedy zapis dla młodej dziewczyny przeszedłby na dalszych krewnych. Co do Amazji, najwybrdniejszy nawet Europejczyk musiałby przyznać, że jest bardzo miłą. Odsłoniwszy jej i achmak, Czyli białą muślinową zasłonę pokrywającą jej twarz i głowę, oraz potrójny rząd cekinów zasłaniający czoło, ujrzałby ogromne sploty czarnych włosów i milutką nadzwyczaj twarzyczkę. Ruchy jej były wdzięczne, chód pełen powabu, a pod fałdami feredi, czyli szerokiego płaszcza odsłaniającego ją od szyi aż do stóp, łatwo było odgadnąć zgrabną, jakby utoczoną figurkę. Dnia tego znajdowała się w galerii wychodzącej na ogrody otaczające mieszkanie. Miała na sobie długą spódnicę z jedwabnej materii, obszerny kalwar, spod którego wychodziła mało bogata, znahaftowana kamizelka, obszyta rodzajem koronki, w samej tylko Turcji wyrabianej. Z klejnotów, prócz kolczyków i pierścionka, nic więcej na sobie nie miała. Małe nóżki pokrywały bogato złotem pokaftowane pantofelki. Przy niej siedziała na poduszce Nedia, Żywa i wesoła dziewczyna, pokojówka, a raczej wierna i przywiązana towarzyszka. Rozmawiając i śmiejąc się ciągle, ożywiała wszystko dokoła swoją wesołością. Pochodzenia cygańskiego Nedia nie była jednak niewolnicą. Jakkolwiek po dziś dzień na niektórych targach Cesarstwa otomańskiego sprzedają jeszcze otiopczyków i czarnych z Sudanu. Jednakże w zasadzie niewolnictwo jest tam zniesione. Dom bankiera Selima urządzony był na wysoką stopę, a Nedia przeznaczona wyłącznie do usług Amazji, od dziecka wychowana z nią razem, zajmowała wyłączne stanowisko i nie była zobowiązaną do żadnej domowej pracy. Na wpół leżąc na Atomance, pokrytej kosztowną złotą materią, Amazja zapatrzyła się w zatokę od strony Odesy. Kochana pani moja, mówiła Nadia, klękając przy stopach młodej dziewczyny. Co to się znaczy, że pan Ahmed jeszcze nie przybył? Udał się do miasta i może przyniesie nam list od wuja swego kerabana, odrzekła Amazja. Ech, list, list! Co nam tam po nim? Nie listu, ale samego wuja nam potrzeba. A tak długo każe na siebie czekać. Cierpliwości, Nedio, odpowiedziała z uśmiechem Amazja. Tak, łatwo to powiedzieć. Będąc na moim miejscu, pewnie nie byłaby pani bardzo cierpliwą. A to dlaczego? Albo to rzecz małego znaczenia dla mnie, że będąc dziś pokojówką młodej panny, zostanę pierwszą służebnicą wielkiej pani. Nie będę dlatego więcej już kochać cię jak teraz. I ja też, najdroższa pani. Ale gdzie pan Ahmed? Jak już mówiłam. Poszedł do banku, skąd zapewne przyniesie wiadomość lub list od swego stryja. Wiem o tem, Och, ten nieznośny pan Keraban. Gdyby on tak był moim stryjem... Cóż byś zrobiła w takim razie? Niestety, najpewniej nic. A jednak gdyby tak przyjechał dziś, a najpóźniej jutro... Spisałoby się zaraz mowę małżeńską u sędziego. Pojutrze imam odmówiłby modlitwę i byłoby po ślubie. Po czym nastąpiłyby gody trwające dwa tygodnie. Bawilibyśmy się w willi, a pan Karaban mógłby sobie odjechać, gdyby tego gwałtem zapragnął. I rzeczywiście, tak by być mogło, gdyby stryj Karaban nie odwlekał swego przybycia. Wtem, spojrzawszy ku przystani, Nedia zawołała. — Czy pani moja widzi ten statek zarzucający kotwicę w ogrodowej przystani? — Widzę, odrzekła Amazja. Mogę nawet odczytać jego nazwę. Guidara. Obie podeszły do schodów prowadzących do morza, by lepiej przypatrzeć się statkowi. Była to tartana, mały statek o żaglu trójkątnym, wiszącym teraz na sznurach. Lekki wietrzyk pozwolił mu przepłynąć za odeńską. Łańcuch trzymał tartanę o jakie sto od brzegów, kołysała się lekko na falach odbijających się od stóp ogrodu. Na drągu przytwierdzonym u góry masztu i podtrzymującym żagiel powiewała chorągiew turecka, srebrny półksiężyc w czerwonym polu. Kapitan Jarchut zarzucił kotwicę Guidary w tej części zatoki. Widać jednak niedługo miała tu zostawać, gdyż żagle nie były zwinięte, mogła więc odpłynąć w każdej chwili. Ach, jakby to było przyjemnie popływać tym pięknym statkiem po morzu, przy lekkim wietrzyku! zawołała Nadia. Amazia spojrzała, gdy wtem ktoś zawołał: Amazio, moja droga siostro! Stał przed nią dwudziestokilkuletni młodzieniec, więcej jak średniego wzrostu, zręcznej i śmiałej zarazem postawy. Miał czarne, pełne słodyczy oczy, czarne, krucze włosy i wąsy zręcznie zakręcone. Ahmed miał na sobie strój turecki i nie mógł naturalnie ubierać się inaczej jako synowiec człowieka, który uważałby sobie za hańbę przebierać się po europejsku jak jakiś urzędniczek. Ubrany był w kaftan wyszywany złotem, pas zręcznie owinięty odznaczał muskularną jego budowę. Na głowie miał fes i na nogach buty safinowe. W stroju tym bardzo było mu do twarzy. Zaledwie przewitał się z narzeczoną, Nadia zapytała. — I cóż, panie? — czy jest list z Konstantynopola? Nie, odrzekł. Nie ma nawet odstryja zwykłej handlowej korespondencji. Szkaradnik jakiś, krzyknęła cyganeczka. Nie mogę pojąć, dlaczego kurier żadnej nie przywiózł wiadomości z kantoru, odezwał się Achmed. Dziś właśnie jest dzień, w którym stryj ma zazwyczaj regulować rachunki z bankiem twego ojca. Terminu tego nie chybia nigdy. A jednak dziś żaden nawet list nie przyszedł. Rzeczywiście, może to dziwić, a nawet niepokoić. Stryj, twój karaban jest zawsze tak punktualny i systematyczny. A może nadejdzie telegram? Telegram od stryja. Czyż nie wiesz, droga Amazjo, że stryj mój nigdy nie posługuje się telegrafami i nie jeździ koleją, jako nowoczesnymi wynalazkami. pewny jestem, że wolałby odebrać złą wiadomość przez list, niż najlepszą przez telegraf. Ale wszak pisałeś do stryja. Zapytała Amazja. Pisałem już z dziesięć razy, prosząc, aby przyspieszył swój przyjazd. Napisałem nawet, że jest najniemiłosierniejszym ze wszystkich stryjów, jacy są tylko na świecie. A, to dobrze! zawołała Nedia. Najokrutniejszym tyranem i despotą, co nie przeszkadza mu być najlepszym pod słońcem człowiekiem. Oho, jakoś mi się to nie zdaje, rzekła Nedia, kręcąc głową. Napisałem, że nie ma litości nad swym synowcem, choć obok tego jest dla niego najlepszym ojcem. Wszystko daremnie. Stryj odpisał, iż nie możemy wymagać od niego więcej nad to, aby przyjechał przed sześciu tygodniami. A więc zaczekamy, aż przyjdzie ochota przyjechać, odpowiedziała Amazja. Musimy czekać. A jeżeli mój ostatni list nie zdoła przyspieszyć przyjazdu mego Stryja i do jutra nie odbiorę odpowiedzi, nie pozostaje mi jak samemu przyjechać do Konstantynopola. Może jakaś szczęśliwa okoliczność zmieni postępowanie twego stryja. Zmienić postępowanie mego stryja, zawołał Achmed. Stokroć łatwiej byłoby zmienić bieg gwiazd, przesunąć księżyc na miejsce słońca, przeinaczyć porządek praw niebieskich. Rozdział dziewiąty. Podstęp usnuty przez kapitana Jarchuda. W tej chwili ukazał się we drzwiach galerii służący, którego jedynym obowiązkiem według zwyczajów tureckich było meldowanie przybywających gości. Proszę pana, rzekł do Achmeta, przybył jakiś nieznajomy i pragnie widzieć się z panem. Któż to jest? Zapytał Ahmed. Jakiś kapitan statku nalegał silnie, aby pan raczył go przyjąć. Dobrze, zaraz pójdę. Każ go tu prosić, Achmecie, nie chodzi zapewne o żadną tajemnicę. Może to kapitan tej ślicznej tartany stojącej w naszej przystani, rzekła Nadia. Zapewne, odrzekł Achmet, a zwracając się do służącego dodał. Proś tego pana. W chwilkę później nieznajomy ukazał się we drzwiach galerii. Był to rzeczywiście kapitan Jarchut, komendant tartany Guidary. Z wielkim niezadowoleniem, nie tak prędko jak pragnął, mógł zarzucić kotwicę w pobliżu willi bankiera Selima. Po owej rozmowie ze skarpantem, intendentem bogacza Safara, nie tracąc godziny czasu, udał się do od Odessy koleją przez Bułgarię i Rumunię i tym sposobem mógł uprzedzić o kilka dni przybycie Karabana, który z właściwą, starym turką powolnością nie ujdzie daleko jak jakie 10 do 12 mil na 24 godziny. Ale gdy przybył do Odessy, czas był tak szkaradny, iż obawiał się wypłynąć z portu. Musiał czekać pomyślniejszego wiatru i tego zaledwie poranku guidara musiała zatrzymać się w pobliżu Wilni. Skutkiem tego opóźnienia może nie o wiele wyprzedził karabana, co mogło bardzo utrudnić lub nawet uniemożliwić jego przedsięwzięcie. Musiał więc działać nie tracąc czasu, a plan miał gotowy. Najpierw użyję podstępu, gdy ten się nie uda, to gwałtu. Byle tylko tego jeszcze wieczora Guidara mogła odpłynąć mająca mazję na pokładzie. Zanim zdołano by dostrzec jej zniknięcie i puścić za nią w pogoń, tartana mogłaby odpłynąć bardzo daleko, korzystając z pomyślnego wiatru. Podobne porwania częściej niż by się zdawało, wydarzają się na wybrzeżach, i to nie tylko na wodach tureckich i w okolicach Anatolii. Ale nawet na terytoriach podległych bezpośrednio władzom rosyjskim. Przed kilku laty niewyśledzeni dotąd sprawcy porwali w odejście kilka dziewcząt należących do wyższych sfer społecznych, i nie ulegało wątpliwości, że zabrane na okręta dostawione były na targach niewolnicami w Azji Mniejszej. Jarhud chciał naśladować tych złoczyńców dla spełnienia poleceń sofara. Guidara nie po raz pierwszy przedsiębrała podobną wyprawę, a kapitan tej wiedział, jak wielką otrzyma zapłatę, jeśli mu się powiedzie. Jarhut ułożył sobie następujący plan: pod pozorem przedstawienia i sprzedania Amazji przepysznych materii nabytych w najsłynniejszych fabrykach ściągnie ją na pokład Guidary. Pierwszym razem zapewne towarzyszyłby jej Achmed ale zapewne uda mu się nakłonić ją do powtórnego przybycia z samą tylko Nedią, a wtedy odpłynąłby, zanim mógłby kto przybyć jej na pomoc. Jeśli Amazja nie zechce przybyć na statek, wtedy postara się porwać ją gwałtem. Pałacyk bankiera Selima był dość odosobniony, a służba jego nie zdoła się oprzeć dziesięciu silnym ludziom z jego załogi. Tylko, że w takim razie nie obeszłoby się bez walki, i dowiedziano by się łatwo, w jakich okolicznościach nastąpiło porwanie. Zatem interesem było nędzników dokonać porwania bez rozgłosu. Jestem kapitan Jerchud, dowódca tartany Guidara, stojącej w przystani w pobliżu willi bankiera Selima. Rzekł, kłaniając się, wchodzący tak niespodzianie, kapitan. Towarzyszył mu majtek, niosący kilka sztuk materii. Czego pan żądasz? zapytał Ahmed. Mówiono mi o bliskiem orzenieniu pana. Przychodzę oddać do jego rozporządzenia bogactwa nagromadzone na pokładzie mego statku. Wcale dobry pomysł, kapitanie Jerchudzie, odrzekł Ahmed. Ależ Ahmedzie, tyle mi już dałeś podarków, odezwała się Amazia. Od przybytku głowa nie boli, przerwała Nadia. Kupujmy jak najwięcej, choćby nam przyszło zrujnować pana Karabana. — Byłaby to słuszna kara za opóźnienie przybycia. — I jakież przedmioty zawiera twój ładunek, kapitanie? — zapytał Achmed. — Drogocenne materie i różne przedmioty damskiej toalety, zakupione w najpierwszych fabrykach i składach. — Przedstaw wszystko tym młodym paniom, lepiej się na tym ode mnie znają — rzekł Achmed. — Przyniosłem próbki, może panie raczą je obejrzeć przed zejściem na pokład. I na skinienie Jorchuda wszedł towarzyszący mu majtek i podał mu pakiet najrozmaitszych próbek, które przedstawiła Amazji. Oto materie z brusy, przerabiane srebrem lub złotem, jakie po raz pierwszy pojawiły się w Konstantynopolu. Bardzo piękne, rzekła Amazja, przyglądając się materiom tak błyszczącym się pod światło, jak gdyby były utkane ze świetlnych promieni. Niech pani raczy przypatrzeć się tym muślinom ze skutarii turnowy. Z próbki może pani tylko sądzić o doskonałości wyrobu, ale zobaczywszy na pokładzie całe sztuki, będzie pani podziwiać prześliczne barwy tła i najcudowniejsze desenie. Moja pani, trzeba nam będzie pójść na pokład Guidary, zawołała Nedia. Zapewniam, że nie pożałuje pani tego trudu, rzekł Jarhud, zwracając się do Amazji. Mam jeszcze na pokładzie brylantowe brokaty, koszule z jedwabnej krepy, muśliny, szale, perskie napasy. Cudowne pantofelki i wiele innych rzeczy. Amazia podziwiała prześliczne, drogocenne materie, co widząc, Achmed rzekł do narzeczonej. Wszak nie pozwolisz na to, Amazjo, aby kapitan trudził się tu daremnie. Skoro więc podobały ci się jego towary, a powiada, że na statku ma piękniejsze jeszcze, pójdziemy na pokład obejrzeć je i kupić. — O, dobrze, dobrze! — zawołała Nedia, podskakując i chcąc biec ku morzu. Znajdziemy pewnie także na statku jaką materię, co się spodoba Nedii, rzekł Ahmed, patrząc z uśmiechem na Cyganeczkę. Tak się spodziewam, odpowiedziała, bo trzeba przecie, żeby Nedia nie zrobiła wstydu swojej pani w dzień jej wesela. Przybędziemy więc po południu na pokład twojej tartany, kapitanie, rzekł Ahmed. No, po co tak to odwlekać, zawołała Nedia. Jeśli taka wola pana, rzekł Jarchut, Mogę kazać, aby łódź moja dopłynęła pod sam taras ogrodu. Wsiadłszy do niej, za kilka minut można by dopłynąć do Guidary. Zgoda, odrzekł Achmed. Kapitan rozkazał Majtkowi zabrać przyniesione próbki, a sam zwróciwszy się ku balostradzie dał znak trąbkom, aby łódź spuszczono. Dał się zaraz dostrzec jakiś ruch na statku i łódź w niespełna pięć minut stanęła u stóp tarasu. Łódź czeka rozkazów pana, rzekł kłaniając się Jarhud. Pomimo zahartowania w swoim rzemiośle, Jarchut był mocno zmieszany. Czas naglił, nadawała mu się doskonała sposobność dokonania zamierzonego porwania. A kto wie, czy keraban nie przybędzie lada chwila. Gdy chodziło o zysk dla kapitana Jarchut, najcenniejsze środki były dobre, a tu tak wyborna nadarzała się sposobność. Gdyby Amazja i Nadia same udały się na pokład, nie namyślałby się ani chwili, Obecność Achmeta zawadzała mu nieco, nie stanowiła jednak nieprzełamanej przeszkody, gdyż pomimo całej odwagi i siły Achmed w razie napaści nie zdołałby oprzeć się całej załodze. Co więc się stanie z Achmetem nic go to nie obchodziło? Stojąc na stopniach tarasu, czekał, póki Achmed i towarzyszki jego nie wejdą do łodzi i nie dostaną się na pokład guidary. Wtedy zamierzał powziąć stanowcze postanowienie. Ahmed sprowadził już Amazję na ostatni stopień tarasu, gdy nagle otworzyły się drzwi galerii i ukazał się w nich mężczyzna czterdziestokilkoletni, ubrany z turecka po europejsku i wszedłszy na galerię, wołał – Amazjo, Achmecie! Był to ojciec Amazji, bankier Selim, korespondent i przyjaciel Kerabana. – Córko moja, Achmecie! – powtórzył. Amazja powróciła na galerię wołając – Jestem, mój ojcze, co się stało? Co jest powodem twego przyspieszonego powrotu z miasta? Wielka nowina, odrzekł. Czy dobra? Zapytał Ahmed. Jak najlepsza, odrzekł Selim. Do kantoru mego przybył umyślny posłaniec od przyjaciela mego Kerabana. Czy być może? Zawołała Nedia. — Posłaniec zapowiedział mi przyjazd Kerabana, którego zaledwie o pół godziny wyprzedził. Mój stryj Keraban opuścił Konstantynopol! zawołał Ahmed niewymownie zdziwiony. Tak, i oczekuję go lada chwila. Nikt nie zwrócił uwagi na przykre wrażenie, jakie słowa te wywarły na Jarchudzie. Nic nie mogło więcej zagrażać jego planom, jak to nagłe przybycie Karabana. Dobry, kochany pan Keraban! wołała uradowana Nedia. Dlaczego przybywa tak niespodzianie? zapytała Amazja. Aby przyspieszyć zamężcie pani, rzekła Nedia. Gdyby nie to, pewnie nie przyjechałby do Odessy. Tak się zdaje, odrzekł Selim. I ja tak sądzę, rzekł Achmed. Kochany stryj chciał nam zrobić miłą niespodziankę i dlatego tak nagle opuścił swój kantor i rozległe interesa handlowe. Jarchud przysłuchiwał się bacznie całej tej rozmowie, aby poznać, co spowodowało przyspieszenie przyjazdu karabana. Wtedy dały się słyszeć jakieś głosy, z których jeden panował nad innymi. Drzwi się otworzyły i wszedł Keraban, a za nim Van Mitten, Brunon i Nizib. Rozdział dziesiąty. Zniewolony okolicznościami, Ahmed przedsiębierze energiczne postanowienie. Dzień dobry, przyjacielu Selimie, dzień dobry, niech Allah strzeże ciebie i domu twego to powiedziawszy karaban uścisnął dłonie swego przyjaciela. — Dzień dobry, synowcze Achmecie! — i gorąco uścisnął Achmeta. — Dzień dobry, dobra Amazio! — i przyszłą synowicę pocałował w oba policzki. A wszystko to odbyło się tak prędko, że nikt nie zdążył słowa wymówić, po czym dodał — No, a teraz do widzenia i w drogę! Nie przedstawił nikomu flegmatycznego holendra i ten wydawał się jakąś niemą figurą w dramacie rodzinnym. Gdy karaban ściskał tak i całował wszystkich dokoła, pewni byli, że przyjechał, aby przyspieszyć małżeństwo. To też łatwo pojąć ich osłupienie, gdy zawołał: W drogę. Ahmed pierwszy oprzytomniał i zapytał: Co mówisz stryju? Mówię w drogę i do widzenia, mój synowcze. Jak to? Chce stryj odjechać? Tak, w tej chwili. Ogólne nastąpiło osłupienie, a van Mitten rzekł do ucha Brunona: Doprawdy, bardzo to zgodne z usposobieniem mego przyjaciela Karabana. — Aż nadto zgodne, odrzekł Brunon. Amazja spoglądała na Achmeta, a Achmet na Selima, a Nedja wlepiła wytrzeszczone oczy w tego bajecznego stryja, który umiał odjeżdżać, nie przyjechawszy. No, chodźmy, van Mitten, rzekł Karaban, zwracając się ku drzwiom. Czy nie zechce mi pan powiedzieć? rzekł Ahmed, zwracając się do van Mittena. A cóż ja mogę panu powiedzieć? odrzekł holender idący już za przyjacielem. Karaban zatrzymał się na samym wychodnem i rzekł, zwracając się do bankiera. Ale, ale, byłbym zapomniał. Proszę cię, przyjacielu Selimie, zmień mi kilka tysięcy piastrów na monetę rosyjską. Kilka tysięcy piastrów? powtórzył bankier, nie rozumiejąc. Tak, Selimie. Bo potrzebuje tych pieniędzy na podróż przez kraj rosyjski. Stryj ukochany! powiedz że nam wreszcie, co to wszystko znaczy! zapytali razem Mahmud i Amazia. Jakie je opłaca się obecnie? zapytał Keraban, nie odpowiadając. Trzy i pół od sta, odrzekł Selim, który w tej chwili przypomniał sobie, że jest bankierem. Co? Aż trzy i pół od sta? zawołał Keraban. Ruble poszły w górę. – odrzekł bankier Skutkiem licznych zarządzań kurs ich bardzo się poprawił. – No, przyjacielu Selimie, dla mnie niech będzie tylko trzy i ćwierć odsta A dla ciebie, przyjacielu Karabanie, zmienię za darmo. Jarchut stojący w końcu galerii bacznie przyglądał i przysłuchiwał się wszystkiemu, aby wymiarkować, czy to, co zaszło szkodę lub korzyść mu przyniesie. – Stryju! – Zawołał Ahmed, chwytając za rękę Karabana w chwili, gdy już stanął we drzwiach. Czy nie pożegnasz się z nami? Uściskałeś nas w chwili przyjazdu. Nie, kochany synowcze, przerwał Karaban. Było to w chwili wyjazdu. Nie chcę ci przeczyć, kochany stryju, ale proszę, chcę, nam przynajmniej powiedzieć, po co przyjechałeś do Odessy. Nie byłbym wcale tu przyjechał, gdyby nie to, że leży na mej drodze. Wszak prawda, przyjacielu Van ten? Za całą odpowiedź Holender poważnie kiwnął głową. Ha, prawda. Zapomniałem przedstawić panów wzajemnie, rzekł keraban i zwracając się do Selima. Mój przyjaciel Van Mitten, którego wiozą do siebie na obiad do Skutary. Na obiad do Skutary, zawołał bankier, zdziwiony niewymownie. Aha, tak, odrzekł Van Mitten. A to służący jego Brunon, tak wierny i przywiązany do pana swego, że nie chciał się z nim rozłączyć. A tak, odrzekł Brunon, kręcąc głową z niezadowoleniem. No, a teraz komu w drogę, temu czas! zawołał Karaban. — Nie sądź, kochany strój, że chcę w czymkolwiek sprzeciwiać się twej woli, ale proszę racz powiedzieć, którędy postanowiłeś jechać z Konstantynopola do Skutari, skoro Odessa leży na tej drodze? Drogą ciągnącą się wokół Morza Czarnego odrzekł Keraban. Około Morza Czarnego powtórzył Ahmed zdumiony. Nastała chwila milczenia. Widząc ogólne osłupienie, Keraban zawołał: I cóż, upatrzyliście się w tym tak nadzwyczajnego, że aby z Konstantynopola udać się do Skutarii, okrążam Morze Czarne? Bankier Selim i Ahmed spojrzeli po sobie niespokojni. Czyżby Keraban dostał pomieszania zmysłów? Przyjacielu Kerabanie, Rzekł bankier Selim. Nie chcemy ci się sprzeciwiać. Przezorność nakazywała zawsze od tych słów zaczynać rozmowę z opartym karabanem. Nie chcemy, broń Boże, przeczyć ci, ale zdaje nam się, że jest bliższa droga z Konstantynopola do Skutarii. Wszak dość przepłynąć Bosfor. Bosfor już nie istnieje, odrzekł karaban. Bosfor nie istnieje, powtórzył osłupiały Achmed. Dla mnie przynajmniej... Dodał Karaban. Obecnie istnieje on tylko dla tych, którzy chcą poddać się opłacie najniesłuszniejszego podatku dziesięć paras od osoby, jakim rząd Nowych Turków obciążył te wolne dotąd od wszystkiego zdzierstwa wody. A, więc to nowy podatek! zawołał Achmed, pojmując w tej chwili na jakie trudy i zawikłania naraził stryja jego nieznośny upór. Tak, nowy podatek! rzekł Karaban, unosząc się coraz więcej. Właśnie w chwili, gdy miałem wsiąść do mego kajka, by udać się na obiad do skutarii z moim przyjacielem Ewanitenem, ogłoszony został ten dziesięć parasowy podatek. Ma się rozumieć, że nie chciałem go opłacić i nie dozwolono mi odpłynąć. Powiedziałem tym zdziercom, że potrafię dostać się do skutary, nie przepływając Bosforu. Odpowiedzieli, że to niemożebne. Otóż możebne odparłem. I postawię na swoim. Przez Allaha. Wolałbym sobie uciąć rękę niż włożyć ją do kieszeni dla wyjęcia z niej dziesięciu parasów. Ha! Nie znają jeszcze Karabana! Tak, oni nie znali jeszcze Karabana, a przyjaciel jego Selim, synowiec Ahmed, Van Mitten i Amazja znali dobrze jego upór i wiedzieli dobrze, iż w takich okolicznościach niepodobna było skłonić go do zmiany postanowień. Trzeba więc było poddać się jego fantazji. Wszelki upór wywołałby nowe zanikłania. Ma stryj słuszność, rzekł ahmed, nie chcąc go drażnić. Zupełną słuszność, rzekł Selim. Ja zawsze mam słuszność, odrzekł Keraban. Trzeba stawiać opór niesłusznym wymaganiom, rzekł ahmed, choćby to miało przywieść do utraty majątku. A choćby i życia nawet! dodał Keraban. No tak, ale sądzę, że nic nie zmusza stryja do tak nagłego odjazdu. Przeciwnie, mój synowcze. Wiesz przecie, że muszę wracać przed sześciu tygodniami. Mógłby z zabawić chociażby z tydzień. Ani nawet dnia jednego, ani nawet jednej godziny. Ahmed skinął na Amazję, aby mu przyszła w pomoc. A nasz ślub, panie Keraban, zapytała, biorąc jego rękę. Ślub ważnie odwlecze się wcale, odrzekł. Trzeba, aby odbył się przed końcem przyszłego miesiąca, więc się odbędzie. Podróż moja ani o jeden dzień go nie opóźni. Z warunkiem przecież, abym odjechał natychmiast. I tak od razu runął cały gmach nadziei, jak wszyscy zbudowali sobie na nieprzewidzianym przebyciu karabana. Małżeństwo nie zostanie przyspieszone, ale też i nie opóźnione, jak mówił. Ale któż mógł przewidzieć, co może zajść podczas tak długiej podróży. Ahmed zmarszczył czoło niezadowolony. Szczęściem stryj nie spostrzegł tego, zarówno jak nie wiedział o zastąpionej mińki Amazji i nie słyszał, jak Nedia zawołała. A niedobry, szkaradny stryj. Zresztą, dodał Keraban tonem człowieka, wiedzącego, że nikt nie oprze się jego woli. Zresztą liczę na to, że Achmed pojedzie ze mną. W serce Achmeta ścisnęło się na te słowa stryja. Amazja posmutniała, a Nedia oburzona miała ochotę wydrapać oczy Kerabanowi. Kapitan Guidary nie stracił ani słówka z tej rozmowy. Rzeczy przybierały korzystny dla niego obrót. Jakkolwiek bankier Selim nie bardzo obiecywał sobie, że zdoła zmienić postanowienie przyjaciela, jednak miał sobie za obowiązek spróbować tego. Czyż nieodzownem jest, przyjacielu Karabanie, aby Ahmed odbył z tobą tę podróż wokół Morza Czarnego? No, nieodzownem nie jest, ale sądzę, że Achmed bez wahania towarzyszyć mi będzie. Jednakowoż, zaczął Selim. Jednakowoż, powtórzył Keraban zaciskając zęby, jak to bywało, gdy zamierzał się sprzeczać. Po tych słowach Kerabana nastąpiła chwila milczenia, która obecnym wydała się niesłychanie długa. Wtem Ahmed powziął energiczne postanowienie. Przysunąwszy się do narzeczonej, przedstawił jej, aby nie sprzeciwiać się woli stryja, że jeśli by pojechał bez niego... Podróż trwać może daleko dłużej i że dołoży największych usiłowań, aby jechać jak można najprędzej, przed końcem przyszłego miesiąca, aby dowieść stryjanale na lewy brzeg Bosforu. Amazia zrozumiała, że nie ma innej rady i milcząco skinęła głową. Jestem posłuszny, Stryju, bo jadę z tobą, ale o żadnych ale, panie synowcze. Niech i tak będzie, odrzekł Ahmed, ale w duszy pomyślał sobie. Czekaj na stryju. Nie dam ci chwilki wytchnienia, tak pędzić będziemy. No, ruszajmy, zawołał keraban, a zwracając się do Selima dodał. A moneta rosyjska, na którą masz zamienić moje piastry? Zrobimy to w odeście, gdzie chcecie odprowadzić. Dalej, jak macie”. zawołał keraban. Jedziemy. Nastąpiły ostatnie pożegnania. Wszyscy mniej więcej byli wzruszeni. Jeden tylko Keraban nie widział czy też nie chciał widzieć ogólnego rozrzewnienia. Czy powóz gotów? zapytał wchodzącego na galerię Niziba. Powóz gotów! odrzekł tęże. Dalej, w drogę! krzyknął Keraban. Aha, panowie tegocześni Turcy! Co to ubieracie się z europejska? Aha, panowie nowi Turcy, poddający się wymaganiom i rozkazom Muhmada. Pokażę ja wam, że są jeszcze starzy Turcy, których nigdy poskromić nie zdołacie. Nikt mu nie przeczył, a jednak unosił się coraz wyżej. Aha! wołał. Chcielibyście wziąć w monopol wody bosforu. Otóż potrafię się obejść bez niego. Drwie sobie z waszego bosforu! Trzeba było widzieć Karabana z jaką groźną miną wypowiedział ostatnie słowa. Achmecie, van mitenie. czas ubiega, jedźmy! Stał już na progu, gdy Selim zatrzymał go pytaniem. Przyjacielu Karabanie, jedna uwaga! Żadnych uwag nie słucham. No, to pozwól zadać sobie proste pytanie. Gdy okrążywszy Morze Czarne przybędziesz do Skutarii, co uczynisz potem? Ja? Sądzę, że nie zamieszkasz tam stale i nie opuścisz na zawsze Konstantynopola, w którym utrzymujesz swój dom handlowy. Wszystko to da się pogodzić, przyjacielu Zelimie. Wszak nic się temu nie sprzeciwia, abyś z Amazją przybył do Skutarii. Co prawda zapłacisz po dziesięć parasów od osoby za przepłynięcie Bosforu, ale honor nie wzbrania ci tego. Co do mnie, to rzecz inna. O, tak, tak. Przybądźcie do Skutarii za miesiąc, zawołał Achmed i poczekajcie tam na nas, a uczynimy wszystko, co będzie tylko możliwe, abyście nie czekali długo. Zgoda. Pojedziemy więc do Skutarii, ale powiedz mi, przyjacielu Kerabanie, czy po weselu nie powrócisz do Konstantynopola? Powrócę. Powrócę najniezawodniej. Odpowiedział. W jaki sposób? Albo przeklęty ten podatek zostanie zniesiony, a wtedy przepłynę bosfor bez opłacenia go. Lecz jeśli to nie nastąpi, wtedy odrzekł z imponującą miną, wtedy przez Allaha powrócę tą samą drogą, jaką wyjechałem. Powtórnie okrążę Morze Czarne. Rozdział jedenasty Fantastyczna podróż urozmaicona dramatem. Tak więc wszyscy opuścili willę i odjechali. Karaban dla odbycia zamierzonej podróży, Van Mitten dla towarzyszenia przyjacielowi, Ahmed czyniąc zadość woli wuja, a Brunon i Nizip, ponieważ nie mogli nie usłuchać rozkazu swych panów. Tak więc, z wyjątkiem kilku służących oraz Amazji i Nedi, willa była prawie pustą. Gdyż bankier Selim udał się do Odessy dla wręczenia Karabanowi żądanej sumy zmienionej na ruble. Wiedział dobrze o tem kapitan maltejskiego statku, będący świadkiem smutnego pożegnania, któremu z łatwem do pojęcia przypatrował się zajęciem. Dowiedział się tedy, że Karaban odłożył do swojego powrotu małżeństwo Achmeta z Amazją, a nadto polecił mu towarzyszyć sobie w podróży, co nadzwyczaj sprzyjało jego zamiarom. Nie dość na tem Amazja i Nedia zostawały same w willi lub w galerii wychodzącej na morze, od której tartana jego zaledwie o parę kroków była oddaloną. Stała gotowa do odpłynięcia u stóp schodów. Majtkowie czekali jego skinienia, mógł więc działać w każdej chwili. Miał wielką ochotę porwać Amazję gwałtem, ale chytry i przezorny chciał dokonać porwania bez pozostawiania najmniejszego śladu i dlatego postanowił dobrze się namyśleć. Dzień był w całej pełni. Jeśli by porwał ją teraz, niezawodnie głośnym krzykiem przyzywałaby pomocy. Toż samo uczyniłaby Nedia. Służba mogłaby nadbiec i zniweczyć jego usiłowania, lub co najmniej zobaczyć Guidare szybko odbijającą od brzegu, co stanowiłoby już początek dowodu. Tak więc przezorność nakazywała czekać nocy. Usiadłszy na tyle statku kryjącego się poza balustradą, śledził bacznie młode dziewczęta, ani domyślające się obecności niebezpiecznego napastnika. Jarkut namyślał się jeszcze, czy gdyby, zgadzając się na jego prośbę, Amazja z Nedią przyszły na pokład Tartany obejrzeć jego towary. Czy w takim razie mógłby skorzystać z tej sposobności, aby odpłynąć nie czekając nocy? Zasmucona niewymownie tak nieprzewidzianym odjazdem Mahmeta Amazja siedziała milcząca i zamyślona. Utkwiwszy wzrok w daleki, ku północy roztaczający się horyzont. Tam w oddali rysowały się wybrzeża, wśród których ciągnęła się długa droga, jaką przybyć mieli podróżni, i na której może czekały ich groźne niebezpieczeństwa, przeszkody i wypadki opóźniające powrót. Gdyby już było po ślubie, bez wahania towarzyszyłabym chmetowi. Przecież wuj Keraban nie chciałby rozłączać jej z mężem. Zdawało się jej, że będąc już jego siostrzenicą, umiałaby o tyle pozyskać nad nim wpływu, aby go skłonić do zaniechania tej może nader niebezpiecznej podróży, do której popychał go nieprzeparty upór. Ale jest dopiero narzeczoną Achmeta. Została sama, smutna i może długie tygodnie czekać jej przyjdzie, zanim zjadą się w skutarni, gdzie ślub ich miał się odbyć. Amazja więc była smutna i milcząca. Ale za to Nedia nie posiadała się ze złości, wygadując, co jej przyszło do głowy na nieznośnego uparciucha, sprawcę smutku i niepokoju ukochanej pani. — Oho, gdyby tak o jej zamężcie chodziło, nie dałaby tak porwać swego narzeczonego. Upór na upór nie ustąpiłaby temu zaciętemu karabanowi. Zbliżała się do Amazji i ująwszy za ręką, siadła na poduszce przy jej nogach. — Pani moja kochana — mówiła. Będąc na twoim miejscu, zamiast myśleć i tęsknić za panem Ahmedem, myślałabym o panu karabanie, aby mu złożeczyć. I cóż by mi z tego przyszło? Nie wiem, ale zdaje mi się, że lżej byłoby mi na sercu, odrzekła. Pozwól mi tylko mówić, kochana pani, a zobaczysz, że nie pożałuję słów. Nadokuczam temu uparciuchowi, co się zmieści. Nie godzi się Nedio. Jest on wujem, prawie ojcem mego narzeczonego. Powinnam go szanować. To prawda, ale czemuż jest tak nieznośnym samolubem, despotą, tyranem? Dość mu było powiedzieć słówko, zatrzymać się parę chwil, a nie chciał tego uczynić. O, do prawdy zasłużył. Przestań, Nedio. Mówmy o Achmecie. Dobrze. Pan Achmet jest dobry, nieoceniony i ten tylko zawinił, że jest siostrzeńcem umpartego wuja. Sądziłam, że posiada większą moc charakteru. Więc nie pojmujesz tego, że w takim razie właśnie to posłuszeństwo jego dowodzi mocy charakteru i panowania nad sobą. Jakkolwiek przykro mi przyznaję, jednakże Ahmed dobrze zrobił towarzysząc wujowi. Może przyspieszyć powrót, a przynajmniej ustrzec pana Kerabana od niebezpieczeństw, na jakie naraziłby go jego niepojęty upór. Zapewne ma pani słuszność. Utrzymując, że posłuszeństwo pana Achmeta dowodzi mocy jego charakteru, zdaje mi się jednak, że dowiódłby większej jeszcze mocy, gdyby zdołał nakłonić wuja do zaniechania tej szalonej podróży. Ależ, Nedio, to było niepodobieństwem! zawołała Amazja. Hum, kto wie? Nie ma podobno tak silnej sztaby żelaza, której by w potrzebie zgiąć lub złamać nie można. Och, ten nieznośny wuj keraban. On winien wszystkiemu i on tylko będzie odpowiedzialny, jeśli jakieś nieszczęście spotka ich w tej przeklętej podróży. Kiedy pomyślę, że jedynie nie chcąc zapłacić dziesięciu paras, skazał pana Achmeta i ukochaną moją panią, a więc i mnie także na taki smutek i niepokój. O wtedy życzę mu, aby, aby morze czarne roztoczyło swe fale aż na koniec świata. Zobaczylibyśmy, czyby w takim razie nie zaniechał zamiaru odjechania go dokoła. Niezawodniej i wtedy nie wyrzekłby się przyjemności postanowienia na swoim. W tej właśnie chwili Jarhud wysiadł z łodzi i niewidzialny zbliżył się ku dziewczętom. Obie odwróciły głowy, usłyszawszy odgłos jego kroków. Zdziwiły się i przelękły zarazem, zobaczywszy go obok siebie. Nadia powstała, pytając: Kapitan Jarhud, co pan tu robisz i po co przychodzisz? Aby zaprowadzić panie na pokład tartany. Wszak oznajmiły panie, że chcą obejrzeć moje towary i wybrać co im się podoba. A, prawda! Wszak miałaś pani zamiar, tak odrzekła Amazja. Ale gdy Ahmed miał mi towarzyszyć, bez niego nie udam się na statek. Kapitan zmarszczył brwi, lecz w tejże chwili rzekł spokojnie. Guidara nie może zatrzymywać się długo w zatoce odeskiej. I zapewnie odpłynie jutro lub najpóźniej pojutrze. Jeśli więc piękna córka bankiera Selima życzy sobie nabyć niektóre z tych bogatych materii, jakie jej przedstawiłem, niech raczy korzystać z nastręczającej się sposobności. Łódź moja czeka, za parę minut dopłyniemy do tartany. Najuprzejmiej panu dziękuję, odpowiedziała Amazja, ale w obecności Achmeta nie mam ani humoru, ani ochoty zajmowania się strojami. Po czym skinęła mu głową na znak, że może odejść. Próbował jeszcze nakłonić Amazję, a widząc, że przedstawienia jego nie trafiają do celu, skłonił się i zabierał do odejścia. Wtem zatrzymał się nagle, jak gdyby w tej chwili przyszła mu nowa myśl do głowy. Słówko jeszcze, rzekł. Mam nadzieję, że obecna moja propozycja spodoba się narzeczonej Achmeta. Otóż chodzi, zapytała nieco zniecierpliwiona jego natręstwem. Przypadkiem byłem świadkiem sceny pożegnania. Przypadkiem? Przerwała Amazja i pewne podejrzenie zbudziło się w jej duszy. Tak, pani, odrzekł Jarhut. Byłem w łodzi czekając na przebycie pani i, i widziałem, jak głęboko zasmucił piękną córkę bankiera Selima nieprzewidziany wyjazd narzeczonego. Otóż, jeśli by życzyła sobie zobaczyć niedługo Achmeta. A to jakim sposobem? Bardzo łatwym. Za godzinę najdalej powóz pana Karabana musi przejechać około małego, stąd dającego się dostrzec przylądka. Amazja zwróciła wzrok we wskazaną stronę. — Pani moja, gdybyśmy mogły się tam dostać? — zawołała Nedia. — Nic łatwiejszego, odrzekł Jarchut. — Wiatr jest przychylny. Guidara może dopłynąć do przylądka, jeśli pani zechce. Natychmiast odbijemy od brzegu. Amazja zawahała się. Zastanowiwszy się chwilę, spojrzała na Jarhuda. Wyraz twarzy jego nie budził zaufania. Przeczucie ostrzegało, aby mu nie dowierzać. Dziękuję panu, odpowiedziała. Wycieczka ta bez ojca lub narzeczonego byłaby zupełnie niestosowną. Jarhud zmarszczył brwi i odszedł, ukłoniwszy się nisko. Przekonał się, że podobnym sposobem nie trafi do celu. Za chwilę łódź jego odpłynęła i powrócił na pokład tartany. Amazia i Nedia z godziny jeszcze siedziała na galerii, wpatrując się w daleki horyzont, po czym weszły do mieszkania. Jarkut śledził ich wzrokiem z pomostu Tartany. Widząc, że opuściły galerię, rozkazał ludziom swoim pilnować bacznie i uwiadomić go niezwłocznie, jeśli by wieczorem powróciły. Skoro podstęp się nie udał, ucieknie się do gwałtu. Dzięki tej szczęśliwej okoliczności, że ślub Amazji z Achmetem został odłożony i miał się odbyć dopiero za sześć tygodni, nie potrzebował tak gwałtownie spieszyć się z jej porwaniem. Ale z drugiej strony należało pamiętać o tym, że Safar lada dzień może wrócić już do Trebizondy, gdzie niecierpliwie oczekiwać będzie na piękną Amazję, którą postanowił pojąć za żonę. Nad to, że Gloga po Morzu Czarnym nie zawsze da się ściśle obliczyć. Prosty żaglowy statek opóźnia się nieraz o 15 lub 20 dni. Należało więc odpłynąć niezwłocznie, aby przybyć na czas omówiony z intendentem Skarpantem. I dlatego Jarchut postanowił porwać Amazję za nadejściem nocy. Okoliczności sprzyjały niegodnym jego zamiarom. Późnym wieczorem, zanim ojciec powrócił z Odessy, Amazja sama zupełnie wyszła na galerię. Chciała jeszcze popatrzeć w stronę, w którą udali się nasi podróżni i wsparwszy się o balustradę w głębokiej zatanęła zadumie. Zamyślona nie dostrzegła cicho podpływającej łodzi, która z wolna zatrzymała się przy schodach tarasu, dochodzących do samej zatoki. Jarchut wraz z trzema majtkami, czołgając się, przebyli schody, a Mazja nic nie słyszała. Wtem nagle Jarchut rzucił się ku niej i je pochwycił tak silnie, że ruszyć się nie mogła. Zaledwie zdołała krzyknąć Ratujcie! Jarchut zatkał jej zaraz usta, ale Nedia usłyszała krzyk swej pani. Pobiegła jej na pomoc, lecz zaledwie przestąpiła próg galerii, dwóch majtków rzuciło się ku niej i porwawszy, zatkali usta. — Do łodzi! — krzyknął Jarchut. Obie poniesiono do łodzi, która odpłynęła natychmiast. Jak tylko dopłynęli do tartany, przeniesiono porwany na jej pokład, a następnie zamknięto w tylnej kajucie, z której nikt krzyku już dosłyszeć nie mógł. Rozpiąwszy żagle, Guidare odpłynęła na pełne morze. Jednakże pomimo, że wszystko odbyło się tak nagle, jeden z ogrodników pracujący w ogrodzie dosłyszał krzyka Mazji i natychmiast zawiadomił o tym służbę. Powróciwszy do Odessy, bankier Selim w tej właśnie chwili wchodził do domu. Zawiadomiony o tym, że córka jego krzyknęła wołając ratunku, zaczął szukać jej w całym domu. Daremnie. Nie znalazł nigdzie stracił głowę nie wiedząc co myśleć wtem dostrzegł szybko odpływającą tartanę. teraz wszystko zrozumiał pobiegł na wzgórze około którego guidara przepłynąć musiała i wołał z rozpaczą załamując ręce Nędznicy porwali moją Amazję moją jedyną córkę gonić ich zatrzymajcie strzał dany z pomostu rozległ się w powietrzu Selim padł ugodzony kulą za chwilę tartana płynąc szybko z rozwiniętymi żaglami, dzięki przyjaznemu wiatrowi, nie mogła być już dostrzeżona z willi bankiera. Rozdział dwunasty. Van Mitten opowiada dość ciekawą historię o cebulkach tulipanowych. Podróżni nasi zmieniwszy konie pocztowe, opuścili odesce około pierwszej po południu. Keraban zajął miejsce po lewej stronie, van Mitten po prawej a Ahmed usiadł w środku. Bruno i Nizip siedzieli znowu w kabriolecie i więcej jednak spali, niż rozmawiali z sobą. Słońce jasnym świeciło blaskiem, powierzchnia fal morskich wydawała się szafirową, odbijając wyraźnie od szarych wybrzeży. Zarówno jak w kabriolecie i w karecie panowało milczenie, z tą jednak różnicą, że jadący na wierzch spali, zaś siedzący w powozie zatonęli w myślach. Karaban cieszył się swoim oporem, uśmiechając się rozkosznie na myśl, że takiego dobrego figla wypłatał otołańskim. Van Walmiten rozmyślał się nad tą nieprzewidzianą podróżą, wielokrotnie zapytując sam siebie. Po co on, spokojny obywatel holenderski, wędruje bez najmniejszej potrzeby po drogach ciągnących się nad brzegami Morza Czarnego, mogąc spokojnie siedzieć na przedmieściu Pera w Konstantynopolu? Achmed uspokoił się powoli. Postanowił tylko nie oszczędzać pieniędzy upartego wujaszka. Ilekroć za ich pomocą można będzie przyspieszyć podróż lub usunąć przeszkody jak najprędszego przybycia do skutarii. Zwracając się do wuja, zapytał go jak najuprzejmniej, czy ułożył już sobie szczegółowy plan podróży. — A jakże, mój siostrzeńcze — odrzekł keraban. — Będziemy ciągle trzymać się drogi ciągnącej się w pobliżu wybrzeży morskich. Dokąd więc jedziemy obecnie? Do Koblewa, leżącego o 12 mil od Odessy. Staniemy tam wieczorem. A gdzież się udamy z Koblewa? Będziemy jechać całą noc, aby około południa stanąć w Mikołajewie. Rzeczywiście, będziemy podróżować bardzo prędko. Lecz dojechawszy do Mikołajewa, czy nie chciałbyś, kochany wuju, w przeciągu kilku dni dojechać do granic Kaukazu? A to jakim sposobem? korzystając z kolei żelaznych południowej Rosji. Jadąc koleją na Aleksandrów i Rostów, oszczędzilibyśmy sobie co najmniej trzecią część drogi. Usłyszawszy te słowa, Van Mitten trącił lekko łokciem towarzysza podróży. — Daj pan spokój — szepnął. — Nie ma nawet o czym mówić. Przyjaciel mój uczuwa nieprzeparty wstręt do kolei żelaznych. Achmed znał wprawdzie uprzedzenia wuja do tego zbyt nowoczesnego dla stronnictwa starych truków sposobu podróżowania. Liczył jednak na to, że z powodu zbiegu tak ważnych okoliczności, zechce może choć na ten raz wyrzec się niczym nieusprawiedliwionego przesądu. Łudził się biedak, Keraban nie byłby chyba karabanem, gdyby choć na chwilkę najmniejsze jakieś nawet zrobił komun ustępstwo. — Zdaje mi się, że mówiłeś coś o kolei żelaznej — zapytał. — Tak, mój wuju. — I żądasz, abym ja, keraban, zgodził się na to, czego jeszcze nigdy dotąd nie uczyniłem? — Sądzę, kochany wuju, że żądasz, abym ja, keraban, zgodził się na tak głupią jazdę i pozwolił się ciągnąć jakąś tam maszyną parową? — Gdyby wuj chciał raz spróbować, Achmecie... Widocznie nie zastanowiłeś się nad tym, co mówisz. Ależ, mój wuju, powtarzam, że mówisz bez zastanowienia. Inaczej nie odważyłbyś się proponować mi coś podobnego. Wierzaj mi, wuju, że wagony te... Wagony! Powtórzył keraban, wymawiając ten cudzoziemski wyraz ze wstrętem i pogardą zarazem. Tak, wuju. Te wagony posuwające się po relsach. Relsach! Zawołał keraban. Cóż to za szkaradne wyrazy... Czy nie zechcesz objaśnić mnie, jakim mówisz językiem? Językiem tegoczesnych podróżników. No, to przypad, że mi się i powiedz sam, czy choć cokolwiek jestem podobny do tegoczesnych podróżników. I czy taki jak ja człowiek może zgodzić się na to, aby jechał wagonem ciągnionym przez ogniem buchającą maszynę? Co za potrzeba, abym pozwolił poruszać się po jakichś relsach, kiedy mogę jechać karetą po trakcie? Ależ, mój wuju, skoro tyle zależy na pośpiechu, przypatrz mi się, Achmecie, i dobrze pamiętaj sobie o tem. Gdyby nie było pojazdów, jeździłbym wozami. Gdyby nie było wozów, jechałbym konno. W braku konia wsiadłbym na osła, w braku osła poszedłbym piechotą, w braku nóg posuwałbym się na kolanach, w braku kolan. Stój, przyjacielu Karabanie, chyba już koniec na tem! zawołał van mitten chwytając go za rękę. Mylisz się! Odparł karawan. W braku kolan czołgałbym się na brzuchu. Tak, powtarzam, na brzuchu! A zwracając się do Achmeta, dodał żywo: Czy słyszałeś kiedy, aby Mahomet jeździł do Mekki koleją żelazną? Achmet mógłby odpowiedzieć, że gdyby koleje istniały w owym czasie, Mahomet nie omieszkałby zapewne jeździć niemi do Mekki. Milczał jednak, widząc, że wuj mocno jest rozdrażniony. Karaban siedział zasępiony, powtarzając co chwila z urąganiem rozmaite cudzoziemskie nazwy używane przy drogach żelaznych. Jakkolwiek jazda pocztą nie dorównywała kolei, pędzili jednak prędko nasi podróżni. Droga była dość dobra, koni nie brakowało na stacjach. Z wuja Achment zapisywał i płacił wszelkie wydatki z podróży, z czego korzystając z szczodrze podarki dawał pocztylionom, byle tylko galopem pędzili. Wieczorem stanęli w Koblewie a na około południa przybyli do Mikołajewska. Było to 28 sierpnia. Trzy godziny zatrzymali się w hotelu, aby wypocząć nieco i zjeść śniadanie, z czego Brunon bardzo był zadowolony. Korzystając z tej sposobności, Ahmed napisał do bankiera Selima, donosząc mu, że dotąd podróż odbywają spiesznie i szczęśliwie i zasyłają Amazji najserdeczniejsze pozdrowienia, która siedziała milcząca w tej chwili na tarasie, myśląc o tak upartym wuju Ahmeda. Van Mitten, chcąc odnieść jakąkolwiek korzyść z tej mimowolnej podróży poszedł z Brunonem zwiedzić miasto Mikołajewsk, którego rozwój wzrasta ciągle z krzywdą Hersonu. Od miasta tego oddzielało ich 17 mil, ciągnących się wśród niezbyt urodzajnej okolicy. Tu i ówdzie rosły pole i wieżby. W pobliżu Dniepru, który ciągnie się przez 300 przeszło mil i kończy się pod Hersoniem rozlegają się długie, trzciną zarosłe płaszczyzny które wydawały się jakby upstrzone bławatkami. Lecz gdy dał się słyszeć turkot powozu, bławatki owe odlatywały na skrzydłach, były to bowiem niebieskawe sójki, a krzykliwy ich świergot więcej raził uszy, niż świetne, mieniące upierzenie bawiło oczy. Dnia 29 sierpnia równo ze świtem przybyli do Hersonu. Potem zwrócili się ku przesmykowi perokopskiemu, łączącemu Krym albo półwysep taurycki z wybrzeżem Rosji Południowej. Ahmed wysłał z Hersonu długi list do bankiera Selima, do Odessy. W drodze do Perekopu, Keraban zapytał siostrzęca, czy pamiętał i od niego serdecznie pozdrowić przyjaciela. Nie zapomniałem o tem, kochany wuju, a nadto zawiadomiłem bankiera Selima, że nie zaniedbujemy nic, co by mogło przyspieszyć nasz przyjazd do Skutarii. Bardzo dobrze, mój siostrzęce. Ilekroć zatrzymamy się w miejscowościach, w których są biura pocztowe, nie zaniedbuj donosić Selimowi, co się z nami dzieje. Najchętniej. Tylko nie widząc nigdy naprzód, gdzie się zatrzymamy, nie będę mógł nigdy odebrać odpowiedzi. Rzeczywiście, rzekł Van Mitten. Ale, rzekł Keraban, zwracając się do niego, dziwi mnie, że ty, przyjacielu, ani razu jeszcze nie pisałeś do szanownej pani Van Mitten. Taka obojętność może jej przykrość sprawić. Komu pani Van Mitten? zapytał Holender. No tak, odrzekł Keraban. Pani Van Mitten jest zapewne bardzo zacną osobą. Jako kobiecie nic jej zarzucić nie mogę, ale jako towarzyszce życia nie dokończył, a po chwili dodał: Skądże wam przyszło mówić o pani Van Mitten? Bo o ile sobie przypominam, jest to bardzo miła osoba, rzekł Keraban. Pamiętasz, Achmecie, jak chwaliłem panią van Mitten powróciwszy z Rotterdamu? Tak, kochany wuju. Nigdy nie zapomnę, jak uprzejmie mnie przyjmowała. Aha! zawołał van Mitten. Jednakże przypominam sobie, że niekiedy miała pewne dziwactwa i kaprysy. Ale widać, że to już właściwe wszystkim ludziom. Trzeba więc zostać albo pustelnikiem, albo się nie żenić, rzekł Karaban. Mądre zdanie, odpowiedział van Mitten. Czy jako prawdziwa Holenderka zawsze równie namiętnie lubi tulipany? — A zawsze — odrzekł Van Mitten. Szczerze mówiąc, przyjacielu Van Mitten, zdaje mi się, że jesteś nader oziębłym dla żony. — Oziębłym jest to jeszcze za gorące wyrażenie odnośnie do moich dla niej uczuć. — Co mówisz, przyjacielu? — Mówię — odrzekł Holender, że nie miałem zamiaru ani jednym słówkiem wspominać o pani Van Mitten. Ale ponieważ pytasz mnie o nią, przyjacielu, muszę więc zrobić ci pewne wyznanie. Wyznanie? Tak, przyjacielu Karabanie. Otóż wiedz o tym, że rozłączyłem się z panią Van Mitten. Czy być może? I to za obopólną zgodą i na zawsze? Tak, odrzekł Van Mitten. Proszę, opowiedz mi, przyjacielu, jak to było, jeśli nie wywoła to bolesnego wzruszenia. To dobre. Z jakiego powodu mogłoby mnie to wzruszać? A więc mów proszę, jako Turek nadzwyczaj lubię wszelkie podobne historyjki. Dowiedz się więc, przyjacielu Karabanie, mówił Holender tak obojętnie, jakby opowiadał o kimś innym, że od dwóch lat pożycie nasze było nieznośne. Sprzeczaliśmy się o wszystko. O której godzinie kłaść się i o której wstawać. O której co dawać, a czego nie dawać na obiad. Czego używać lub nie używać za napój, Jaka jest była lub będzie pogoda, jakie gdzie poustawiać meble, w którym pokoju napalić na kominku, czy otworzyć okna lub zamknąć drzwi, jakie rośliny posadzić w ogrodzie, jakie wykopać. To wam dopiero mile upływało życie, przerwał Karaban. Sam widzisz, przyjacielu, i tak coraz było gorzej, może i skutkiem łagodności mego charakteru, gdyż wolałem zawsze ulegać i ustępować dla spokojności. Może to i najlepszy sposób. Rzekł Ahmed Przeciwnie, najgorszy jaki być może! Zawołał Keraban gotów sprzeczać się do upadłego. Tego już nie wiem, rzekł van Mitten. Dość, że podczas ostatniej naszej sprzeczki postanowiłem stawić opór i upierałem się przy swoim jakby prawdziwy keraban. — Przez Zalaka! To niepodobieństwo! zawołał Keraban dobrze znający sam siebie. Tak, a nawet jeszcze zawzięciej niż Karaban! zawołał van Mitten. — Mahomecie, miej mnie w swej opiece! — krzyknął Karaban. — I on śmie, że umie być upardszym ode mnie! — Już co temu to chyba nikt nie uwierzy — rzekł Mahomet tonem zdradzającym tak głębokie przekonanie, że aż wujowi jego słodko się zrobiło na sercu. — No, no, przekonacie się zaraz — odrzekł spokojnie Van Mitten. — Ostatnia nasza sprzeczka powstała z powodu tulipanów, tych prześlicznych kwiatów, liczących przeszło sto odmian — jako prawdziwy amator nie miałem tańszych cebulek jak posto Florentów. Osiem tysięcy piastrów! zawołał Keraban nawykły obliczać wszystko na turecką monetę. Tak, prawie osiem tysięcy piastrów, odpowiedział holender. Otóż czy uwierzycie, pewnego dnia pani van Mitten poważyła się wyrwać prześliczną Walencję, aby na jej miejsce wsadzić oko słońca. To już przebrało miarkę. Stawiłem opór. Ona upierała się. Chciałem powstrzymać jej rękę. Wydarła mi ją gwałtem i przyskakując do mojej walencji wyrwała cebulkę. Strata osiem tysięcy piastrów, rzekł keraban. Wtedy gniewem uniesiony rzucam się na jej oko słońca i nogą gniotę na miasgę. Strata szesnaście tysięcy piastrów, rzekł keraban. Pani Van Miten, rozzłoszczona rzuca się na drugą walencję. — Strata dwadzieścia cztery tysiące piastrów — rzekł znów karaban, jak gdyby pisał obliczenie w swojej księdze handlowej. — Ja z mojej strony odwzajemniam się z niweczeniem drugiego oka słońca. — Strata trzydzieści dwa tysiące piastrów — obliczał dalej karaban. Od tej chwili rozpoczęła się zacięta walka. Zaślepiona gniewem pani van Mitten porywa dwie nadzwyczaj kosztowne cebulki i rzuca je we mnie. Każda kosztowała przeszło po dwa tysiące florenów. Strata czterdzieści osiem tysięcy piastrów. Ja rzucam w nią trzy równie kosztowne. Strata siedemdziesiąt dwa tysiące piastrów. I tak cebulki tulipanowe padały jak grat i utarczka, jakiej nikt pewnie jeszcze nie widział, trwała z pół godziny. Gdy zabrakło cebulek, zabraliśmy się do cieplarni, a tam przepadła cała moja bogata kolekcja. — Co razem kosztowało cię, przyjacielu Van Mitten? — zapytał keraban. Około 25 tysięcy florenów, ale pokazałem co mogę. Dwakroć 100 tysięcy piastrów, zawołał Karaban. Zabawka ta drogo cię kosztowała. Następnie rozkazałem sprzedać moją nieruchomość i szacunek przelać do banku w Konstantynopolu i zabrawszy mego wiernego Brunona, wyjechałem z Rotterdamu, przyrzekając sobie nie wracać tam, póki pani van Mitten nie opuści go. Hu. — O! — mruknął Karaban. — No cóż, przyjacielu Karabanie, Wiele też razy zdarzyło ci się okupić swój upór ceną dwustu tysięcy piastrów? zapytał Van mitten. Oto upór, mocą którego postanowił okrążyć Morze Czarne, aby nie zapłacić dziesięciu piastrów. Podróż ta będzie go niezawodnie drożej kosztować niż pana kosztowała walka na cebulki tulipanowe. Mniejsza o to. Niech kosztuje, co chce. Odrzekł oschle keraban przyznaję, że według mnie wan, mi ten wolności swej nie okupił zbyt drogo. W tej chwili powóz dojechał do stacji. Zmieniono konie, a choć podróżni byli dość znużeni, na prośbę Achmenta w dalszą puszczono się drogę i nareszcie dojechali do Perekopu, w głębi zatoki tegoż nazwiska łączącej Krym z lądem za pomocą przesmyku, czyli między Morza Perekopskiego. rozdział trzynasty. Nasi podróżni przejeżdżają wskroś starą tauridę i z jakim zaprzęgiem z niej wyjechali. Krym. Ten starożytny Chersones Taurycki, który zdaje się przeniesionym tu z najpiękniejszych okolic Włoch, z którego pan Ferdynand de Lepé zrobiłby wyspę dwoma cięciami scyzoryka, zakątek, o który ubiegały się wszystkie państwa pragnące posiąść cesarstwo wschodu. Stare państwo Bosforu podbijane kolejno przez Heraklean na 300 lat przed erą chrześcijańską, a następnie przez Mitrydatesa, Alajnów, Gotów, Hunów, Węgrów, Tatarów, Genuęczyków, które Mahomet II uczynił podległym swemu państwu, a na koniec Katarzyna II przyłączyła stanowczo do Rosji w roku 1791. Południowa część Krymu ze swym czaterdachem i amfiteatr lasów dochodzących aż do morza. Z kępami dzikich kosztanów, cyprysów, drzew migdałowych, szczodrzewu i uroczystych kaskad opisanych przez Puszkina, jest najpiękniejszym klejnotem w pośród prowincji ciągnących się od Azowskiego do Północnego Morza. Tu wznosi się letni pałac cesarski, Liwadia i wille największych magnatów rosyjskich. Tu, w tej uroczej krainie, umysł i oczy mają się czym zachwycać. Gdzie spojrzeć? Porozrzucane są wioski tatarskie, osady greckie, miasta wschodnie ze swoimi meczetami, minaretami, muezynami i derwiszami, monastery prawosławne, pałace Hanów, pustelnie upamiętnione romantycznymi przygodami, miejsca święte, cel licznych pielgrzymek, góra żydowska należąca do plemiona Karajmów oraz dolina Józefata, na której, według miejscowej legendy, miliony zamieszkujących przez wszystkie czasy te okolice Stawić się mają na odgłos trąby sądu ostatecznego. Ileż to ciekawych miejscowości mógłby tu zwiedzić Van Mitten? Ile zanotować wrażeń doznanych w tym kraju, który zwiedzał tak niespodziewanie? No ale niestety, przyjaciel jego nie podróżował dla poznania przebywanych krajów, a Achmed, który zresztą znał już te okolice, nie darowałby mu ani godzinki, aby mógł je choć pobieżnie obejrzeć. Przejeżdżając tak przez Krym nie potrzebowali okrążać Morza Azowskiego, co by przedłużało drogę o jakie 150 mil. Powóz toczył się po wąskim przesmyku. Z jednej strony ciągnęła się Zatoka Perokopu, z drugiej Bagna Siwaszu, zwane więcej pod nazwą Zgniłego Morza, obejmującego dwa miliardy metrów przestrzeni, zasycanego wodami Tauridy i Morza Azowskiego. W pobliżu bagnisk z Siwaszu ciągnie się kolej wiodąca z Aleksandrowska do Sewastopola i keraban, chcąc nie chcąc musiał słyszeć przeraźliwy świst lokomotyw przelatujących po relsach. Na zajutrz 31 sierpnia droga ciągnęła się ciągle jeszcze wśród zieleni. To i ówdzie wznosiły się drzewa oliwne, których wiatrem poruszane liście zdawały się jakby postrzebrzone. Cyprysy tak ciemne, iż wyglądały jak czarne, wspaniałe dęby, i rozmaite, wysokie krzewiny, a na wzgórzach piętrzyły się winnice. Gdy dzień zawitał, podnosiły się mgły gęste i niezdrowe, które rozeszły się dopiero za pojawieniem się promieni słonecznych. Tu okolica była puściejsza i nie tak lesista. Tu i ówdzie pasły się po polach wielkie dromadery, co przypominało puszcze arabskie. Cała miejscowość przedstawiała nader pierwotny pozór, ale za to w odosobnionych domkach wiejskich przechowała się jeszcze starodawna tatarska gościnność. Każdy przechodzień może wejść do nich, nasycić pragnienie i głód przy zastawionym zawsze stole i odejść zapłaciwszy jednym słowem: dziękuję. Wieczorem stanęli w małym miasteczku Arabat. Tam na piasku wznosi się forteca, u stóp której wznoszą się tu i ówdzie domki. Nadzwyczaj gęsto rosnący po zagonach koper służy za ukrycie gromadom swojskich węży, a całe rozległe pola zasadzane są kawonami. Była dziesiąta wieczorem, gdy powóz zatrzymał się przed zajazdem dość skromnej powierzchowności. Był to jednak najlepszy w tej mieścinie. Ale na krańcach Hersonesu nie można być bardzo wybrednym. — Siostrzeńcze Achmecie — rzekł Keraban — już kilka dni nocy z kolei pędzimy bez wytchnienia, zatrzymując się jedynie na stacjach pocztowych. Otóż przyznam ci się, że z przyjemnością odpocząłbym kilka godzin w łóżku, choćby hotelowym. O, ja bardzo byłbym rad temu, rzekł przeciągając się warmiten. Lecz czyż można tracić dwanaście godzin czasu w podróży mającej trwać sześć tygodni? zawołał Ahmed. Czy chcesz, abyśmy zaczęli rozprawę zostać czy nie zostać? — zapytał Keraban ostrym tonem, jaki często przybierał. — O, nie, nie, kochany wuju, — odrzekł Ahmed. skoro tylko potrzebujesz wypocząć. — Tak jest, i nie tylko ja, ale i van Mitten i Brunon, i zapewne nawet Nizip. — Panie Keraban, — rzekł ośmielony pytającym jego spojrzeniem Brunon, — jest to pomysł tak rozumny, że mogliby pozazdrościć go panu mędrcy całego świata. A cóż dopiero, jeśli jeszcze pożywna wieczerza usposobi nas do snu? Zapasy żywności, jakie zebrali z sobą, były już prawie wyczerpane. Należało więc oszczędzać ich do czasu przybycia do kerczu. Dużego miasta na półwyspie tegoż nazwiska, gdzie można będzie zaopatrzyć się w nią obficie. Na nieszczęście, jeśli łóżka w zajeździe były dość wygodne, za to kuchnia i spiżarnia wiele zostawiały do życzenia. We wszystkich porach roku mała tylko liczba turystów pojawiała się w krańcach Tauridy. Głównym klientem oberży warabat bywają głównie kupcy i handlujący solą, jadący z kerczu do perekopu, a ci wcale nie są wybredni, tak pod względem noclegu, jak i pod względem pożywienia. Tak więc karaban i towarzysze jego musieli poprzestać na skromnej bardzo wieczerzy. Podano im narodową potrawę, pół misek ryżu z kurą, ale tak twardą, że tylko ostre zęby karabana podała jej mogły. Uparty zawsze i tym razem nie chciał ustąpić. Potem podano mleko z wsiadłe, a na koniec dość smaczne placuszki zwane tam katlamas. Na Nazajutrz dnia 2 września Ahmed zerwał się równo ze wschodem słońca i udał się do urzędu pocztowego dla zamówienia koni. Te, które mi przybyli wczoraj tak były zmęczone długą i ciężką drogą, iż chcąc jechać nimi dalej potrzeba by pozwolić im odpocząć przynajmniej przez 24 godziny. Achmed liczył na to, że konie dostanie zaraz, każe zaprząc i zajechać przed oberżę, aby wuj jego i van Mitten mogli zaraz wsiąść do powozu i udać się niezwłocznie w dalszą podróż, drogą ku Kerczowi. Trafił łatwo do biura pocztowego, ale w stajni jego nie było ani śladu koni i poczmistrz nie mógł ich dać za największą nawet zapłatę. Ahmed, strodze, strapiony, wrócił do zajazdu, w którym towarzysze podróży oczekiwali gotowi do wyjazdu. A nawet Keraban zaczynał się już niecierpliwić. Cóż to? Wracasz bez powozu? Zapytał wchodzącego siostrzeńca. Czyż mamy pójść piechotą na stację? Niestety, kochany wuju, na nic by się to nie zdało, odrzekł Ahmed. Nie ma ani jednego konia. Co znowu? Zawołał karaban. — Jutro dopiero będziemy mogli ich dostać. — Jutro stracimy dwadzieścia cztery godziny — rzekł z boleścią Ahmed. Co? Mielibyśmy stracić dwadzieścia cztery godziny? — krzyknął Karaban. — Ależ ja nie chcę stracić ani dziesięciu, ani pięciu, ani nawet jednej. — Jednakże jeśli nie ma koni — rzekł Van Mitten uspokajając zaczynającego się już unosić przyjaciela. — Co to jest nie ma? Muszą być i będą — zawołał keraban i wszyscy poszli do biura pocztowego. Gdy dochodzili do niego, zobaczyli poczmistrza stojącego na ganku z miną człowieka najmocniej przekonanego, że nikt nie zdoła go zmusić, aby dał czego nie ma. Nie masz pan koni? Zapytał ostro keraban. Tylko te, które mi panowie przyjechali, a są tak zmęczone, że dalej iść nie mogą. I z jakiegoż to powodu nie ma koni na stacji? — Bo zabrał je jakiś bogaty Turek jadący do Kereczu, skąd przez Kaukaz ma udać się do Poti. — Bogaty Turek! — krzyknął Keraban. — Zapewne jeden z tych tegoczesnych czesnych Osmanlisów, przekształconych według europejskiej mody. — A, to już nadto. Nie dość, że zawadzają nam na ulicach Konstantynopola. Trzebaż jeszcze spotykać ich na drogach Krymu. Cóż to za jeden? — Tylko tyle wiem, że nazywa się Safar... – obojętnie – odrzekł Poczmistrz. – I dlaczegoż pozwoliłeś pan sobie oddać wszystkie konie temu jego mościowi? – zapytał pogardliwie Keraban. – Ponieważ przyjechał na stację kilkanaście godzin pierwej niż pan. Konie były wolne, nie miałem więc powodu odmówienia ich. – Przeciwnie. Był bardzo ważny. – Bardzo ważny? – zapytał Poczmistrz. – Ma się rozumieć, skoro ja miałem przyjechać. I cóż to było na to odpowiedzieć? To też poczmistrz popatrzył drwiąco na karabana i chciał wejść do domu, ale ten, że go zatrzymał, mówiąc. Czy są konie, czy nie, mniejsza o to. Ja muszę jechać natychmiast. Natychmiast. Bez koni? To je pan wynajdź. Nie ma koni w całe marabat. Znajdź pan choć parę, choć jednego. Wreszcie choćby pół, ale znajdź koniecznie, wołał coraz więcej unoszący się karaban. Lecz jeśli nie ma koni w całym mieście, odezwał się pojedynczo van Mitten. Muszą być, krzyknął keraban. Może mógłbyś pan wynająć nam muły, rzekł Ahmed. Niechby już i muły, poprzestałbym wreszcie i na nich, rzekł keraban. Nie widziałem nigdy mułów w tej okolicy, odrzekł poczmistrz. No to jednemu może się teraz przypatrzeć, szepnął Brunon do ucha swego pana, wskazując oczami kerabana. Chyba nie ma na świecie upartszego muła. — To może znalazłyby się osły? — rzekł znów Achmed. — Nie ma mów, ani osłów. — Nie ma osłów! — krzyknął Keraban. — Cóż to? Drwisz sobie ze mnie, czy co? Nie ma osłów w całym kraju? Któż temu uwierzy? Nie mówiąc to, popatrzył gniewnie na prawo i na lewo na garstkę krajowców, jacy zgromadzili się przed stacją. — Gotów by ich zaprząc do swej karety — szepnął Brunon Nizibowi. Tak, ich lub nas, odrzekł tenże, jako dobrze znający swego pana. Nie ulegało wątpliwości, że ponieważ bez koni, mów lub osłów niepodobne odjechać, trzeba więc będzie, nie chcąc nie chcąc, zatrzymać się dwadzieścia cztery godziny. Jakkolwiek Ahmed boleśnie uczuwał tę zwłokę, chciał jednak przekładać wujowi, że nie można nie poddać się tak bezwzględnej konieczności, gdy w ten karaban zawołał. Sto rubli temu, kto mi wynajdzie jaki zaprząg. Słowa te silne wywarły wrażenie na obecnych. Jeden z nich zbliżył się do kerabana, mówiąc: Panie turku, ja mam na sprzedaż dwa dromadery. Kupuję twoje dromadery! odrzekł Karaban. Kareta zaprzężona w dromadery. Tego chyba jeszcze nikt nie widział. Otóż osobliwość tę mieli zobaczyć mieszkańcy Arabatu. Targ stanął niebawem. Karaban zapłacił za dromadery trzy razy więcej niż były warte, ale cóż go to obchodziło? Włożono uprząż na dromadery, a były właściciel przyjął na sobie obowiązek pocztyliona, naturalnie za hojne bardzo wynagrodzenie. Usadowił się na dromaderze, powożąc jakby z konia, i kareta popędziła z niemałym zdziwieniem mieszkańców Arabatu i z większym jeszcze zadowoleniem podróżnych. Wieczorem dojechali do stacji odległej o dwanaście mil od Arabatu. I tu koni nie było na zaprząg, bo znów zabrał je bogaty safar. Trzeba więc było zanocować, aby dromadery mogły wypocząć. Wyjechali na zajutrz rano 3 września. Przebyli w ciągu dnia mil 11, przenocowali i następnego dnia wieczorem stanęli w kerczu. Karawan i towarzysze jego wyjechali 17 sierpnia, tak więc po 19 dniach podróży odbyli trzy siódme części drogi. To jest blisko mil 300. Pozostawało tedy jeszcze mil 400. Jeśli jeszcze przez 26 dni pozostających do 30 września podróż pójdzie im równie pomyślnie, to w oznaczonym przeciągu czasu zdołają objechać Morze Czarne. Mam jednak jakieś przeczucie, że wszystko to źle się skończy, powtarzał często Brunon swemu panu. Dla mego przyjaciela Kerabana? dla pana Kerabana lub też dla jego towarzyszy. Rozdział 14. Pokazuje się, że Keraban lepiej znał geografię niż to przypuszczał siostrzeniec jego Ahmed. Miasto Kercz leży na półwyspie tegoż nazwiska na wschodnim kręcu Tauridy. Nad miastem góruje góra Mitrydatesa, na której wznosiła się dawnej Cytadela. Góra ta stercząca obok miasta, będącego kiedyś stolicą Królestwa Bosforu, słusznie nosi nazwisko tego strasznego i nieubłaganego wroga Rzymian, które o mało nie wypędził ich z Azji, tego śmiałego generała, a zarazem legendowego poligloty i toksykologa. Tamto ów król Pontu kazał przebić się szpadą galilejskiego żołnierza, gdy nie zdołał się otruć, ponieważ na silny jego organizm oswojony z struciznami żadna nie działała. Te historyczne szczegóły opowiedział Van Mitten towarzyszom podróży, na co odpowiedział mu Karaban. Ten Mitrydates nie umiał sobie radzić. Jak to? Spytał van mitten. Bo jeśli naprawdę chciał się otruć, dość mu było zjeść obiad w naszej oberży w Wóz wjechał do miasta, a różnorodna zamieszkująca jej ludność z wielkim zdziwieniem przyglądała się osobliwszemu zaprzęgowi. Kercz liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców, składających się z Tatarów, Greków, Rosjan i Żydów. Jak tylko zajechali do hotelu, Achmed pobiegł na pocztę zamówić konie na jutro rano. Na szczęście tu ich nie brakowało. Dobrze, iż tu i ów safar nie zabrał wszystkich koni, mruknął karaban, nie mogąc darować śmiałkowi, co poważył się wyprzedzać go i wynajmować prawie wszystkie konie pocztowe. Ponieważ dromadery nie były już mu potrzebne, sprzedał je przywódcy karawany, ma się rozumieć z wielką stratą. Stratę tę zapisał sobie na rachunekowego safara którego nie było już w kerczu i tym sposobem uniknął zajścia ze swym współzawodnikiem. Safar już od dwóch dni opuścił kercz i pojechał w stronę Kaukazu, tak więc nie będzie wyprzedzał już naszych podróżnych jadących drogą nadbrzeżną. Pokoje w hotelu były dość wygodne, wieczerza smaczna, wszyscy więc mogli wypocząć dostatecznie. Ahmed wysłał list do Odessy donosząc, że podróż odbywa się dość szczęśliwie. Ponieważ na zajutrz, 5 września mieli wyjechać dopiero o 10 rano, więc van Mitten zerwał się jak tylko słońce weszło, aby zobaczyć miasto. Tym razem Achmed mu towarzyszył. Przechodzili szerokie z kamiennymi chodnikami ulice Kerczu, po których włóczyły się liczne gromady psów. Cygan, patentowy czyściciel, ma obowiązek zabijać i rozpędzać je batem. Widać dygnitarz ten musiał spędzić noc na jakiejś pochulance, zaniedbując swego zajęcia, gdyż psy tak zapychały ulicę, że Achmed i Van ten z trudnością mogli przejść. Obłożone kamieniem cisowym wybrzeża portu i przystani dozwalają przechadzać się swobodnie. Tu wznosi się pałac gubernatora i biuro komory. Skutkiem płytkości wody statki nie mogą zbliżać się do nadbrzeża, lecz zatrzymują się przy kwarantannie, gdzie morze jest bardzo głębokie i dno zdatne do zarzucenia kotwicy. Kwarantanna urządzona jest o pół mili od miasta, na wystającym w Morze Kamiennym przylądku, w miejscu gdzie leżało greckie miasto Marmikion. Tu zatrzymują się wszystkie okręty przybywające z Lewantu pod towary rosyjskie przywożone z Taganrogu na statkach nadbrzeżnych. Kercz przyłączony został do Rosji w 1771 roku, a w 1821 mianowany portem morskim. Handel kerczeński nie jest znaczny, a główny podmiot wywozu stanowi sól krymska, w którą tak bogate są saliny Perekopu. Ponad miastem, w samym jego środku, wznosi się dość wielkie stromo ku morzu pochylone wzgórze, zwane górą Mitrydatesa. Na szczycie jej znajduje się kurhan ogromnymi kamieniami pokryty, który nazywa się grobowcem Mitrydatesa. Ahmed i Van Mitten weszli na wzgórze. Z jego wierzchołka roztacza się rozległy widok na zatokę Karczeńską. Pogodne niebo dozwalało widzieć niezliczoną liczbę kurchanów rozrzuconych po okolicy. Gdy czas już było wracać, Ahmed wskazał Van Mittenowi wielkie schody kamienne, otoczone balustradą i prowadzące z góry Mitrydatesa do miasta. Dosięgają one do placu targowego. Niespełna kwadrans wrócili do hotelu, w którym karaban daremnie usiłował rozmawiać z jego właścicielem, Tatarem, bardzo ograniczonym. Przed hotelem czekał już powóz zaprzężony w konie rasy perskiej, których handel prowadzi się w Karczu. Gdy wsiedli, konie ruszyły galopem. To też wcale nie żałowali dromaderów. Pewien niepokój ogarnął Achmeta, gdy dojeżdżali do zatoki. Przypominają sobie zapewne czytelnicy, że w Hersonie zmieniono plan podróży. Na prośbę Achmeta Keraban zgodził się na to, aby nie okrążać Morza Azowskiego, a natomiast obrać krótszą drogę przez Krym. Przystając na te zmianę, mniemał, że wszędzie będzie mógł podróżować lądem, a Achmet nie wyprowadzał go z błędu. Można być przecież jak najlepszym Turkiem prowadzić wzorowo handel tytoniem i tabaką, a mimo to nie znać bardzo dokładnie geografii. Karaban nie wiedział pewnie, że dopływ Morza Azowskiego do Morza Czarnego odbywa się przez szeroki, starożytny Bosfor Cymeryjski, zwany cieśniną Janikale, że zatem koniecznie będą musieli przepłynąć ją pomiędzy Półwyspem Kerczu a Półwyspem Tamańskim. Achmed znał, jaki wstręt żywił wuj jego do morskich podróży – Cóż będzie, jeśli gdy dojadą do tego miejsca, a z powodu prądów lub płytkości wody trzeba będzie przebyć ją w najszerszym miejscu obejmującym około dwudziestu mil przestrzeni? Jeśli wuj bezwarunkowo nie zgodzi się na to, jeśli zechce zawrócić i objechać wkoło Morza Azowskie aż do granic Kaukazu? Jakaż to strata czasu? Jakie przedłużenie podróży? Prawie niepodobna będzie stanąć w Skutarii na 30 września. Oto nad czym rozmyślał Ahmed, gdy powóz toczył się ku ciśnieniu. Dojadą do niej za parę godzin i Wuj dowie się prawdy. Może lepiej uprzedzić go zawczasu. Ale jakiejże to trzeba było zręczności, aby podobna rozmowa nie zamieniła się w sprzeczkę, a sprzeczka w kłótnie. Jeśliby karaban uparł się przy swoim zdaniu, nikt i nic nie zdołałby go skłonić, aby je zmienił i musieliby zawrócić do karczu. Achmed nie wiedział, co począć. Jeśli się przyzna do podstępu, wuj może unieść się niepohamowanym gniewem. Może więc lepiej udać, że nie zna geografii, okazując największe zdziwienie, gdy nagle zamiast lądu zobaczą cieśninę. Droga była dość ciężka. Nie mogli więc jechać prędko, co dozwalało van Mittenowi rozpatrzyć się w tej części Horsonesu. Był to step w całej swej nagości. Tu i ówdzie przeciągały karawany, wypoczywając pod tak zwanymi szencami jakos, przedstawiając malowniczy obraz wschodniego obozowiska. Niezliczona liczba rozsianych tu kurchanów nadawała całej okolicy smutny pozór ogromnego cmentarzyska. W kurchanach tych po rozkopaniu znajdowano kosztowne ozdoby złote, wieńce, berła, tarcze, wazy greckie i naczynia różnej wielkości, zdobiące obecnie ściany muzeum Karczu. Około południa ukazała się na horyzoncie duża czworokątna wieża otoczona czterema wieżyczkami. Był to fort wznoszący się na północ miasteczka Jenikale. W stronie południowej, przy końcu Zatoki Kerczu, ukazywał się przylądek Auburum, wyniesiony ponad wybrzeża Morza Czarnego. A w oddali szkicowały się pierwsze zarysy Kaukazu, tworząc jakby olbrzymią ramę okalającą bosfor cymeryjski. Cieśnina ta tak jest podobna do odnogi morskiej, że van Mitten, znający wstręt przyjaciela do morskich podróży, spojrzał ze zdziwieniem na Achmeta. Ten dał znak, aby nic nie mówił. Na szczęście Karaban spał i nie widział wód Morza Czarnego i Morza Azowskiego, jednoczących się w tym zanudzie liczącym w najwięższym przejściu pięć do sześciu mil szerokości. Tam do licha! rzekł sobie van Mitten. Wielka szkoda, że uparty keraban nie urodził się o kilkaset lat później, gdyż gdyby wtedy odbywał podróż, Achmed nie potrzebowałby się niepokoić, gdyż w cieśninie tej gromadzi się tak wielka ilość muszlowatych piasków, iż kiedyś nareszcie zamieni się w wąską łachę o bystrym prądzie. Jeszcze 150 lat temu okręty Piotra Wielkiego mające oblegać Azow mogły przepłynąć te cieśniny. Dziś proste statki handlowe muszą oczekiwać, aż wody pędzone wiatrem południowym przybiorą 10 do 12 stóp głębokości. Ale był to rok 1882, a nie 2000, więc trzeba było poprzestać na istniejących warunkach hydrograficznych. Kerawan obudził się, gdy powóz zajeżdżał przed oberże w Jenikale. — Czy dojechaliśmy do stacji? — zapytał. — Tak, to stacja Jenikale. Odpowiedział Ahmed. Wysiadłszy z powozu, podróżni nasi weszli do oberży. Zmieniwszy konie, powóz zwrócił się ku przewozowi, gdzie urządzony jest prom do przewożenia podróżnych pieszych lub jadących konno, wozów, powozów, a nawet całych karawan udających się z Azji do Europy lub na odwrót. Miasteczko Jenikale prowadzi zyskowny handel solą, kawiorem, łojem i wełną. Mieszkańcy przeważnie Grecy trudnią się połowami jeziotrów i łaszczów. Marynarze żeglugą wzdłuż brzegów w małych dwużaglowych statkach. Wynajmują ich do przewozu ładunków i towarów. Jenikale jest ważnym punktem strategicznym i dlatego zostało ufortyfikowane, gdy Rosja zdobyła je na Turkach w 1771. Jest to jedna z bram Morza Czarnego, które w tym punkcie posiada dwa klucze bezpieczeństwa. Jenikale z jednej, Tarman z drugiej strony. Po półgodzinnym wypoczynku, kreban dał znak do odjazdu. Zwrócili się ku wybrzeżu, gdzie prom oczekiwał. Kraban najpierw obejrzał się na prawo i na lewo, po czym wydał mimowolny okrzyk. Co się stało, kochany wuju? zapytał Ahmed, kryjąc swój niepokój. Więc to jest rzeka? zapytał, wskazując cieśninę. A tak, rzeczywiście odrzekł Ahmed, nie chcąc wywodzić go z błędu. — Co? Rzeka? — zawołał Brunon. Van Mitten skinął na niego, żeby milczał. — Cóż znowu? Nie jest to wcale rzeka, tylko... — zaczął Nizip. Silne szturchnięcie łokciem w bok nie dało mu dokończyć. Kreban ze swej strony ciągle przyglądał się owej rzece zagradzającej mu drogę. — Rzeka jest bardzo szeroka — rzekł powoli. — Tak, rzeczywiście, dość szeroka — Zapewne skutkiem przyboru wody, odrzekł Achmed. A tak, spowodowanego stopnieniem śniegów, dodał van Mitten, przychodząc w pomoc młodemu przyjacielowi. Stopnieniem śniegów? W miesiącu wrześniu? rzekł Karaban, zwracając się do van Mittena. No tak, stopnienie śniegów, starych śniegów kaukaskich, odrzekł tenże sam nie wiedząc co mówi. Ależ nie widzę mostu, po którym można by przejechać rzekę, rzekł Karaban. Rzeczywiście nie ma już mostu, odrzekł Ahmed patrząc zamiast lornety przez dwie zamknięte ręce, jak gdyby chcąc łatwiej dojrzeć mniemany most na mniemanej rzece. A jednak powinien by most być tutaj, rzekł Van Mitten. Mój przewodnik zaznacza to most. Aha, przewodnik twój mówi o istnieniu tu mostu. Rzekł Keraban i zmarszczył brwi, spojrzał o na holendra. Tak, tak, mostu bardzo starożytnego. Tak starożytnego, że nie mógł oprzeć się przybraniu wód skutkiem stopnienia śniegów. Starożytnych śniegów Kaukazu! odrzekł Keraban, zaciskając usta. ahmed stał na uboczu. Milczał, nie wiedząc, co mówić, żeby nie rozgniewać wuja, co mogłoby nader złe pociągnąć za sobą następstwa. O, mój siostrzeńcze, rzekł oschle Keraban. Jakże sobie poradzimy, żeby przebyć rzekę, na której nie było lub nie ma już mostu? Oho, upatrzymy miejsca, w którym w brud przebyć ją będzie można. Taka jest płytka. Odrzekł jakby od niechcenia. Zaledwie podeszły by się zanurzyły, dodał bardzo niepotrzebnie Van Mitten. A, skoro tak, zawołał keraban. Dalej, przyjacielu. odwin pantaliony i wejdź w rzekę. My pójdziemy za tobą. Ale i ja... — No, bez żadnych ale. Zawijaj pantaliony. Prędzej! Przywiązany do pana swego Brunon wmieszał się do rozmowy, aby mu przyjść w pomoc. — Nie ma potrzeby, proszę pana — rzekł do karabana. — Przejdziemy, nie zamoczywszy nawet podeszw. — Jest prom. — A, jest prom. — Jak to dobrze, iż pomyślano o urządzaniu promu na tej rzece, który zastąpił most, ów starożytny most. I czemu nie mówiliście tego zaraz? Gdzież jest ten prom? Tu zaraz, kochany wuju, rzekł Ahmed, wskazując prom doprowadzony do brzegu. Powóz nasz już wprowadzono na niego. Czy tak? I któż to wydał ten rozkaz? Nikt. Sam poczmistrz kazał go tam wprowadzić. Jak to zawsze miewa miejsce? Od czasu jak nie ma owego starożytnego mostu, wszak tak? Rzekł szydersko-keraban. A zresztą, kochany wuju, nie ma innego sposobu dojechania do, do skutarii. Mylisz się, panie siostrzeńcze. Można się zawrócić ku północy i okrążyć Morze Azowskie. No ależ, wuju, przedłużyłoby to podróż o dwieście mil, a mój ślub, a ramadan. Czy zapomniałeś o tym? Niczego nie zapomniałem i potrafię powrócić na oznaczony czas. No, ruszajmy. To powiedziawszy, karaban zwrócił się ku promowi. Towarzysze podróży poszli za nim. Zatrzymał się na wybrzeżu i przez parę minut oglądał się dookoła. Nareszcie wszedł na prom i wsiadł do powozu. Achmed, Van Mitten, Brunon i Nizip zajęli także swoje miejsca. Odwiązany prom odpłynął i prąd poniósł go ku przeciwnej stronie. Karaban milczał. Nikt więc nie śmiał przemówić. Z początku fale były spokojne i przewoźnicy z łatwością mogli kierować promem. Ale niebawem wiatr się zerwał, popychając promo w głąb zatoki zamiast do przeciwnego brzegu. W takim razie zamiast jednej, pięć mil przepłynąć by trzeba, więc można było obawiać się, że zniecierpliwiony już Karaban każe zawrócić. Ale Ahmed szepnął kilka słów przewoźnikom z obietnicą sutej nagrody i w godzinę po opuszczeniu wybrzeża Jenikale podróżni koniej i powóz dobili do drugiego brzegu. Cztery wiorzcy oddzielające ich od miasteczka Taman przejechali w godzinę, a Karaban, patrząc znacząco na Achmeta rzekł tylko. Widocznie wody Morza Azowskiego i Morza Czarnego zachowują się dość zgodnie w cieśninie Jenikale. I nigdy już nie wspomniał o rzece Achmeta, ani o starożytnym moście przyjaciela Van Mittena. Rozdział piętnasty Keraban, Ahmed, Van Mitten i obaj służący wyglądają jak salamandry. Mała mieścina Taman ze swymi niewygodnymi domkami pokrytymi słomą, wypłowiałą działaniem czasu i drewnianym kościółkiem dość smutnie się przedstawia. Podróżni nie zatrzymali się w tym mieście, tak więc Van Mitten nie mógł zwiedzić ani ważnej stacji wojennej, ani fortecy, ani ruin tu Marakanu. Jeśli z powodu przeważającej liczby mieszkańców greckiej narodowości i obyczajów Kercz można nazwać greckim miastem, to Taman uważać należy za kozackie. Rażącą tę różnicę nawet w przejeździe tylko dostrzegł Holender. Wybierając zawsze najkrótsze drogi, powóz toczył się przez godzinę po południowym wybrzeżu Zatoki Tamańskiej. Podróżni mogli zrobić spostrzeżenie, że może na całym świecie nie ma miejscowości lepiej nadającej się do polowania. Spotykali bowiem ciągle bajeczną liczbę stad pelikanów, kormoranów, dropi, czubatych nurów, unoszących się i gnieżdżących na ogromnych bagnach. Gdy powóz skręcał na południowo-wschód, turkot jego spłoszył niezliczone stada kaczek. Widząc to, van mitten zawołał. A to ładna gromadka! Istny pułk kaczek! Pułk! Powtórzył Keraban wzruszając ramionami. Chciałeś zapewne powiedzieć cała armia. Masz słuszność, przyjacielu, a to co najmniej sto tysięcy kaczek. Sto tysięcy jest co najmniej dwakroć sto tysięcy, zawołał Keraban. Tak, będzie pewnie dwakroć sto tysięcy. Mówiąc trzykroć sto tysięcy powiem jeszcze za mało. Masz słuszność, odrzekł Van Mitten, nie chcąc zaprzeczać, aby nie doszło do miliona kaczek. Czas był piękny, droga dość dobra. Konie biegły prędko i nie brakło ich na żadnej stacji. Ponieważ dobrze wypoczęli podczas noclegu w Kerczu, postanowili więc nie zatrzymywać się na noc, jechać bez przystanku przez 36 godzin. Nad wieczorem wypoczęli chwilkę na jednej ze stacji, będącej zarazem za jazdem. Nie wiedząc, czy na Kaukazie będą mieli łatwość zaopatrzenia się w artykuły żywności, postanowili zjeść wieczerze, aby oszczędzić zapasów zrobionych w Kerczu. Zajazd nie był wykwintny, ale w żywność dobrze zaopatrzony. Dziwili się tylko, że czy skutkiem niedowierzania zwyczajów miejscowych gospodarz kazał sobie naprzód płacić za wszystko w miarę podawania. I tak przyniósłszy chleb, powiedział. Proszę o dziesięć kopiejek. Achmed zapłacił. Następnie podawszy jaja, rzekł. Osiemdziesiąt kopiejek. I Achmed wyliczył żądaną sumę. Potem znów. Tyle, a tyle za kwas. Za kaczki, za sól, tak, nawet za sól. Achmed płacił i tak z kolei trzeba było płacić naprzód za obrus, serwety, noże, widelce, łyżki, szklanki, talerze, a nawet za ławki, na których siedzieli. Gniewało to niewymownie Karabana, aż zniecierpliwiony zakupił hurtem wszystko, czego tylko potrzebować mogli, a w dodatku zwymyślał porządnie właściciela, który zgarnąwszy pieniądze, słuchał obelg spokojnie, z najzimniejszą krwią. Po wieczerzy odkupił wszystko za połowę ceny. Dobrze jeszcze, że nie każe nam płacić za oddychanie! zawołał Keraban. Człowiek ten nadałby się wybornie na ministra finansów państwa otomańskiego. Dopieroż by opodatkował najlżejsze poruszenie wioseł kajków Bosforu. Gdy wyjeżdżali, zapadła już noc ciemna, bezksiężycowa. Keraban i towarzysze jego, w senni, wpół rozmarzeni ciemnością i nocną podróżą przez nieznane przestrzenie, siedzieli milcząc. Około jedenastej szczególny jakiś szmer zwrócił ich uwagę. Był to pewien rodzaj syczenia, podobny do wydobywającego się z butelki odkorkowanej wody salcerskiej, tylko dziesięćkroć silniejszy. Konie stanęły. Pocztylion mógł je ledwie utrzymać. Achmed spuścił oko powozu i wychylając głowę, zapytał: Co to za syk? Dlaczego stoimy? Są to błotne wulkany! odpowiedział pocztylion. Błotne wulkany! – krzyknął Karaban. – Kto słyszał kiedy o błotnych wulkanach? – Doprawdy śliczną drogę wybrałeś, Achmecie. – Niech panowie zechcą wysiąść – rzekł Pocztylion. – Wysiąść? Ja mam wysiadać! – zawołał Karaban. – Tak, panie, radzę iść piechotą za karetą, dopokąd nie miniemy tej miejscowości, gdyż nie mogę ręczyć, że zdołam utrzymać koni, aby nie poniosły. – Kochany wuju… Pocztylion ma słuszność. Trzeba będzie przejść cztery, a może najwięcej pięć wiorst. Wysiadajmyż więc! rzekł Karaban. Błotne wulkany! To coś ciekawego. Przyjacielu, van Mitten, warto zobaczyć. Wysiadła a za nim towarzysze podróży i zaczęli iść za wolno bardzo posuwającym się powozem, którego latarnie oświetlały drogę. Noc była bardzo ciemna i dlatego nie mogli widzieć naturalnego fenomenu, o którym mówił im pocztylion. Słyszeli za to doskonale przeraźliwy syk, głośno niekiedy rozlegający się w powietrzu. Gdyby tak jechali w dzień, widzieliby wielki step pokryty wyniosłymi stożkami podobnymi do ogromnych mrowisk, jakie się napotyka w pewnych okolicach podzwrotnikowej Afryki. Z tych stożków wybuchają źródła gazowe i sarczane, zwane pod nazwą błotnych wulkanów, chociaż działalność wulkaniczna żadnego nie bierze udziału w objawie tego fenomenu. Jest to po prostu mieszanina błota, gipsu, wapienia, pirytu, a nawet oleju skalnego, wybuchająca z pewną gwałtownością pod ciśnieniem gazu wodoru węglowego. Wytwarzający się w tych warunkach gaz wodorny powstaje z powolnego, ale nieustającego rozkładu oleju skalnego, pomieszanego z różnymi tymi substancjami. Skaliste ściany, w których się znajduje, kruszą się nareszcie pod działaniem wód, czy to wód deszczowych, czy źródlanych, przesiąkających nieustannie. I wtedy następuje wybuch, tak samo jak sprężystość gazu opróżnia, rozsadzając butelkę napełnioną musującym płynem. Niezliczona liczba takich wybuchających stożków rozrzucona jest na powierzchni Półwyspu Tomańskiego. Znajdują się one także na podobnych gruntach Półwyspu Kerczu, ale nie w pobliżu drogi, w którą jechali nasi podróżni, nie mogli więc ich widzieć. Teraz szli w pośród tych parą buchających wyniosłości, tryskających błotem, których naturę Van Mitten wytłumaczył towarzyszom. Niekiedy szli tak blisko tych małych kraterów, że wybuchy gazów w twarz ich uderzały. Rozpoznając obecność gazu oświetlającego, Van Mitten rzekł do karabana. Droga ta nie bardzo jest bezpieczna. Mógłby nastąpić wybuch. Masz pan słuszność, odpowiedział Ahmed. Ostrożność nakazuje zagasić. Widać też samą uwagę zrobił sobie pocztylion, nawykły przebywać tę drogę, gdyż w tejże chwili latarnie powozu zgasły. Nie palić, zawołał Ahmed, zwracając się do Brunona i Niziba. Może pan być o to spokojny, odpowiedział Brunon. Nie mam ochoty wylecieć w powietrze. A cóż to znowu? Zawołał keraban. Więc już i palić tu nie wolno? Nie wolno, kochany wuju. Przynajmniej chociaż przez parę wiorst. — Nawet maleńkiego cygara? — zapytał, zwijając szczyptę tytoniu. — Zaczekaj trochę, przyjacielu karabanie, zaczekaj, dla wspólnego naszego bezpieczeństwa. Palić na tym stepie jest tak bezpiecznie, jakby w składzie prochu. — Śliczny kraj, nie ma co mówić — mruczał karaban. — Najniezawodniej handlujący tytoniem nie dorabiają się tu majątku. Przyznaj teraz, siostrzeńcze Achmecie, że lepiej było naddać drogi i objechać Morze Azowskie. Ahmed nic nie odpowiedział nie chcąc wywołać sprzeczki. Keraban mrucząc schował tyton do kieszeni i szli dalej za powozem ledwie dającym się dostrzec w ciemności. Droga przeżynana wyrwami niełatwą była do przebycia. Musieli więc postępować bardzo ostrożnie. Szczęściem nie było wiatru, więc para prosto unosiła się w powietrzu nie otaczając podróżnych, co by im bardzo utrudniało drogę. Szli tak bardzo powoli przez pół godziny. Nie wspierały się ciągle, tak że pocztylion zaledwie mógł je utrzymać. Resory powozu skrzypiały ilekroć koła wpadały w wyboje, nie pękały jednak, dzięki niezwykłej swej wytrzymałości, jakiej dały już dowód w bagnach ponad dolnym Dunajem. Za jaki kwadrans wydostaną się już zapewne z przestrzeni pokrytej błotnymi wulkanami? Wtem nagle z lewej strony drogi wielka zabłysła jasność. Jeden stożek zapalił się, jakby roztaczając płomień, że oświetlił step na przestrzeni wiorsty. Któż tu pali? krzyknął Ahmed, idący nieco naprzód i prędko się odwrócił. Nikt nie pali. Wtem rozległ się krzyk pocztyliona, który żadnym sposobem nie mógł utrzymać koni. Zbiegły się przestraszone, unosząc powóz nadzwyczaj szybko. Wszyscy zatrzymali się jednocześnie. W pośród czarnej nocy step przedstawiał przerażający widok. Płomienie wybuchające ze stożka oddzieliły się sąsiednim. Jedne po drugich wybuchały gwałtownie, jakby krzyżujące się ze sobą ognie sztuczne. Teraz całą płaszczyznę oświetlała świetlana iluminacja, ukazująca rozsiane setki ogniem dzielących wytrysków, w których gazy płonęły w pośród wyrzucanych materii płynnych. Jednych świecących ponure jak olej skalny, innych zabarwionych rozmaicie, skutkiem obecności białej siarki, pirytu lub węglanu żelaza. Jednocześnie głuchy grzmot przebiegł marglowatą ziemię. Czyżby miałyby się rozstąpić pod zbytnim ciśnieniem wybuchowych materii? Wielkie zagrażało niebezpieczeństwo. Wiedzieni instynktem, karaban i towarzysze jego rozstąpili się, aby nie zostali pochłoniętymi wspólnie. Nie mogli się zatrzymywać, ale musieli biec jak najśpieszniej, aby jak najprędzej wydostać się z tej niebezpiecznej miejscowości. Jasno teraz oświetlona droga zdawała się morzebną do przebycia. Wiła się wśród stożków po płonącym stepie. — Prędzej, prędzej! — wołał Ahmed. I biegli w kierunku powozu, którego już dojrzeć nie mogli. Poza horyzontem zdawało się, że nocna ciemność step zalegała. Widać tam było krańce stożkami pokrytej przestrzeni, którą należało minąć jak najspieszniej. Wtem nagle silniejszy daleko wybuch nastąpił na samej drodze. W mgnieniu oka grunt się podniósł i płomień buchnął wielkim otworem. Kreban upadł. Spostrzeżono, że miota się wśród płomieni. Jeśli nie zdoła się podnieść, już po nim. Jednym skokiem, Ahmed rzucił się mu na pomoc i pochwycił, zanim dociągnęły go płonące gazy. Uniósł go na wpół zaduszonego wyziewami wodoru. Wuju, wuju! wołał. Wszyscy pomagali się ratować, próbując wpuścić nieco powietrza w płuca. Nareszcie po długich usiłowaniach dało się słyszeć upragnione odetchnienie. Silna pielś karabana zaczęła podnosić się i opadać, wyrzucając zabójcze, zapełniające ją gazy. Odetchnął w końcu długo, odzyskał przytomność, a pierwszymi słowami, gdy już mógł przemówić, były następujące. Zapewne nie poważysz się dowodzić, Achmecie, iż nie byłoby lepiej okrążyć Morze Azowskie. Masz słuszność, kochany wuju. Jak zawsze, mój siostrzeńcze. Zaledwie słów tych domówił, głęboka ciemność zaległa step tak jasno oświetlony przed chwilą. Wszystkie stożki zagasły nagle, i jednocześnie jak gdyby ręka białego maszynisty zmieniała nagle na scenie dekorację. Wszystko teraz przedstawiało się czarne. A to tem więcej, że nie zatarło się jeszcze w oczach wrażenie olśniewiającej jasności zagasłej tak nagle. Podróżni zatem nasi uniknęli szczęśliwie niebezpieczeństwa. Parę wiorst dalej pocztylion zdołał powstrzymać konie i zapaliwszy latarnię oczekiwał na karabana i jego towarzyszy, którzy doszedł uszytem, zajęli swoje miejsca. Ruszono dalej. Noc przeszła spokojnie. Van Mitten zachował niezatarte wspomnienie tego niezwykłego widoku. Gdyby z rządzeniem losu dostał się w owe okolice Nowej Zelandii, gdzie w jednej chwili zapalają się źródła rozrzucone na amfiteatrze wzgórz buchających ogniem, nie doznałby silniejszego wrażenia. Nazajutrz, 6 września wieczorem o godzinie ósmej, zatrzymali się w miasteczku Rajewskaja, na pograniczu ziemi kaukaskiej. Rozdział 16. Wielka sprzeczka, jaki tyton jest lepszy perski czy z Azji Mniejszej. Przestrzeń rozciągająca się między Morzem Czarnym i Kaspijskim nosi nazwę Kaukazu albo Kraju Kaukaskiego. Składa się z niezmierzonych równin poprzeżynanych pasmami gór, których odnogi łączą się z górami Tauru. Kaukaz graniczy na północ z rzekami Manyżem i Kumą, na wschód z Morzem Kaspijskim. Na południe z Persją i Turcją, na zachód z Morzem Czarnym i Azowskim. Powierzchnia obejmuje około 49 tysięcy mil kwadratowych. Składa się z kraju przedkaukaskiego i zakaukaskiego. Okolica leżąca na południe głównego łańcucha gór kaukaskich nosi nazwę kraju zakaukaskiego i graniczy z Turcją i Persją około góry Ararat, gdzie według Biblii osiadła po potopie Arka Noego. Okolice te zamieszkują lub przebywają liczne plemiona rasy kastelewskiej, armeńskiej, czerkieskiej, czeczeńców i ligzińców. Na północy zamieszkują Kałmucy, Nogaje, Tatarzy mongolscy, na południe Tatarzy rasy tureckiej, Kurdowie i Kozacy. Według twierdzenia znakomitych uczonych z tej to półeuropejskiej, półazjatyckiej okolicy pochodzi rasa biała zamieszkująca obecnie Azję i Europę i dlatego nadali jej nazwę rasy kaukaskiej. Trzy drogi ciągną się przez Kaukaz: Pierwsza wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, druga z Mozdoku do Tyflisu, trzecia przez Derbent. Keraban zgodnie z Achmetem wybrali pierwszą jako najkrótszą, przy której nie brak wsi i miasteczek dozwalających znaleźć wypoczynek i artykuły żywności. Wprawdzie mogliby przyspieszyć podróż jadąc koleją z Rostowa do władzy Kaukazu, a o 15 mil dalej z Tyflisu do Potti, ale Ahmed wiedział, że wuj Ani słyszeć o tym nie chciał. Dnia 7 września w dalszą puścili się drogę. Achmed nie zaniedbywał nic, co by podróż przyspieszyć mogło. Pod tym względem karaban nie stawiał mu przeszkód. Już tylko 24 dni zostawało, aby w oznaczonym terminie przybyć do skutarii. Awan mitten pragnąłby inaczej podróżować. Zatrzymywać się w piękniejszych i ważniejszych miejscowościach, oglądać osobliwości, ale nie pytano go o zdanie. Wreszcie sam wiedział, że czas nagli. Gdy już dojechali do Kaukazu, Brunon miał sobie za obowiązek zrobić ukochanemu panu niektóre uwagi. Wysłuchawszy ich, van Mitten zapytał: Więc jakiż z tego wszystkiego wyprowadzisz wniosek? Że lepiej by pan zrobił, gdyby pożegnał obu panów Turków. Niech sobie pędzą dalej na złamanie karku po wybrzeżach Morza Czarnego, a my tu pozostańmy. Chcesz, żebym opuścił przyjaciela Karabana? Tak. Niech mu pan życzy szczęśliwej drogi. Co do nas, skoro zagnały nas tu nieprzyjazne losy, zatrzymajmy się jakiś czas dla zwiedzenia Kaukazu. Potem wróćmy spokojnie do Konstantynopola, gdzie nie dosięgnie nas prześladowanie pani van... Cicho, cicho, Bruno, nie, nie wymawiaj tego nazwiska. Nie wymienię go, aby panu nie zrobić przykrości, ale przecież tej to osobie zawdzięczamy zaplątanie się w nieszczęsną awanturę. Pędzić dzień i noc, co koń wyskoczy, być narażonym na zatonięcie w bagnach lub upieczenie w ogniem gorącej krainie. Doprawdy, to więcej jak za nadto. Radziłbym panu zatem, nie rozprawiając o tym z panem Karabanem. Bo go nie przegadasz, zawiadomić go uprzejmym bilecikiem, aby sobie jechał dalej, gdyż pan wraca do Konstantynopola, gdyż pan wraca do Konstantynopola, gdzie będziesz go oczekiwał? To byłoby niegrzecznie, odrzekł Van Mitten, ale bardzo rozumnie. Czy ci tu tak bardzo źle? Zapytał Van Mitten. Wcale niedobrze. A potem, czyż nie widzi pan, że zaczynam chudnąć? No, nie bardzo, Bruno, nie, nie bardzo. Chciałem się zważyć w karczu, ale nie było innej wagi, prócz listowej. A ta pewnie była za mała, odrzekł, śmiejąc się, Van Mitten. Trochę, odpowiedział poważnie Brunon. Ale jeśli tak dalej potrwa, zobaczy pan, że będzie dostateczną. No cóż, czy rozstaniemy się z panem Turkiem? Jakkolwiek podobny sposób podróżowania nie mógł podobać się poważnemu i systematycznemu Holendrowi, nie mógł jednak zgodzić się na sprawienie takiej przykrości swemu przyjacielowi. Nie, Bruno nie. Nie mogę odstąpić przyjaciela. Jestem jego gościem, zaproszonym na obiad. Na który chcąc przybyć, musimy zamiast mili przejechać mil 700. Miłe zaproszenie. Cóż zrobić? By zostać tutaj, panie. Bo mam jakieś przeczucie, że czekają nas stokroć przykrejsze przygody, które szczególniej Panu dadzą się we znaki. Droga nieustannie prawie ciągnęła się wybrzeżami Morza Czarnego, zaledwie tu i ównie na kilka wiorst się odsuwając. Od strony wschodu rysowały się na horyzoncie ostatnie odnogi gór kaukaskich, prawie wiecznym pokrytych śniegiem. Minąwszy kilka miasteczek, około pierwszej dojechali do Gidenberga. Na wybrzeżach okrętu Morza Czarnego miasteczka rozrzucone są w niewielkie od siebie odległości, ale nieco dalej kraj jest prawie pustynią. Między górami a morzem okolica jest piękna i lesista. Rosną tu piękne dęby, lipy, orzechy, kasztany i platany otoczone zwojami dzikiego wina. W pośród tych lasów świergoczą piegrze i sławiki. Około południa spotkali klan kaumuków koczujących. Rozpinają oni swoje namioty już to na stepie, już w zielonych dolinach lub nad brzegami wód, stosownie do polecenia swoich wodzów. Kałmucy pochodzą od Mongołów. Niegdyś licznie bardzo zamieszkiwali krainę kaukaską. Następnie przeważna liczba wyemigrowała do Azji. Zachowali oni odrębny swój strój i obyczaje. Mężczyźni noszą szerokie pantaliony, spiczaste, barankami obłożone lub całkiem barankowe czapki, Safianowe buty i szerokie burki, czyli kalaty. Ubiór kobiet niewiele się różni. Na głowie noszą rodzaj czapek, spod których wysuwają się warkocze przybrane w różnobarwne wstążki. Dzieci chodzą prawie nago. Kałmucy są niskiego wzrostu, ale silnie zbudowani. Zwinni, zręczni, doskonali jeźdźcy. Żywią się rodzajem zupy z mąki ugotowanej na końskim mięsie. Naługowi pijacy i złodzieje. Ciemni i zabobomni do najwyższego stopnia. Oto obraz tego plemienia koczującego ciągle po stepach kaukaskich. Powóz przejechał przez koczowisko prawie nie zwróciwszy ich uwagi. Może niektórzy spojrzeli zawistnie na rączy ciągnącego rumaki. Nie napastowali jednak podróżnych, dozwalając im jechać spokojnie do najbliższej stacji. Na o dziesiątej rano dojechali do dusza. Tu musieli czekać parę godzin, zanim poczmistrz sprowadził konie z pastwiska. Podróż odbywali teraz spokojnie, ale też nie urozmaicało jej żadne ważniejsze wydarzenie. Iwan Mitten nie miał co zapisać w swoich notatkach. – Może przy tej sposobności – rzekł – nastręczy się jakaś niespodzianka urozmaicająca nudną podróż. Lub może jest tu coś warte zwiedzenia. Spodziewam się, że młody mój przyjaciel Achmed pozwoli przecie nam odetchnąć. Dobrze, dopóki nie założą koni, odpowiedział Achmed. Nie zapominaj, pan, że już 9 września. Masz słuszność, Achmedie, rzekł karaban, ale dowiedz się, no czego to można dostać. Miasteczko to podobne jest do wiosek kozackich opalisadowanych, z bramami, ponad którymi wznoszą się czworokątne wieżyczki dla straży, czuwające we dnie i w nosy. Domy są drewniane, ściany ich wyrzucone gliną, dachy wysokie, słomiane. Piękne drzewa otaczają je dokoła. Ludność jest dość zamożna. Zajazd był nie bardzo ponętny. Gdy Kraban z towarzyszami zasiedli do stołu, zastawiono obiad. Potrzebne do niego zapasy zakupiono w sąsiednim sklepiku, którego właściciel bywa tu najczęściej zarazem masażem, rzeźnikiem, szynkarzem i kupcem korzennym. Obiad składał się z pieczonego indora, ciastek z mąki kukurydzowej, z serem i z blinów. Za napój podano jakiś rodzaj gęstego piwa i kilka flaszek mocnej wódki, której używanie jest tu nadzwyczaj rozpowszechnione. Można było wymagać więcej od małego zajazdu w podrzędnej mieścinie leżącej na krańcach Morza Czarnego. To też podróżni nasi zjedli z apetytem zadowoleni ze zmiany potraw. Po obiedzie Achmed udał się zaraz do biura pocztowego, aby zaprzęgano jak najprędzej, a Karaban i Van Mitten wyszli zasiąść na wystawce wspartej na słupach, u stóp których szemrał szeroki strumień. Trudno było o lepszą sposobność użycia słodkiego farnięte i zatonięcia w rozkosznych marzeniach, jakim mieszkańcy wschodu nadają nazwę Kiev. Dla samej strawności po posilnym obiedzie należało zapalić nargile. To też przyniesiono jest z powozu wraz z tytoniem i obaj zwolennicy tytoniu, któremu zawdzięczali swe majątki, zabrali się do swojej ulubionej rozrywki. Ma się rozumieć, keraban nałożył swoją fajkę ulubionym perskim tombeki. van mitten takie pochodzącym z Azji mniejszej. Zapaliwszy rozparli się na stojących naprzeciw siebie ławkach, włożywszy w usta wielkie burszyny, i wonny dym zaczął rozchodzić się w przestrzeni. Tak, Keraban, jak van Mitten, czas jakiś siedzieli w milczeniu. A, cóż to za niewysławiona rozkosz? Rzekł nareszcie karaban. Cóż może dorównać błogości takiej niemej rozmowy ze swoim nargile? Tem milszej, że nigdy nie zamienia się w sprzeczkę, odrzekł van Mitten. To też rząd turecki bardzo źle postąpił, jak zwykle zresztą, nakładając podatek na tytoń, co tak powiększyło jego cenę. Dzięki temu niemądremu pomysłowi, nargile zupełnie zaczynają wychodzić z użycia, a w końcu znikną zupełnie. A nie dorównują im ani cybuchy, ani cygara, ani papierosy. Wielka by to była szkoda, przyjacielu Karabanie, odrzekł van Mitten, puszczając parę kłębów dymu. A przez litość, nie pal tak prędko! Zawołał nagle karaban. Taki pośpiech nie dozwala dość zakosztować rozkosznego dymu. Patrząc na ciebie, zdaje mi się, że widzę żarłoka, który połyka kawałki niepogryzione dostatecznie. Masz słuszność, przyjacielu karabanie, odrzekł, nie chcąc zakłócać sprzeczką tak błogiego spokoju. Ja zawsze mam słuszność, przyjacielu to mnie tylko dziwi, przyjacielu Karabanie, że my, handlujący tytoniem, z taką przyjemnością zużywamy własnego naszego towaru. I cóż w tym jest dziwnego? Bo jeśli to prawda, że cukiernicy przesycają się i nabierają wstrętu do ciastek i słodyczy, jakie wybierają, to handlujący tytoniem powinni by nabrać wstrętu do jedną tylko, zrobię ci uwagę, van mitten, jedną, jedyną. Jakąż? Czy słyszałeś kiedy, aby sprzedający wina miał wstręt do trunków? Nie, nie słyszałem. A czyż to nie wszystko jedno: sprzedawać wino lub tytoń? Zgadzam się, wytłumaczyłeś mi doskonale. Lecz skoro chcesz sprzeczać się ze mną, ale bynajmniej nie mam tego zamiaru. Masz go widocznie, rzekł Karaban. Lecz zapewniam cię, skoro chciałeś dociąć mi trochę z powodu, że namiętnie lubię palić. Zapewniam cię, przyjacielu, karabanie. O, znam ja się na przycinkach, odrzekł, unosząc się keraban. Ani mi się śniło robić ci przycinki, odrzekł mi ten, zniecierpliwiony jego naleganiem. Nie wywiedziesz mnie w pole. Ale teraz ja także zrobię ci pewną uwagę. Słucham. Oto w żaden sposób pojąć nie mogę, jak możesz palić latakiem w nargilu. Jest to dziwne upodobanie, niegodne poważnego palacza. Zdaje mi się, że nie wolno mi przekładać tytoni za Azji Mniejszej. Do prawdy? Cóż warta Azja Mniejsza w porównaniu z Persją, kiedy chodzi o tytoń? Zawołał Keraban. To rzecz względna. Nawet po podwójnym spółkaniu Tombeki posiada jeszcze własności daleko wyższe niż Latakia. A rzeczywiście, jest daleko mocniejszy dzięki Belladonie, w którą obfituje. Zastosowana w odpowiedniej ilości Belladona nie jest szkodliwą, a podnosi wartość tytoniu. — rzekł Keraban. — Taki tytoń dobry jest dla tych, co chcą truć się powolnie. — Zdaje ci się, by Ladona nie jest trucizną. — Jest jedną z najgwałtowniejszych — odparł Van Mitten. — A przecież nie umarłem od niej. — Dotąd nie. Ale umrzesz. — Niech i tak będzie. Ale nawet w ostatniej godzinie życia nie przestanę utrzymywać, że tombek jest stokroć lepszy od tego wysuszonego siana, zwanego Latakią — — wołał coraz więcej, głos podnosząc. — Niepodobno zgodzić się na tak nieuzasadnione twierdzenie — odrzekł Van Mitten, także zaczynając się unosić. — Jak można wmawiać to temu, kto od lat dwudziestu kupuje tytoń? — A jak można przeczyć temu, co go sprzedaje od lat trzydziestu? — Od dwudziestu! — krzyczał Van Mitten. — Od trzydziestu! — wrzeszczał Keraban. I obydwa zerwali się z ławek. Skutkiem szybkich ruchów cybuchy z ust im wypadły. Podnosząc je, prawili sobie grubiaństwa. Nareszcie keraban zawołał. — Nie ma na świecie upardszego człowieka jak ty. — Z wyjątkiem ciebie — odparł Mitten. Popatrzy tylko na dym lataki z twych ust się wydobywający. — A ty na ten dym tombeki, otaczającym mnie woniejącym obłokiem. I obaj ciągnęli jak najmocniej, kłęby dymu puszczając sobie wzajemnie w twarze. — Powąchaj no tylko, jak mój tyton pachnie — wołał keraban. Powąchaj ty mego, odpowiadał Van Mitten. Musisz sam przyznać na koniec, Van Mitten, że zupełnie nie znasz się na tytoniach. A ty, że nie wart, jesteś najostateczniejszego palacza, odrzekł Van Mitten. Uniesieni gniewem, krzyczeli tak głośno, że z daleka słychać ich było. Wtem Ahmed powrócił, a z nim weszli Brunon i Nizip, zaciekawieni krzykiem. A toż co? zawołał śmiejąc się Ahmed. Wuj pali z nargila pana van Mitten, a tenże z nargila wuja? Nizip i Burunon zawtórowali głośnym śmiechem. Podnosząc swoje cybuchy, nie spostrzegli, że je zamienili. I kłócąc się i sprzeczając o lepszość swych tytoni, Keraban palił na a van Mitten Tombeki. Zobaczywszy to sami nie mogli powstrzymać się od śmiechu i wzajemnie podali sobie ręce, jak dwóch dobrych przyjaciół, których nawet sprzeczka w tak ważnej kwestii poróżnić nie może konie zaprzężone, rzekł Ahmed. Możemy jechać. Jedziemy więc, rzekł keraban. I oddawszy służącym przyrządy do palenia, które mało nie zamieniły się w przyrządy wojenne, keraban i van Mitten wsiedli do powozu. Konie ruszyły, wtedy karaban nachylając się rzekł do ucha przyjacielowi. Kiedyś już skosztował, to pewnie przyznasz, że tą beki lepszy od ja. Dobrze przyznaję, odrzekł van Mitten. Wyrzucający już sobie, że tak gwałtownie sprzeczał się z przyjacielem. Dziękuję ci, przyjacielu. Dziękuję serdecznie. Odrzekł żywo wzruszony karaban. Nie zapomnę do śmierci tego ustępstwa. O ósmej wieczorem dojechali do granicy Alchazji i zatrzymali się na nocleg na stacji. Rozdział siedemnasty. Przygoda nadzwyczaj ważna, zakończająca pierwszą część tej opowieści. Abchazja jest oddzielną posiadłością, podległą zarządowi wojskowemu. Jest to jedna z najpiękniejszych prowincji Kaukazu, ale bogactwa jej nie są odpowiednio wyzyskane. Od niedawnego dopiero czasu mieszkańcy zaczynają być właścicielami gruntu, który przedtem należał wyłącznie do książąt panujących, potomków Perskiej dynastii. To też tuziemcy są dotąd na wpół dzicy, mają zaledwie słabe pojęcie czasu, nie posiadają języka piśmiennego, mówią jakimś narzeczem niezrozumiałym dla sąsiadów, tak ubogim w wyrażenia, że zaledwie najelementarniejsze pojęcia wyrazić nie można. Van Mitten zwrócił uwagę towarzyszy na uderzającą sprzeczność zachodzącą między tą okolicą, a więcej ucywilizowanymi prowincjami, przez które dotąd przejeżdżali. Z lewej strony drogi roztaczały się pola kukurydzy, łany zboża, gdzie niegdzie tylko się ukazywały, dalej trzody owiec i baranów pod strażą czujnego pastucha oraz bawały, konie i krowy pasące się swobodnie na pastwiskach. Piękne drzewa topolowe, figowe, orzechowe, dęby, lipy, platany, drzewa bukszpanu i ostrokrzewu. Oto co uderza oczy w Abchazji. Po przebyciu granicy pierwszy przeprząg koni wypadł w miasteczku Gagry, w którym wznosi się kościół świętej Hipatii, którego zakrystię zamieniono na spichlerz. Prócz tego jest tu forteca, będąca zarazem szpitalem i wielkie przestrzenie zarosłe akacjami, drzewami owocowymi oraz różanymi gajami. O jakie pięćdziesiąt wiorst ciągnie się łańcuch gór oddzielający Abchazję od kraju Czerkiesów, którego mieszkańcy pobicie przez Rosjan po krwawej bitwie w roku 1859 opuścili te piękne okolice. Zajechawszy na stację w Gargi, podróżni nasi postanowili tam przenocować i dopiero na nazajutrz w dalszą puścili się drogę. Minąwszy parę miast pomniejszych, o północy dojechali do Sukumkale, głównego portu Abchazji. Ostatnia wojna kaukaska zniszczyła bardzo to miasto zamieszkane przez ludność mieszaną, więcej przez Greków, Armeńczyków, Turków, Rosjan niż przez Abchazów. Obecnie przeważa tam żywioł wojskowy, a sztemery przepływające z Odessy i z Potii przewożą licznych gości przebywających w odwiedziny do koszar stojących około dawnej fortecy, wzniesionej w XVI wieku za Amurata podczas panowania tureckiego. Zestawione śniadanie składało się z kwaśnej zupy i potrawki z sosem przyprawionym kwaśnym mlekiem i szafranem, która ani Holendrowi, ani obu Turkom nie bardzo smakowała. O dziewiątej ruszyli w dalszą drogę. Powóz się wzdłuż ogromnych borów, dających się porównać z dziewiczymi lasami poprzeżnanymi, nieprzebitymi pnączami, a tak gęstymi i powikłanymi, że tylko ogniem lub żelazem zniweczyć je można. W lasach tych nie brakuje węży, wilków, niedźwiedzi. Jest to jakby część podzwrotnikowej Ameryki, przerzucona na wybrzeże Morza Czarnego. Obecnie już siekiera spekulantów gospodarzy w tych lasach szanowanych przez wieki i nie za długo może zamienią się w belki do budowy domów lub w maszty okrętowe. Około jedenastej wieczorem dojechali do granicy Abchazji, przebyli w brud rzekę Jugór i o dwadzieścia pięć wiorst dalej zatrzymali się w redut kale stolicy Mingrelli, należącej do guberni kutajskiej. Mocno znużeni, niebawem udali się na spoczynek. Na Van Mitten, wstawszy bardzo rano, aby zrobić wycieczkę na miasto, postrzegł ze zdziwieniem, że Ahmed był już ubrany i sam tylko keraban zajmujący najlepszy pokój w zajeździe spał jeszcze smaczno. — Jesteś już ubrany, młody przyjacielu — rzekł do Achmeda. — Czy zamierzasz towarzyszyć mi w mojej wycieczce? — Alboż mam czas na to, panie Van Mitten? Najpierw muszę zająć się odnowieniem zapasów żywności. Za niedługo pojedziemy przez granicę rosyjsko-turecką, a w stepach Legistanu i Anatolii, ani myśleć o dostaniu artykułów żywności. Przyzna więc pan, że nie ma czasu do stracenia. A może załatwiwszy się z tym, będziesz mógł poświęcić mi parę godzin. Załatwiwszy się z kupnem żywności. — Muszę obejrzeć powóz i przywołać kołodzieja, aby obejrzał koła i wysmarował osie z obawy, żeby nie zepsuło się już coś poza granicą, gdzie by o naprawę było bardzo trudno. — Dobrze, a potem? — spytał znów Van Mitten. — Potem udał się do biura pocztowego zamówić konie. — Zatem wszystko już będzie załatwione, więc będzie można wsiąść do powozu i jechać. Do widzenia. — Chwileczkę, młody człowieku, pozwól zadać sobie jedno pytanie. Słucham, ale proszę o pośpiech. Wiesz zapewne, Achmecie, że Mingrelia jest to starożytna kolchida. Tak, wiem o tym. Ta legendowa kolchida, o której Jazon ze swymi Argonautami przy pomocy czarownicy Medei zdobył złote runo, strzeżone przez ogromnego smoka i straszne bucha je ogień. Nie przeczę temu. Tutaj to nareszcie, w tych górach rysujących na horyzoncie, na tej skale komli, panującej nad tegoczesnym miastem Kuta, prometeusz skradłszy zuchwale ogień z nieba, przykuty został z rozkazu Jowisza i tu sam iście szarpie mu serce. Słyszałem o tem, odrzekł Ahmed, Ale nic mnie to nie obchodzi, a powtarzam, spieszę się bardzo. Czego więc pan żądasz? O to, żeby można było parę dni zostać w Mingrelli, dla zwiedzenia jej osobliwości. Odrzekł nieśmiało on mitten. Czy zamierza pan zrobić taką propozycję wujowi? Cóż znowu? Dałoby znów powód do sprzeczki, a postanowiłem sobie strzec się tego jego ognia. Bardzo rozumne postanowienie, rzekł Achmed, i dlatego zwracam się z moją prośbą do przyjaciela mego Achmeta. Myli się pan, odrzekł uprzejmie Achmed, gdyż w tej chwili nie mówisz do przyjaciela swego Achmeta. A do kogóż? Do narzeczonego Amazji. A wie pan przecież, że ten nie ma ani godziny do stracenia. I wybiegł zająć się przygotowaniami do podróży. Van ten mógł więc tylko zrobić krótką wycieczkę za miasto w towarzystwie wiernego, ale wesołego Brunona. O 12 w południe wszelkie przygotowania były ukończone i mogli w dalszą puścić się drogę. Keraban był bardzo zadowolony, że dotąd odbywają podróż w tak pomyślnych warunkach. Jakże to pochlebiało jego miłości własnej starego Turka, że nie za długo ukaże się władzom otomańskim na drugim brzegu Bosforu, drwiąc sobie z ich podatków i rozporządzeń. Redut Kale leży o jakie 90 wiorst od granicy tureckiej. Tak zanim upłynął 24 godziny, najupartszy z Osmanlisów miał wkroczyć na ziemię turecką, gdzie będzie się czuł u siebie. Dalej, w drogę, mój siostrzęcze, i niech Allah czuwa nad nami jak dotąd. Zawołał wesoło. Wsiedli do powozu, pocztylion trzasnął zbicza i konie ruszyły galopem. Droga ciągnęła się wśród pól urodzajnych. Wioski rozsiane to i ówdzie odznaczały się tem, że domki ich porozrzucane były wśród pól kukurydzowych. Budowle te nie były stawiane z drzewa, ale z plecionek słomianych połączonych z sobą jakby koszykarską robotą. Wadmi ten nie umieszkał zaznaczyć tego w swoich notatkach z podróży. W godzinę później dojechali do kolejnej żelaznej pod Tityflis. Droga, którą jechali, przeżynała kolej o jaką wiorstę poza stacją Sakario. Pocztylion zatrzymał powóz przed zamkniętą barierą kolei. Szklane okna powozu były spuszczone, a więc Keraban i jego towarzysze mogli widzieć, co się działo przed nimi. Pocztylion zaczął wołać na drużnika, który się nie pokazywał. Keraban wyjrzał oknem. Tego, że jeszcze trzeba było, żeby ta szatańska kolej zagradzała nam drogę. Po cóż zamknęli tę barierę, że nie możemy przejechać? Zapewne pociąg ma przechodzić, rzekł Van miten Pocztylion ciągle wołał daremnie. Dróżnik nie wychodził z domu strażniczego. A bodaj kark skręcili, krzyknął kraban. Jak nie przejedziesz zaraz, pójdę sam otworzyć barierę. Cierpliwości, kochany wuju, rzekł powstrzymując go Ahmed. Otóż i dróżnik. Rzeczywiście, wyszedł on z domku strażniczego i spokojnie zbliżał się do powozu. Czy możemy przejechać? zapytał gniewnie Karaban. Możecie panowie, pociąg Spotin nie nadjedzie jak za dziesięć minut. Więc otwieraj prędzej, nie mamy czasu do stracenia. Dobrze, zaraz odsunę barierę. I najpierw odsunął barierę z drugiej strony drogi, potem zwrócił się do zamkniętej przed końmi. Ale powolnie i obojętnie, jak człowiek nic sobie nie robiący z wymagań podróżnych. Keraban niecierpliwił się do najwyższego stopnia. Nareszcie bariery zostały otwarte i powóz miał przejechać, gdy w tejże chwili z drugiej strony wyjechała gromadka konnych podróżnych. Był to jakiś turecki magnat jadący na przepysznym wierzchowcu w towarzystwie czterech jeźdźców. O ile można było wnosić z powierzchowności, była to jakaś znakomita osobistość. Miał lat trzydzieści kilka, wzrost wysoki, szlachetną postawę, oczy płonące ogniem namiętności, czoło marmurowo białe, brodę czarną, długą, usta nieumiejące się uśmiechać, zęby bardzo białe. Cała powierzchowność zdradzała człowieka ufającego w swoje stanowisko i majątek, nawykłego do zadawalania wszelkich swoich żądz i zachciewek. Była to natura na wpół dzika, typ turecki pomieszany z arabskim. Miał na sobie ubiór podróżny noszony przez bogatych Osmanlisów, będących jeszcze więcej Azjatami niż Europejczykami. Gdy powóz dojechał połowy szerokości drogi i gromadka jeźdźców dojechała do tegoż miejsca, bariery były tak ciasne, że nie mogli przejechać jednocześnie obok siebie i koniecznie powóz lub konno jadący musieli ustąpić. Powóz się zatrzymał, jeźdźcy także, ale zdawało się, że nieznany bogacz nie musi bynajmniej ustąpić karabanowi. Na bok! Krzyknął Karaban. Ty tam, skręć na bok! odparł nieznajomy, ani myśląc ustąpić. Ja dojechałem pierwszy. Ty odjedziesz drugi. Nie ustąpię. Ja toż samo. Sprzeczka turka z turkiem mogła groźnie przybrać rozmiary. Kochany wuju, rzekł Achmed, cóż nam zależy? Bardzo wiele, mój siostrzeńcze. Przyjacielu Karabanie, rzekł van Mitten. Dajże mi pokój! krzyknął tonem, który zamknął usta van Mittenowi. Widząc, na co się zanosi, drożnik zawołał. — Prędzej, panowie, pociąg nadejdzie za chwilę, prędzej! Ale keraban nie słuchał. Otworzywszy drzwiczki, wysiadł z powozu. Towarzysze podróży poszli za jego przykładem. Keraban podbiegł do nieznajomego jeźdźca i, chwytając konia jego za uzdę, zawołał. — Ustąpisz mi, pan z drogi, czy nie? — Nie. — Zobaczymy. Chyba nie zna pan kerabana. — A pan safara... Był to rzeczywiście safar, który po krótkiej wycieczce do prowincji kaukaskich zdążał do Poti. Samo usłyszenie nazwiska człowieka, który uprzedziwszy go na stacji zabrał wszystkie konie pocztowe, pobudziło Kerabana do gwałtownego gniewu. On miałby ustąpić temu, na którego tyle się nazłościł i nawygadywał? Nigdy, choćby go koń jego miał stratować. A więc to pan jesteś. Zatem na bok, panie safar! Naprzód, krzyknął Safar do towarzyszy, dając znak, aby przejechali gwałtem. Ależ prędzej, prędzej, panowie. Pociąg nadjeżdża, krzyknął drużnik. Jakoż słychać już było świsty lokomotywę. Z drogi, krzyknął keraban. Z drogi, krzyknął Safar. Lokomotywa nadjeżdżała. Przerażony drużnik dał znak chorągwią, aby zatrzymać pociąg. Było już za późno. Widząc, że niepodobno mu już przejechać, Safar cofnął się nagle. Brunon i Nizip odskoczyli na bok. Ahmed i Van Mitten pochwycili i odciągnęli karabana. Pocztylion popędził konie, chcąc przejechać poza barierę. Pociąg pospieszny w tejże chwili przeleciał spiesznie i w pędzie zawadził o tylne koła powozu, który nie zdążył dostatecznie daleko usunąć się z drogi. Skutkiem uderzenia powóz został zgruchotany – Pasażerowie nie uczuli nawet wstrząśnienia. Nieposiadający się z gniewu keraban chciał rzucić się na przeciwnika, ale Safar spiął konia i przebiegł wraz z orszakiem, nie racząc nawet spojrzeć na niego. — Nędznik! Nikczemnik! — krzyczał keraban. — Niech no go tylko, gdzie spotkam. — Cóż teraz poczniemy? — rzekł Ahmed, Powóz zgruchotany. — Niech tam! — odrzekł keraban. — Ale mu nie ustąpiłem. W tej chwili nadjechało kilku kozaków okomenderowanych do pilnowania porządku na kolei. Widzieli oni całe zajście przy barierze, zbliżywszy się więc do kerabana, pochwycili go za kołnierz. Oburzony zaczął się rzucać i opierać. Siostrzeniec Iwan Mitten próbowali stanąć w jego obronie daremnie. Nie dość, że przekroczył przepisy policyjne odnoszące się do kolei żelaznych, ale pogorszył jeszcze swoją sprawę stawianiem oporu władzy. Pomimo krzyku i wygadywań karabana ujęto i odstawiono na stację Sakario. A biedny Ahmed, Van Mitten, Brunon i Nizip stali strapieni przy rozbitym powozie. A to miła awantura, rzekł Van Mitten. Jak tu ratować wuja? Przecież nie możemy go opuścić, rzekł Ahmed. We dwadzieścia minut później nadjeżdżał pociąg, pędzący z Tyflisu do Poti, i w oknie jednego wagonu okazała się głowa karabana. Twarz jego poczerwieniała, oczy krwią nabiegły ze złości. Mniejsza już, że go aresztowano, ale ci okrutni kozacy zmusili go wsiąść do wagonu i po raz pierwszy w życiu jechać koleją żelazną. Trzebaż było wyzwolić go z tak niemiłego położenia, w jakim postawił go szatański jego upór, i starać się zapobiec, aby to opóźnienie nie umożliwiło ich przybycia do Skutary w oznaczonym terminie. Pozostawiając więc przy drodze bezużyteczne już szczątki rozbitego powozu, Ahmed wynajął wózek, Pocztyli on założył do niego odprzężone konie i, jak można było, najspieszniej pędzili do poti. Sześć mil drogi oddzielało ich od niego. Przebyli je w trzy godziny. Jak tylko przybyli do miasta, Ahmed i Wanmiten udali się zaraz do biura policji, aby wyjednać uwolnienie biednego karabana. Tam dowiedzieli się, że kazano mu zapłacić znaczną karę pieniężną, po czym polecono kozakom odprowadzić go do granicy. Trzeba więc było podążać za nim jak najspieszniej i obmyśleć sposób odbycia tej drogi. Achmed chciał także dowiedzieć, co się stało z Safarem. Powiedziano mu, że opuścił już poti i odpłynął na sztemerze zarzucającym kotwice w różnych portach Azji Mniejszej. Nie mógł jednak dowiedzieć się, gdzie się udał butny magnat, i dojrzał tylko w przestrzeni ostatnie kłęby dymu ze statku unoszącego safara do Trebizondy. Koniec części pierwszej. Część druga. Rozdział pierwszy. Nadaremnie Van Mitten pragnął gorąco zwiedzić tę ciekawą okolicę, ale trzeba było jak najspieszniej opuścić Poti, puścić się w pogoń za kerabanem i doścignąć go na granicy turecko-rosyjskiej. Tak więc biedny Holender znów dostał zawodu. Podczas tych rozmyślań Van Mittena Achmed zajął się wyszukaniem jakiego wehikułu, mogącego zastąpić podróżną karetę, która gdyby nie upór i nie rozwaga jej właściciela, długo jeszcze służyć by mu mogła. O odnalezieniu w tej mieścinie nowego lub choćby starego powozu ani myśleć było można. Może trafi się jakaś kibitka, lecz kibitki są to wozy niewygodne i ciężkie, a że Ahmed chciał jak najspieszniej dogonić wuja, obawiając się, aby zniecierpliwiony nie wplątał się w jaką nową awanturę, postanowiono więc przestrzeń tę przebyć konno. Ahmed był doskonałym miejscem. Nizibowi nie brakowało wprawy. Van Miten nie bardzo obawiał się podobnej podróży. A co do Brunona, ten zgadzał się na wszystko, byle nie rozstać się z panem. Na o godzinie piątej rano opuszczano Poti. Co kilkanaście wiorst zatrzymywali się dla wypoczynku. Około drugiej po południu dojechali do Batum, leżącego w północnej części Lezgestanu, należącej do Rosji. Port ten, dawniej należący do Turcji, leży przy ujściu Czoroku, starożytnego Batys. Jest on obszerny, Posiada doskonałą przystań, mogącą pomieścić znaczną liczbę większych nawet statków. Potrzebowali jeszcze przebyć ze 30 wiorst, aby nareszcie stanąć na granicy. Tu na samym brzegu granicy tureckiej stał keraban pod niezby ojcowskim nadzorem oddziału kozaków. Niepodobna opisać miotającej nim wściekłości. W przeddzień tego dnia odstawiono go do granicy. Biedna chatka przy drodze, źle postawiona, źle pokryta, źle się zamykająca, i zaledwie w jak najnędzniejszą zaopatrzona żywność posłużyła mu za przytułek. Jak tylko Ahmed i Van Mitten spostrzegli go z oddali, puścili cugle koniom, aby prędzej doń przybyć. Keraban stawał, chodził, robił przeróżne ruchy, a nie mając z kim rozprawiał sam z sobą i zdawał się nie widzieć nadjeżdżających towarzyszy. — Wuju! — zawołał Achmed, wyciągając do niego ręce i zeskakując z konia. — Wuju, kochany! — Mój przyjacielu! — wołał Van ten podczas gdy Brunon i Nizip trzymali ich konie. Keraban ujął ich dłonie i pokazując kozaków stojących przy drodze, wołał. — Patrzcie! Ci niegodziwcy! Zmusili mnie jechać koleją żelazną! — Jechać koleją? Ja! Keraban! Tak, wielką popełnili niegodziwość. — rzekł Ahmed widząc, że nie pora teraz chcieć przekonywać wuja. — No, zapewne, niegodnie postąpili — rzekł Van Mitten. — Ale przecież nie stało się nic tak strasznego, przyjacielu Karabanie. — Ach, miarkuj swoje wyrażenia, panie Van Mitten — krzyknął Karaban. — Nic strasznego powiedziałeś. — Czy zechcesz wytłumaczyć mi, co chciałeś powiedzieć przez tak niestosowne wyrazy? Achmed skinął na Van Mittena, aby się miał na baczności. Wój nazwał go panem van Mitten. Była to już zapowiedź burzy. Przyjacielu Kerabanie, odpowiedział Holender, miałem na myśli straszne wypadki wydarzające się na kolejach, jak wykolejenie, starcie lub rozbicie się pociągów. Wiedz o tem, panie van Mitten, krzyknął Keraban, że stokroć lepiej być zmierzczonym, stracić rękę, nogi, głowę, niż doznać podobnej hańby i być zmuszonym ją przeżyć. Wierzaj mi, przyjacielu Karabanie, mówił Holender, nie wiedząc, co powiedzieć, aby się wyprątać z tej matni. Nie chodzi o to, co ja mam wierzyć, ale o to, co pan sądzisz, krzyknął Karaban, posuwając się ku Holendrowi. Chodzi o to, jak się pan zapatrujesz na to, co spotkało człowieka, który od lat trzydziestu uważał się za twego przyjaciela. Ahmed chciał zwrócić rozmowę na inny przedmiot, aby nie dopuścić do zajścia. W tym celu rzekł Kochany wuju, zdaje mi się, że źle zrozumiałeś pana van Mitten. Doprawdy! krzyknął Karaban. Czyli raczej pan Mitten źle się wyraził. Zarówno jak ja oburza się on na niegodziwość, jakiej dopuścili się kozacy, ale w rzeczywistości winien tu wszystkiemu zuchwalec, który śmiał stawić opór przejazdowi w poprzek kolei, niegodziwy safar. Ach, prawda! Safar winien wszystkiemu! krzyknął Karaban. Tak, tak. Nikt inny tylko ten nędznik Safar dodał spiesznie van Mitten i to właśnie miałem na myśli, przyjacielu Kerabanie. Niegodziwy Safar, rzekł Keraban. No, a żebyśmy go tylko spotkali kiedy? dorzucił Ahmed. I nie mógł zwrócić do Poti, aby mu kazać drogo przypłacić jego zuchwalstwo, wyzwać go, wydrzeć mu życie, oddać mu mieczkata, krzyczał Keraban. Wbić go na pal! Zawołał Van ten, stając się okrutnym w słowach dla przejednania przyjaciela. za wyrokowanie tak czysto tureckie zjednało mu wdzięczny uścisk dłoni Karabana. Kochany wujo, rzekł Ahmed, daremnie szukalibyśmy w poti tego nikczemnego safara, gdyż dawno je opuścił. Gdyśmy tam przebyli, on odpływał na statku płynącym ku wybrzeżom zimniejszej. Ku wybrzeżom zimniejszej! krzyknął Karaban. Ależ i my w tamtą właśnie udajemy się stronę. Tak, mój wuju? No, biada temu nędznikowi, jeśli go spotkam w drodze, krzyknął keraban. Wallach billach, illach, biada mu. Wypowiedziawszy tę formułę przysięgi, keraban zamilkł, nie mogąc nic straszniejszego powiedzieć. Ale jak tu odbywać dalszą podróż, nie mając powozu? Ojeździe konno i myśleć nie można było ze względu znacznej tuszy karabana. I dla niego byłoby to zbyt utradzające i koń miałby za swoje. Postanowiono więc udać się do najbliższego miasteczka o parę wiorst tylko odległego. Tam karaban dojdzie piechotą w towarzystwie Brunona, który nie czuł się na siłach jechać dalej konno. W kilka minut później podróżni nasi zwrócili się na drogę ciągnącą się wzdłuż wybrzeży Lezgistanu. Rozdział drugi. Dziwny kraj, pisał Van Mitten w swoich notatkach podróży, w których przelotnie nie notował wrażenia. Kobiety pracujące około roli dźwigają ciężary, a mężczyźni pędzą len i robią wełniane pęczochy. Część Armenii tureckiej ciągnąca się do granicy kaukaskiej jest jeszcze bardzo mało znaną, gdyż rzadko kiedy podróżnicy zapuszczają się w te okręgi Paszaliku Trebizondy i zwiedzają Erzurum, stolicę Armenii a przecież kraj ten był widownią wielkich faktów historycznych. Opuszczając płaszczyzny, w których biorą źródła dwie odnogi Eufratu, ksenofont ze swymi dziesięciu tysiącami przybył tu nad brzegi fazu, cofając się przed wojskiem Artaksereksamnemona. Mnemona. Ach, gdybyż Van Mitten miał czas na to, jakże to szacowne poczyniłby spostrzeżenia, z których korzystać by mogli Rudyci Holenderscy. Kto wie, może odnalazłby i oznaczył dokładnie miejsce, w którym ksenofont, zarazem wódz, historyk i filozof, stoczył bitwę z taskami i szybalami i tego reszenium, z której Grecy powitali głośnymi okrzykami upragnione fale Pontus Euxinus. Ale nie dano mu na to czasu, niestety. Brunon zaś nieustannie nalegał na pana, aby pożyczył od Karabana pieniędzy potrzebnych na powrót. Dobrze, jak staniemy w choppa, odpowiedział van Mitten. Jechali tedy do Choppa. Van Mitten zsiadł z konia, aby towarzyszyć idącemu pieszo Karabanowi. Brunon prowadził pana konia i swego. Nizip jechał przodem, prowadząc małą karawanę, a Ahmed zaś pojechał naprzód, zamówić mieszkanie, aby nazajutrz mogli wyjechać równo ze wschodem słońca. Drogę odbywali w milczeniu. Karaban wrzał tłumionym gniewem, obawiającym się tylko wymawianymi często wyrazami. Kolej wagon kozacy Safar. Van ten upatrywał sposobnej chwili, aby wspomnieć o zamiarze zaprzestania dalszej podróży, ale wiedział, że obecnie uczynić tego nie może, gdyż karaban tak był wzburzony, że za pierwszym słowem wybuchnąłby niepohamowanym gniewem. Stanęli szoppa o dziewiątej wieczorem. Podróż pieszo wymagała całonocnego wypoczynku, a jakkolwiek zajazd był dość biedny, jednak dzięki znużeniu, pomimo niezbyt wygodnego noclegu, przespali smacznym snem noc całą. Ahmed zaraz wieczorem wyszukał i zamówił Arabę, czyli prosty wózek na dwóch kołach, w którym zaledwie trzy osoby pomieścić się mogło. Przytem, araba jest tak ciężka, że para koni ma co ciągnąć i jest odkryta. Achmed kazał rozpiąć nieprzemakalne płótno rozciągające się na drewnianych obręczach dla odsłonięcia podróżnych od wiatru i deszczu. Pomimo całej swojej filozofii, van mitten skrzywił się, zobaczywszy Arabę, a biedny Bruno aż się otrząsł. Na surowe spojrzenie jednak karabana obydwa rozpogodzili czoła. Nie mogłem znaleźć nic dogodniejszego, kochany wuju, rzekł Achmed. Bo też nie trzeba nic lepszego, odpowiedział nie chcąc za nic w świecie okazać, jak bardzo żałuje wygodnej swojej karety. Postanowiono wtedy, że Karaban, Van Mitten i Brunon zajmą miejsce w Arabie, a Pocztylion powozić będzie z konia, a Achmed zaś i jako wytrawni jeźdźcy pojadą konno. — W drogę! — krzyknął Karaban i zajął miejsce w Arabie. Ruszyli dość prężnie, ale pogoda była niepewna. Groźne burzą chmury gromadziły się na zachodzie. Czuć było jakby zbliżającą się burzę. Często one panują w tej okolicy wybrzeży, napędzone nadciągającymi z oddali prądami atmosferycznymi, ale nie można przecież rozkazywać w powietrzu. A wierzący w fatalizm wyznawcy proroka umieją z poddaniem przyjmować wszystko. A jednak można się było obawiać, czy może Czarne długo usprawiedliwiać będzie grecką swoją nazwę Pontus Euxinus, znaczącą dosłownie bardzo gościnny czy też turecką Kara Dekuic, zapowiadającą mniej pomyślną wróżbę. Szczęściem podróżnicy nasi nie potrzebowali przebywać w wyższej, górzystej części Lezgestanu, w której dróg nie ma zupełnie i trzeba przedzierać się przez lasy nietknięte dotąd siekierą. Tamtędy prawie niepodobieństwem byłoby przedrzeć się Arabą. Na wybrzeżu przeciwnie istnieją jakie takie drogi między wioskami i mieścinami, ciągnące się wśród drzew owocowych, pod cieniem orzechów i kasztanów, krzaków wawrzynu i rusz alpejskich, otoczonych zwojami dzikiego wina. Lecz jeśli przebycie tej części Lezgistanu nie nastręcza trudności, za to pobyt w niższych okolicach groźnym jest dla zdrowia. Rozlegają się tam zaraźliwe bagniska i od maja do sierpnia tyfus panuje tam stale. Szczęściem był to wrzesień, tak więc Karaban i jego towarzysze nie potrzebowali obawiać się o swoje zdrowie. Podróż przytem odbywała się dość spiesznie. Raba nie podlegała uszkodzeniom i gdyby nie to, że straszliwie trzęsła, niewiele mieliby jej do zarzucenia. Droga nie była zupełnie pustą. Tu i ówdzie napotykali lezgińców przybywających z gór w celach handlowych lub przemysłowych. Gdyby van mitten nie był tak zajęty pragnieniem powrotu do Konstantynopola byłby zaznaczył podróżnym różnym notesiku różnice zachodzące w ubiorze ludności Kaukazu i Lezgińców. Ostatni noszą rodzaj frygijskiej czapki z szerokimi końcami, które owijają wokoło głowy. Są wszyscy dobrze zbudowani, cery białej, i zręcznie wysmukli. Na szerokich piersiach widnieją dwie ładownice, a zwykle ich uzbrojenie składa się z krótkiej fuzji i z szerokim ostrzem, zatkniętym za pas nabijanym osiądzem. Niektórzy pędzili przed sobą osły, dostawiając na nich do nadbrzeżnych wsi owoce i różne produkta. Gdyby nie groźba burzy zawisła w przestrzeni, podróżni nasi nie mogliby jeszcze tak bardzo uskarżać się na trudy i niewygody. O jedenastej stanęli w Witce, stąd po skromnym śniadaniu, które tym razem Kerabadowi wydawało się za skromnym i z tego powodu nie okrywał złego humoru, w dalszą puścili się drogę. No i jakże, panie? Zapytał Brunon swego pana, który tym razem nie znalazł odpowiedniej sposobności do zarządzania pieniędzy na powrót do domu. W najbliższym miasteczku, Brunonie. Pomówię z nim. Już to pan po raz trzeci przyrzeka i zawsze na próżno. Jak staniemy w Artachen? Oburzony tą słabością charakteru, Brunon odszedł mrucząc i zajął swoje miejsce w Arabie. Toż same pytania i odpowiedzi powtarzały się na wszystkich przystankach. Tak było i w Artachen. Stanęli tam o trzeciej, o czwartej w dalszą puścili się drogę. Lecz nie mogąc doczekać się skutków swoich przełożeń, Brunon zdołał wymóc tylko na panu przyrzeczenie, że rozmówi się stanowczo z karabanem, zanim przybędą do Atina, gdzie mieli przenocować. Od granicy do Atina było mil piętnaście. Jak na jazdę wodzem, podróż szła dość pospiesznie. Zachodziła tylko obawa, aby deszcz grożący ciągle nie lunął i drogi nie zrobił niepodobną do przebycia. Achmed patrzył z obawą, jak groźne chmury coraz więcej się nagromadzały, a powietrze stało się tak ciężkiem, że utrudniało oddech. Niewątpliwie w nocy lub wieczorem jeszcze burza wybuchnie na morzu i deszcz obfity spadnie na wybrzeżu. A tu więcej nad trzy osób nie mogło się pomieścić w Arabie. Tak więc ani on, ani Nizip nie mogliby w niej szukać schronienia. A nadto pokrycie jej nie zdołałoby zapewne oprzeć się sile wichru. Zatem ogólne bezpieczeństwo wymagało, aby jak najprędzej dostać się do pierwszej lepszej wsi czy miasteczka. Niejednokrotnie karaban wychylał głowę spod nieprzemakalnego przykrycia Araby, rozglądając się po niebie zachmurzającym się coraz więcej. — Brzydki czas — mówił do Achmeta. — Tak, mój wuju żebyśmy aby dojechali na nocleg, zanim burza wybuchnie. Jak tylko deszcz zacznie padać, wsiądziesz do Araby, Ahmedzie. bym zajął miejsce? Brunona, odrzekł keraban. Poczciwy chłopak wsiądzie na twego konia. Jak najchętniej, powiedział prędko Van Mitten, poczuwając się do tej grzeczności przez zastępstwo swego służącego. Pospieszajmy, to będzie lepiej, odrzekł Achmed. Jeśli burza się rozszaleje, płótno osłaniające rabę nie wytrzyma jej nacisku, a w takim razie niepodobna by w niej dosiedzieć. Poganiaj, nie żałując koni! zawołał Keraban, zwracając się do pocztyliona. Pocztylion chętnie spełnił ten rozkaz, bo i jemu pilno było jak najprędzej dojechać do Atimy. Ale powietrze tak było duszne i ciężkie, że nawet i na konie oddziaływało utrudniając ich bieg. Około siódmej wieczorem Araba zminęła się z powozem pędzącym w przeciwną stronę. Jechał w nim kurier angielski, co dwa tygodnie przewożący depesze z Europy do Teheranu. W przeciągu dwunastu dni przebywa drogę z Trebizondy do stolicy Persji. Eskortuje go zawsze kilku zaptów pilnujących jego bagaży. Na przeprzągach kurier ma pierwszeństwo przed innymi podróżnymi. Ahmed więc obawiał się nowej jakiej przeszkody. Tymczasem Arabat toczyła się teraz z trudnością. Niebo tak ciężkimi pokryte było chmurami, iż zdawało opuszczać nad morze. Głuche mruczenie bałwanów odbijających się od wybrzeża świadczyło o gwałtownym wzburzeniu fal morskich. Wiatr świszczący głośno zapowiadał nadchodzącą burzę. Pod tyle on jak mógł popędzał konie, ale biedne zwierzęta ledwie iść mogły. Była już dziewiąta wieczorem. Czarna noc zapadła. Burza zaczynała się gwałtowna. Wielkie, białe błyskawice przesuwały się nad horyzontem, jednak nie rozlegały się jeszcze uderzenia piorunów. Przestraszone i zziajone konie stawały co chwila, lub cofały się i spinały. Pocztylion z trudnością mógł je powstrzymać. Co tu począć? Niepodobna było zatrzymać się na pustym, burzą wstrząsanym w wybrzeżu. A do Atiny było jeszcze przynajmniej pół godziny drogi. Zaniepokojony Achmed bił się z myślami, gdy nagle na zakręcie ukazało się światełko błyszczące w niedalekiej oddali. Była to atińska latarnia morska wznosząca się na urwistym wybrzeżu, w pewnej odległości od miasta, dość silnie wśród ciemności rzucająca światło. Postanowił więc prosić o gościnność i przytułek na noc czuwających w niej strażników. Zapukał do drzwi domku stojącego u stóp latarni morskiej. Otworzono mu gdyby nie to schronienie, staliby się niebawem ofiarami burzy, której dłużej nie zdołaliby już stawić oporu. Rozdział trzeci Nędzny domek drewniany składający się z dwóch izb, których okna wychodziły na morze, czworokątna z desek zrobiona wieża, w której mieścił się przyrząd katoptryczny, to jest latarnia z reflektorami wyniesiona 60 stóp ponad dach domku, taką była atyńska latarnia morska, urządzona w całkiem pierwotny sposób, ale w tych oddalonych stronach i taka oddawała nader ważne usługi żegludze. Zbudowano ją dopiero przed kilkoma laty. Przed oświetleniem trudnych dostępów do małego portu Atiny wiele bardzo okrętów ginęło w tym zaułku bez wyjścia azjatyckiego lądu. Dwóch nadzorców mieszkało tu stale. Pierwsza izba służyła im za wspólny salon. W drugiej znajdowały się dwa posłania, których nigdy nie zajmowali jednocześnie. Gdyż co noc jeden stać musiał na straży, aby pilnować ognia i dawać ostrzegawcze znaki, gdy okręt jakiś zapuszczał się bez sternika w przesmyki jatyńskie. Jak tylko Ahmed zapukał, drzwi domku otworzono i pod parciem burzy Keraban jakby towarzysze jego, jakby huragan wpadli do izby. Czego panowie żądacie? Zapytał jeden ze strażników. Gościnności i noclegu, odrzekł Ahmed. Jeśli chodzi o schronienie przed burzą, drzwi domku stoją otworem. O schronienie na dzisiejszą noc i o jakiś posiłek, bośmy głodni. Chętnie. Ale wygodniej by panom było stanąć w oberży Watinie. Jakże to daleko stąd? zapytał van Mitten. Z pół mili odrzekł strażnik. Jechać pół mili podczas tak gwałtownej burzy krzyknął Karaban to zupełne niepodobieństwo, moi drodzy ludzie. Przepędzimy noc na tych ławkach. Jeśli tylko można, obmyślcie, jakie schronienie dla nasze Araby i koni. — Jutro, jak tylko zaświta, dojedziemy do miasta, w którym uda się może wynaleźć jakiś dogodniejszy wehikuł. — A szczególnie dozwalający prędzej jechać — dodał Ahmed. I żeby nie trząsł tak okropnie — mruknął pod nosem Brunan. Karaban ostro spojrzał na niego. — Domek nasz jest na usługi panów — rzekł nadzorca. — Wielu podróżnych zajmuje w nim przytułek przed burzą. Poprzestając... — Na czym i my poprzestaniemy — powiedział Karaban. Zasiedli na ławach, dziękując Bogu za schronienie, choć niezbyt wygodne, ale chroniące ich od gwałtownego wichru i ulewnego deszczu. Jednak pragnęli się czymś posilić przed udaniem na spoczynek. Trudno zasnąć o głodzie. Brunon odezwał się z tym pierwszy, przypominając, że podróżne ich zapasy zupełnie się już wyczerpały. — Co moglibyście dać nam do zjedzenia, dobrzy ludzie? — zapytał Kerabon. — Ma się rozumieć za odpowiednią opłatę. Złe czy dobre możemy to dać tylko co mamy. Za całe bogactwo cesarskiego skarbu nie dostałby pan tu nic na dreszcze naszych zapasów żywności. Będzie to dostateczne, rzekł Ahmed. Tak. Jeśli tylko nie będzie za mało, mamrotał Brunon, któremu mdławo się robiło z głodu. Przyjdźcie panowie do drugiego pokoju. Wszystko, co leży na stole, jest na wasze rozkazy. Brunon będzie nam posługiwał, rzekł karaban, a Nizib dopomoże Pocztylionowi zabezpieczyć, o ile da się, Arabę i konie. Nizib wyszedł natomiast spełnić rozkaz pana, a jednocześnie karaban, Van Mitten i Achmed, a za nimi Brunon przeszli do przyległej izby, siadając przy stoliku stojącym przed kominkiem, na którym suty płonął ogień. Tu na prostych miskach leżały resztki zimnego mięsiwa, do którego zebrali się z apetytem. Patrząc, jak chciwie zajadają, Brunon pomyślał sobie, że za wiele jedzą. Ale nie zapominajmy o Brunonie i Nizibie, rzekł van mitten po upływie kwadransa, który Brunonowi wydawał się wiekiem. Keraban z towarzyszami po wieczerzy nader skromnej, ułożywszy się na ławkach, otulili się płaszczami, próbując zasnąć. Ale w takich warunkach i podczas burzy trudno było to sobie obiecywać. Deski, z których domek był zbudowany, trzeszczały i zdawały się uginać. Wicher wstrząsał gwałtownie drzwiami i okiennicami. Musiano podpierać je silnie. Ściany domku chwiać się zdawały, z czego można było sądzić o sile wichru i gwałtowności burzy o kilkadziesiąt stóp ponad dachem. Czy latarnia morska zdoła się oprzeć potędze wichru? Czy płomień jej nie przestanie oświetlać przesmyków Atiny, z których morze tak musi być wzburzone? Oto pytania, jakie podróżni nasi zadawali sobie. Było już o wpół do dwunastej w nocy. — Niepodobno zasnąć — zawołał keraban, wstając z ławy i zaczął wolnym krokiem chodzić po izbie. — Rzeczywiście — odrzekł Achmed — a jeśli burza tak coraz gorzej szaleć będzie, można się obawiać, czy ta domina nie runie. Bądźmy więc gotowi na wszelki wypadek. — Ty śpisz, Van ten? zapytał keraban. — Jak mogłeś zasnąć? — i pociągnął go za rękę. — Zdrzemnąłem się — odpowiedział, przecierając oczy — Bodaj to takie flegmatyczne natury. My nie mamy chwili spokoju, a pan Holender spał sobie w najlepsze. Nie pamiętam podobnej nocy, rzekł jeden ze strażników. Wicher szaleje nad morzem. Kto wie, czy jutro nie pokryją go szczątki rozwitych statków. Czy ukazywał się jakiś okręt w pobliżu Atiny? Zapytała Ahmed. Nie, dzięki niebu, a przynajmniej nic nie było widać od zachodu słońca. Wszedłszy na szczyt dla zapalenia latarni, nic dostrzec nie mogłem. I daj Boże, aby żaden statek nie pojawił się na tej przestrzeni. Bo jakkolwiek światło latarni pięć mil dookoła rozświetla, przepłynięcie przesmyków podczas takiej burzy wielkim groziłoby niebezpieczeństwem. W tej chwili burza gwałtownie wstrząsnęła domem. Straszna burza! rzekł Ahmed. Straszna, rzeczywiście! odrzekł van Miten. Prawie można by ją porównać z burzami szalejącymi na wybrzeżach naszych holenderskich, nadchodzącymi od Oceanu Atlantyckiego. No, zawołał Keraban, to dopiero porównanie. Ale pomyśl tylko, przyjacielu Karabanie, owe burze nadciągają do nas z Ameryki, przebywszy cały ocean. Cóż znaczy miotanie się oceanu w porównaniu z burzami Morza Czarnego? rzekł Keraban. Przyjacielu Karabanie, nie chciałbym ci przeczyć, ale rzeczywiście, rzeczywiście tego tylko pragniesz! Odparł Keraban nie będący bynajmniej w dobrym usposobieniu. Ale bynajmniej chciałem tylko powiedzieć i cóż takiego: że w porównaniu z Oceanem Atlantyckim Morze Czarne można by uważać za jezioro. Za jezioro! krzyknął prostując się Keraban. Przesala! Zdaje mi się, że powiedziałeś jezioro! — No, wielkie jezioro, jeśli już chcesz koniecznie — odrzekł Van Mitten, chcąc złagodzić swoje określenie. — Ogromne, niezmierzone, ale jezioro. — Czemuż by nie staw? — rzekł drwiąco keraban. — Tego nie powiedziałem. — Może sadzawka? — Nie mówiłem tego. — A może kałuża? — Nie mówiłem nic podobnego. — Aleś myślał. — Tak, tak, Van Mitten. — Ależ zapewniam cię — no, niech to już będzie kałuża. Ale niech nam no by wypadł jakiś straszny kataklizm, który by wrzucił całą twoją Holandię w tę kałużę, a zatonęłaby w niej jak kropla w morzu. Kałuża. I zaczął chodzić po izbie, ciągle powtarzając kałuża. A jednak pewny jestem, że nie użyłem tego wyrażenia. rzekł van Mitten do Achmeta. Nawet mi w myśli nie powstało. kałuża rzekł znów oparty turek i stanął przed przyjacielem, patrząc mu bystro w oczy. Biedny van Mitten nie śmiał nawet przemówić w obronie ukochanej swojej Holandii, której Keraban groził zatonięciem w Morzu Czarnym. Przez całą jeszcze godzinę burza stawała się coraz gwałtowniejszą strażnicy wychodzili co chwilę tylnymi drzwiami, czuwać nad słupami drewnianymi stanowiącymi podstawę latarni, ciągle miotanej burzą. Kerabani towarzysze jego czuli się nareszcie tak znużeni i znów pokładli się na ławach, ale zasnąć nie mogli. Około drugiej po północy panowie i słudzy zerwali się na równe nogi. Domek zachwiał się na podstawach. Wicher wyrwał okna, które padając roztrzaskały się na kawałki. Nastała nareszcie chwilowa cisza. Od morza dał się słyszeć wystrzał armatni. Rozdział czwarty Wszyscy natychmiast rzucili się do okien, aby spojrzeć na morze, którego sproszkowane wichrem bałwany uderzały o domek latarników jakby deszcz gwałtowny. Głęboka ciemność zaległa dookoła. O kilka kroków nic dojrzeć by nie można było, gdyby chwilami wielkie błyskawice nie rozjaśniały horyzontu. Właśnie w chwili takiego blasku, Ahmed dostrzegł na morzu mały poruszający się punkcik, naprzemian ukazujący się i znikający. Czy to okręt? Zawołał. A jeśli jest to okręt, czy z niego dano wystrzał? zapytał Keraban. Wyjdę na galerię latarni dla przekonania się, rzekł jeden z latarników, wchodząc na małe drewniane schodki, znajdujące się w rogu izby, z których wchodziło się na zewnętrzne schody, prowadzące na szczyt, gdzie znajdowała się latarnia. Pójdę za tobą, rzekł Ahmed. Keraban, van Mitten, Brunon, Nizip i drugi latarnik pozostali przy otworach powyrwanych burzą okien. Achmed i latarnik przechodzili z trudnością zewnętrzne schody, gdyż wicher nadzwyczaj utrudniał wstępowanie. Chwilami obawiali się, że ich porwie i rzuci do morza. Dostali się nareszcie na galerię. Jakże to przerażający widok przedstawił się ich oczom? Rozchukane morze objało o skały olbrzymie bałwany. Spiętrzone fale podnosiły się aż nad latarnie. Czarne obłoki pokryte były gęstymi, nisko opuszczającymi się chmurami, z których wysuwały się niekiedy sinawe błyskawice, będące zapewne odbiciem jakiejś strasznej, oddalonej, ale jeszcze gwałtowniejszej burzy. Bahmed i latarnik stanęli jeden z prawej strony, drugi z lewej galerii i, mocno uchwyciwszy się jej poręczy, wytężyli wzrok, chcąc dojrzeć ów punkcik ruchomy lub odblask wystrzału, który by wskazywał, gdzie statek się znajduje. Milczeli, bo nie mogli dosłyszeć swoich słów, ale wzrok ich na dość odległą sięgał przestrzeń. Światło latarni, zasłonięte reflektorem, nie mogło ich razić, a roztaczało swe świetlne promienie na odległość kilku mil morskich. Ale trzeba się było obawiać, że latarnia może zagasnąć nagle, gdyż chwilami dął od morza wicher tak gwałtowny, że promień pochylał się i blask swój tracił. Jednocześnie ptaki morskie, wystraszone burzą, uderzały o latarnię niby ogromne owady znęcone światłem lampy, i biedne rozbijały się o żelazną kratę osłaniającego ją przyrządu. Ogłuszające ich krzyki mieszały się z hukiem burzy. Cała drewniana podstawa chwiała się tak silnie, iż zdawało się, że runie lada chwila. Nic w tem dziwnego. Daje się to niekiedy uczuwać nawet w murowanych latarniach europejskich. I to tak silnie, iż oddziaływa na mechanizm nawet zegarów, które iść przestają. Machmet i latarnik upatrywali daremnie owego dostrzeżonego punkciku. Albo znikł już, albo błyskawice nie oświetlały miejsca, w którym się znajdował. Jeśli był to okręt, mógł bardzo uzatonąć z wywrócony burzą. Wtem na morzu powstały dwie trąby morskie, te przerażające fenomena, których przyczyny nie są jeszcze dostatecznie zbadane. Jednocześnie w niewielkiej od jednej z nich odległości rozległ się głuchy odgłos armatniego strzału. Wystrzał armatni, zawołał Ahmed, wyciągając rękę w jego kierunku. Strażnik bacznie wpatrzył się w tamtą stronę. Tam, tam! zawołał. I przy blasku wielkiej błyskawicy Ahmed dostrzegł niewielki statek walczący z burzą. Była to tartana. Wielki drąg utrzymujący maszt był zupełnie połamany. Zbaczała ku wybrzeżom bez nadziei oporu. Ocalenie było niemożliwe. Albo zatoni, albo rozbije się o skały nadbrzeżne. Jednak tartana opierała się, jeśli uda się jej nie ulec przyciągającej sile trąb, może jaki prąd pomyślny poniesie ją ku portowi Jatiny, a dzięki światłu latarni może zdoła zwrócić się w dobrym kierunku. Była to jedyna, ostatnia nadzieja ocalenia. Tartana wszelkimi sposobami opierała się bliższemu meteorowi, grożącemu jej wciągnięciem w swój silny wir straszny. I w tym celu, a nie na znak niebezpieczeństwa, dawano ognia z działu. Chciano rozdzielić wirującą kolumnę kulą armatnią, ale usiłowanie to w połowie tylko się powiodło. Kula przecięła trąbę około dwóch trzecich części jej wysokości. Rozerwane części rozdzieliły się i uniosły w przestrzeni jakby dwa odłamy jakiegoś bajecznego zwierza, lecz połączyły się niebawem rozpoczynając znów swój ruch kołowy i wyciągając w swem przejściu powietrze i wodę. Była już trzecia godzina rano. Tartana posuwała się ciągle ku skałom. W tejże chwili zerwał się wicher tak gwałtowny, iż podstawa latarni zachwiała się tak silnie, iż Achmed i latarnik obawiali się, że runąć może. Deski gieły się i trzeszczały. Musieli zejść co prędzej i schronić się do domku. Lecz niełatwo było tego dokonać. Kręte schody chwiały się pod ich stopami, a wicher zaledwie utrzymać się dozwalał. Zmęczeni niewymownie zeszli nareszcie do domku. Cóżeście dostrzegli? Zapytał karaban. Okręt, odrzekł Achmed. Czy znajduje się w niebezpieczeństwie? Tak, jeśli nie zdoła skierować się wprost ku przez matiny, rzekł latarnik. Czy jest to dlań morzebne? Tak, jeśli kapitan zna te przysmaki, jeśli latarnia nie zgaśnie i będzie wskazywać moich kierunek? I nic nie można uczynić, żeby im dopomóc. Wskazać ten kierunek? Zapytał karaban. Nic, niestety, odrzekł latarnik. Wtem nagle błyskawica objęła cały domek. Grom uderzył. Keraban i towarzysze jego zostali jakby sparaliżowani chwilowym skutkiem wstrząśnienia elektrycznego. W tejże chwili rozległ się straszny hałas. Bezmierny ciężar spadł na dach i zwalił go. Wielkim tym otworem wpadł do izby straszny huragan, niszcząc w niej wszystko i obalając ściany. Szczęściem znajdujący się w niej stali zgromadzeni przy drzwiach na lewo, a dach spadł od prawej strony, żaden więc nie został zraniony. Wychodzić co prędzej! Krzyknął jeden ze strażników i wybiegłszy z izby, wdarł się na nadbrzeżne skały. Wszyscy poszli za jego przykładem. Poznali teraz powód katastrofy. Piorun uderzył w podstawę latarni ta zawaliła się niebawem, pociągając za sobą latarnię, która, padając na dach, spowodowała jego zawalenie, a gwałtowny huragan uzupełnił zniszczenie strażniczego domku. Tak więc zagasło światło latarni oświetlające kierunek małego portu schronienia. Choćby więc tartana zdołała uniknąć grożącego jej odtrąb niebezpieczeństwa, nic nie uchroni ją od rozbicia o podwodne skały. Już zaledwie sześćdziesiąt sążni oddzielało ją od ogromnej podwodnej skały. Kerabadni i towarzysze jego chodzili po wybrzeżu, patrząc z przerażeniem na ten przejmujący widok zagrożonego niechybną zgubą statku, nie mogąc żadnej udzielić mu pomocy. Sami zaledwie zdołali utrzymać się na nogach, tak miotał nimi wicher, rzucając zarazem piaskiem pomieszanym z wodą morską. Nadbiegło kilku rybaków z portu Atina, może dla rozchwytania szczątków tartany, które bałwany mogły lada chwila wyrzucić na skały. Ale Keraban i towarzysze jego chcieli nie zaniedbać niczego, co by mogło uratować zagrożonych rozbiciem, a szczególniej wskazać im kierunek, w jakim płynąć należało. — Zapalić pochodnie! — krzyknął Keraban. I w tejże chwili odłamane, grubożywiczne gałęzie z morskich sosen rosnących około zawalonego domu zapalano i dymiące ich światło zastąpiło w pewnej mierze zniszczoną latarnię. Tartana nie przestawała zbaczać z drogi. Przy świetle błyskawic można było dostrzec manewrowanie osady. Kapitan próbował kierować statek ku ogniom wybrzeży. Lecz zaledwie rozwinął wielki żagiel, huragan go rozszarpał unosząc i rozrzucając po wybrzeżu kawałki jego płótna. Pudło ostatku podnosiło się niekiedy nadzwyczaj wysoko i zapadało znów w otchłań, w której by rozbiło się niezawodnie, jeśli by napotkało jaką pod niej skałę podwodną. — Nieszczęśliwi! — zawołał Keraban. — Czyż nic nie można przedsięwziąć dla ich ocalenia? — Nie ma sposobu — odpowiedzieli rybacy. — Tysiąc piastrów! Dziesięć tysięcy! Sto tysięcy piastrów temu, kto zdoła przynieść im pomoc! Ale i tak wielka nagroda nie zdołała skłonić nikogo do rzucenia się w tak rozchukane morze. W innych portach znajdują się przyrządy, za pomocą których można niekiedy uratować zagrożonych rozbiciem. Ale w małym porcie Atina nie było nawet łódki bezpieczeństwa. — Ależ niepodobna pozwolić na ich zgubę, nie przedsiębiorąc nic dla uratowania! — zawołał karaban, nie mogący znieść dłużej strasznego tego widoku. Wtem nagle rozległ się w przestrzeni krzyk wydany na pokładzie tartany. Usłyszawszy go, Ahmed zadrżał. Zdawało mu się, że spośród huku rozszalałych fal usłyszał wyraźnie wymówione swoje imię. I rzeczywiście dał się powtórnie słyszeć rozpaczliwy okrzyk Achmecie, Achmecie, ratuj! Kto mógł go tak przyzywać? Serce biło mu gwałtownie pod wrażeniem nieprzepartego przeczucia. Zdawało mu się teraz, że poznaje tę tartanę, że ją gdzieś już widział, ale gdzie i kiedy? Ach, czy nie w Odessie przed Wilną Bankiera Selima? W sam dzień swego wyjazdu? — Achmecie, Achmecie! — rozległo się znów w przestrzeni. Keraban, Van Mitten, Brunon, Nizip przysunęli się prędko do Achmeta, który stał z rękami wyciągniętymi ku morzu, jakby przykuty do miejsca. Twoje imię! Ktoś powtarza twoje imię, Achmecie! rzekł Keraban. Tak, tak, moje imię, ale ten głos. Nagle wielka błyskawica, trwająca blisko dwie sekundy, objęła całą przestrzeń, i przy jej świetle tartana uwydatniła się tak wyraźnie, jak gdyby biało narysowane jakimś działaniem elektrycznym. Piorun uderzył w jej wielki maszcz, który płonął jak pochodnia podniecona wiatrem. Na tyle statku stały dwie młode dziewczyny trzymające się w objęciu. Z ust ich wydarł się krzyk rozpaczliwy. — Achmecie! Achmecie! — To ona! To ona! To Amazja! — krzyknął Achmet zeskakując ze skały. — Zawołał karaban i prędko zbliżył się do siostrzeńca. Nie w chęci zatrzymania go, ale dla przyjścia mu w pomoc, gdyby to było możebnem. Achmecie, ratuj! Wołanie to jeszcze raz rozległo się w przestrzeni. Amazjo, Amazjo moja! krzyknął i rzucił się w rozhukane fale. W tejże chwili jedna z dwóch trąb dosięgła przodu tartany i wyciągnąwszy ją w swój wir, rzuciła o podwodną skałę. Mały statek rozbił się z wielkim hukiem, zagłuszającym chwilowo odgłos burzy, i w tejże chwili poszedł na dno. A meteor, jakby także rozbity tem uderzeniem, znikł, wybuchając jak olbrzymia bomba, oddając morzu swoją wodną podstawę, a obłokom pary tworzące wirowe jej zakończenie. Zdawało się, że jak tartana z całą osadą i odważny młodzieniec, spieszący ratować nieszczęśliwe dziewczęta, niechybnie znaleźli śmierć w rozhukanych falach. Karaban chciał rzucić się w morze ratować Achmeta i towarzysze jego zaledwie zdołali go powstrzymać, aby daremnie nie narażał się na śmierć. Nareszcie błyskawice dozwoliły w tej chwili dostrzec Achmeta z nadludzkim wysiłkiem wdzierającego się na skałę. Jedną z dziewcząt trzymał w objęciu, druga trzymała się jego szaty. Nikogo więcej widać nie było. Zapewne cała osada statku musiała zginąć w chwili, gdy trąba uderzyła o niego i one tylko ocalały. Wdarłszy się na skałę niedostępną wzburzonym falą, Ahmed zatrzymał się chwilkę, rozglądając się, jak daleko znajduje się od wybrzeży. Najwięcej piętnaście stóp oddzielało go od nich. Korzystając z cofnięcia się olbrzymiego bałwanu, skutkiem czego woda pozostała na piasku była zaledwie kilka cali głęboka, puścił się prędko ku skałom nadbrzeżnym i dosięgnął ich szczęśliwie wraz ze swoim ciężarem. Druga dziewczyna przeszła za nim. Za chwilę znalazł się już na wybrzeżu wśród ucieczonych towarzyszy. Tu oddał wujowi ocaloną dziewicę i upadł złamane wysiłkiem i wzruszeniem. — Amazja, Amazja! — krzyknął keraban, trzymając w objęciach uratowaną, podczas gdy jeden ze strażników podniósł zemdloną nedię. Tak, była to Amazja, którą pozostawili w Odessie u ojca Selima. Jakimże sposobem mogła znajdować się wraz ze swą służącą o trzysta mil stamtąd, na drugim krańcu Morza Czarnego, na statku, który uległ rozbiciu. Ale ani Amazja, ani Nedia nie mogły odpowiedzieć na to pytanie, gdyż obiec straciły przytomność. Ahmed najpierw przyszedł do siebie, ale myśli jeszcze zebrać nie mógł. Wszyscy udali się do Atiny, w której jeden z rybaków dał im schronienie w swej chacie. Amazję i Nedię umieszczono przed kominem, na którym płonął wielki ogień. Ahmed pochylony nad narzeczoną podtrzymywał jej głowę, wołając niespokojnie. Amazjo, Amazjo, nie słyszy, nie odpowiada mi. Ach jeśli umarła, nie przeżyje tej straty. Nie, nie, Achmecie, ona nie umarła, oddycha, żyje, zawołał karaban. W tejże chwili Nedia odzyskała przytomność i klękając koło Amazji zaczęła wołać, składając ręce. Pani, pani moja ukochana, poczem dodała radośnie. Żyje, żyje, otwiera oczy. I rzeczywiście. Amazia zwolna otwierała oczy. Amazjo, Amazjo! zawołał Achmed. Achmecie, zbawco mój! odpowiedziała. Co to był za statek? zapytał Achmed. Tartana, którą miałyśmy zwiedzić przed odjazdem pana z Odessy, odpowiedziała Nedia. — Guidara, kapitana Jarhuda? Tak. On to porwał na zobie. Jakimże celu? Z czyjego polecenia? — Nie wiemy. — W którą stronę płynął Jarchud I tego nie wiemy — odpowiedziała Amazja. — Ale teraz z tobą i przy tobie niczego się nie boję. Zapomniałam przebytych troski smutku. — Ale ja nigdy tego nie zapomnę — krzyknął Keraban i biana nędznikowi, jeśli go spotkam kiedy. Gdyby się był odwrócił w tej chwili, zobaczyłby uciekającego człowieka, który śledził ich przez drzwi chaty. Był to Jarchud, kapitan Tartany, który sam jeden ocalał z rozbicia. Niewidzialny znikł niebawem w przeciwnym kierunku niż droga prowadząca do Atiny. Jarchud tedy słyszał wszystko. Wiedział teraz, że niepojętym zbiegiem okoliczności Ahmed znalazł się w miejscu rozbicia Głydary i uratował Amazję, gdy już zaczynała tonąć. Minąwszy ostatnie chaty, zatrzymał się na zakręcie drogi. — Strasznie jeszcze daleko z Satiny do Bosforu — wyszeptał. — Zanim się tam dostanę, potrafię jeszcze spełnić polecenie bogatego safara. Rozdział piąty Nie potrzebujemy opisywać, jak wielką była radość narzeczonych, że się spotkali tak niespodzianie, jak gorąco dziękowali Allahowi za tak cudowne prawie uratowanie i oswobodzenie Amazji. Amazja i Nedia, zaspokajając niecierpliwą ciekawość Karabana i Achmeta, opowiedziały szczegółowo, co zaszło w odeście po ich wyjeździe. Za drogą zapłatę kupiono dla obu dziewcząt jaką taką odzież. Achmet przydział także prosty ubiór krajowców, po czym panowie i służba zasiedli na drewnianych stołkach przed kominkiem, na którym suty płonął ogień, a na zewnątrz burza zaczynała się uspokajać z jakimże to przejęciem słuchali tego, co zaszło w willi bankiera w kilka godzin potem, gdy karaban zniewolił ich pędzić po drogach chrysonesu. Nie w celu to sprzedania amazji drogocennych materii Jarchud zarzucił kotwicę w małej zatoce, u stóp willi bankiera Selima, ale w zamiarze spełnienia ohydnego czynu, jakim było porwanie młodej dziewczyny i wszystko kazało wnosić, że gwałt ten od dawna i rozmyślnie był przygotowany. Natychmiast po porwaniu obu dziewcząt tartana odpłynęła na pełne morze. Tego tylko nie wiedziały i nie mogły powiedzieć, że Selim, dosłyszawszy ich krzyki, pobiegł im na pomoc właśnie w chwili, gdy Guidara wypływała już z zatoki. I że nieszczęśliwy ojciec padł ugodzony kulą z jej pomostu, może śmiertelnie ranny, co nie dozwoliło mu puścić się w pogoń lub wysłać ludzi dla ścigania zbrodniarzy. Co do pobytu na statku oddano im najlepszą kajutę i tak kapitan jak Osada obchodzili się z nimi z uszanowaniem, zapewne w skutku wydanych im rozkazów. Sypiały i jadały oddzielnie w swojej kajucie. Mogły wychodzić na pomost, kiedy chciały. Czuł jednak, że śledzą je bacznie, aby czasem w przystępie rozpaczy nie przełożyły śmierć nad czekającą ich dole. Achmed słuchał tego opowiadania ze ściśnionym sercem. Stawiając sobie pytanie, czy dopuszczając się tego gwałtu, kapitan działał we własnym interesie? Aby, jak to często miewa miejsce, sprzedać piękne dziewczęta na targach Azji Mniejszej lub też z polecenia jakiegoś bogacza z Anatolii? Ale tej wątpliwości żadna z dziewcząt rozjaśnić nie mogła. Ilekroć miotane rozpaczą błagały ze łzami Jarchuda, aby im powiedział, jaki los je czeka, zawsze im tego odmawiał, nie chcąc nawet powiedzieć, dokąd płynie czego Ahmed tak pragnął się dowiedzieć. Z początku żegluga była dobrą, tylko z powodu, że przez kilka dni wiatru prawie nie było, płynęli wolno, co bardzo niepokoiło je Orchuda, z czego można było wnosić, że potrzebował przybyć na czas oznaczony. Ale gdzie? Tego odgadnąć było niepodobna. To przecież zdawało się pewnym, że Guidara zmierzała do jakiegoś portu Morza Czarnego, w Azji Mniejszej. Z nastaniem pomyślniejszego wiatru Gwidara przez dwa tygodnie szybko płynęła ku wschodowi. Żaden wypadek się nie wydarzył. Nieraz tartana mijała okręty żaglowe, wojenne lub handlowe, albo też szybkie sztemery regularnie przepływające tę część Morza Czarnego. Lecz wtedy Jarchut zmuszał je, aby weszły do kajuty. Z obawy, aby nie dały jakiegoś sygnału wzywającego ratunku, co mogłoby być dostrzeżone ze statków. Zwolna stan powietrza stawał się coraz gorszym a nareszcie groźnym. Już na dwa dni przed rozbiciem Głydary straszna burza nastała. Jarchut nie posiadał się ze złości, że zniewalało go to do zmiany zamierzonej drogi, gdyż wicher w przeciwną popychał go w stronę. My przeciwnie, mówiła Amazja. Witałyśmy burzę tę z radością, ponieważ zrozumiałyśmy, że oddala nas od celu, do którego zmierzał Jarchut, a stokroć wolałyśmy śmierć niż los, jaki nam gotował. Ale wybuchnęła ta gwałtowna burza, mająca stać się dla nas zbawieniem. Ujrzałem na ciebie na skalę i zostałyśmy ocalone. Allah nie chciał waszej zguby, droga Amazjo, rzekł Ahmed. Czy wiesz, że uprzedziłem wuja Karabana, który chciał rzucić się w morze, aby cię ratować? Na Mahometa, krzyknął. Uczyniłbym to, gdybym mnie gwałtem nie powstrzymywali. I kto by się spodziewał, że człowiek tak uparty ma tak dobre serce, rzekła cicho Nedja. Dosłyszał to jednak karaban. Czy to słychana rzecz? zawołał. Ta mała śmie mi przymawiać. Przyznacie przecież, kochani przyjaciele, że uporowi memu wiele zawdzięczamy. Czy podobna zawołał mimowolnie Van Mitten, nie mogący w to uwierzyć, aby upór mógł kiedykolwiek wyjść na dobre. — Najniezawodniej — odparł Karaban. Pomyśl tylko, przyjacielu Van Mitenie. gdybym był uległ waszym naleganiom, maby jechać kolejami żelaznymi Krymu i Kaukazu, zamiast odbywać podróż morskimi wybrzeżami, Ahmed nie byłby tu w chwili rozbicia, a tym samym nie uratowałby swej narzeczonej. — Zapewne — odrzekł Van Miten. Ale gdybyś nie zmusił go do opuszczenia Odessy, porwanie jego narzeczonej nie miałoby miejsca, a więc... — Tak to zaczynasz rozumować, Van Mitenie. — Zamyślasz już rozpocząć sprzeczkę w tym przedmiocie. — Ależ nie, nie — przerwał Achmed. — Już późno. Warto by spocząć trochę. — Aby jutro wyjechać jak najraniej — dodał Keraban. — Jak najraniej, kochany wuju? — rzekł Achmed. — Trzeba by może, aby Amazja i Nedia wypoczęły nieco. — Nie, 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 Achmecie. Już nie czuję się zmęczona — rzekła Amazja. — Oho, panie siostrzeńcze — zawołał Keraban — nie pilno ci jakoś od czasu, jak Amazja jest z nami. Nie należy przecież zapominać o tym nieszczęsnym terminie. Koniec miesiąca się zbliża, a tak ważnego interesu zaniedbywać się nie godzi. Pozwól mi więc być praktyczniejszym od ciebie, tak więc starajmy się wszyscy spać jak najlepiej, a jutro obmyślimy, w jaki sposób dalszą odbyć drogę. Rozgospodarowali się jak mogli w chatce rybaka. Po tak silnych wrażeniach bardzo potrzebowali kilku godzin wypoczynku. Van Mittenowi śniło się, że stacza kłótnie ze swym niezgodnym przyjacielem. Ten zaśnił, że spotkał się oko w oko z Safarem, na którego nie przestawał przyzywać pomsty proroka. Sam tylko Ahmed nie mógł zasnąć. Rozmyślał nad tym, co mogło skłonić Jerchuda do porwania Amazji. Niepokojąc się zarazem o przyszłość, stawiał sobie pytanie, czy z rozbiciem Guidary ustawało niebezpieczeństwo. Mógł wnosić, że cała jej osada zatonęła, i nie wiedział, że kapitan ocalał. Ale niepodobna było przypuszczać, że katastrofa ta się nie rozgłosi, a wtedy ów bogacz, czy może pasza z prowincji natolskich, z którego polecenia Jerchut porwał Amazję, niezawodnie dowie się o wyratowaniu dziewcząt i z łatwością wyśledzić zdoła, w którą udali się stronę. A może to łatwo było urządzić jakąś zasadzkę na tej prawie pustej drodze, ciągnącej się między Trebizondą a Skutarii? Kto wie, jak straszne jeszcze może zagrażają im niebezpieczeństwa. Postanowił tedy czuwać nieustannie, mieć się na ostrożności i nie odstępować Amazji. Odtąd postanowił sam objąć kierunek podróży, a w razie potrzeby wybrać pewnego przewodnika, który prowadził ich najkrótszymi drogami wybrzeża. Ahmed postanowił sobie także zawiadomić ojca Amazji o wszystkim, co zaszło od chwili porwania jego córki. Wiele bardzo zależało na tym, aby bankier Selim dowiedział się o swobodzeniu Amazji i przybył do Skutari w oznaczonym czasie, to jest za dni 15. List wysłany z Satiny do Trebizondy nie doszedłby na czas do Odessy, to też zamierzał wysłać telegram z Trebizondy nie wspominając tym wujowi, który uniósłby się niepohamowanym gniewem na samo wspomnienie korespondowania za pomocą drutu telegraficznego. Postanowił także zawiadomić go, że może nie jedno jeszcze grozi im niebezpieczeństwo. Dobrze by więc było, gdyby wyjechał naprzeciw nim z kilku pewnymi ludźmi. Na zajutrz dnia 15 sierpnia zawiadomiło tę Amazję, która ucieszyła się niewymownie, że ojciec jej tak prędko otrzyma uspokajającą co do niej wiadomość i równie gorąco jak Ahmed, pragnęła jak najspieszniej przybyć do Trebizondy. Po kilkugodzinnym wypoczynku wszyscy byli gotowi do drogi. Karaban nie się więcej jak kiedykolwiek. Van Mitten gotów był poddać się wszelkim jego wymaganiom. Brunon tylko spoglądał z boleścią na swój opadły brzuszek, myśląc, że przed końcem tej przeklętej podróży wyschnie jak szczapa. Atina, dawne Ateny, Pontus Euxinus, jest to dziś nędzna mieścina. Zachowało się w niej jeszcze kilka kolumn porządku doryckiego, resztki świątyni Pallady, ale ruiny te tylko van Mitena zaciekawiały. Achmed przebiegł koło nich, nie spojrzawszy nawet. On nad wszelkie choćby najstarożytniejsze ruiny wolałby znaleźć jakiś wehikuł, nie tak niewygodny jak ich wóz kupiony na granicy turecko-rosyjskiej. Ale na nieszczęście nic lepszego dostać nie mógł. Trzeba więc było zatrzymać Arabę i umieścić w niej Amazję i Nedię, a dla reszty podróżników nabyć konie, osły lub muły, aby na nich mogli dojechać do Trebizondy. A! Jakże keraban żałował teraz tak wygodnej karety rozbitej na drodze żelaznej w poti. Jak zło nienawistnemu safarowi, który według niego winien był wszystkiemu. Amazja i Nedia bardzo zadowolone były ze swojej araby. Nigdy jeszcze tak nie jechały. Siedzenie miękko wysłane było wygodne. Nieprzemakalne pokrycie broniło od zmian powietrza i czegoż trzeba więcej. Już sama podróż w tak niezwykłych odbywana warunkach miała dla nich urok nowości, a nadto tak niedługo trwać miała. Wszak za parę tygodni przybędą do skutarii. — O, pewna jestem, mówiła Nedia, że spiąwszy się dobrze na palce, można by już stąd dojrzeć skutarii. W rzeczywistości teraz z całej tej gromadki dwóch tylko ludzi budziło politowanie. Karaban który niepokoił się bardzo, czy z powodu tak utrudnionej podróży zdołają ją przebyć na czas oznaczony, i Brunon, którego rozpacz ogarniała na samą myśl jechania na mule 35 mil oddzielających ich jeszcze od Trebizondy. Nizip pocieszał go, że tam przybywszy Achmed będzie mógł zapewnić im wygodniejszą podróż. Około 11 rano karawana opuściła Atinę. Po gwałtownej wczorajszej burzy zupełna cisza zapanowała w powietrzu. Chmury się rozeszły. Słońce rzucało promienie ożywiając krajobraz. W morzu tylko wrzało jeszcze głuche wzburzenie. Fale roztrącały się o skaliste wybrzeże. Karaban i jego towarzysze jechali teraz jak mogli najspieszniej drogą przeżynającą Legistan Zachodni. Pragnęli przebyć przed wieczorem granicę paszaliku Trebizondy. Droga ta nie była pustą. Przeciągały po niej karawany liczące setki wielbłądów. Obijał się ciągle o ich uszy ogłuszający odgłos grzechotek i dzwonków przyczepionych do karków wielbłądów, a jaskrawe różnobarwne pompony i muszle, w jakie były przystrojone, bawił wzrok. Karawany te ciągnęły do Persji lub z niej powracały. I morskie wybrzeża były dość ożywione. Co krok spotykano gromady rybaków i myśliwych. Z zapadnięciem nocy rybacy wypływają na łodziach, których tyły oświetlają dla połowu rodzaju sardeli zwanych kamzi, których niezliczona liczba spożywana jest na całych wybrzeżach anatolijskich, jako też w środkowych prowincjach Armenii. Myśliwi spotykają tu niezwykłą obfitość zwierzyny. Tysiące ptaków morskich z gatunku czubatych nurów, zwanych tu kukurinas, unosi się na wybrzeżach tej części Azji Mniejszej. Nadzwyczaj poszukiwanej i drogo płaconej skórki hojnie opłacają trudy polowania i czas jemu poświęcony. Około trzeciej po południu zatrzymali się na obiad w masteczku Mapawra, leżącym przy ujściu rzeki tego nazwiska, której czyste wody mieszają się ze strumieniami nafty nadpływającymi z okolicznych źródeł. Nie potrzebujemy mówić, że podano na stół sardele świeże i solone, gdyż w paszelikach Azji Mniejszej jest to ulubiona potrawa. Oprócz tych ryb podano jeszcze parę pożywniejszych potraw, które podróżnicy nasi spożyli z dobrym apetytem. Wszyscy byli uradowani, że podróż zbliża się do końca, tak uszczęśliwieni uratowaniem Amazji, iż sam ten dobry humor najlepszą stanowił przyprawę. No cóż, ewanmitenie, czy bardzo jeszcze ubolewasz nad uporem, uporem tak uzasadnionym twego przyjaciela i korespondenta, który zniewolił cię do odbycia tej podróży? zapytał Keraban. No, nie, przyjacielu Karabanie. Jestem bardzo zadowolony, jeśli zechcesz, gotów jestem odbyć drugą podobną podróż. Zobaczymy, zobaczymy, przyjacielu Wadmitanie. No, a ty, pieszczotko rzekł, zwracając się do Amazji co też myślisz o twoim niedobrym przyszłym wuju, co ci porwa o twojego Achmeta? To, co myślałam zawsze odpowiedziała że jest najlepszym z ludzi. I najuleglejszym dodała Nadia. Co więcej, zdaje mi się nawet, że pan keraban nie jest już tak upartym jak dawniej. — Masz tobie! Ta szalona dziewczyna powarza się żartować sobie ze mnie! — zawołał keraban, śmiejąc się wesoło. — Ależ nie, panie mój! Czyżbym śmiała? — rzekła Nadia. — Ech, mała, nie zapieraj się, masz słuszność. Nie sprzeczam się już i nie upieram. Już nawet przyjaciel van Mitten nie zdołałby, podniecić mnie do kłótni. Oho, wolno o tym wątpić, rzekł holender, powątpiewająco poruszając głową. To rzecz jasna jak słońce, w nie. Gdyby tak zwrócić rozmowę na pewne przedmioty, a choćby na nie wiedzieć jakie. Przysięgam ci, nie przysięgaj. A to czemu? Alboż mi tego nie wolno, odrzekł, zaczynając się unosić. No, mówże, dlaczego nie mam przysięgać? bo często nader trudno jest dotrzymać przysięgi. Zawsze łatwiej niż powstrzymać język, który widocznie cię świeżbi, van i widocznie dla przyjemności swojej sprzeczasz się ze mną. Co ja, ja, przyjacielu Karabanie? Tak ty. I gdy ja powtarzam ci, że postanowiłem nigdy o nic się nie sprzeczać i nie opierać, proszę bardzo, abyś i ty także nie sprzeczał się ze mną i nie opierał. O, już co tym razem nie ma pan by na słuszności, panie van Mitten, rzekł Achmed. Ani odrobinki słuszności, dodała Amazja. Nawet cienia słuszności, potwierdziła Nedia. Poczciwy Holender już ani pisnął, widząc, że ma przeciw sobie wszystkich. Czy w rzeczywistości karaban uparty poprawił się z tej wady, jak to utrzymywał... Czy skutkowały nauczki, jakie odebrał w ciągu tej tak nierozważnie przedsięwziętej podróży, gorsze jeszcze niż dotąd mogące sprowadzić niebezpieczeństwa? Przyszłość pokaże. To tylko pewna, że w gruncie duszy towarzysze podróży podzielili niedowierzanie Van Mittena, że guz uporu nie zmniejszał się na jego czaszce. Czas nam w drogę, zawołał Keraben wstając od stołu. Obiad był wcale niezły, ale czeka nas je daleko lepszy – — Gdzie? — zapytał van Mitten. — W mojej willi w Skutarii. Około ósmej wieczorem przybyli do miasteczka Rize, gdzie mieli zanocować. Pokoik dano im tak mały i tak niewygodny, że Amazja i Nedia postanowiły przespać nas w Arabie. Szło głównie o to, aby konie i muły mogły pożywić się i wypocząć dla nabrania sił na dzień następny, a na szczęście siana i jęczmienia nie brakło w żłobach. Karabani towarzysze jego dostali świeżej słomy na posłanie. Poprzestali na tym chętnie, pocieszając się nadzieją, że nazajutrz nocować będą w Trebizondzie, w którymś z najlepszych hoteli tego wielkiego miasta, gdzie już znajdą wszelkie wygody. Achmed nie położył się wcale, dręczony jakimś niewysłowionym niepokojem. Nie mógł odegnać tej chwili, że z rozbiciem się Gwidary nie ustało grożące Amazji niebezpieczeństwo i dlatego przez całą noc czuwał uzbrojony w pobliżu araby. I nie myliło go przeczucie. Rzeczywiście przez cały ten dzień kapitan Jarchut nie spuszczał z oka karawany, lecz widząc, że Achmet, a szczególnie obie dziewczęta, poznałyby go niezawodnie, ukrywał się przed ich wzrokiem. Szedł za nimi, śledził, szpiegował, układał plany w celu powtórnego porwania Amazji i napisał do oczekującego w Trebizondzie Skarpanta, aby nazajutrz znajdował się w karawanseraju Rysar, o mile od Trebizondy. Nie zawiadomił go jednak o rozbiciu gujary i wynikłych tego następstwach. W nocy Jarchud zakradł się cicho, aby się przekonać, czy dziewczęta pozostały w Arabie, ale szczęściem dla niego spostrzegł dość wcześnie bacznie czuwającego Achmeta i oddalił się niewidzialny. Tym razem zamiast jak dotąd iść pewnej odległości za karawaną, zwrócił się na drogę wiodącą do Trebizondy, aby wyprzedzić naszych podróżnych i naradzić się ze skarpantem, zanim oni przybędą do tego miasta. Wsiadł na konia, którego nabył Fatinie, i prędko popędził do Risar. Na Nazajutrz dnia 16 września wszyscy wstali równo ze dniem, zdrowi i weseli. Karaban był w doskonałym humorze. — Chodź za mnie, śliczna Amazjo, niech cię uściska na dzień dobry. — Najchętniej, kochany wuju, jeśli pozwolisz mi teraz już tak cię nazywać. — Jeśli pozwolę, ależ kochane dziecię, nazywaj mnie nawet ojcem, przecież Ahmed jest jakby synem moim. — Konie czekają, rzekł Achmed wchodząc. Spieszmy się, żeby wieczorem stanąć w Trebizondzie. — Jesteśmy gotowi, Achmecie, a zwracając się do Van Mithana, dodał. No, przyjacielu, napisane było w przeznaczeń księdze, żebyś zobaczył trebizondę. Trebizondę. Jaka to wspaniała nazwa! odrzekł holender. Według mego przewodnika, który zdaje się doskonale ułożony, w trebizondzie to i na jej wzgórzu dziesięć tysięcy ksanofonty odbywało igrzyska i ćwiczenia szermierskie pod przewodnictwem drakoncjusza. Doprawdy, rad jestem bardzo, że zobaczę trebizondę. Przyznaj sam, przyjacielu Mitten, że podróż ta pozostawi ci niezwykłe wspomnienia rzekł karawan. Przyznaję to najchętniej. Tylko, że nie skończyła się, i nie wiemy, co nas jeszcze spotkać może szepnął Brunon swemu panu. Niby złowrogi prorok przypominający, jak zmienne są rzeczy ludzkie. O siódmej rano puścili się w drogę. Niebo piękną jaśniało pogodą. Promienie słoneczne rozpraszały mgłe poranne. O dwunastej zatrzymano się na śniadanie w małej mieścinie Off. Tu zajazd był bardzo biedny, musieli więc poprzestać na posiadanych jeszcze resztkach zapasów podróżnych. O piątej zatrzymali się na obiad w miasteczku surmenech, skąd wyjechali o szóstej z zamiarem przybycia tej nocy do Trebizondy. Ale przeszkodziło temu złamanie się koła Araby o dwie mile od miasta. Było już około dziewiątej. Zmuszeni więc zostali zanocować w stojącym tuż przy drodze karawanseraju, dobrze znanym podróżnym przebywającym często te części Azji Mniejszej. Rozdział 6. Karawanseraj rysarski, zarówno jak inne tego rodzaju budowle, zapewniał wszelkie wygody podróżnych udających się do Trabizondy. Właściciel jego, turek nazwiskiem Kidros, chytry i przebiegły, utrzymywał go bardzo starannie. Starał się zadawalać przybyłych gości, rozumiejąc dobrze, iż wymaga tego własny jego interes. Uprzejmość swoją posuwał tak daleko, że w razie żądania zmniejszał nawet swoje bezmierne, przesadzone, podawane rachunki. Jak mówił, jedynie dla zadowolenia tak znakomitych gości. Chociaż w rzeczywistości pomimo obcięcia pozostała suma kilkakrotnie przewyższała jeszcze jego należność. Karawanseraj Rysarski stanowił wielki dziedziniec zamurowany dookoła, a w środku miał szeroką bramę wychodzącą na drogę. Po obu stronach tej bramy stały małe strażnice zdobne tureckim pawilonem, na szczytach których można było widzieć czy drogi są bezpieczne. W otaczających budynkach było bardzo wiele drzwi prowadzących do oddzielnych pokoi, w których nocowali podróżni, bo rzadko się zdarzało, żeby w dzień bywały zajęte. Z jednej strony dziedzińca rosło kilka sokomorów, rzucających nieco cieniu na grunt piaszczysty, któremu południowe słońce nie skąpiło swoich promieni. W środku dziedzińca studnia nieco wystająca ponad ziemię, poza murami kryte szopy ze żłobami dla koni, wielbłądów i mułów. Tego wieczora przybyła do karwansera znaczna liczba podróżnych. Ze dwadzieścia pokoi było zajętych i większość gości spożywała w nich wieczerze. Około dziewiątej, dwóch tylko mężczyzn przechadzało się po dziedzińcu. Rozmawiali żywo, przerywając sobie tylko niekiedy, aby rozejrzeć się na zewnątrz. Obaj ubrani byli bardzo skromnie, nie chcąc widać, zwracać uwagi podróżnych. Był to bogacz safar i intendent jego skarpant. Tak, panie Safar, mówił Skarpant. Dziś właśnie Jarchud polecił nam przybyć do karawanseraju Rysarskiego. I czemuż ten pies niewierny nie czeka tu na nas? Zawołał Safar. Zapewne nadejdzie lada chwila. Cóż znów za pomysł mu przyszedł, żeby zamiast wprost do Trebizondy, tu przyprowadzać całą karawanę? Jak widzimy, Safar nie wiedział o rozbiciu się Guidary i wynikłych z niego następstwach. List Jarhuda wysłany był z portu Atina, odpowiedział skarpant. Nie ma w nim żadnej wzmianki o porwanej dziewczynie. Prosi tylko, abym dziś wieczorem znajdował się w tym karawanseraju. I nie ma go dotąd, zawołał Safar. Niech się strzeże, może drogo przepłacić to nadużywanie mojej cierpliwości. Przeczuwam jakąś katastrofę. Może czarny nadzwyczaj było wzburzone. Może burza zapędziła tartanę do portu Latiny i dlatego nie mogła dopłynąć do Trebizondy. Lecz nie mamy pewności, że udało mu się porwać dziewczynę z Odessy? Panie mój, Jarchud jest nie tylko wytrawnym i śmiałym marynarzem, ale zarazem nader zręcznym i przebiegłym człowiekiem. Największa przebiegłość zawodzi niekiedy odezwał się kapitan maltański, już od kilku chwil stojący w progu karawanseraju. Safari i skarpan odwrócili głowy, a intendent zawołał. — Jarchud! — Jesteś nareszcie! — rzekł dość gburowato Safar, zwracając się ku przybyłemu. — Tak, panie Safar — odrzekł, kłaniając się kapitan. — Tak, jestem. Nareszcie. — A gdzież jest córka bankiera Selima? — zapytał Safar. — Więc nie udało ci się w odejście? Córka bankiera Selima została porwana przeze mnie przed sześciu blisko tygodniami. Zaraz prawie po odjeździe narzeczonego jej Achmeta, który zmuszony był towarzyszyć wujowi swemu w podróży około Morza Czarnego. Odpłynąłem natychmiast ku Trebizondzie, ale wichry równonocne zagnały tartanę moją na wschód. I pomimo największych usiłowań moich, guidara rozbiła się o nadbrzeżne skały Atiny i cała osada śmierci znalazła. — Cała osada?! krzyknął skarpant. A Amazja? zapytał Safar, nie troszczący się wcale o rozbicie Gwidary. Została uratowaną wraz z młodą jej służącą, którą porwałem razem z nią, odrzekł Jarchut. Skoro więc została uratowaną, gdzież jest? zapytał Safar. Panie mój, odrzekł Jarchut, fatalizm widocznie... Mów, że prędzej, co się stało? krzyknął Safar groźnie. Córka bankiera Selima została uratowaną przez swego narzeczonego Achmeta, który nieszczęsnym trafem znajdował się na miejscu rozbicia. On ją więc uratował, krzyknął Skarpan. Gdzież jest obecnie Amazja? spytał Safar. W drodze do Trebizondy, pod opieką narzeczonego, wuja jego karabana i kilku towarzyszących im osób, odrzekł Jarchut. Z Trebizondy wszyscy jechać mają do skutary, gdzie odbyć ma się wesele. Nie do Krzyknął Safar. Powinieneś był sam uratować Amazję! Byłbym to zrobił choćby z narażeniem własnego życia i obecnie już by znajdowała się w pałacu w Trebizondzie, gdyby fatalizm nie sprowadził tam Ahmeta. Niegodzien jesteś poleconej ci sprawy! krzyknął Safar z gniewem. Racz pan wysłuchać mnie cierpliwie, a przekonasz się, że Jarhud zrobił wszystko, co było tylko możebnym. — To nie dosyć, skoro chodzi o spełnienie mego rozkazu! — krzyknął Safar. — Co się stało? Odstać się nie może — rzekł Skarpant. — Zastanówmy się teraz, co obecnie czynić należy. Porwanie córki bankiera Selima z Odessy mogło się nie udać. Jednakże zostało dokonanem. Przez rozbicie gwydary narażona była na śmierć, a jednak żyje. Do tej chwili mogłaby być już żoną Achmeta, jednak nie została nią jeszcze. Zatem nie ma nic straconego. Nic, nic, odrzekł Jarhud. Po rozbiciu Gwidary nie przestałem śledzić Achmeta i jego towarzyszy od chwili wyjazdu ich Satiny. Podróżują spokojni, nie przewidując żadnego niebezpieczeństwa. A jakże to długa jest jeszcze droga z Trebizondy przez Anatolię do brzegu Bosforu? Ani Amazja, ani towarzysząca jej służąca nie wiedzą, dokąd płynęła Gwidara. A co więcej, nikt z całej karawany nie zna ani pana Safara, ani Skarpanta. Trzeba by więc tylko wciągnąć karawanę w jakąś zasadzkę. Słuchaj, skarpancie, i ty, Jarchudzie, chcę bądź co bądź dokuczyć karabanowi i porwać amazję, bo wiem, że to mu sprawi największą przykrość. Nie dopuszczę się tam karygodnego przestępstwa. Z Amazją nawet się nie zobaczę i polecę obejście z nią jak najgrzeczniejsze, pełne uszanowania. Będzie więc to figiel dla karabana może za dokuczliwy. Ale nie więcej, jak niewinny figielek, aby poznał, że choćby nie wiem, jak fatalizm zawziął się na mnie, potrafię stoczyć z nim walkę i zostanę zwycięzcą. Oto nie ma obawy, odrzekł Skarpant. Jarkut ma słuszność. Od Trebizondy do Skutarii roztaczają się puste okolice. Można by więc postarać się, aby karawana w nich zbłądziła, nastręczając jej przewodnika, który by rozmyślnie wprowadził ją na bezdroża tam napadliby na nich nastawieni umyślnie ludzie jednakże wolałbym działać podejściem niż uciekać się do siły a jakimże sposobem spytał Safar. Powiedziałeś jarchudzie spytał skarpan zwracając się do niego że ahmed i jego towarzysze jadą teraz do trebizondy tak a nadto przybędą tu nie za długo i niezawodnie będą nocować może by się udało wynaleźć jakąś przeszkodę wplątać ich w jakąś sprzeczkę, która by zatrzymała ich tu dłużej, a nade wszystko rozłączyła Amazję za chmetem. Wolałbym uciec się do siły, rzekł Safar. Uciekniemy się do niej, jeśli podstęp się nie uda, odrzekł skarpan. Cicho, zawołał Jarhud. Ktoś nadchodzi. Jakoż dwóch mężczyzn weszło na dziedziniec. Jednym był Kidros, nadzorca Karawanseraju. drugi musiał być ważną jakąś osobistością, jak przynajmniej należało wnosić z dosłyszonej rozmowy. Safar, Skarpant i Jarhut, ujrzawszy go, cofnęli się w ciemny kąt podwórza, skąd niewidzialni mogli słyszeć całą rozmowę. Tym więcej, że przybyły, nie wystrzegał się wcale i mówił głośno i wyniośle. Był to bogaty, bardzo kurt, nazwiskiem Janar. Górzysta część Azji obejmująca starożytną Asarią nosi w nowoczesnej geografii nazwę Kurdystanu. Kurdystan dzieli się na dwie części turecką i perską odnośnie do tego, czy graniczy z Turcją czy z Persją, a mianowicie część północna, znacznie większa, należy do sułtana, część zaś mniejsza, południowa do szacha. Część należąca do Turcji liczy kilkakroć sto tysięcy mieszkańców, pomiędzy którymi bogaty Janar wcale niepośrednio zajmował miejsce. Janar przybył w przeddzień do karawanseraju Rysar wraz z siostrą swoją, panią Sarabul. Już od dwóch miesięcy opuścił Mossul, odbywając podróż dla przyjemności. Jechali teraz do Trebizondy, gdzie zamierzali zabawić kilka tygodni. Pani Sarabula, mająca lat przeszło trzydzieści, była od lat już kilku wdową po tureckim dygnitarzu, paszy i gubernatorze Sanżaku. Janar był to mężczyzna czterdziestoletni, wysoki, silny, z dzikim wyrazem twarzy. Patrząc na nie, zdawało się, że musiał przyjść na świat ze zmarszczonymi brwiami. Miał orli nos, oczy głęboko zapadłe, ogromne wąsy i głowę ogoloną. Przedstawiał raczej typ armeński niż turecki. Na głowie miał wysoką futrzaną czapkę. Otoczoną wielkim kawałkiem jaskrawo-czerwonej materii, ubrany był w długą, zwierzchnią suknię z długimi, szerokimi i otwartymi rękawami. Pod nią kaftan zahaftowany złotem, szerokie, do kostek sięgające pantaliony, skórzane, oblamowane buty, a w pasie opasany był wełnianym szalem, za którym mieściła się cała zbrojowna pistoletów, sztyletów i jataganów. Wszystko to razem nadawało mu tak straszną minę, Iż mrowie przechodziło patrząc na niego. To też Kidos mówił do niego z wielką uniżnością. Prawie na wpół zgięty. Miał minę człowieka zmuszonego uśmiechać się stojąc przed otworem armaty nabitej kartaczami. Tak, panie Janar, mówił z jak najbardziej przekonującą miną. Zapewniam, że sędzia przybędzie tu jeszcze dziś wieczór, a jutro, skoro świt, rozpocznie śledztwo. Kidrosie — rzekł. Jako właściciel tego karawansera i odpowiadasz za bezpieczeństwo podróżnych, i niech ci Allah skaże, jeśli byś tego zaniedbał. Dokładam też wszelkich starań, a jednak, rzekł wskazując na otwartą bramę, przeszłej nocy złodzieje czy jacyś inni złoczyńcy poważyli się tędy wyjść i wtargnąć aż do pokoju siostry mojej pani Sarabuli. Łotry! krzyknął Kidros. Nie opuścimy karawanseraju, dopóki złoczyńcy nie zostaną pojmani, osądzeni i powieszeni, rzekł Janar. Kidros nie był przekonany zupełnie, czy zamiar okradzenia miał rzeczywiście miejsce. To tylko było pewnym, że pani Sarabula obudziła się w nocy i wybiegłszy z pokoju, zaczęła krzyczeć, przyzywając brata, krzyczała tak głośno, że pobudziła wszystkich. Jednakże pomimo najstroskliwszych poszukiwań, nawet na jakiś ślad złoczyńców nigdzie nie natrafiono. Skarpant przysłuchiwał się uważnie tej rozmowie i myślał już, czy nie da się wyciągnąć z tego pewnej korzyści. Jestem Kurdem, wołał, prostując się do mnie Janar. Kurdem z Mosulu, tej wspaniałej stolicy Kurdystanu. Nie dozwolę, aby krzywda wyrządzona mnie i siostrze mojej Kurdystance, uszła bezkarnie. No ale żadna krzywda nie miała miejsca, odważył się powiedzieć Kidros, cofając się przecież przezornie o parę kroków. Nic wreszcie nie ukradziono. Tak, ale tylko dzięki odwadze i dzielności mojej siostry, równie biegle wkładającej pistoletem jak jataganem. Widać przeczuwając to, złoczyńcy uciekli, rzekł Kidros. Gdyby też nie to, energiczna, dzielna siostra moja byłaby rozsiekana z pięciu, z dziesięciu nawet. I dlatego też dzisiejszej nocy będzie czuwać zarówno jak ja, uzbrojona od stóp do głów. I biada temu, kto by odważył choćby zbliżyć się do jej pokoju. Lecz, rzekł nieśmiało Kidros, broniąc bezpieczeństwa swego zakładu, może nie byli to złoczyńcy, ale spekulanci za porwanie domagający się okupu. Przez Mahometa! krzyknął Janar, chwytając za rękę jeść jatagonu. Tego by jeszcze brakowało. Dla podobnego zuchwalca więzienie, szubienica, wbicie na pal. Wszystko to byłoby jeszcze za mało. Jeśliby nie zajmował odpowiedniego stanowiska i majątku, abym mógł zostać jej mężem. Uspokój się, szanowny panie, rzekł Kidros. Śledztwo wykaże sprawców winy. Jeździłem sam do Trebizondy, do sędziego, Przyrzekł przybyć niezwłocznie, zapewniając, że posiada niezawodny sposób wykrycia przestępcy. — Jakiż to jest ten sposób? — zapytał z szyderskim uśmiechem Jadar. — Tego mi sędzia nie powiedział. Zaręczał tylko za jego nieomylność. — No, zobaczymy to jutro. Idę teraz do mego pokoju, ale nie zasnę. Całą noc czuwać będę nad bezpieczeństwem mojej czcigodnej siostry. Kidros odetchnął spokojniej mówiąc sobie: nareszcie jutro się to przecie skończy. co zaś do złodziei, jeśli byli rzeczywiście, mieli wielki rozum, że uciekli. przez ten czas skarpant rozmawiał cicho z safarem i jerchudem. dzięki temu janarowi, rzekł: mamy dobrą sposobność. sądzisz więc? rzekł safar Sądzę, że uda mi się wywołać jakąś awanturę, dzięki której Ahmed przez kilka dni będzie zmuszony pozostać w Trebizondzie, a może nawet zostanie rozłączony ze swoją narzeczoną. Dobrze, ale jeśli podstęp się nie uda, rzekł Safar. Wtedy uciekniemy się do siły, odrzekł Skarpant. W tej chwili dopiero dostrzegł ich Kidros. Podszedł ku nim zapytując: Co panowie rozkażą? — Nic, czekamy tu na mających przybyć na noc podróżnych — odrzekł skarpant. Wtem karawana jakaś zatrzymała się przed bramą. — Zapewne zajeżdżają — rzekł Kidros i poszedł do nowo przybyłych. Ale i skarpant jednocześnie wyjrzał za bramę, zapytując Jarchuda. — Był, żeby to Ahmed i jego towarzysze? — Tak, tak, to oni — odrzekł Jarchud, cofając się prędko, aby go nie poznali. — Bądźmy ostrożni — — rzekł skarpant. — Schowajmy się, aby nas nie widzieli. — Słyszę głos Kerabana — rzekł Jarchut. — Co? Kerabana? — krzyknął Safar i rzucił się ku drzwiom. — Co się panu stało? — zapytał zdziwiony skarpant. — Dlaczego nazwisko Kerabana tak silne na pana wywarło wrażenie? — To on! On! — spotkałem się już z nim na kolei kaukaskiej — Śmiał karetą swoją chcieć zagrodzić mi drogę, abym nie mógł przejechać. Więc zna pana? Zapewne. Mogę wznowić tu tę sprzeczkę, kazać go aresztować. Nie pozbawiłoby to wolności jego siostrzęca, odrzekł Skarpant. Potrafię się pozbyć obydwu, rzekł Safar. Nie, nie. Unikajmy kłótni i rozgłosu, odrzekł Skarpant. Najlepiej będzie, jeśli ten Karaban nic nie będzie wiedział o pańskiej tu obecności. Ani tem więcej, że Jarhud porwał w odejście córkę bankiera Selima. Mogłoby to całkiem popsuć sprawę. Niechże i tak będzie. Spuszczam się na Twoją przebiegłość, ale pamiętaj nie zawiedź mego zaufania, odrzekł Safar. Jestem pewny swego, jeśli tylko będę miał swobodę działania. Wracaj Pan dziś jeszcze do Trebizondy. Dobrze, odjadę. I ty, Jarhudzie, oddal się stąd natychmiast. Znają cię, mogliby więc poznać. Otóż i oni rzekł, cofając się, Jarhud. A jakże odjechać, aby się z nimi nie spotkać? zapytał Safar. Tędy rzekł Skarpant, otwierając furtkę z lewej strony muru. Safar i kapitan Tartany odeszli prędko. W sam czas rzekł do siebie Skarpant a teraz powinienem wszystko widzieć i wszystko słyszeć. Rozdział siódmy Rzeczywiście, Keraban i jego towarzysze, zostawiwszy w zewnętrznych zabudowaniach arabę, konie i muły, wchodzili do karawanseraju. Kidros wprowadził ich, kłaniając się nisko i postawiwszy w rogu podwórze latarkę słaby, tylko rzucającą światło. — Czy stąd już tylko dwie mile do Trebizondy? — zapytał Keraban. — Tak. Niecałe dwie mile, odpowiedział. Dobrze, niech dadzą karmę naszym koniom, wyjedziemy jutro bardzo rano. A zwracając się do Achmeta prowadzącego Amazję, dodał: Od czasu odzyskania Amazji on nią już tylko zajęty, a ja muszę myśleć o dalszej podróży. A od czego jesteś pan wujem? Rzekła Nadia. Nie gniewaj się, wuju, rzekł Ahmed. – Ani na mnie, mówiła Amazja. Ależ nie gniewam się na nikogo. Nawet na poczciwego van Mittena, który przecie. powziął niegodziwą myśl, porzucenia mnie w drodze. O, nie mówmy już o tem, zawołał van Mitten. To się już nigdy, nigdy nie powtórzy. Przez Mahometa, czemu nie mielibyśmy mówić o tem? Mała sprzeczka w tym lub innym przedmiocie wpłynęłaby na lepsze krążenie krwi. Zdaje mi się, Wujaszku, że postanowiłeś sobie nigdy się już nie sprzeczać, rzekł Achmed. — A, masz słuszność, no. Jeśli mnie to kiedy na tem złapie, zobaczymy, mruknęła Nadia. Teraz zdaje mi się najlepiej zrobimy, idąc prędzej spać, aby wypocząć kilka godzin, rzekł Wal Miten. Tak, jeśli będzie tylko można tu zasnąć, mruczał Brunon. Masz dla nas wolne pokoje? zapytał keraban właściciela zajazdu. Tak, panie, i niczego w nich nie brakuje. Dobrze. Jutro będziemy w Trebizondzie, za dziesięć dni staniemy w Skutarii, gdzie czeka nas doskonały obiad, na który was zaprosiłem. A który słusznie nam się należy, przyjacielu Karabanie. Obiad w Skutarii szepnął Brunon do ucha swemu panu. Nie jesteśmy tam jeszcze i kto wie, czy dojedziemy. Trochę odwagi, Brunonie odrzekł van mitten. Cóż licha, nie zapominaj, że chodzi o honor Holandii! Na wielki to zaszczyt dla Holandii, żem wychudł jak szkielet. Nie przyznałaby mnie teraz za swego syna. Stojąc na uboczu, Skarpant podsłuchiwał rozmowę podróżnych, upatrując chwili, gdy wypadnie mu wmieszać się do niej. Gdzież jest pokój przeznaczony dla tych młodych dziewcząt? zapytał Karaban. Tu, odrzekł Kidros wskazując na lewo. Więc dobranoc, kochana Amazjo, niech Allah czuwa nad tobą, rzekł Karaban. — Do jutra, ukochana moja — rzekł Achmed, całując rękę narzeczonej. Amazja i Nedia weszły do pokoju, którego drzwi otworzył im Kidros. — A gdzież spać będą nasi służący? — zapytał Keraban, wskazując Brunona i Niziba. — Zaprowadzę ich do jednego z zewnętrznych pokoików — rzekł Kidros. I zwrócił się ku bramie w głębi, skinąwszy na Brunona i Niziba, którzy znużeni mocno, chętnie pospieszyli za nim. Teraz czas działać, rzekł do siebie skarpant. Keraban, van Mitten i Achmed przechadzali się po dziedzińcu oczekując powrotu Kidrosa. Keraban był w doskonałym humorze, wszystko szło po jego myśli. Przybędą w oznaczonym czasie do Skutarii i cieszył się na samą myśl, jaką minę zrobią władze tureckie zobaczywszy go po drugiej stronie Bosforu. Dla Achmeda przybycie do Skutari kładło kres długiemu jego oczekiwaniu. Co do Van Mitena, ten choćby przez wzgląd na Brunona wyglądał i także końca podróży. Cóż to zapomnieli o nas? Nikt nie przychodzi wskazać nam pokoju? — rzekł Keraban. Skarpant zwolna podszedł ku niemu. Zapytuję pan o pokój przeznaczony dla pana Kerabana i jego towarzyszy? — rzekł, kładając się nisko. Oto tu. Wskazał na prawo w korytarzu drzwi pokoju zajętego przez kurdyjską podróżniczkę, panią Sarabule, tuż obok pokoju Kurda Janara. Chodźmy! rzekł Keraban do towarzyszy, popychając silnie drzwi wskazane przez Skarpanta. Drzwi prowadziły do korytarza. Weszli do niego, lecz zanim jeszcze mieli czas zamknąć drzwi na powrót, rozległ się przeraźliwy krzyk kobiecy, a zaraz za nim groźny głos męski. Reban, Van Mitten i Achmed cofnęli się prędko na dziedziniec, nie pojmując co znaczy ten hałas. W jednej chwili ze wszystkich stron drzwi się otwarły. Podróżni powychodzili ze swych pokoi. Amazja i Nedia także wybiegły. Brunon i Nizip przybiegli zaniepokojeni. I nagle ukazała się dzika postać Janara. Tuż za nim kobieta jakaś wybiegła na korytarz, wrzeszcząc przeraźliwie: Złodzieje! Zbuję, mordercy. Była to pani Sarabula, wysoka, silna, śmiałej postawy. Oczy miała bystre i pełne ognia, cerę rumianą, włosy czarne, usta zdradzające gwałtowność, słowem Janar w kobiecej postaci. Widocznie czuwała nierozebrana. Miała na sobie sukienny mintan ozdobiony złotym haftanem na staniku i na rękawach jasny jedwabny entarii, wrzuty rzucik. Kibic jej otaczał szal, czyli pas, na którym założone były demasceńskie pistolety, jatagan w pochwie z zielonego safianu, na głowie fez opasany jaskrawą chustką, od którego zwieszał się długi kwast zwany puskul, na nogach buty z czerwonej skóry, pod cholewy których wsunięte były szalwary. Niektórzy podróżnicy utrzymują, że strój kurdystanek czyni je podobnymi do osy. Co do sarbuli, to możemy zaręczyć, że posiadała nader przerażające żądło. — A to mi kobietka! — rzekł półgłosem Van Mitten. — Godna siostra swego brata! — odpowiedział Kereban, pokazując Janara. Wtem Janar krzyknął. — Znowu napad złoczyńców! Aresztować wszystkich obecnych! — Bądźmy ostrożni! — rzekł Ahmed cicho do wuja. — Bo zdaje mi się, że my właśnie staliśmy się powodem tego wrzasku i hałasu. — Eee... Nikt nas nie widział, a przecież sami się nie przyznamy. — Co się stało, Achmecie? Zapytała Amazja. Nic, rzeczywiście, droga Amazjo, bądź spokojna. W tej chwili Kidros przybiegł z dziedzińca wołając. Ach, sędzia przybywa w samą porę. I rzeczywiście, wezwany sędzia przyjechał z Trebizondy, aby przenocować w karawanseraju, a na zajutrz rozpocząć śledztwo, którego domagał się Janar i jego siostra. Towarzyszył mu pisarz sądowy. Jak to? Zawołał stojąc w progu, więc złoczyńcy ponowili swoją napaść? Tak się zdaje, panie sędzio, odrzekł Kidros. Zamknąć wszystkie bramy karawanseraju, rzekł poważnie sędzia. Niech nikt nie waży się wyjść stąd bez mego pozwolenia. Rozkaz spełniono natychmiast i wszyscy podróżni zostali czasowo więźniami karawanseraju. Panie sędzio, rzekła szanowna pani Sarabula. Żądam wymierzenia kary na złocińców, którzy poważyli się napadać na bezbronną kobietę. I to jeszcze na kurdy stankę, dodał Janar z groźnym ruchem. Skarpant bacznie słuchał i przyglądał się wszystkim. Sędzia przebiegły i frant, co się zowie, miał oczy tak bystre, iż zdawało się, że przejrzą każdego na wylot. Nos przytem haczykowaty, usta zaciśnięte. Zaczął tedy bacznie przypatrywać się wszystkim podróżnym, co nie było łatwem, gdyż jedyna stojąca w rogu podwórzna latarnia nader słabe rzucała światło. Po dokonaniu tego przeglądu, zwrócił się do pani Sarabuli. Twierdzi więc pani, rzekł, że zeszłej nocy złoczyńcy zamierzali dostać się do jej pokoju? Tak, odpowiedziała. I że ponowili dziś ten zbrodniczy zamiar? Tak. Ciż sami lub inni. I to właśnie przed chwilą. Tak. Czy poznałaby ich pani? Nie. W pokoju i na dziedzińcu było ciemno. Nie mogłam dostrzec ich twarzy. Wielu ich było? Nie wiem. Dowiemy się niebawem, siostro moja, krzyknął Janar. Dowiemy się i biadała z uchwały łotrą. W tejże chwili karaman nachylił się do ucha Mitana, mówiąc. Nie mamy się czego obawiać. Nikt nas nie widział. Sam Mohamed by nas nie poznał. To wielkie szczęście, odrzekł holender, niepokojący się trochę o następstwa tej przygody, bo z tymi kurdami ciężka byłaby sprawa. Jednak sędzia chodził tylko tam i na powrót, jakby nie wiedząc, co począć, co bardzo się nie podobało skarżącym. Sędzio zawołała pani Carabula. — Czy sprawiedliwość stanie się martwym narzędziem w swoim ręku? Wszak jako poddani sułtana mamy prawo do jego opieki. Kobieta tak wysokie jak ja, zajmująca stanowisko, stała się ofiarą zbrodniczej napaści. Złoczyńcy nie mogli uciec. I miałożby im to ujść bezkarnie? Z jakże pyszną powagą przemawia ta kurdystanka, mruknęła Nedia. Pyszną? Może, ale to pewna, że przerażającą, odrzekł mi ten. Jakiż wydasz wyrok sędzio? Zapytał Janar. Niech zapalą pochodnie, wołała pani Sarabula. Zobaczę. Będę się starać. Może przy świetle zdołam poznać złoczyńców, którzy poważyli się. Nie trzeba, odparł sędzia. Sam potrafię wykryć złoczyńców. Jak to? Bez światła? Bez światła. To powiedziawszy, szepnął coś pisarzowi, który wyszedł twierdząco skinąwszy głową. Jednocześnie Van Mitten szepnął Karabanowi. Nie wiem dlaczego, ale jakoś sprawa to bardzo mnie niepokoi. E, czego żulicha możesz się obawiać? odrzekł tenże. Wszyscy milczeli zaciekawieni, oczekując niecierpliwie powrotu pisara. Mówisz więc, panie sędzio, że wśród panującej tu ciemności zdołasz poznać ja? bynajmniej! przerwał sędzia. Powierzę to zadanie rozumnemu zwierzęciu, które mi nieraz wielkie w trudnych śledztwach oddawało przysługi. Zwierzęciu? zawołało kilka głosów. Tak. Mojej kozie. Bystre to i zmyślne zwierzę. Potrafi wykryć zbrodniarza, jeśli tylko jest tu obecnym. A zdaje się niepodległa to wątpliwości, skoro nikt nie mógł wyjść z karawanseraju od chwili zamierzonej napaści. Co za głupiec ten sędzia! szepnął Karaban. W tejże chwili wszedł pisarz prowadzący kozę za uzdę. Była to ładna koza z gatunku tych, w których wnętrznościach wytwarza się zsiadłość kamienista zwana bezoar, której mieszkańcy wschodu przypisują własności higieniczne. Miała rzeczywiście dość rozumną fizjonomię, i zdawała się godną wielkiego zadania, jakie pan sędzio jej wyznaczył. W Azji Mniejszej, Anatolii, Armenii i Persji, spotyka się bardzo liczne trzody tych owiec, odznaczających się bystrością wzroku, słuchu i węchu oraz zadziwiającą szybkością biegu. Koza, ta której mądrość sędzia tak wychwalał, była średniej wielkości. Pod Podbrzusze miała białe, takież piersi i kark, ale czoło pod brudek i grzbiet czarny. — Jaka śliczna koza! — zawołała Nedia. — Ale co ten sędzia chce od niej? — zapytała Amazja. — Pewnie jakieś niby czary, na które ci głupcy dadzą się złapać — odrzekł Achmed. Tak samo myślał Keraban, bez ceremonii wzruszając ramionami. Tylko van mitten patrzył na te przygotowania z pewnym niepokojem. Jak to sędzio? rzekła Sarbula. Więc to koza ma poznać złoczyńcę? Tak jest, odrzekł. I wskaże go nam? Niezawodnie. Ale jakimże sposobem? zapytał Janar, który jako kurt gotów był wierzyć we wszystko, co tylko zakrawała na czary. To się pokaże, odpowiedział sędzia. Niech każdy z obecnych tu podróżnych jeden po drugim przesunie ręką po grzbiecie tej kozy, która zaraz zabeczy, jak tylko uznaje dotknięcie ręki przestępcy. Ech, ten sędzia to prosty, jarmarczny kuglarz, rzekł cicho keraban. Ależ, panie sędzia, to niemożebne. Nigdy proste zwierzę nie może mieć tego rozumu, rzekła pani Sarabula. Zobaczymy, odrzekł sędzia. Nie widzę w tym nic niepodobnego i dlatego chociaż przecież na mnie nie może padać podejrzenie, daję z siebie przykład i pierwszy przesyłam rękę. To powiedziawszy zbliżył się do stojącej nieruchomej kozy i przesunął ręką po jej grzbiecie od karku aż do ogona. Koza ani mruknęła. Na innych kolej, rzekł sędzia. Z kolei wszyscy podróżni zgromadzeni na dziedzińcu karawanseraju, idąc za przykładem Janara, przesunęli ręce po grzbiecie zwierzęcia. Ale widać, nie było między nimi przestępców, gdyż koza żadnego z nich nie oskarżyła beczeniem. Rozdział ósmy. Gdy się to działo, Keraban, wziąwszy na bok van Mithena i Achmeta, miał z nimi rozmowę dowodzącą, że niepoprawny ten człowiek, zapominając najzupełniej o swoim bardzo chwalebnym postanowieniu, aby nigdy i o nic się nie opierać, postanowił sobie narzucić drugi swój sposób widzenia i postępowania. Maj przyjaciele, rzekł, ten sędzia czarownik jest po prostu ostatnim niedołęgą. Dlaczego? zapytał holender. Bo któż zabroni przestępcy, czy też przestępcom, nam na przykład, przesunąć rękę ponad kozą, nie dotykając jej grzbietu? Gdyby ten sędzia miał choć trochę rozumu, byłby przynajmniej zażądał światła dla niedopuszczenia podejścia. Ale tak po ciemku, to prosta niedorzeczność. My rzeczywiście, rzekł van Mitten. Otóż ja tak właśnie zrobię, rzekł Karaban. I proszę pójdźcie za moim przykładem. Ależ kochany stryju, rzekł Achmed. Wiesz przecież, że dotknąć jej grzbietu czy nie, koza nie zabeczy tak dobrze dla niewinnego, jak i dla winowajcy. Rzecz prosta, Ahmedzie. No ale ponieważ ten sędzia jest tak ograniczony, pokażę mu, że mamy więcej rozumu i nie dotknę się kozy. Proszę bardzo, postępujcie tak samo. — Ale stryju, tylko bez opozycji — zawołał Karaban, zaczynając się niecierpliwić. — Jednakże — rzekł Holender — van mitten — Pamiętaj, że nigdy ci nie przebaczę, jeśli okażesz się tak naiwnym, iż dotkniesz ręką grzbietu tej kozy. Niech i tak będzie. Nie dotknę ani nawet rogów lub ogona, aby ci się nie sprzeciwiać, przyjacielu Kerabanie. Tym więcej, że po ciemku nikt tego nie dostrzeże. Już większość podróżnych poddała się próbie, a koza nie oskarżała nikogo. Na nas z kolei, Brunonie, rzekł Nizib. Aaaa! Jakże ograniczeni są ci mieszkańcy wschodu, żeby też kozie powierzać wydawanie wyroku, rzekł Brunon. I obaj z kolei głasnęli kozę po grzbiecie. Nie zabyczała. Ależ koza milczy uparcie. Panie sędzio, zawołała pani Sarabula. Czy to żarty? krzyknął z kolei Janar. Przestrzegam, że to rzecz nader niebezpieczna, stroić sobie żarty z Kurdów. Cierpliwości, rzekł sędzia, złośliwie mrugając oczami. Jeśli koza nie zabeczała, to dowód, że przestępca nie dotknął jeszcze jej grzbietu. Tam do licha! mruknął van Mitten, nie mogący sam pojąć miotającego nim niepokoju. Myśmy już tylko zostali. Na z kolei rzekł Achmed. Tak. Ja pójdę najpierw odpowiedział Karaban. A przechodząc pomiędzy Achmetem i van Mittenem, szepnął: pamiętajcie, nie dotykać. I przesuwając ręką ponad kozą, nie dotknął jej wełny. Koza nie zabeczała. Jakoś dobrze idzie, rzekł Ahmed. I naśladując stryja, zaledwie lekko dotknął grzbietu kozy. Nie zabeczała. Przyszła kolejna holendra, który ostatni z obecnych miał poddać się próbie. Przysunął się więc do kozy, zdającej się spoglądać na niego spodełba, ale wierny danemu przyrzeczeniu przesunął ręką ponad grzbietem zwierzęcia. I teraz koza nie zabeczała. Jednogłośnie och, zadziwienia i ach, zadowolenia rozległo się wśród otaczających. — Koza pana jest głupie, bydle i nic więcej — krzyknął grzmiącym głosem Janar. — Nie poznała złoczyńcy — krzyknęła pani Sarabula. — A jednak jest tu obecny, skoro nikt nie mógł się oddalić. — Pociesznie śmieszny jest ten sędzia ze swoją kozą — przedrwiwywał kereban do van Mittena. Biedna koza — rzekła Nedia do swojej pani — Pewnie zrobię jej coś złego za to, że nie poznała przestępcy. Wszyscy zwrócili wzrok na sędziego, którego złośliwością błyszczące się oczy błyszczał w ciemności jak dwa rozżarzone węgle. A teraz, panie sędzio, rzekł Karaban z odcieniem szyderstwa, skoro śledztwo już ukończone, sądzę, że możemy wszyscy pójść do swoich pokoi. Nic z tego! krzyknęła rozzłoszczona pani Sarabula. Nic z tego! Napaść miała miejsce. — Ech, pani kurdystanko — przerwał cierpko keraban. — Nie masz przecie prawa wzbraniać uczciwym ludziom udać się na spoczynek, skoro im się chce spać. — Strasznie górnym tonem przemawiasz, panie Turku — rzekł Janar. — Mówię tonem właściwym, panie kurdzie — odparł keraban. Skarpant, który był już w obawie, że ułożony przez niego plan się nie powiedzie, skoro winowajcy nie zostali odkryci, przysłuchiwał się z zadowoleniem rozpoczętej sprzeczce pomiędzy Kerabanem i Janarem, z której wyniknąć mogły jakieś sprzyjające jego zamiarom następstwa. Jakoż sprzeczka się zaostrzyła, a Keraban naraziłby się raczej na uwięzienie i potępiający wyrok, byle na włos nie ustąpić. Ahmed nawet wysunął się, aby stanąć po stronie stryja, gdy wtem rzekł sędzia poważnie. Stanąć w szeregu i niech przyniosą światło. Kidros z pośpiechem spełnił rozkaz. Za chwilę czterech posługaczy z karawanseraju weszło na dziedziniec z zapalonymi pochodniami. Zrobiło się jasno. Niech każdy podniesie w górę prawą rękę, rzekł sędzia. I wszyscy wznieśli ręce do góry. Wszyscy mieli zasmalone dłonie i palce, wszyscy prócz Karabana, Achmeta i Wamitena. To też wskazując ich trzech sędzia, zawyrokował: Oto są winowajcy! Co? krzyknął Karaban. My! zawołał van Mitten. Tak, to oni, rzekł sędzia. Mniejsza o to, czy wierzyli w to, czy nie, że koza ich wyda, ale to pewna, że poczuwając się do winy, przesunęli ręką ponad nią zamiast pogłaskać grzbiet wysmarowany sadzami. Tak więc sami się wydali. Rozległ się szmer nader podobny dla dowcipnego sędziego, a Keraban i towarzysze jego stali mocno zmieszani. A więc to ci trzej przestępcy, rzekł Janar, poważali się przeszłej nocy. Za pozwoleniem, zawołał Ahmed. Przyszłej nocy byliśmy o dziesięć mil od karawanseraju w Lisar. Jakiż na to dowód? Rzekł sędzia. W każdym razie, wy to przed godziną próbowaliście zakraść się do pokoju tej szlachetnej damy. No, tak! zawołał Karaban. Rozgniewany, że dał się złapać z zastawione sidła. Tak, rzeczywiście, my weszliśmy na korytarz. Ale przez prostą pomyłkę, której przyczyną stał się jeden z posługaczy karawanseraju. Doprawdy, odrzekł szydersko Janar. Tak jest. Wskazał nam pokój tej pani jako przeznaczony dla nas. Nie wywiedziesz nas w pole, rzekł sędzia. Masz tobie. — Będzie teraz ciepło stryjowi, synowcowi i memu panu z nimi — pomyślał sobie Brunon. Pomimo całej swojej buty i pychy, karaban zmieszał się rzuconym w oczy oskarżeniem. A cóż dopiero, gdy wskazując jego, Achmeta i Van Mittena sędzia zawołał. — Odprowadzić ich do aresztu! — Doskonale! Wziąć ich do kozy! — wołał Janar. I wszyscy podróżni i służba karawanseraju zaczęli powtarzać jednogłośnie. — Do kozy! Do kozy! — Skarpant cieszył się niewymownie z takiego obrotu sprawy. Zaaresztowanie karabana Walmitena i Achmeta przerwało podróż, a tym samym opóźniało zawarcie małżeństwa. Lecz co najważniejsze, rozłączyła Amazję z jej narzeczonym, ułatwiając tym sposobem porwanie Amazji z lepszym niż pierwsze powodzeniem. Ahmed także od razu zrozumiał wszystkie te następstwa i uczuł wielki żal do stryja, który niegodziwym swoim oporem takich nabawił ich kłopotów. Wszakże on zakazał im dotykać kozy w celu zażartowania sobie z sędziego, który przecież okazał się sprytniejszym od nich. On więc będzie winien temu, że wpadli w zastawione zręcznie sidła, w następstwie czego przyjdzie im co najmniej kilka dni posiedzieć w kozie. Lecz i Keraban w gruncie nie posiadał się ze złości, myśląc, jak mało już mają czasu na ukończenie podróży, żeby mogli stanąć w skutary przed oznaczonym terminem. Tak więc niczem nieuzasadniony i niedorzeczny jego upór naraził Achmeta na utraty tak wielkiego majątku. Co do Van Mittena, ten, nie wiedzieć co począć, przystępował z nogi na nogę, nie śmiejąc spojrzeć na Burnona, z czego twarzy czytał wyraźnie. A co? Czyż nie ostrzegałem pana, że prędzej czy później nieszczęście jakieś spotka go w tej podróży? To też nie mógł się powstrzymać od uczynienia karabanowi tego aż nadto zasłużonego wyrzutu. Na dobitkę trzeba jeszcze było wzbraniać nam pogłaskania tej niewinnej kozy. Po raz pierwszy w życiu karaban nie wiedział, co odpowiedzieć. Krzyki do aresztu, do aresztu nie ustawały. Ma się rozumieć, podniecał je skarpant, krzycząc najgłośniej ze wszystkich. — Tak, do więzienia złoczyńców — powtarzał mściwy Janar, gotów w razie potrzeby do władzy do ich aresztowania. — Do więzienia wszystkich trzech — powtarzał. — Wszystkich trzech, chyba że jeden z nich przyzna się do winy — rzekła pani Sarabula, nie chcąc, aby zawinowajce karano dwóch niewinnych. — Słusznie — rzekł sędzia. — No, który z was chciał wedrzeć się do pokoju tej pani? Oskarżeni namyślali się trochę. Nareszcie karaban zażądał, aby mógł porozumieć się z towarzyszami, na co sędzia zezwolił. Po czym wziąwszy na bokach Meta i Van Mittena, rzekł tonem niedopuszczającym odmowy: Moi przyjaciele, nie ma innej rady. Jeden z nas musi przyjąć na siebie tę niemądrą awanturę, bynajmniej nie groźną. Jakby przeczuciem zdjęty, Van Mitten nadstawił uszy. Otóż wybór osoby nie może być wątpliwym. Obecność Achmeta niezbędna jest w skutarii dla zawarcia ślubu. — O tak, stryju — zawołał Achmet. — Ja muszę być na tym ślubie jako jego opiekun. — He? — rzekł Van Mitten. — Tak więc, przyjacielu Van Mitten, nie ma rady. Musisz się poświęcić. — Co? Ja? Mam? — Tak, musisz sam się oskarżyć. — Cóż, ryzykujesz. Kilka dni aresztu? — Dzieciństwo. Potrafimy cię uwolnić. — Ależ — odpowiedział, uważając, że nadto samowolnie zarządzono jego osobą. — Jest to konieczne, m, kochany panie Van Mitten — rzekł Achmed. — Błagam pana w imię Amazji. — Czyż chciałbyś zgubić całą jej przyszłość z powodu nieprzybycia na czas do Skutari? Ach, panie Van Mitten — zawołała zbliżająca się Amazja. — Jak to? Więc chcielibyście — mówił Van Mitten. — Om — pomyślał sobie Brunon — Rozumiejący dobrze o co chodzi, pewny jestem, że z niewolą mego pana do popełnienia nowej niedorzeczności. Panie van mitten, błagał Achmed. Bądź myślnym przyjacielu, ściskając go tak silnie za rękę, że o mało nie pogruchotał mu w niej kości. A tu krzyki, do więzienia ich, do więzienia, coraz natarczywiej się odzywały. Nieszczęśliwy holender nie wiedział co myśleć i co mówić. I już to potakująco, już przecząco kiwał głową. W chwili, gdy służba karawanseraju na skinienia sędziego posunęła się, aby aresztować przestępców, van mitten zawołał bardzo niepewnym głosem: Wstrzymajcie się, zdaje mi się, że może to ja. Masz w tobie, przewidziałem to, mruknął Brunon. Nie udało mi się, powiedział sobie Skarpant, nie posiadając się ze złości. Więc to pan? zapytał sędzia holendra. Ja! A, tak, tak, ja! Dobry panie Van Mitten szepnęła mu do ucha Amazja. Och tak, bardzo dobry i szlachetny dodała Nedja. Cóż robiła przez ten czas pani Sarabula? Otóż przypatrywała się z zajęciem temu, co to niby poważył się chcieć wejść do jej pokoju. A więc to Pan jesteś tym zuchwalcem? zapytał Janar. No tak, to ja, odrzekł Van Mitten. Nie wyglądasz przecież na złodzieja, rzekł sędzia. Ja miałbym być złodziejem, ja, przemysłowiec, holender, zawołał nie mogąc powstrzymać okrzyku oburzenia. A więc? spytał Janar. Więc ten pan chciał okraść mnie, rzekła pani Sarabula. Okraść kurdystankę, krzyknął Janar, chwytając za rękojeść jeść Jatagana. Wszystka krew pana nie zmyje tak strasznej zbrodni, krzyczał Janar. — Bracie, bracie, wołała kurdystanka. Jeśli odmówisz panu wynagrodzenia wyrządzonej krzywdy, cóż to znowu? rzekł Ahmed. Zaślubisz pan moją siostrę, albo. Przez Mahometa, rzekł do siebie karaban. Sprawa się wikła. Ja miałbym zaślubić? Ja ją zaślubić? Ja? Powtarzał biedny van Mitten, wznosząc ręce ku niebu. Odmawiasz pan? Wrzasnął pioronującym głosem Janar. Czy odmawiam? Odrzekł przerażony van Mitten. Ależ ja mam już. Nie mógł dokończyć. Keraban uchwycił go za rękę, mówiąc. Ani słowa o tem. Nie wahaj się. Przystań na wszystko. Nie ma innej rady. — Ja miałbym przystać, mając już żonę, miałbym popełnić wielożeństwo. — Cóż takiego? W Turcji przecież wielożeństwo jest dozwolone. — Więc przystań na to. — Ależ... — Żeni się, żeni, Van Mitenie. Tym sposobem już ani na godzinę nie pójdziesz do Kozy. Odbędziemy razem dalszą podróż. A raz przybywszy do Skutari, rozstaniesz się swobodnie z nową panią Van Mitten. — Daruj, przyjacielu Karabanie, ale domagasz się niepodobieństwa. Jeśli odmówisz, wszystko stracone. W tejże chwili Janar zawołał, chwytając prawą ręką Holendra. Musisz się ożenić. A skoro jestem zmuszony, odrzekł Van Mitten, tak drżący, że zaledwie mógł utrzymać się na nogach. Jak to, pani mój, pozwolisz zniewolić się do tego? Rzekł, przysuwając się Brunon. I cóż nam robić? Odrzekł tak słabym głosem, że zaledwie można było dosłyszeć. — Dalej! Trzymaj się, pan prosto! — krzyknął Janar, uderzając w bok przyszłego szwagra. Van Mitten wyprostował się pod tym naciskiem, ale głowa jego chwiała się w tę ową stronę, jakby na wpół odłączone od karku. — Kurdystanka! — szeptał. — Ja, obywatel Rotterdamski, mam żenić się z kurdystanką. Ja, Holender! — Ależ uspokój się, przyjacielu, wszak to małżeństwo dla śmiechu tylko! — szepnął mu do ucha keraban. Nie trzeba nigdy żartować z rzeczy poważnych, odrzekł van mitten tonem tak pociesznie komicznym, że towarzysze jego zaledwie zdołali się powstrzymać, aby nie parsknąć śmiechem. Nedia wskazała swojej pani rozpromienioną twarz pani Sarabuli. Biedny, biedny pan van mitten, rzekła Amazja. Wolałbym stokroć przetrwać ośm miesięcy więzienia niż 8 dni podobnego małżeństwa, rzekł Bruno kiwając głową. Wtem Janar odwrócił się do zgromadzonych, wołając głośno: Jutro w Trebizondzie obchodzić będziemy świetnie i wystawnie uroczyste zaręczyny pana van Mittena i siostry mojej, szlachetnej pani Sarabuli. Usłyszawszy, że nie ślub, ale zaręczyny zapowiedział, karaban, achmet, szczególnie i van Mitten, mówili sobie, że przygoda ta będzie mniej ważną niż się obawiali. Ale musimy powiedzieć, że według zwyczaju panującego w Kurdystanie, właśnie zaręczyny stanowią nierozerwalność małżeństwa. Obrządek ten u nich można by porównać do ślubów cywilnych istniejących w niektórych krajach, a następnie do małżeństwa religijnego zawieranego u chrześcijan w kościołach. W Kurdystanie po zaręczynach uroczystych przyszły mąż uważa się za swą wybraną. Janar wytłumaczył to dokładnie Van Mittenowi. Ech, mniejsza o to. Szepnął Karaban przyjacielowi. Czy cię nazwą narzeczonym czy mężem, nie będziesz naprawdę ani jednym ani drugim. Jak tylko otworzono drzwi karawanseraju, Skarpan wybiegł mówiąc sobie. Podstęp się nie udał. Pozostaje przemoc. I znikł, nie zwróciwszy na siebie niczyjej uwagi. Biedny, biedny van mitten. powtarzał Ahmed patrząc na jego znękaną minę. Ech, to tylko śmiechu warte, mówił Karaban. Co mi to za zaręczyny? Za dziesięć dni i śladu po nich nie zostanie. Nie ma na co zważać. W kilka minut później nikogo już nie było na dziedzińcu karawanserajów Rissar. Goście porozchodzili się na noc do swoich pokoi. Van Mitten zostawał pod strażą straszego swego szwagra. Nareszcie milczenie zaległo widownie tej tragicznej komedii, która najniespodziewaniej spadła na kark biednego holendra. Rozdział 9. Trebizonda, miasto bardzo starożytne, za Konstantyna Wielkiego było chrześcijańskiem, później znów powróciło do bałwochwalstwa. Dawid Kemnenos, ostatni cesarz Trepezuntu, pozbawiony wszelkiej pomocy, poddał je w roku 1461 pod władzę Muhammada II który rozkazawszy ściąć go w Arianopolu wraz z całą rodziną, kraj wcielił do państwa tureckiego. Toteż przez całą pierwszą część podróży Van Miten cieszył się myślą, że zwiedzi Trebizondę, ten słynny gród starożytny, obrany przez pisarzy za widownie zadziwiających przygód ich rycerskich bohaterów. Lecz wtedy jeszcze biedny Holender nie był w tak kłopotliwym jak obecnie położeniu. Mógł swobodnie towarzyszyć karabanowi, kiedy przeciwnie obecnie zaręczony, choć tylko na kilka dni z jej mością panią Sarabulą pilnującą go bacznie nie był w usposobieniu rozpatrywania się i oceniania jak należy wspaniałych historycznych zabytków Trebizondy. Dnia 17 września o 9 rano całe towarzystwo przybyło do starożytnej stolicy dawnego cesarstwa Trapezuntu zbudowanej w prześlicznym położeniu, wśród dolin, wzgórz, strumieni, wód wijących się kapryśnie, przypominających niektóre okolice Szwajcarii i Tyrolu, jakby czarodziejską przeniesione tu mocą. Trebizonda leżąca 325 kilometrów od Erzurum, stolicy Armenii, dzieli się na dwa miasta. Rozłożone na wzgórzu, w amfiteatr. Jedno z nich tureckie, opasane murem, najeżonym wieżycami, posiada starą warownię morską. Liczy przeszło czterdzieści meczetów, których minarety wyłaniają się spośród prześlicznych drzew oliwnych, pomarańczowych i innych. Drugie handlowe miasto jest chrześcijańskie. Tu znajduje się wielki bazar, bogato zaopatrzony w kobierce, materie, broń, klejnoty, starożytne monety, drogie kamienie i tym podobne. Statki parowe regularnie wpływają co tydzień do portu i sportu i sportu łącząc trebizondę z głównymi punktami Morza Czarnego. Ludność dochodzi do 40 tysięcy i składa się z Turków, Persów, chrześcijan obrządku łacińskiego i armeńskiego, Greków, Kurdów i Europejczyków. Lecz w dniu przybycia naszych podróżnych obejmowała 200 tysięcy z powodu napływu wiernych przybyłych z różnych stron Azji Mniejszej dla wzięcia udziału w okazałych uroczystościach, jakie miały być obchodzone na cześć Mahometa. I dlatego też karawana nasza zaledwie mogła znaleźć w Trebizondzie pomieszczenie na 24 godziny, nie mając czasu bawić dłużej, gdyż i tak zaledwie zdołają zdążyć do Skutari w oznaczonym terminie. Stanęli w hotelu francusko-włoskim, położonym przy placu Giaur Meydan, zapełnionym podróżnymi w handlowej części miasta, z dala od tureckiej. Hotel był dość wygodny, a więc karaban nie miał powodu narzekać na właściciela. Ale kiedy jak on, taki cała karawana mała, że skończyły się już największe trudy i kłopoty, a przynajmniej że nie potrzebują się już obawiać niebezpieczeństw w mieście tureckim, gdzie zamieszkiwał ich nieprzyjaciel straszną przeciw nim układano zmowę. Było to w pałacu bogacza Safara, wzniesionym na pierwszych stokach góry Bostopech. Zwolna pochylającej się ku morzu, gdzie godziną pierwej przybył intendent Safar. Tu oczekiwał na niego Safar i kapitan Jarhut. I tu Skarpanto powiedział, co zaszło ubiegłej nocy, jakim sposobem Keraban i Achmed umknęli więzienia, które, gdyby nie poświęcenie Holendra, byłoby na łup jego rzuciła Amazję. Tu trzej wspólnicy powzięli postanowienie zagrażające naszym podróżnikom. Później dowiemy się, co uradzili. Ale do wykonania przystąpili widać niezwłocznie, gdyż nie oczekując na mające się rozpocząć uroczystości, safar i Jarchud wyjechali niezwłocznie, udając się ku zachodowi Anatolii, drogą wiodącą do ujścia Bosforu. Skarpant pozostał w mieście, gdyż nieznany Karabanowi, Achmetowi i obu dziewczętom mógł działać swobodnie. Zmieszany z tłumem, kręcił się nieustannie po placu, śledząc bacznie Karabana i jego towarzyszy. Spostrzegł niezadługo za długo Achmeta, wychodzącego z hotelu ku portowi. Tam zapytał jakiegoś przewodnika o biuro telegraficzne, gdzie udawszy się wysłał długi telegram do banku Selima w Odessie. Widząc to, śledzący go skarpant pomyślał sobie. Ba, można być pewnym, że adresat nie odbierze nigdy tego telegramu. Bankier Selim padł śmiertelnie ugodzony przez Jarchuda. Z tej strony więc nie mamy się czego obawiać. Ahmed powrócił do hotelu i oznajmił Amazji, iż za kilka godzin ojciec będzie o nią zupełnie spokojny. Prosiłem go, rzekł, aby jak najprędzej przybył do Skutari dla załatwienia niezbędnych do zawarcia naszego małżeństwa formalności. Amazja serdecznie podziękowała narzeczonemu, że uspokoił jej ojca za pośrednictwem telegrafu, choć mogła go za to spotkać straszna burza od stryja Kerabana. Cóż przez ten czas porabiał van Mitten, będący wbrew własnej woli narzeczonym pani Sarabuli i szwagrem groźnego Janara? Ale cóż miał począć, skoro Karaban tak silnie nalegał dla niego, aby zrobił z siebie tę ofiarę, gdyż inaczej nie mogliby na czas wrócić do Skutarii, a z drugiej strony przedstawiał, że przecież małżeństwo to, ważne w Turcji, nie obowiązuje go wcale w Holandii. Z drugiej znowu strony kurdy i szanowana jego siostra obstawiali przy tym zadośćuczynieniu za nieistniejącą obrazę. Nie pozostawało Van Mittenowi jak poddać się do czasu. Na jego szczęście Keraban zdołał wymóc, że Janar i siostra jego przed stanowczym zawarciem małżeństwa, mającego odbyć się w Mosul, udadzą się z nim do Skutari, gdzie będą na weselu Ahmeta i Amazi, i dopiero w parę dni po nim pani Sarabula pojedzie wraz z narzeczonym do swego rodzinnego kraju. Jakkolwiek Brunon myślał sobie, że z powodu swej słabości charakteru pan jego zasłużył na biedę, jaka go spotkała. Jednak, mimo to żałował go szczerze, iż popadł w moc tej przerażającej kurdystanki. Lecz gdy go ujrzał ubranego w narodowy strój Kurdów, tak dziwaczny i niepodobny do europejskiego, o mało się nie udusił, chcąc przez uszanowanie powstrzymać szalony wybuch śmiechu. Strój ten przywdział van dobających się odbyć zaręczyn, a tak pociesznie w nim wyglądał, iż Karaban i Ahmed i obie dziewczęta zanosili się od śmiechu. Czy to ty jesteś, przyjacielu van mitten, ubrany w ten strój wschodni? zapytał Karaban. Tak, przyjacielu Karabanie, odrzekł zapytany płaczliwym głosem. W stroju kurdyjskim? Doprawdy? Wcale ci w nim ładnie. Jestem pewny, iż oswoiłszy się z nim, uznasz, że jest wygodniejszy niż europejski. Daj pokój żartom, przyjacielu Karabanie. — Hejże, przyjacielu Van Mitten, porzuć, że tę płaczliwą minę. Powiedz sobie, że to zapust i że jest to przebranie do fikcyjnego małżeństwa. To też nie przebranie niepokoi mnie, odrzekł Van Mitten. A więc cóż? Zapytał Karaban. — To małżeństwo. Bo małżeństwo dla śmiechu. Nie ty, ale pani Sarabula przypłaci drogo swoją rządzę zbyt prędkiego pocieszenia się, gdy oznajmisz, że jej to zaręczyny bynajmniej cię nie obowiązują, ponieważ masz żonę w Rotterdamie. Ale proszę cię, przyjacielu, Van ten, zrób to dla mnie, i w mojej obecności daj odprawę dzikiej kurdystance, co po gościncach wciąga ludzi w zasadzki, aby ich potem przymuszać do wykupu pieniężnego, bo naturalnie wszystko się na tem skończy. Jest to rabunek najzwyczajniejszy. Ale gdzie wszyscy są złodziejami? Tam złodzieja kara nigdy nie spotyka. Zważywszy to wszystko, poczciwy Holender poddał się swemu losowi dla dobra przyjaciół i uznał, że z przygody tej lepiej śmiać się, niż rozpaczać. Zresztą w tym dniu nie miał nawet wolniejszej chwili dla zebrania myśli. Janar i siostra jego nie lubili bawić się w odwłóczki, zwłaszcza wielkie miasto dawało sposobność odbycia zaręczyn z jak największą uroczystością. W Trebizondzie znajdowała się znaczna liczba Kurdów, wśród których Janar i siostra jego spotkali wielu znajomych z Mosul. Narzeczona więc mogła zaprosić bardzo licznych gości. Narzeczonemu zaś towarzyszyli Ahmet i Karaban oraz wierny jego sługa Brunon. Janar z kilku towarzyszami nie odstępowali narzeczonego. Także od czasu gdy przybrał strój kurdyjski, nie mógł ani słowa zamienić z przyjaciółmi. Raz tylko Brunonowi udało się szepnąć panu do ucha. — Ostrożnie, panie mój, bo możesz się strasznych nabawić kłopotów. — Cóż mam zrobić? — odrzekł smutnie. — Zapewne, że to niemądra sprawa, ale nie grozi przecież poważnymi zawikłaniami, tylko ograbieniem mojej kieszeni, co do tego zupełnie jestem przygotowany. — mruknął Brunon. — Ale ożenić się jest to zawsze... Lecz w tej chwili Janar przyszedł do narzeczonego. Nie wiadomo więc, jak Brunon zakończyłby groźną swoją przestrogę. Była godzina dwunasta, gdy Janar i inni pysznej postawy Kurdowie przyszli zabrać oblubieńca, którego aż do ukończenia obrządku mieli nie odstępować. Postawa narzeczonych nie podlegała krytyce. Van Mitten miał nie okazać miotającego nim niepokoju. Pani Sarabula była dumną, że się jej interes tak wybornie udał. Zawczasu obliczała korzyści, jakie stąd uzyska. A pysznie wyglądała w ślubnym stroju, który na wszelki przypadek miała z sobą w podróży. Jakże okazałem, był jej mitan ze złotego sukna, którego stan i rękawy zdobił bogaty haft i filigranowe pasmanterie. Jej entarii, szal opasający ją w pasie, jaśnią przepychem i bogactwem. Na nogach miała buciki safinowe, haftowane perłami. Z pod pięknego fezu spadał do pasa długi puskul, ozdobiony drogocenną koronką. Na czoło spływały klejnoty i wisiadła ze złotej monety. W uszach bujały się kolce, od których na złotych łańcuszkach zwieszał się półksiężyc złoty. Stanik zapięty na emaliowane klamry zdobiły jeszcze filigranowe szpilki w kształcie palm indyjskich. A szyje błyszczące podwójne naszyjniki zwane Guerdon Links ułożone za gatów. Ale Iwan Mitten niemniej wspaniale wyglądał. Ubiór wschodni nadawał mu jakąś marsowatą postawę, pewien wyraz dzikości i dumy tak niezgodny z jego holenderskim temperamentem. Miał na sobie płaszcz muślinowy, zdobiony aplikacją. Szerokie czerwone atłasowe pantaliony wsunięte w buty z ostrogami, zdobne złotym haftem, fest na głowie i suknię otwartą z długimi, aż do ziemi dostającymi rękawami. Strój ten doskonale dopasowany do figury Walmita kupiony był w wielkim bazarze Trebizondy. Tam także nabyto przeróżną kosztowną broń, którą miał zatkniętą zapasem bogato zahaftowanym opasującym mu biodra. Obrządek zaręczyn odbył się według przyjętego zwyczaju. Tylko Janar i pani Sarabula zarzucali narzeczonemu zbytni chłód i obojętność. Zaszczyt spisania niezbędnych aktów powierzono owemu sędziemu, który tyle zmyślności i przebiegłości okazał w stareju risarskim. On też pierwszy złożył życzenia oblubieńcom. Po spisaniu aktu narzeczeni i towarzyszący im orszak udali się wśród ogromnego tłumu ludności do meczetu, który był niegdyś kościołem bizantyjskim i którego ściany zdobią piękne mozaiki. Tu rozległy się pieśni kurdyjskie, odznaczające się większą harmonią, artyzmem i melodią niż piew i armeński. Do głosów przyłączyła się muzyka na instrumentach wydających jakby szczęk metaliczny, wśród którego odróżniał się piskliwy ton pary fletów. Następnie iman odmówił modlitwę i van Mitten został narzeczonym pani Sarabuli, której Karaban winszował z nieco drwiącą miną. Tegoż wieczora w najwspanialszym w mieście pałacu wspaniale urządzonym tysiące wiernych cisnęło się dla przyjęcia udziału w uroczystościach wstąpienia do nieba proroka, dla której przybyli do Trebizondy ze wszystkich okolic muzułmańskiej Azji. Pani Sarabula korzystała z tej sposobności, aby się ukazać publicznie obok narzeczonego. Keraban, Ahmed, obie dziewczęta, Brunon i Nizip wzięli udział w tych uroczystościach, jaśniających niezrównanym przepychem i wystawnością. I rzeczywiście był to widok cudowny, lecz łatwiej byłoby go odmalować niż opisać, choćby zapożyczając okresów i obrazowości od największych poetów. Nie darmo mówi przysłowie tureckie Bogactw szukaj w Indiach, Rozumu w Europie. Przepychu i wystawności u Turków. Z takim to niepojętym przepychem odbywała się uroczystość, której dodawały uroku śliczne tańce dziewcząt z azji mniejszej. Podstawę uroczystości stanowi legenda, że aż do pojawienia się i śmierci proroka przypadłej w dziesiątym roku hegiry. 632 lata po nowej jerze raj zamknięty był dla wszystkich wiernych uśpionych w przestrzeniach. Dnia tego proroku ukazał się wierzchem na hipogryfie, oczekującym na niego przed drzwiami świątyni w Jerozolimie. Następnie cudowny grobowiec jego uniósł się z ziemi ku niebiosom i dotąd pozostaje zawieszony między Zenitem z Nadirem, w pośród rozkoszy i przepychu mahometańskiego raju. Wtedy wszyscy zbudzili się dla oddania czci prorokowi. Rozpoczął się nareszcie okres wieku wiekuistego szczęścia dla wiernych. I Mahomet wzniósł się w świetnej apoteozie, a jednocześnie gwiazdy muzułmańskiego nieba krążyły w koło Allaha pod postacią niezliczonych churyzek. Rozdział dziesiąty na dnia 18 września, w chwili gdy słońce zaczynało złocić pierwszymi promieniami najwyższe minarety miasta, mała karawana wyruszyła bramą leżącą w ufortyfikowanej części, żegnając ostatnimi wejrzeniami piękną trebizondę. Karawanę tę prowadził ku wybrzeżom Bosforu przewodnik wynajęty przez karabana, a należał do tych koczorników, których krajowcy nazywali wilkami. Wyłącznym tychże zajęciem jest przebywanie lasów tej części Anatolii i Azji mniejszej w której rośnie zwyczajna leszczyna Drzewo te puszcza odrośle zwane pospolicie wilkami których twarde bardzo drzewo nadaje się doskonale do wytwornych wyrobów stolarskich od tej nazwy odrośli drwali tych przezywano wilkami Jeden z nich dowiedziawszy się, że gromadka cudzoziemców zamierza na zajutrze opuścić Trebizondę udając się do Skutari, przyszedł oferując się za przewodnika. Wydawał się roztropnym i przezornym. Zapewniał, że zna najdoskonalej wszelkie drogi i dróżki. Na wszelkie zapytania odpowiadał zadowalająco. Toteż karaban ugodził się z nim chętnie za dobrą zapłatę, którą obiecał podwoić, jeśli karawana dociągnie się do wzdłuż Bosforu w niespełna dni dwanaście aby przed ostatnim terminem małżeństwo mogło zostać zawarte. Ahmed bacznie wpatrywał się w przewodnika i wyraz jego twarzy nie budził w nim zaufania. Lecz gdy odpowiedzi tegoż niczem nie usprawiedliwiały nieokreślonych jego podejrzeń, nie sprzeciwiał się zawarciu umowy, rozumiejąc dobrze, jak wielką pomocą mógł być przewodnik prawie spędzający życie na tych drogach dla nich zwłaszcza, którym każda godzina pośpiechu tak wiele znaczyła. Tak więc wilk ów został przewodnikiem karawany, on miał nią kierować, oznaczać czasy miejsca przystanku i obozowisk czuwać nad ogólnym bezpieczeństwem. Gdy mu oznajmiono, że zapłata umówiona zostanie podwojoną, jeśli przybędą do willi w skutari przed oznaczonym czasem, odpowiedział. Pan keraban może być pewnym, że gorliwie służyć mu będę. A skoro przyrzekam mi podwójną zapłatę, Obowiązuje się nic od niego nie żądać, jeśli przed dwunastoma dniami nie będzie już w swojej willi. Przez Mahometa, zawołał Keraban. Podoba mi się ten człowiek. Pamiętajmy jednego o tym, kochany stryju, że na drogach anatolijskich nigdy nadto ostrożnym im być nie można. Ach, zawsze się czegoś obawia, żachmecie. Co prawda, stryju Kerabanie, Dopiero staną z Kutari, będę się czuł wolnym od wszelkiego niebezpieczeństwa. A gdy już małżeństwo Twoje zostanie zawarte, odrzekł śmiejąc się Karabian. Obiecuję ci, że za dwanaście dni Amazja zostanie żoną najnieufniejszego ze wszystkich synowców na świecie. I synowicą. Najlepszego ze stryjów! dokończył Karaban śmiejąc się głośno ruchomy tabor karawany składał się z dwóch telak dość wygodnych, które udało się Achmetowi dostać za drogą zapłatę. Były one zaprzężone w cztery konie i można je było spuszczać lub podnosić podczas deszczu. W pierwszej zajął miejsce karaban Amazja i Nedia, a za telegą Nizib, w drugiej w tyle zajęła miejsce pani Sarabula z narzeczonym, a na przodzie Janar obok woźnicy Brunon. Na jednym wierzchowcu jechał Achmet, na drugim przewodnik który już to jechał przy drzwiczkach, którego wehikuł już galopował przodem, wskazując drogę. Ponieważ kraj nie jest zupełnie bezpiecznym, podróżni nasi zaopatrzyli się w strzelby i rewolwery, nie mówiąc już o broni, jaką zawsze mieli za pasem Janar i siostra jego, i o słynnych spudłowaniach pistoletów karabana. Jakkolwiek przewodnik zapewniał najuroczyście, iż broń wcale niepotrzebna, gdyż żadnej napaści obawiać się nie potrzebują. Achmed wolał być przygotowanym do obrony na wszelki wypadek. Już tylko niecałe 200 mil mieli do przebycia, ale choć stacje pocztowe były bardzo od siebie oddalone i trzeba było popasać i nocować w drodze, można przecież spodziewać się, że podróż ukończą bezpiecznie i bez wielkiego utrudzenia, jeśli nie spotka ich coś nieprzewidzianego. W południe mijali miasteczko Fol, pozostawiając z lewej strony wzgórza Alp Pontyckich. Po drodze spotykali jadących lub wracających z Trebizondy, wieśniaków przybranych w ciemnobrunatną wełnianą odzież, na głowach mieli fezy lub czapki baranie. Towarzyszące im żony miały na sobie czerwone wełniane spódnice i obwinięte były dużymi szmatami wełnianej materii w paski, żywo odbijającej od spódnic. Dnia tego odbyli dwadzieścia mil drogi i za nocleg zatrzymali się w Tirboli. Tu zajadano smaczny tak zwany kajwak z owczego mleka i ser zwany jauruk oraz baraninę na różny przyrządzoną sposób. Nazajutrz, późnym wieczorem, posuwając się zawsze według wskazań przewodnika, przebyli do Kresum, zbudowanego u stóp wzgórza. Dawna ta farnacea leży w malowniczym położeniu. Przy wejściu do portu sterczą ruiny starożytnego pałacu. Tu Karaban mógłby zakupić sobie choćby największy zapas wiśniowych cybuchów, stanowiących przedmiot znacznego handlu. W paszaliku tym rośnie niezliczona ilość drzew wiśniowych. Iwan Miten nie mógł się oprzeć chęci opowiedzenia narzeczonej tego ciekawego historycznego faktu, że właśnie z miasta Ceresum prokonsul Lucullus wysłał pierwsze drzewa wiśniowe do Europy, w której następnie zaklimatyzowały się i bardzo rozpowszechniły. Pani Sarabula nie słyszała nigdy o owym słynnym smakoszu i widocznie bardzo mało ją zajmowały uczone rozprawy van Mithena. Biedak, przygnębiony despotyczną władzą Kurdystanki, miał minę bardzo opłakaną. A przecież nie wiedzieć, czy żartem, czy serio, przyjaciel Karaban winszował mu często, że bardzo pysznie wygląda w kurdyjskim stroju. Bruno, słysząc to, wzruszał ramionami. Doprawdy, van Mithenie. Mówił keraban. Doskonale umiesz nosić ten strój, kalwar, turban, brakuje ci tylko tak sążnistych i groźnych wąsów, jak zdobiące Janara. Co, nie ma pan zarostu? zawołała pani Sarabula. Nie ma wąsów zawołał pogardliwie Janar. Zaledwie projekt do nich pani Sarabulo rzekł z uśmiechem Holender. No, to będziesz pan miał wąsy, jak się należy już ja w ten, żeby urosły. Zawołała. Biedny van miten! szepnęła Amazja, spoglądając na niego ze współczuciem. Ba, nie ma się co użalać, wszystko skończy się na śmiechu! zawołała Nedia. Słysząc to, Brunon wstrząsnął smutnie głową, jakby ptak złowróżbny. Nazajutrz 20 sierpnia puścili się drogą z czasów rzymskich, jeszcze zbudowaną, jak niesie podanie przez Lukulusa dla połączenia Anatolii z prowincjami armeńskimi. Na okolicznych wzgórzach wznosiły się wspaniałe lasy, bogate w najróżnorodniejsze drzewa i krzewy. Winna latorośle dochodząca tu niezwykłych rozmiarów, jakby bluszcz owijała się wokół drzew, dosięgając aż do ich szczytów. Flora także niezwykłym odznaczała się bogactwem. A jakie przepyszne tulipany dzikie wznosiły piękne swe korony. Van Mitten patrzał na nie pożądliwym wzrokiem. Obudziła się w nim żyłka miłośników tych kwiatów, pomimo że z drugiej strony przypominały mu smutne zajście i rozstania z żoną. Teraz jednak nie mógł nie uznać, że tylko węzły łączące go z panią Van Mitten ochronić go zdołają od pani Sarabuli. Jej gwałtownej chęci zostanie jego żoną. Mimowolnie więc uczuwał pewną wdzięczność dla pani Van Mitten. Pomimo, że czujność Achmeta nie ustawała ani na chwilę, dotąd nie spostrzegł nic niepokojącego. Od wyjazdu z Trebizondy przybyli mile blisko 60 bez najmniejszego wypadku. Przewodnik, nie wdający się w żadne rozmowy, umiejętnie wywiązywał się ze swych obowiązków. A przecież Achmed nie mógł się pozbyć nieufności, jaką tenże obudził w nim od pierwszego spotkania. Nie okazywał tego, ale nie przestawał czuwać nad wspólnym bezpieczeństwem. Dnia 21 września dociągnęli na nocleg do Samsun, starożytnej kolonii ateńskiej. Jest to jeden z najważniejszych wschodnich portów handlowych Morza Czarnego, tylko że przystań jego nie jest dość głęboka. Handel jest tu dość ożywiony. Aż do Konstantynopola wysyłają stąd całe ładunki arbuzów, nadzwyczaj licznie rosnących w całej okolicy. Nędzny fort, wzniesiony na wybrzeżu, nie zdołałby ochronić portu od ataku od strony morza. Kerabani towarzysze jego chętnie raczyli się słodkimi arbuzami. Brunon tylko jeść ich nie chciał, mówiąc, że to wcale nieposilne pożywienie. Martwił się biedak, bo rzeczywiście tak schudł, że i sam Keraban musiał to przyznać. Wiesz co, Brunonie? Rzekł, żartując z niego, za powrotem do Europy będziesz mógł zrobić dobry interes sprzedając się za mumię egipską. Łatwo pojąć, że żart ten bardzo nie podobał się strapionemu Holendrowi i w milczeniu życzył karawanowi, aby go spotkało co gorszego jeszcze niż pana jego zmuszonego ożenić się z panią Sarabulą. Ale pewny jestem, myślał sobie, że temu upartemu Turkowi nic się nie stanie. A wszelkie złe, jakie nas spotkać może w podróży, dotknie tylko nas, dobrych chrześcijan. I rzeczywiście, Keraban zdrów był jak ryba i w coraz lepszym humorze, widząc, że podróż kończy się pomyślnie i nic nie zdaje się zagrażać spełnieniu jego zamiarów. Dnia 23 wieczorem mała karawana przybyła szczęśliwie do Synopy, leczącej na granicy właściwej Anatolii. Jest to także ważny port handlowy na Morzu Czarnym, doskonało mający przystań. Tu budują okręty z doskonałego drzewa z lasów rosnących na pobliskich górach Aio Antonio. Synopa posiada zamek obronny otoczony podwójnymi wałami. Liczy jednak zaledwie 5 do 6 tysięcy mieszkańców i nie więcej jak 500 domów. A gdyby tak Van Mitten mógł był widzieć Sinopę, Taką, jaka była przed dwoma lub trzema tysiącami lat. Dopieroż podziwiałby sławne to miasto, którego położenie przypisują Argonautom. Stało się ono tak ważnym, iż zjednało sobie nazwę Kartaginy Pontu Euksinu. Za czasów rzymskich okręta synopy pokrywały morze czarne. Nareszcie odstąpioną została Mahometowi II, ponieważ podobała się władcy wiernych. Obecnie z dawnej świętości pozostały tylko ułomki gzemsów, frontonów i kapiteli najrozmaitszego stylu. Opuścili synofę równo ze wschodem słońca, dnia 24 września, i przebywszy 15 mil wieczorem stanęli w Ineboli, którego nieosłoniona na wichry wystawowa przystań nie zapewnia bezpieczeństwa okrętom handlowym. Achmed doradzałaby nie zatrzymywać się na nocleg, lecz puścił się w dalszą drogę po parogodzinnym wypoczynku, dla uzyskania na czasie. Karaban i całe towarzystwo zgodziło się na to chętnie, nawet i Brunon nie wystąpił z opozycją. Janar i Sabula pragnęli także jak najprędzej już przybyć na brzegi Bosforu, ale móc stamtąd niezwłocznie wracać do Kurdystanu, a Van Mitten jechałby bez wytchnienia, byle jak najspieszniej pozbyć się pani Sarabuli, Janara i Kurdystanu o którym nie mógł pomyśleć bez wstrętu. Przewodnik Wilk nie miał także nic przeciw nocnej podróży, wyjechali więc z Iseboli o ósmej wieczorem, podczas pełni księżyca, który roztaczał prześliczny blask zaraz po zachodzie słońca. Na drugi dzień około północy, 26 września, zatrzymali się w miasteczku Eregli, aby wypocząć do rana. Było to niezbędnym, bo nie tylko podróżni, ale i konie bardzo były zmęczone. Cztery dni już im tylko pozostawały do oznaczonego terminu. Jeśli by nie znajdowali się na wybrzeżach Bosforu dnia 30 jak najraniej, zagrażały im nader przykre zawikłania. Tak więc chwili prawie nie było do stracenia. Dnia 27 wieczorem dojechali do przylądka Kerb tu zatrzymali się jeszcze na noc i odbywali naradę, czy by nie dało się skrócić drogi, oddzielającej ich jeszcze od skuteri. Rozdział jedenasty Ponieważ około 60 mil mieli jeszcze do przebycia, na to pozostawało już tylko 48 godzin, a konie były bardzo zmęczone, przewodnik więc radził, aby opuszczając krętą drogę ciągnącą się wzdłuż wybrzeży morskich, skręcić ku kręcowi Anatolii, na drogę ciągnącą się między wybrzeżami Morza Czarnego i Marmora, co dozwalało skrócić podróż o jakie dwanaście mil. — Lecz czyż gościniec ten nie jest pewniejszy niż drogi boczne? — zapytał keraban. — Pod względem bezpieczeństwa żadna nie zachodzi różnica — odpowiedział. — A czy znasz dobrze drogę, którą chcesz jechać? — Przebyłem ją mało dwadzieścia razy, gdy pracowałem w lasach Anatolii. No, to zdaje się, nie ma co się namyślać. Warto zmienić drogę do skrócenia jej o dwanaście mil, rzekł keraban. Cóż myślisz, Achmecie? Achmet nic nie odpowiedział. Od pierwszej chwili przewodnik budził w nim jakieś nieokreślone podejrzenie, zwiększające się ciągle. Pilnował go też bacznie, ale keraban nie podzielał najmniej podejrzeń, wspartych jedynie na przeczuciu. No, Achmecie, rzekł, czekam odpowiedzi. Cóż myślisz o tej zamianie kierunku? Myślę, stryju mój, że może najlepiej jechać dalej wybrzeżem Morza Czarnego, tak by nakazywała przezorność. Dlaczego? Skoro przewodnik zna dobrze boczną drogę, którą razi jechać. Już sam zysk w czasie wiele nam znaczy. Trzeba pamiętać, że najprostszy wypadek w drodze mógłby stać się nam powodem tak znacznej straty. Skoro taka wola stryja. Nie mogę się sprzeciwiać, odpowiedział Ahmed. Bo nie możesz zbić moich dowodzeń, panie synowcze. I wiesz, że odparłbym zwycięsko wszelkie twoje przełożenia, odrzekł wesoło Keraban. Ahmed nic na to nie odpowiedział. Spojrzał na przewodnika i spotkał się z jego oczami. I to wystarczyło, aby się odgadli wzajemnie. Przewodnik zrozumiał, że Ahmed ma go w podejrzeniu. Ahmed był niemal pewnym, że tenże upatruje tylko sposobność, aby ich podejść i zdradzić. Cała reszta karawany rada była skrócenia podróży. Zgodzono się zatem na radę przewodnika, by zanocować, a na zajutrz w dalszą puścić się drogę. Sam przewodnik zalecał, aby się zaopatrzyć w zapas żywności na 24 godziny, gdyż na tej bocznej drodze nie ma ani miast, ani najmniejszej wioski. Szczęściem, jakkolwiek drogo, można jednak było dostać na przylądku kerb niezbędnych artykułów żywności. A nawet sprzedano im osłamającego dźwigać ten nowy bakunek. Trzeba wiedzieć, że karaban bardzo lubił osły. Była to może sympatia upartego dla upartych. Okupiony w Kerp szczególnie mu się spodobał. Był to osiołek niewielki, ale bardzo silny, mogący dźwigać ciężar jednego konia, czyli więcej jak 100 kilogramów. Tysiące podobnych spotyka się w tych okolicach Anatolii, gdzie roznoszą ładunki zboża do różnych portów wybrzeży. Zapewnie osiołek musiał być równie uparty jak keraban, a Brunon patrząc na nim mruczał sobie pod nosem. Trafił swój na swego. Dnia 28 jeszcze przed wschodem słońca wszyscy już byli gotowi do drogi i zaraz puszczono się w podróż. Ahmed i przewodnik jego jechali konno, przed karawaną popędzał ich mały dwukłowy wózek z żywnością ciągniony przez osła. Za godzinę wysokie skaliste wybrzeża zasłoniło im Morze Czarne. Droga była nierówna i pełna wyboi, co dało sposobność karabanowi do utyskiwania na niedbalstwo władz tureckich. Van Miten cieszył się, że za parę dni odzyska swobodę. Wieczorem karawana zatrzymała się w nader nędznej wiosczyźnie, składającej się z bud właściwszych na schronienie dla bydła roboczego niż dla ludzi. Smutnym byłoby położenie naszych podróżnych, gdyby nie mieli z sobą zapasu żywności. Pożywiwszy się noc, spędzili w jakiejś opuszczonej szopie, w której znaleźli kilka pęków świeżej słomy. Ostrożny, ahmed, czuwał noc całą i dostrzegł, że około północy przewodnik opuścił wioskę. Niewidziany poszedł za nim, śledząc dopóki nie wróci do obozowiska. Jaki cel miał przewodnik? Achmed przekonał się, że nie mówił z nikim, że żadna żywa dusza nie zbliżyła się do niego, żaden krzyk nie rozległ się w przestrzeni i nie zakłócił ciszy nocnej. Żadne znaka ani hasło nie zostało zamienione. Czy jednak rzeczywiście nie dano znaku? Myślał Achmed, powróciwszy do szopy. Czy nie stanowi tego ogień, jaki ukazał się w oddali na zachodzie? I szczegół ten, na który pierwej nie zwracał uwagi, ciągle teraz na myśl mu się nasuwał. Przypomniał sobie dobrze, iż podczas gdy przewodnik stał na wzgórzu zaopatrzony w przestrzeń, w oddali na zachodzie jasny zabłysł ogień. I zanim zagasł, trzy razy w równych odstępach podnosił się w górę i obniżał. Achmed widział to dobrze, ale sądził, że to pastuchy zapaliły sobie ogień. Teraz jednak, gdy rozmyślał nad temat samotności, coraz silniej utwierdzał się w przekonaniu, że był to jakiś znak umówiony. Nie było to już przeczucie tylko, ale ważna poszlaka. O tak, mówił sobie, ten przewodnik nas zdradza. Ale w jakim celu? Na to nie umiał odpowiedzieć. Całą noc oka nie zmrużył, rozmyślając, co ma przedsięwziąć. Czy zdemaskować niegodziwego przewodnika, odkrywając zamierzoną przez niego zdradę, czy powstrzymać zasłużoną karę do chwili, gdy zacznie przystępować do jej wykonania? O prawdziwości swoich domysłów już teraz nie wątpił. Dzień zaświtał. Achmed uspokoił się i postanowił nic nie mówić i starać się lepiej zbadać zamiary przewodnika. Nie spuści z niego oka. Nie dozwoli mu oddalać się na krok ani podczas podchodu, ani na przystankach. Gdyby mu nie szło o bezpieczeństwo Amazji, nie niepokoiłby się tem wcale. Bo i on, i towarzysze jego dobrze byli uzbrojeni, ale narzeczona bronić się przed napaścią nie mogła. Ahmed umiał zapanować nad sobą i dlatego ani twarz, ani zachowanie jego nie zdradzały miotającego nim niepokoju. Nie dostrzegła tego nawet Amazja, tak umiejąca czytać w jego oczach, co się w duszy jego działo, ani przewodnik, nader baczną na niego zwracający uwagę. Nazajutrz bardzo rano opuszczono nędzną wiosczyznę. Dzień ten miał być ostatnim dniem podróży, przedsięwziętej dla fantazji najupartszego z Osmanlisów. Pod względem kierunku nie było obawy. Widocznie przewodnik był pewny siebie, i przez cały dzień już nie oddalał się ani na chwilę. Przodując ciągle karawanie. Ale droga była teraz bardzo ciężka. Konie ostatnich sił dobywały. Nie ustawały jednak, jakby przeczuwały niedługi spoczynek. Nawet mały osiołek wesoło ciągnął wózek, za co wielkie łaski miał u karabana. O dziewiątej wieczorem karawana się zatrzymała i przewodnik oznajmił, że trzeba zająć się rozłożeniem obozowiska. Jak daleko jesteśmy od Skutari? zapytał Achmed. O pięć lub sześć mil. Odrzekł przewodnik. Więc nie zatrzymujmy się. Za kilka godzin możemy stanąć na miejscu. Panie Ahmecie, rzekł przewodnik, nie chcę się po nocy zapuszczać w te kręte drogi, gdyż łatwo byłoby zabłądzić wśród wąwozów. W dzień nie obawiam się tego. Wyjechawszy jutro rano, przed południem staniemy na miejscu. Ma słuszność, rzekł Keraban. Nie narażajmy się na spóźnienie skutkiem niestosownego pośpiechu. Przenocujmy więc tu, mój synowcze, spożyjmy razem ostatni podróżny posiłek, a jutro rano powitamy wody Bosforu radosnym okrzykiem. Wszyscy prógachometa podzielali zdanie karabana i zajęto się niezwłocznie, aby w tak najlepszych warunkach przebyć ostatnią noc tej długiej podróży. Trudno było nie poznać, że przewodnik wybrał bardzo odpowiednie miejsce. Był to jakby wąwóz wydrążony między górami, a raczej wzgórzami, gdyż rzeczywistych gór nie ma w tej części Anatolii Zachodniej. Wąwóz ten nosił nazwę Nerisa. Z prawej strony znajdowała się pieczara, w której wszyscy podróżni mogli znaleźć schronienie. Ale nie tylko ludzie, lecz i zmęczone konie miały tu pastwisko i wypoczynek. O paręset kroków od pieczary, po zakrętym wąwozem roztaczała się łąka, na której nie brakło trawy ani wody. Tam Nizib poprowadził konie na pastwisko i jak zwykle podczas nocegów miał czuwać nad niemi. Gdy Nizib zwrócił się ku łące, Achmed udał się za nim i chociaż dookoła rozglądał się uważnie, nie dostrzegał jednak nigdzie nic podejrzanego. Łąka zamknięta od zachodu kilku wzgórzami była zupełnie pusta. Zapadła tu noc cicha i spokojna. A z nastaniem księżyca, mającego wzejść około 11, dostatecznie zostanie oświetlona. W obłokach błyszczały gdzieniegdzie gwiazdy, nieruchome, jakby snem zaskoczone, najlżejszy wietrzyk nie przesuwał się w powietrzu, najlżejszy szelest rozlegał się w przestrzeni. Jak okiem sięgnąć można, Ahmed bacznie rozglądał się dokoła. Może znów ogień zapłonie na którym ze wzgórz okolicznych. Może pojawi się jakiś znak, którego przewodnik oczekuje. Ale ogień nie zabłysnął nigdzie. Nigdzie żadnego znaku. Rozdział dwunasty Gdy Ahmed powrócił do towarzyszy podróży, zostały już ukończone przygotowania do wieczerzy noclegu. Sypialnię stanowiła rozległa i wysoka pieczara z licznymi załomami służącymi za oddzielne alkowy – Pokój jadalny stanowiła środkowa, dość równa przestrzeń groty. Wielki odłam skały zastąpił stół, a mniejsze, poodrywane odłamy i kamienie posłużyły za krzesła. Z wózka przyciągnionego przez osła wydobyto zapasy żywności, a keraban kazał i potulnemu zwierzęciu dać jeść w pieczerze. Zabrano dla niego dostateczną ilość pokarmu, mógł więc najeść się dosyta, a zadowolony aż ryczał z radości. — Siadajmy do wieczerzy! — zawołał wesoło Keraban. Jedzmy i pijmy jak najwięcej, choćby przez wzgląd, żeby nasz osiołek mniejszy miał ciężar do dźwignięcia stąd do Skutarii. W salonie jadalnym, oświetlonym tylko smolnym łuczywem każdy siedział gdzie mu zdawało się wygodniej. W głębi na największym odłamie zasiadał jakby na tronie Keraban, nieco dalej Amazia i Nedia, a tuż koło nich zajął miejsce Ahmed. Biednego van Mitena, nielitościwy Janar posadził między sobą a siostrą swoją. Tuż przed nimi leżał duży odłam skały, a strapiony Holender wzdychał tak ciężko, iż gdyby skała miała choć trochę serca, musiałaby się poruszyć. Brunon posługiwał wszystkim. Keraban był w doskonałym humorze i zamiast żałować van Mitena, iż przez przyjaźń dla niego wplątał się w tak przykrą awanturę małżeńską. Czuł ciągle chętkę do śmiechów i dowcipów. Van Mitten zachowywał się spokojnie i z właściwą sobie powagą. Raz tylko rzekł z wielką nieśmiałością. — Dobry twój humor, przyjacielu Karabanie, cieszy mnie niewymownie, chociaż położenie moje wobec tej szlachetnej damy i jej brata nie bardzo przyjemne. — Za kilkanaście godzin będziesz wolny — Odrzekł Karaban, a żarty nasze przyczynią się wielce do nabrania apetytu, którym nigdy gardzić nie należy. Przez cały czas wieczerzy Achmed ciągle miał na oku przewodnika, który siedząc na uboczu spożywał wieczerze z pewnym roztargnieniem, nie mogąc niekiedy utaić jakiejś niecierpliwości. Tak przynajmniej zdawało się Achmetowi. Może rzeczywiście, przewodnik miał zamiar oddalić się w jakimś znanym sobie celu ale nie śmiał, odgadując podejrzenia Achmeta. — No, kochani przyjaciele — zawołał Keraban. — Posililiśmy się dostatecznie na tej oto stacji. Nie zabraknie nam siły do końca podróży. Wszak prawda, Amazjo? — O tak, stryju Kerabanie — odpowiedziała. — Zresztą jestem zdrowa i silna. I gdyby trzeba było powtórnie odbyście podróż. — Odbyłabyś ją chętnie? — zapytał Keraban. — Tak, stryju, dla twojej przyjemności. — Podwdzięczając się za to, wyprawię ci wesele, jakiego jeszcze nie widziano w skutarii. Oprócz miejscowych gości zaproszę wszystkich naszych przyjaciół i znajomych z Konstantynopola. — Na cóż nam taka wystawność? — rzekła Amazja. — A jeśli mnie się tak spodoba, czy moja synowiczka pragnie się sprzeciwiać mojej woli? — zapytał. — A, cóż za myśl! — strył kerabanie. — Dalej! — zawołał keraban, podnosząc szklankę. Zdrowie tych młodych, tak godnych szczęścia narzeczonych Achmeta i Amazii. Wszyscy wesoło spełnili toast. A teraz jeszcze na cześć połączenia Kurdystanu z Holandią, zawołał znów Keraban. I ręce wszystkich wyciągnęły się ku Van Mitenowi, który chcąc, nie chcąc musiał dziękować i spełnić ten toast. Wieczerza skończyła się wesoło. Teraz kilka godzin spoczynku, a będą mogli bez znużenia puścić się na zajutrz w drogę i dojechać do skutary. Chcemy spać! — zawołał keraban. — Przewodnik obudzi nas jutro, gdy czas będzie jechać. — Dobrze — odrzekł tenże. Ale może lepiej, żebym zastąpił Niziba i poszedł czuwać nad końmi. — Nie, zostań tu — rzekł żywo Ahmed. Nizib potrafi wywiązać się z tego zadania. Nie oddalaj się, będziemy czuwać razem. Czuwać? Powtórzył, nie umiejąc dostatecznie ukryć niezadowolenia. Jest to najzupełniej zbyteczne, gdyż tu, na kręcach Anatolii, żadne nie grozi niebezpieczeństwo. Być może, odrzekł Ahmed, ale ostrożność nie zawadzi. Sam zastąpię Niziba przy Konach. Ty zostaniesz tu. Jak się panu podoba. Odrzekł, urządźmy teraz pieczarę, aby każdy mógł przespać noc, o ile da się najwygodniej. Dobrze, zajmij się tem, Brunon ci dopomoże. Gdy Brunon z przewodnikiem zajmowali się urządzaniem noclegu, znosząc podróżne kołdry, koce i kaftany, Amazja zbliżyła się do Achmeta i rzekła, podając mu rękę. Więc i dziś znów zamiast odpocząć spędzisz noc bezsenną, drogi Achmecie? Czyż nie jest moim obowiązkiem czuwać nad ukachanymi? odpowiedział nie chcąc jej dać miotającej nim niespokojności. Dzięki niebu, będzie to już raz ostatni. Tak, odrzekł. Jutro wraz z tą podróżą skończą się nasze trudy i niepokoje. Podczas tej rozmowy Achmed zbliżył się do karabana, mówiąc: Chciałbym pomówić ze stryjem. Tylko niedługo, bom zmęczony i spać mi się chce. Cóż masz mi do powiedzenia? Czy wie Stryj, gdzie jesteśmy? Ma się rozumieć. W wąwozie Nerisa. Niedalej jak pięć lub sześć mil od skutarii. Skądże Stryj może to wiedzieć? No, przecież przewodnik nasz powiedział. I Stryj ufa temu człowiekowi? Dlaczegoż nie miałbym ufać? Ponieważ zachowanie się jego jest bardzo podejrzane, odpowiedział Ahmed. Coraz silniej utwierdzam się w tym przekonaniu. Wszak nie zna go Stryj zupełnie. Zgłosił się do nas w trebizondzie oferując za przewodnika do wybrzeży Bosforu i nie pytając kto on jest, przyjął stryj jego usługi. Dalej puściliśmy się w drogę pod jego kierunkiem. I zdaje się dowiódł, że zna doskonale drogi, Anatolii. Wcale temu nie przeczę, odrzekł Ahmed. No to chyba szukasz sprzeczki, odparł marszcząc brwi. Bynajmniej, kochany stryju, ale jestem bardzo niespokojny. Obawiam się o najdroższe mi w świecie osoby. Silne wzruszenie, z jakim wypowiedział te słowa, odbiło się w sercu Karabana. Wytłumacz mi, drogi Achmecie, rzekł łagodni, skąd powstały obawy twoje właśnie w chwili, gdy stajemy u kresu naszych przejść i utrapień. Tobie zresztą, albo tobie jednemu przyznaję, że cała ta podróż była szalonym moim wybrykiem. Ale nareszcie kończy się. Małżeństwo twoje zawarte zostanie w oznaczonym terminie. Jutro będziemy w skutarni. Lecz czy będziemy? Jeśli daleko dalej jesteśmy od niego, niż to mówi przewodnik, jeśli z umysłu wywiódł nas na błędne drogi? Słowem, jeśli nas zdradza. Zdradza? Powtórzył Keraban. Tak, odrzekł Ahmed. Może zdrajca ten służy tym, co kazali porwać Amazję? Przez Mahometa zawołał. Skąd ci przyszedł do głowy podobny pomysł? Wierzysz w jakieś dziecinne przeczucia? Nie, stryju, obawy moje opierają się na faktach. Od kilku dni przewodnik ten często oddalał się na przystankach i noclegach pod pozorem sprawdzenia drogi. Pragnąc, aby tego nie spostrzeżono. Zeszłej nocy przeszło na godzinę opuściło obozowisko. Śledziłem go ukradkiem i jestem więcej jak pewny, że ogniem dano mu sygnał z oddali. Sygnał, którego widocznie oczekiwał. Rzeczywiście jest to nader ważna poszlaka, odrzekł keraban. Ale z jakiego powodu to jakieś matactwa przewodnika łączysz z porwaniem Amazji na Guidare? Przecież tartana ta nie zmierzała ku portowi Atina, gdzie rzuciła ją burza. I wszystko mi się zdaje płynęła pewnie do Trebizondy, w którym to mieście kupują niewolnice dla nababów Anatolii. Tam łatwo mogli się dowiedzieć, że porwane dziewczę zostało uratowane po rozbiciu statku. Wyśledzić, gdzie jest i nasłać nam tego przewodnika, aby karawany naszą wprowadził w zasadzkę. Tak, być może masz słuszność. Może rzeczywiście zagraża nam niebezpieczeństwo. Dobrze się stało, żeś czuwał i śledził. Dzisiejszej nocy i ja czuwać będę z tobą. Nie czyń tego, stryju. Jesteś znużony. Odpocznij sobie. Sam czuwać będę. Jestem dobrze uzbrojony. Dam znać, jak tylko coś dostrzegę. Mówię ci, że będę czuwać z tobą, zawołał Karaban. Nie chcę, aby ktoś mógł powiedzieć, że szalony wybieg takiego jak ja u parciucha stał się powodem nowej jakiej katastrofy. A więc dobrze, kochany struju, czuwajmy razem. Jesteśmy uzbrojeni. Biada temu, kto się zbliży do naszego obozowiska. Przez ostrożność nie dozwoliłem przewodnikowi wychodzić z pieczary. Keraban i Ahmed chodzili tam i na powrót przed wejściem do pieczary, nadsłuchując i rozglądając się wokoło przetrwali tak ze trzy godziny. Lecz żaden szmer nie zagłuszył ciszy nocnej. Nie dostrzegli nic, co by usprawiedliwiało powzięte podejrzenia. Już obiecywali sobie, że żaden wypadek nie zaskoczy ich tej nocy, gdy nagle około trzeciej przy końcu wąwozu rozległy się głośne krzyki przerażenia. W tejże chwili Karaban i Achmed pochwycili za broń. Jednocześnie Nizib przybiegł zadyszany wołając. Ach, panie, panie! Cóż się stało, Nizibie! Konie. Nasze konie? Mówże, nie dołęgo, wrzasnął keraban, wstrząsając nim silnie. Skradziono nam konie. Trzech czy czterech ludzi wpadło na łąkę i porwali nasze konie. I zbiegli z nimi? Zapytała Ahmed. Tak, tam, ku zachodowi. Spieszmy, gońmy tych rabusiów, krzyknął keraban. Nie, Stryju, byłoby daremnem. Uciekających konno niepodobna byłoby dogonić pieszo. Zajmijmy się natychmiast zabezpieczeniem naszego obozowiska. Ach, patrz, patrz pan, zawołał półgłosem Nizib. Patrz pan, tam, tam. I ręką wskazał wierzchołek skały sterczącej z prawej strony wąwozu. Rozdział trzynasty. Na szczycie skały starczącej po przeciwnej stronie pieczary czołgał się jakiś człowiek. Widocznie chcąc z jej skraju rozpatrzeć się po obozowisku, łatwo było odgadnąć, że musiał być w zmowie z przewodnikiem. Karaban musiał teraz przyznać, że domysły Achmeta najzupełniej były uzasadnione i w pierwszej chwili uniesienia, karaban pochwycił za strzelbę i wycelował do szpiega, który poważył się podsunąć tuż przed obozowisko. Dość było sekundy czasu, aby szpieg upadł śmiertelnie ugodzony, ale mogłoby to także ostrzec nieprzyjaciela. — Zatrzymaj się, stryju! — rzekł Ahmed cicho, powstrzymując jego rękę. — Co ty robisz, Achmecie? — Wystrzał mógłby ściągnąć natychmiastową napaść. A co do tego szpiega, trzeba by dostać go żywcem, aby się dowiedzieć, z czyjego polecenia działa. — A jakże go pochwycić? — Spuść się na mnie, stryju! — i zwrócił się na lewo, aby obszedłszy skałę, wspiąć się na nią z przeciwnej strony. Karaban i Nidzib stali, aby w razie potrzeby pospieszyć mu na ratunek. Szpieg doczołgał się do brzegu skały i wysunął głowę, aby korzystając ze światła księżycowego dojrzeć wejście do pieczary. Po pewnym czasie, Ahmed ukazał się na najwyższej płaszczyźnie i także, czołgając się ostrożnie, podsunął się ku szpiegowi, który nie mógł go widzieć. W tejże chwili Amazja ukazała się w otworze pieczary. Wstała miotana jakimś niepojętym niepokojem. Nie mogła zasnąć, jakby przeczuwała, że coś stało się nadzwyczajnego. Spostrzegłszy Amazję, karaban skinął na nią, aby natychmiast cofnęła się do pieczary. Ale nie zrozumiała go, a spojrzawszy w górę, spostrzegła Achmeta, który w tej właśnie chwili zerwał się na nogi. Krzyknęła przerażona. Usłyszawszy jej krzyk, szpieg zerwał się prędko, a spostrzegłszy Achmeta, rzucił się na niego i już miał go ugodzić nożem w piersi, gdy nagle keraban strzelił i morderca padł bez życia na skałę. Na odgłos strzału wszyscy wybiegli z pieczary prócz przewodnika. Keraban podnosząc strzelbę w górę, wołał radośnie. To mi dopiero strzał! Achmet zbliżył się do szpiega. Nie żyje," rzekł. A tak pragnąłem pochwycić go żywcem. Nedia, która nadeszła, spojrzawszy, zawołała. Ależ ten człowiek jest to. Amazia przesunęła się prędko. Tak, tak, to on. To Jarchut, zawołała. To kapitan Gwidary. A więc miałem słuszność, rzekł Achmed. O tak, rzekła znów Amazia. To ten sam nędznik, który nas porwał z willi mego ojca. Ja go teraz poznaję zawołał Achmed. On to przed samym moim odjazdem zachęcał nas do kupna różnych materii, lecz niezawodnie nie sam tu przybył. Ciągnie zapewne za nim cała banda złoczyńców, którzy, aby nam odciąć możność puszczenia się w dalszą drogę, uprowadzili konie. Ale z czyjego polecenia działał Jarhud? zapytał Karaban. Gdyby żył, potrafilibyśmy wymóc na nim wyznanie rzekł Achmed. Może ma przy sobie jakie papiery objaśniające? rzekła Amazja. Ach, prawda! Trzeba przeszukać kieszenie! zawołał Keraban. Achmed pochylił się nad zwłokami Jarhuda, a Nizyp świecił mu przyniesioną z pieczary latarką. Jest jakiś list! zawołał Ahmed, wyjmując papier z kieszeni kaftana. List zaadresowany był do jakiegoś skarpanta. Czytaj prędko, Achmedzie! wołał Keraban, nie mogąc zapanować nad swą niecierpliwością. Achmed rozłożył list i zaczął czytać, co następuje: Uprowadziwszy konie karawany, jak tylko karaban i towarzysze jego zasnął w pieczarze, do której wprowadzi ich skarpant. Skarpant! krzyknął Karaban. Tak więc nazywał się ten zdrajca, nasz przewodnik. A więc nie podejrzewałem go niesłusznie rzekł Achmed i czytał dalej. Niech skarpant da znać podnosząc w górę zapaloną pochodnię. A ludzie moi napadną na nich w wąwozie Nerisa. Któż jest podpisany na tym liście? Spytał kerawan. Podpisany jest. Safar. 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 Więc to on był. Nie inaczej, odrzekł Ahmed. To ten zuchwały pyszałek, którego spotkaliśmy na plancie kolei w Poti, a który nie za długo potem odpłynął do Trebizondy. Tak. On to kazał porwać Amazję, i za jaką bądź cenę pragnie ją znów pochwycić. Ach, mości Safar, krzyknął keraban, zaciskając pięści. Niech tylko spotkam cię kiedy. Gdzież jednak podział ten nędznik, Skarpant? Spytał Ahmed. Brunon wpadł do pieczary, lecz już go w niej nie było. Wybiegł, zaraz wołając. Musiał uciec innym wejściem. I tak było rzeczywiście. Widząc, że zdrada jego się wykryła, Skarpant uciekł innym, znanym mu w głębi pieczary otworem. Tak więc znali już wszystkie szczegóły tej zbrodniczej intrygi. Czujność Achmeta udaremniała nieco manewra. Odkryto zdradę, poznano zbrodnicze zamiary Safara. Nie usuwało to jednak niebezpieczeństwa, gdyż napad mógł nastąpić lada chwila. Achmet też ze zwykłą sobie stanowczością zamierzał przedsięwziąć możliwe środki ratunku. Nie ma innej rady, rzekł. Tylko trzeba nam co prędzej opuścić wąwozy Nerissa. Bo jeśliby napadliby na nas w tych ciasnych zaułkach otoczonych wysokimi skałami, ani jeden z nas nie uszedłby z życiem. Chodźmy więc, odrzekł Karaban. Brunonie, Nizibie i ty, panie Janar, czy broń wasza jest w porządku? Tak, panie odpowiedzieli jednocześnie Nizib i Brunon. Licz na mnie i na siostrę moją, panie Keraban, a zobaczysz, jak umiemy walczyć. Rzekł Janor. O tak! zawołała odważna kurdystanka. Okazałem ruchem, wysuwając jatagan. Nie zapomnę ani na chwilę. Licz na nas, jak na siebie. Już wszyscy mieli opuścić wąwóz i wyjść na pobliską płaszczyznę, gdy wtem Brunon, nader oględny, kiedy chodziło o żywność, odezwał się nagle. Ale przecież nie zostawimy tu osła ciągnącego cały zapas żywności. Naturalnie. Potwierdził Karaban. Dlaczegoż nie mielibyśmy zabrać mego faworyta? I przysuwając się do zwierzęcia, ujął przywiązujący przywiązującego stronek wołając: pójdźże! Osioł ani się ruszył. Pójdziesz ty czy nie? krzyknął, szarpnąwszy go mocno. Osioł, jak wiadomo, już z natury swej nadzwyczaj uparty, nie ruszył się z miejsca. Popchnij go, Nizibie, rzekł Karaban. Nizipi i Brunon popychali go z tyłu, ale osioł cofał się zamiast iść naprzód. -Ach, upierasz się! krzyknął Keraban, nie żartem rozgniewany. Masz w tobie! szepnął Bruno. Trafiła kosa na kamień. Co! Upierasz się! nie słuchasz mnie! wołał Keraban szarpiąc osła. Pan twój znalazł równego sobie rzekł Bruno do Niziba zniżając głos. Nie przypuszczałem, że to jest możebnym odrzekł tenże. — Stryju! zawołał zniecierpliwiony Ahmed. Spieszmy się, niech licho weźmie osła z całym jego pakunkiem. Co? Ja? Ja miałbym mu ustąpić? Krzyknął karawan. Ciągnijcie go za ogon w przeciwną stronę. To pójdzie naprzód. To już taka sprzeczna natura osła zawsze na swoim postawić. Zupełnie jak u twego pana, szepnął Brunon do Niziba, który w milczeniu potwierdził to i uśmiechnął się skrycie. Operacja z ogonem powiodła się jak najlepiej. Osioł szarpany za niego z gniewem rzucił się w drogę. Dowcipny pomysł, rzekł Van Mitten. Ale tylko z osłem skuteczny, potwierdził Keraban jakoś niezwykle cienkim głosem. A teraz już wszyscy w ścisłym szeregu opuścili obozowisko, w którym walka byłaby dla nich nader niekorzystną. Mówisz, szachmecie? — Że ten safary jest to ten sam zuchwalec, przez upór którego powóz mój został roztrzaskany na kolei żelaznej w Poti? — zapytał karaban. — Tak, mój stryju, ale przede wszystkim jest to nędznik, który kazał porwać Amazję, a więc do mnie on należy i ja wymierzę mu zasłużoną karę. — Pomścimy się na nim, kochany synowcze — odrzekł karaban — i niech nam Allah dopomaga. Zaledwie pięćdziesiąt kroków oddalili się od wąwozu, już napastnicy ukazali się na szczycie skały. Krzyki i wystrzały rozległy się w powietrzu. Niepodobno już było opuścić wąwozu i lepszego na wysokiej płaszczyźnie zająć stanowiska. Siepacze safara w liczbie dwunastu i pod jego dowództwem rozpoczęli napad korzystniejsze zajmując stanowisko. Kobiety w środek! krzyknął Ahmed. I natychmiast Amazja, Nedia i Sarabula ścisnęły się w gromadkę. Którą otoczyli keraban, Ahmed, Vanmiten, Janar, Brunon i Nizip. Tak sześciu mieli bronić się przeciw dwunastu i to jeszcze zajmujących lepsze stanowisko. Bandyci spadli na nich jak lawina, przeraźliwe wydając krzyki. "Bronimy się, póki życia stanie! krzyknął Ahmed. Rozpoczęła się walka. Brunon i Nizip najpierwsi zostali ranni, nie ustępując jednak z placu walczyli odważnie, równie jak nieustraszona kurdystanka, ciągle dająca ognia ze swoich pistoletów. Widocznie bandyci mieli rozkaz posługiwania się tylko białą bronią, z obawy, aby strzał jakiś nie ugodził w Amazję i dlatego w pierwszych chwilach, pomimo przeważającej siły, walka niekorzystną była dla nich. Kilku padło ciężko rannych. Wtedy dwóch groźnych zapaśników ukazało się na placu boju. Byli to Safar i Skarpant. — Ach, zbój! To uwnędznik spotkany na kolei! — krzyknął Karaban. I kilkakrotnie wycelował broń ku niemu, ale nie dopuścili tego nacierający bandyci, którym bronić się musiał. Wszyscy walczyli odważnie i z wielką przytomnością. Pomimo jednak tego nie mogli odeprzeć znacznie przeważającej siły i coraz więcej przypierani do skał, znużeni, Coraz słabszy stawiali opór. Dostrzegł to safar. Dalej, Skarpancie! krzyknął, wskazując Amazję. Teraz nam się nie wymknie! zawołał Skarpant i korzystając z zamieszania pochwycił Amazję, chcąc ją prowadzić. Achmed poskoczył za nim, ale kilku bandytów zagrodziło mu drogę i musiał toczyć z nimi walkę. Janar próbował wydrzeć Amazję z rąk Skarpanta, ale daremnie. Bandyta uciekł z nią ku wąwozowi. Postrzegł to Keraban i wymierzył do niego tak celnie, że trafiony pociskiem padł, puszczając Amazję. Skarpan zginął! Pomścimy śmierć jego! krzyknął jeden z bandytów. I wszyscy tak zacięcie rzucili się na karabana i małą jego gromadkę, iż zaledwie bronić się mogli, Safar pochwycił Amazję. Odwagi, brońmy się! krzyknął Keraban. Czuł przecież, że byli zgubieni. Wtem strzał dany z wysokości skały powalił na ziemię jednego z bandytów. Za tym pierwszym rozległy się inne wystrzały. Znów padło kilku. Popłoch powstał pomiędzy nimi. Safar stanął na chwilę, chcąc zdać sobie sprawę z tego, co zaszło. Czyżby Karabenowi i jego towarzyszom przybywała niespodziewana pomoc? Korzystając z pomieszania Safara, Amazja wyrwała się z rąk jego i w tejże chwili zawołała radośnie: Mój ojciec, mój ojciec! Jakoż rzeczywiście był to bankier Senim, przybywający na pomoc małej karawany na czele dwudziestu ludzi. Ratujmy się jak kto może, krzyknął dowódca bandytów, uciekając pierwszy i wpadł do pieczary, a za nim reszta bandy, aby drugim jego otworem uciec z wąwozu. Nędznicy, tchórze, krzyczał Safar i rzucił się ku Amazji, ale w tejże chwili Ahmed poskoczył ku niemu. Safar strzelił i chybił. Ale za to trafił Safara Keraban, nie tracąc zimnej krwi. Safar zachwiał się i upadł, wydając ostatnie tchnienie. Tak więc zostali ocaleni, i zaledwie kilku lekkie odniosło rany. A też wszyscy walczyli dzielnie, nawet odważna kurdystanka, której pistolety nie próżnowały podczas walki. Jednak męstwo ich i odwaga byłyby daremne, gdyby Selim z licznym orszakiem nie przybył im na pomoc. — Mój ojciec! Mój dobry ojciec! — wołała Amazja, rzucając się w objęcia Selimowi. — Więc to ty! Ty, stary mój przyjacielu! — rzekł Keraban. — Tak, ja, we własnej mej osobie — odpowiedział bankier. — Ale jakiś szczęśliwy wypadek! — To nie żaden przypadek — odpowiedział. — Dawno już byłbym się udał na poszukiwanie córki, gdyby wnędznik, który porwał ją z mojej willi, nie był mnie ranił dość ciężko — że dopiero niedawno przyszedłem do siebie. Odebrawszy więc przed kilku dniami depesze Achmeta, depesze, zawołał keraban uderzony tym wyrazem. Tak, odrzekł bankier, depesze wysłaną z Trebizondy. Keraban zmarszczył brwi i ostro spojrzał na Achmeta. Stryjeczku, zawołał Ahmed, rzucając mu się na szyję. Pierwszy raz bez twojej wiedzy wysłałem telegram i przyznaj, żem dobrze zrobił. No, na ten raz złe wyszło na dobre, odrzekł kiwając głową, tylko nie wasz się zrobić tego drugi raz. Dowiedziawszy się więc z tej depeszy, że nie jesteście jeszcze zupełnie bezpieczni, udałem się niezwłocznie do Skutari i zabrawszy z sobą dwudziestu dzielnych ludzi, puściłem się wybrzeżem. Po drodze dowiedziałem się, że karawana wasza skręciła w wąwozy. I w sam czas przybyłeś, kochany Selimie, rzekł karaban, gdyby nie twoja pomoc, bylibyśmy zgubieni. Blask jutrzenki zaczął świtać na horyzoncie. Pierwsze promienie słońca zaróżowiały obłoki. — Czy ten skarpant nie odciągnął nas daleko od Skutari? — zapytał Ahmed. Nie — odrzekł Celim. Jesteśmy tu tylko o kilka mil od morza. Tam są Wybrzeża Bosforu — dodał wskazując ku północno-zachodowi. — Wybrzeża Bosforu — zawołał Achmed. I wszyscy weszli na płaszczyznę roztaczającą się na wysokiej skale ponad wąwozem Nerissa. Patrzcie, patrzcie! zawołał Selim. I ujrzeli piękny fenomen naturalny. Skutkiem odbicia ugazały się im w oddali upragnione wybrzeże Bosforu. W miarę powstawania dnia, miraż uwydatniał stopniowo przedmioty powyżej horyzontu. Zdawało się, że wzgórza okrążające krańce płaszczyzny zasuwały się w ziemię jakby teatralna dekoracja. Może, może, wołał Ahmed. Może znajdowało się rzeczywiście o kilka mil, widok jego był wynikiem mirażu. Może, powtarzał Keraban. Lecz jeśli nie są to wybrzeża Bosforu, jeśli jesteśmy jeszcze daleko od Skutari, a dziś 30 września i ostatni termin. O, to Bosfor, to Skutari, wołał Ahmed. Fenomen uwydatnił się zupełnie i dokładny szkic miasta wzniesionego w amfiteatr rysował się na dalszych planach horyzontu. Ach, tak, tak! To Skutari. To jego panorama panuje nad cieśniną! mówił Keraban. Od tam! Meczet Bujuk Dżami! I rzeczywiście, było to Skutari, które Selim opuścił przed trzema godzinami. Dalej w drogę! Wołał Keraban a jego prawowierny muzułmanin, w każdym objawie uznający wielkość Boga, zwrócił się ku wschodzącemu słońcu, wołając ILLAHIL ALLAH. Za chwilę cała karawana puściła się w drogę, a w cztery godziny później, tegoż 30 września, będącego już ostatnim terminem odbycia ślubu Achmeta i Amazji, i jego towarzysze, odbywszy tak długą podróż wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, wstępowali na wyżyny Skutari. Witając radosnymi okrzykami Wybrzeża Bosforu. Rozdział czternasty. W prześlicznym położeniu na pochyłości wzgórza, na którym roztacza się Skutari, wznosiła się piękna willa Kerabana. Skutari to azjatyckie przedmieścia Konstantynopola, a starożytny Chrysopolis, ze swymi meczetami, pokrytymi złoconymi dachami, z dzielnicami, w których mieści się pięćdziesięciotysięczna ludność. Z debarkaderem unoszącym się na wodach cieśniny, z lasem cyprysów na cmentarzu, z leżącą o mile od miasta górą Bulgarlu, panującą nad cieśniną, z której szczytu sięgnąć można wzrokiem do Morza Marmora, Zatoki Nikomedijskiej i Kanału Konstantynopolskiego. Oto przepyszna panorama, jedyna w świecie, przedstawiająca się z okien Willi Bogatego Karabana. Wnętrze jej odpowiadało godnie tym piętrzącym się ogrodom, wspaniałym platanom, bukom i cyprysom je zacieniającym. Doprawdy szkoda byłoby pozbywać się jej dlatego jedynie, aby nie płacić kilku parasów tygodniowo, jakie kazano uiszczać za przepływanie bosforu. Było południe. Od trzech godzin właścicieli goście jego znajdowali się w prześlicznej willi, odpoczywając po trudach i wrażeniach podróży. Dumny powodzeniem, keraban szydził mocno z muszyra i jego uciążliwych, niesłusznych podatków. Achmet i Amazja radowali się. Nedia zaś ciągle śmiała się wesoło. Śniadanie było naderokazałe i smaczne. Po nim wszyscy przeszli do jednego z najpiękniejszych salonów w willi, ożywioną prowadząc rozmowę. — Ach! — zawołała Nedia, przysuwając się do okna. — Jak skutary dziś ożywione! — Wyszedłszy przejść się po nim, można się będzie zabawić. Wszyscy zbliżyli się do okna. Rzeczywiście, rzekł Karaban, łodzie z chorągwiami pokryły Bosfor. Na placach i po ulicach widzę kuglarzy i akrobatów. Słychać muzykę, tłumy gromadzą się na wybrzeżu. Spodziewam się, że te zabawy nie przeszkodzą zawarcia naszego małżeństwa, rzekł Ahmed. Panie, rzekł Selim, zaraz się tym zajmiemy. Wszak to już ostatni termin. Zaraz idę do sędziego w Skutari, aby sporządził odpowiedni akt. I my tam pójdziemy. Wszak wiesz, stryju, że obecność twoja jest niezbędną? Tak, prawie jak twoja, Achmecie, odrzekł Keraban, śmiejąc się głośno. Dobrze więc, rzekł Selim. Przyjdźcie do sędziego za godzinę. I wyszedł z salonu. Rozdział piętnasty Zebrani goście poczęli się przyglądać pięknemu widokowi, ale zaledwie zeszło pół godziny czasu, gdy drzwi się otworzyły i wpadł do salonu bankier Selim, zdyszany i zakłopotany. – Co się stało, ojcze drogi? – zawołała zaniepokojona Amazja. – Czy jaki wypadek? – zapytał Ahmed. Oto małżeństwo Amazji z Achmetem w żaden sposób nie może dziś zostać zawarte. – Co mówisz, ojcze? – zawołali oboje. – Tak jest, przynajmniej w skutarii – dodał. Czy podobna? Tylko w Konstantynopolu mogliby się połączyć. W Konstantynopolu? Powtórzył Keraban, nie ukrywając swego niezadowolenia. I dlaczegoż to? Ponieważ sędzia w skutarii stanowczo odmawia sporządzenia aktu ślubu. Odmawia? Z jakiegoż powodu? spytał zaniepokojony Achmed. Z powodu, że stałe zamieszkanie Karabana, a zatem i Achmeta, jest w Konstantynopolu, a nie w skutarii. W Konstantynopolu? Powtórzył znów karaban, marszcząc z brwi. A ponieważ z dzisiejszym dniem upływa termin, z którym córka moja musi wyjść za mąż, aby nie utraciła prawa do tak znacznego spadku, trzeba nam więc niezwłocznie udać się do Konstantynopola, a tam stawić się u sędziego, który spisze ślubny akt. Więc udajemy się tam natychmiast, zawołał Achmed. Jestem gotowa, rzekła Amazja, zbliżając się do narzeczonego. Przyjacielu karabany, rzekł Selim, Czas nagli, a chodzi tu o tak znaczną sumę. Karaban milczał, tylko przecząco poruszył głową. Stryju, rzekł Achmed, wszak nie chciałbyś. Jeśli by mieli mnie zmuszać do zapłacenia dziesięciu parasów, za nic w świecie nie przepłynę, Bosforu. Przez Mahometa. Wolałbym raz jeszcze okrążyć Morze Czarne. Stryju, rzekł Achmed, tak się nie godzi. Daruj, że ci powiem. Ale skazując na zamartwienie osoby tak cię kochające, powtarzam, tak się nie godzi. Achmecie, miarkuj swoje słowa, zawołał keraban, unosząc się gniewem. Uspokój się, kochany Achmecie, rzekła Amazja. Nie przemawiaj tak do stryja. Chodź, Amazjo, opuścimy na zawsze skutarii. Przecież jeszcze zdobędziemy się na zapłacenie dziesięciu parasów za dopłynięcie do Konstantynopola. To powiedziawszy, pociągnął Amazją ku drzwiom. – Kerabanie, proszę cię – rzekł bankier Salim, próbując jeszcze nakłonić uparciucha do zmiany postanowienia. – Daj mi pokój, Salimie – odmruknął. – Niestety, daremne prośby. Chodźmy, mój ojcze – rzekła Amazja, spoglądając na Kerabana ze łzami w oczach. Gdy już doszli do drzwi, Ahmed odwrócił się jeszcze mówiąc. – Raz jeszcze proszę i zapytujecie cię, stryju – czy bezwarunkowo odmawiasz towarzyszyć nam do Konstantynopola, gdzie obecność Twoja jest niezbędną, abym mógł poślubić Amazję? Odmawiam płacić tego najniesłuszniejszego podatku, do którego chcą mnie zmusić! odrzekł tak silnie, uderzywszy nogą w podłogę, że aż szyby dzwoniły. Kerabanie! prosił Salim. Nie, nie, stokroć nie! Żegnam cię więc, stryju, rzekł Ahmed drżącym głosem. Upór twój drogo kosztować nas będzie. Pozbawiasz tak znacznego majątku tę, którą ma zostać twoją synowicą. Żegnam cię na zawsze. I biorąc pod rękę Amazję, wyszli razem z Salimem, Nedią i Nizibem i opuściwszy willę, wsiedli do kajku, aby odpłynąć do Konstantynopola. Pozostawszy sam, keraban chodził po salonie gwałtownie wzruszony. Nie, wołał, przez Mahometa, nie! Byłoby to mnie niegodnym. Okrążyłem Morze Czarne, przebyłem setki mil i tyle przygód, aby nie poddać się temu zdzierstwu, i zaledwie powróciwszy, miałbym zapłacić te dziesięć parasów? Nie, choćbym miał nigdy już nie być w Konstantynopolu, sprzedam mój kantor w Galata, zaprzestanę prowadzić handel, oddam Achmetowi cały mój majątek, aby wynagrodzić Amazji utratę spadku. Wtedy będzie bogatym, a ja? Ja zupełnie ubogim, mniejsza o to. Stracę wszystko, ale nie ustąpię. Mówił to chodząc po pokoju coraz gwałtowniejszą, staczając z sobą walkę. Ja, Keraban, miałbym ustąpić, zapłacić! I to pod okiem tego naczelnika policji, który mnie wzywał. Widział, że wyjeżdżam. Czeka na mój powrót, który urągałby mi wobec wszystkich, żądając zapłaty tego niegodziwego podatku nigdy. Widocznie uparty karaban staczał walkę ze swoim sumieniem, które wyrzucało mu, że następstwa tego niedorzecznego uporu boleśnie dotkną drogie mu osoby. Oddałbym mu wszystko, mówił sobie dalej, ale czy Achmed zechce przyjąć? Odszedł z rozpaczonej, bardzo rozżalony na mój upór. Znam go, jest dumny. Teraz nic nie zechce przyjąć ode mnie. Zastanówmy się tylko, Jestem uczciwym człowiekiem i miał, żebym przez upór zatruć szczęście tych dwojga dzieci. A bodajby Mahomet wydusił cały dywan, a z nim wszystkich zwolenników nowych ustaw. I gorączkowym krokiem biegał po pokoju, odtrącając nogami fotele i poduszki. Upatrywał jakiegoś przedmiotu, na którym mógłby gniew swój wywrzeć. I niebawem dwa kosztowne wazony rzucone o ziemię rozbiły się na kawałki. Potem znów chodził i myślał. Achmed, razja nie. To niepodobna. Nie mogę stać się sprawcą ich nieszczęścia. I to jedynie dla dogodzenia mojej miłości własnej. Opóźniając to małżeństwo, może wywołałbym jego zerwanie. Ale ustąpić? Ja, ja miałbym ustąpić. A niech mi Allah dopomoże. Wypowiedziawszy to wezwanie, wybiegł z salonu miotany gniewem i niepokojem. Rozdział szesnasty. Lecz nie tylko w skutari na wybrzeżach od portu aż do kiosku sułtana, roiły się rządne zabawy tłumy, równie liczne zbiegowiska nagromadziły się z drugiej strony Cieśniny. W Konstantynopolu na wybrzeżach Galata, od pierwszego mostu aż do koszar przy placu topane. Tak słodkie wody zamykające port Złotego Rogu jak gorzkie wody bosforu całkiem przykryte były flotylą kajików – Łodzi z korągwiami, szalup parowych, na których przypływali nieustannie między wybrzeżami dwóch lądów Turcy, Albańczycy, Grecy, Europejczycy i Azjaci. Widocznie więc musiało się odbyć jakieś ciekawe i niezwykłe widowisko, które ściągnęło takie tłumy ludności. Gdy Ahmed, Selim, Amazja i Nedia opłaciwszy nałożony podatek wylądowali w porcie Topane, zastali tam niesłychane zgiełki wrzawę na teraz bynajmniej dla nich niepożądaną. Przyciskając się przez tłum, mówił Achmed. Droga Amazjo, znam od dawna szkaradny upór mego stryja, ale nigdy nie przypuszczałem, żeby był zdolny posunąć się do takiej ostateczności. Więc pan Keraban nie będzie w Konstantynopolu? Dopokąd podatek ten będzie obowiązującym? Zapytała Nelia. A dał dziś tego dowód, pomimo że wiedział, że naraża przez to Amazję na stratę tak znacznej sumy. Gdyby o mnie szło tylko, nie dbałabym o tę stratę. Jeśli żałuję tego majątku, to jedynie przewzgląd na ciebie, Achmecie, rzekła Amazja. Zapomnijmy o tem, droga Amazjo, odrzekł Achmed. Dotąd kochałem stryja jak ojca. Teraz tak boleśnie zranił mi serce, iż nie mógłbym nie okazać mu tego Puszczę więc Konstantynopol i zamieszkamy przy ojcu twoim w Odesie. Seli, Mahmet i ich towarzyszki, zajęci swoim położeniem, niewielką zwracali uwagę na wszystko, co się działo na wybrzeżach Pera i Złotego Rogu. Zaledwie też doszły ich słuchu słowa wypowiedziane przez jakiegoś Turka do jego towarzysza. — Jednakże ten storczy jest niezwykle odważny i śmiały, żeby w podobny sposób przebywać Bosfor. — A tak — odrzekł drugi, śmiejąc się — zadrwił sobie dopiero z poborców nowego podatku. Nie przewidzieli podobnego wypadku. Wtem ktoś zbliżył się do Achmeta, mówiąc Witam pana Achmeta. Był to naczelnik policji. Ten sam, który tak wyzywające przemawiał do Karabana przed jego puszczeniem się w podróż około wybrzeży Morza Czarnego. A, to pan, odrzekł Achmet. Tak, ja. Doprawdy można powinszować panu Karabanowi. Dotrzymał swojej pogróżki. Powrócił do skutary, nie przepływając Bosforu. Powrócił rzeczywiście... Odrzekł oschle Ahmed. No, to jest prawdziwie genialny pomysł. Dla niezapłacenia dziesięciu parasów wydać kilka tysięcy funtów. Dobrze pan obliczył. I cóż na tym zyskał pan Karaban? Podatek nie jest zniesiony. Jeśli więc będzie trwał w swoim niedorzecznym uporze, zostanie zmuszony na powrót znów odbyć tę podróż, jeśli zechce powrócić do Konstantynopola. Zapewne to zrobi, jeśli mu się tak spodoba odparł Achmed, który choć sam miał ciężki żal do stryja, nie chciał jednak pozwolić, aby inni żartowali z niego. – Ech, żarty to są! Ustąpi w końcu i przepłynie Bosfor! – Ale straż bacznie czuwa na wybrzeżach pilnując przepływających kajków. Chyba więc w wpław przepłynie Bosfor lub jak ptak nad nim przeleci. W tej chwili rozległ się wśród tłumu głośny szmer podziwienia. Wszystkie głowy podniosły się w górę, ręce wyciągnęły ku skutali. – Otóż jest! Otóż jest! Storci! Storci! – wołano ze wszech stron. Achmed, Amazia, Selim, Brunon i Nizib znajdowali się właśnie w miejscu, w którym wybrzeże Złotego Rogu tworzy kąt przy przystani Topchane. Mogli więc widzieć doskonale godzien podziwiania widok przedstawiający się oczom zdumionego tłumu. Od strony skutarii, o jakie 600 stóp od wybrzeża, wznosi się wieża całkiem niewłaściwie nazwana wieżą Leandra. W rzeczywistości sławny ten pływak mitologiczny przepływał Cheles dzisiejszą cieśninę Dardanelską, aby dostać się do Hero. Kilkadziesiątków lat upłynęło, jak tego samego dokonał Lord Byron w ciągu godziny i dziesięciu minut, przepłynąwszy oddzielającą oba wybrzeża przestrzeń 1200 metrów. Czyżby śmiały jakiś amator chciał ponowić na wodach Bosforu tak zuchwałą przeprawę, zazdroszcząc triumfów mitologicznemu bohaterowi i twórcy korsarza? Nie. Co innego ukazać się miało oczom zaciekawionego tłumu. Długa i gruba linia została przeciągnięta między wybrzeżem Bosforu a wieżą Leandra, nazywaną obecnie Keus Kulesi, to znaczy wieża dziewicy. Lina ta przymocowana do silnego punktu oparcia ciągnęła się przez całą cieśninę na długości 1300 metrów. I tu znów przytwierdzona została do mocnego słupa drewnianego, wznoszącego się w rogu wybrzeża Galata i placu Topchany. Po tej linie przebyć miał Bosfor sławny akrobata Storchi współzawodnik słynnego Blondina. Ta jednak zachodziła różnica, że przebywając Niagarę, Blondin narażał życie w razie spadnięcia blisko ze 150 stóp w nieprzeparty prąd rzeki. Tu zaś, nad spokojnymi wodami, nawet w razie wypadku, storci wpadłby tylko w wodę, z której mógł wypłynąć bez wielkiej krzywdy. Jak Blondin, przechodząc po linię ponad Niagarą, niósł na plecach swego nieograniczenie ufającego jego zręczności przyjaciela, taki Torci wybierało się w tę podróż nadpowietrzną z jakimś kolegą swoim, tylko że nie miał go nieść na plecach, ale przesunąć po linię w taczkach o jednym kole, którego dzwono głęboko wyżłobione doskonale trzymało się liny przesuwając się po niej. Był to więc bardzo ciekawy widok, grożący niejednym może wypadkiem na tej wielkiej 1300 metrów ciągnącej się długości. Otóż Storci ukazał się na początku liny łączącej brzeg azjatycki zwierzą dziewicy. Przed sobą popychał w taczkach towarzysza, i bez wypadku doszedł do latarni morskiej umieszczonej na szczycie Chaos Kulesi. To pierwsze powodzenie głośnym uczczono poklaskiem. Stąd zaczął nader zręcznie opuszczać się po linie, która, choć mocno była wyciągnięta, jednak skutkiem przygniatającego ciężaru, im więcej zbliżał się do środka, opuszczała się coraz niżej. Także o mało nie dotykała wód bosforu. Jednak torci szedł niezachwianie, popychając ciągle przed sobą siedzącego w taczkach towarzysza, z niesłychaną zręcznością zachowując równowagę. Gdy szedł do środka, coraz większa nasuwała się trudność gdyż trzeba było nieustannie wznosić się w górę, aby dojść do końca liny. Tak silny i nadzwyczaj zręczny akrobata ani się zachwiał. Śmiało popychał taczkę, w której towarzysz jego siedział nieruchomy. Nie można zaprzeczyć, że był równie odważny jak akrobata. Nie zrobił najlżejszego ruchu, aby nie nadwyrężyć równowagi taczek. Nareszcie rozległ się w powietrzu głośny krzyk podziwu i radość, że żaden wypadek nie miał miejsca. Storczy doszedł z towarzyszem do szczytu słupa i razem zeszli po drabinie opuszczającej się właśnie tuż obok achmeta i jego towarzystwa. Śmiałe przedsięwzięcie powiodło się tedy najzupełniej. Krzyki i oklaski ogłuszające powitały akrobatę i jego towarzysza. Lecz głośniejszy nad inne okrzyki wydarł się z piersi achmeta. Nie wiedział, czy może wierzyć własnym oczom ów śmiały towarzysz akrobaty pożegnawczy starczego uściśnięciem dłoni stanął tuż przed nim, patrząc na niego z uśmiechem. – Keraban! Stryj mój! zawołał Achmed, a jednocześnie otoczyli go wszyscy. Jakoż rzeczywiście był to keraban w swej własnej osobie. – Tak, to ja, kochani przyjaciele! – rzekł triumfująco – ja, który zobaczywszy tego zacnego akrobatę, właśnie gdy zamierzał puścić się w tę powietrzną wycieczkę, zastąpiłem jego towarzysza i przesunąłem się ponad Bosforem, spiesząc podpisać akt ślubu mego synowca Achmeta. Ach, dobry kochany Struju. Jakże ci mamy dziękować za to, coś uczynił dla nas? Zawołała Amazja. Otóż teraz pan Karaban ślicznie się znalazł, wołała Nedia klaszcząc w dłonie. A więc przedyłem bo sfor nie zapłaciwszy tego obmierzłego, niesłusznego podatku, zawołał karaban, zwracając się do naczelnika policji. Tak, nie zapłaciłem nic, z wyjątkiem dwóch tysięcy piastrów za miejsce w taczce i znacznej bardzo sumy wydanej w podróży. Winszuję, winszuję, odrzekł tenże, pochylając głowę przed tak niezrównanym uporem. Cały tłum wydał głośne okrzyki na cześć karabana podczas gdy on przyciskał do serca Achmeta i Amazję. Ale wśród upojenia triumfu, nie zapominając, że czas nagli zawołał, a teraz chodźmy co prędzej do sędziego Konstantynopolskiego. — O, tak, spieszmy się — odpowiedział Ahmed. Ach, kochany Stryju, jesteś najlepszym z ludzi. — I mówcie, co chcecie, wcale, a wcale nieupartym, jeśli mi się nikt nie sprzecija. Tegoż dnia po południu sędzia spisał akt ślubu, Iman odmówił modlitwę w meczecie, po czemu dali się do domu Karabana w Galata i zanim wybiła północ, dnia 30 września, Ahmed poślubił bogatą jedynaczkę bogatego bankiera Selima. Nazajutrz przybyła do Konstantynopola pani Van Mitten i na przeprosiny przywiozła mężowi przepyszną cebulkę Walentina. Cóż teraz pozostawało czynić Kerabanowi? Nie mógł przecież zawsze przebywać Bosforu w taczkach po przeciągniętej ponad nim linie. Czas jakiś zamknął się w swoim kantorze w Galata i ani zajrzał do swej ślicznej willi w Skutari. Lecz gdy mu się sprzykrzyło, wniósł do władzy podanie, że chce nabyć za gotówkę prawo podatków od kajków. Na co rząd turecki, zawsze potrzebujący pieniędzy, zgodził się chętnie. Wprawdzie kosztowało go to bardzo drogo, ale za to stał się nadzwyczaj popularnym w całym Konstantynopolu, a przybywający tam cudzoziemcy zawsze odwiedzają Karabana Upartego, chcąc poznać jedną z wielkich osobliwości stolicy państwa otomańskiego. Koniec.